Rozdział pierwszy. Grek nigdy nie był w wojsku. Posągowy spokój i niewzruszona koncentracja żołnierzy tkwiących pod ścianami i przy wejściu fascynowały go. A może spali na stojąco? Z powodu ich ciemnych okularów nie mógł tego stwierdzić. Po stłumionym buncie w jadalni zaległa pełna rezygnacji cisza. Większość siedziała w milczeniu na krzesłach, a kilku mężczyzn, dla których zabrakło krzeseł, na podłodze. Niektórzy rozmawiali po cichu. Raz po raz ktoś zrywał się na równe nogi, żeby poprosić o coś żołnierza przy wyjściu. Za każdym razem odpowiedź była jednakowa. Dopóki nie zostanie wydany nowy rozkaz, wszyscy muszą pozostać w jadalni. Na szczęście można było korzystać z położonej po sąsiedzku toalety. Jestem głodny! nagle krzyknął ktoś za gregiem. Żołnierze nie zareagowali. Ja też! odezwał się ktoś inny. Ciekawe, czy dojdzie do drugiej próby buntu, zastanawiał się grek. Jego żołądek też domagał się choćby niewielkiej przekąski. Jeden z wojskowych przed drzwiach nieoczekiwanie się poruszył. Okrzyki zamilkły. Ale mężczyzna tylko lekko przechylił głowę, jakby czegoś szukał. Po chwili dał znak ręką swoim ludziom, na co wszyscy opuścili posterunki i błyskawicznie ustawili się za nim, w przejściu albo na zewnątrz. Wówczas mężczyzna zrobił dwa kroki do przodu i zwrócił się do zebranych. Proszę Państwa, dziękuję za cierpliwość. Bezpośrednia przyczyna Waszej mało komfortowej sytuacji została usunięta, dlatego na razie mogą Państwo rozprostować nogi, przechadzając się po dworze do linii wyznaczonej przez żołnierzy, albo pójść do swoich pokojów. Mówiąc to, wskazał ręką na pas szerokości mniej więcej 400 metrów za szybą. Po prawej i lewej stronie łąki, ciągnącej się aż do lasu, widać było grupki uzbrojonych i pojazdy wojskowe. Jak Państwo widzą, pozostała część terenu jest zabezpieczana przez armię i niedostępna dla nikogo postronnego. Poza tym cały kompleks jest nieustannie monitorowany. Jak w państwie policyjnym szepnął ktoś za Gregiem. Na razie nie mogą Państwo opuścić New Garden kontynuował żołnierz. Nie warto nawet próbować, bo obiekt jest też zabezpieczony od zewnątrz. Proszę najpóźniej za cztery godziny zameldować się tutaj znowu, czyli punktualnie o szesnastej. Do tej pory proszę słuchać poleceń, jakie otrzymają państwo albo od żołnierzy, albo od osób cywilnych. Kiedy się znów zobaczymy, poinformujemy państwa o dalszych krokach. Przy okazji proszę przynieść swoje dokumenty. Obecnie przygotowywany jest posiłek, za pół godziny zostanie wydany tutaj, w jadalni. Dziękuję za uwagę. Żołnierz odwrócił się i zniknął wraz ze swoim oddziałem. Wszyscy obecni popatrzyli na siebie nawzajem, wciąż zdezorientowani. Na ich twarzach nie dało się raczej zauważyć wyrazu ulgi, raczej jeszcze większą niepewność. — Nie dam im się tutaj zamknąć! — fuknął Mike. — Nie wiadomo, czy kiedykolwiek nas stąd wypuszczą. — Co pan ma na myśli? — spytał stojący obok drągal w okularkach nerda. Miał na imię Newton. — Co mam na myśli? — powtórzył drwiąco Mike. Może cudowne dzieci sfabrykowane przy użyciu techniki genetycznej, o których na razie nic nie wiadomo opinii publicznej. I może nigdy ma nie być wiadomo. Jak to? Zaczął Newton. To nie byłaby pierwsza sprawa, o której świat dowiedziałby się dopiero po dziesiątkach lat w wyniku odtajnienia dokumentów. Ale niby jak oni mogliby zapobiec temu, żebyśmy mówili? Oburzył się Newton. Mike uśmiechnął się z wyraźnym politowaniem. — Chyba nie sądzi pan, że... — szepnął jego rozmówca, przerażony nie na żarty. — Ja nic nie sądzę — odpowiedział Mike. — Ale na pewno nie będę siedział tutaj bezczynnie. — No jak, kolego? — poklepał Grega po ramieniu. — Zrobimy sobie mały rekonesans? Panie będą musiały zadowolić się własnym towarzystwem przy jedzeniu. Rich siedział przed monitorem komputera wraz z Karą Mowelli, próbując rozeznać się przynajmniej w części dokumentów stworzonych przez Jill. Przy kolejnych dziesięciu monitorach pomagało im po trzech naukowców z New Garden. Rich nie miał wyboru. Wprawdzie od razu przekazał pliki z serwera Jill odpowiedniemu zespołowi analityków genetycznych FBI, ale był on i tak o wiele za mały, aby poradzić sobie z taką masą danych. Ponadto potrzebował trochę czasu, aby wgryźć się w materiał. Sposób rozumowania Richa i Jessiki był prosty. Pracownicy naukowi z New Garden w najgorszym razie są we wszystko wtajemniczeni i wiedzą o zabójczym wirusie, w związku z czym nie zdradzą ewentualnych informacji na jego temat zawartych w materiałach Jill. Ta wersja jednak wydawała się im obojgu najmniej prawdopodobna. Należało raczej przypuszczać, że wiedzą tą dysponuje co najwyżej kilka osób, albo wręcz tylko jedna lub nikt. Poza tym może w plikach Jill nie da się niczego odkryć, ponieważ twórca wirusa znajduje się niegdzie indziej, a w Newgarden. W związku z tym postanowili przydzielić analizę poszczególnych bloków danych trzyosobowym zespołom naukowców. Jeśli w tajemniczonych jest zaledwie kilka osób, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, by któraś z trójek skompletowanych przez Richa, akurat w całości pracowała nad wirusem, czy to z udziałem Jill, czy bez niej. I teraz nie zdradziłaby ewentualnej rewelacji w jej materiale. Raczej można było liczyć na współpracę ze strony większości naukowców, a przynajmniej taką nadzieję żywili Jessica i Rich. A jeśli nie, to mieli jeszcze backup w postaci speców z FBI, tyle, że na wyniki ich pracy będą musieli poczekać trochę dłużej. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby znaleźli w tych materiałach zabójczy wirus, powiedziała kara. Jill nie robi takich rzeczy. To kto? Nie mam pojęcia. Rich upił łyk kawy, która stała przed nim na biurku. Kara od razu wydała mu się dosyć bezpośrednia i otwarta, dlatego szybko nabrał do niej zaufania. Mimo to ostrzegał samego siebie, aby zachować ostrożność. Dlaczego właściwie San Diego? Spytał. Dlaczego nie jakaś samotna wyspa na końcu świata, na której moglibyście pracować sobie spokojnie, przez nikogo nieobserwowani? Jak doktor Moro, czy pracownicy Parku Jurajskiego, a gdzie ludzie najmniej rzucają się w oczy, pomiędzy innymi ludźmi. Jej argument przemówił do Richa. Oficjalnie, a także dla naszego personelu dydaktycznego i dla obsługi oraz dla licznych pracowników naukowych, jesteśmy zwykłym, zamkniętym, strzeżonym osiedlem, w którym mieszkają głównie badacze. Wtajemniczona jest zaledwie garstka naukowców bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Jesteśmy też formalnymi rodzicami tych dzieci. Ale skąd one się tutaj biorą? Od surogatek. W Stanach to przecież nie jest żaden problem. To one nie wiedzą, co w sobie noszą? Oczywiście, że nie. A gdzie mieszkają? Tutaj? Prowadzą zupełnie normalne życie w swoich domach, najczęściej w Kalifornii. Chodzą regularnie na kontrolę do współpracującej z nami kliniki, są odwiedzane przez rodziców. Mówiąc krótko, wszystko odbywa się standardowo. One nawet nie wiedzą o istnieniu New Garden. Po porodzie oddają dzieci naszym osobistym rodzicom, a oni sprowadzają się tutaj. I dlatego pozostały personel niczego nie podejrzewa. No właśnie ile jest ich obecnie? Dwieście osiemdziesiąt siedem, ale większość surogatek w przypadku nowych wariantów nie donosi ciąży z powodu standardowych komplikacji? Jej rzeczowa obojętność przerażała ricza, lecz związana z nią otwartość paradoksalnie jeszcze potęgowała jego zaufanie do tej kobiety. A w jaki sposób obchodzicie obowiązkowe testy na choroby genetyczne? Nie musimy ich obchodzić. Manipulacje genetyczne nie ujawniają się w tych testach. A co z nieudanymi eksperymentami? Spytał Rich. Wtedy płody obumierają bardzo wcześnie, albo my sami w odpowiednim czasie przerywamy ciąże. Przez całe lata udawała nam się jedynie replikacja kolejnych Eugene'ów, Jill i jeszcze dwóch innych eksperymentów zakończonych sukcesem. Jak stwierdziliśmy z czasem, z wyjątkiem jednego przypadku, wszystkie replikowane egzemplarze były o wiele lepsze niż się spodziewaliśmy. Można by powiedzieć podwójne czarne łabędzie. Myślę, że pan też jest już pod wrażeniem umiejętności, Jill. Ale jak to było z pierwszymi dziećmi? Przecież z punktu widzenia technologii to wydaje się praktycznie niemożliwe. Kara pokiwała głową w zadumie. Może nie niemożliwe, ale bardzo, bardzo trudne i wymagało wiele szczęścia. Panu nie muszę przecież wyjaśniać, jak czasochłonne było edytowanie genów starymi metodami. Poza tym, naszą inspiracją było co innego. Naszą? Kogo pani ma na myśli? Czternaścioro założycieli i założycielek pod kierownictwem Stanleya. On zapewnia znaczną część finansowania. W ciągu minionych lat dołączyły jeszcze 22 osoby, głównie dawni studenci lub współpracownicy założycieli. I nigdy nikt nie chciał upublicznić tego projektu wcześniej? Oczywiście nie brakowało dyskusji na ten temat, w końcu jednak przeważyły wspólne interesy. A nikt z was nie miał krytycznego stanowiska? Bywali tacy, ale nie byli nastawieni aż tak negatywnie, by zdradzić wszystko opinii publicznej. Dlaczego więc pani zgodziła się współpracować z nami? spytał Rich. Skoro i tak wszystko się posypało, dalsza zabawa w tajemnice byłaby pozbawiona sensu. Rozumiem, ale przerwałem pani. Zaczęła pani mówić o inspiracji zespołu. Co nią było? Wielkie obietnice technologii genetycznej wobec człowieka, na przykład wyeliminowanie chorób genetycznych, zastąpienie zmutowanych genów BRCA odpowiadających za raka piersi. Tyle, że dla wytępienia chorób genetycznych znamy w większości przypadków znacznie prostszą i sprawdzoną metodę w ramach diagnostyki preimplantacyjnej. W macicy kobiety umieszcza się jedynie te zapłodnione komórki jajowe, które są pozbawione wadliwego genu, i zadanie wykonane. Po co więc? dodatkowe nakłady energii i czasu na wymianę genów. Cała ta dyskusja o wyeliminowaniu chorób genetycznych za pomocą manipulacji na zarodkach jest jedynie zabiegiem pr -owym. Dlatego nasze eksperymenty wkrótce zaczęły zmierzać w innym kierunku. Optymalizacji, cokolwiek to znaczy. Ostatecznie mieliśmy ogromne szczęście. Dwa z niezliczonych doświadczeń się powiodły. Założyliśmy i jak się okazało słusznie, że natura pozwoli sprowadzić na świat tak skomplikowany organizm jak człowiek, tak czy inaczej tylko wtedy, gdy poniekąd będzie on zdolny do życia. I tak się stało. Przeważająca część poddanych manipulacji zapłodnionych komórek jajowych w ogóle się nie zagnieździła, a większość z zagnieżdżonych, jak już wspomniałam, obumarła w ciągu pierwszych kilku dni lub tygodni. Po prostu natura powiedziała im, nie. Zaledwie nieliczne przyszły na świat. Jill i Eugene. A potem jeszcze dwa inne warianty. Czyli te dzieci, które tu żyją, to ostatecznie tylko te cztery warianty? Sytuacja uległa zmianie wraz z pojawieniem się metody CRISPR-Cas9. Słyszeliśmy o niej jeszcze przed jej oficjalną publikacją w 2012 roku i przeprowadzaliśmy doświadczenia już od 2011. Stanley rozpoznał od razu, że muszą istnieć jeszcze inne możliwości. Przystąpiliśmy więc do przeszukiwania wszystkich dostępnych banków danych, aby znaleźć w nich podobne sekwencje genomów bakterii. I odkryliśmy jeszcze inne metody, dzisiaj już znane, na przykład CRISPR CPF1. Początkowo walczyliśmy z takimi samymi wyzwaniami jak inni. Mam tu na myśli opublikowany w 2015 roku eksperyment chińskiego zespołu skupionego wokół. Jin Huanga, który chciał poddać manipulacji gen odpowiadający za chorobę krwi beta talasemie, albo podaną do wiadomości rok później próbę stworzenia przez Jonga Fana i jego kolegów zarodków odpornych na wirus HIV. Chodziło o dokładność, etc. Po licznych dalszych testach z różnymi odmianami KAS poradziliśmy sobie z problemem, zresztą jak cała reszta naukowej społeczności, tyle że my byliśmy szybsi. Po pierwszych próbach, zakończonych sukcesem, wybraliśmy, oczywiście, w największej tajemnicy, kliniki partnerskie, aby pozyskać pierwszych klientów. Co mam dodać więcej? Wzruszyła ramionami. Reszta to historia, która właśnie się dzieje. Rozdział 72. Po niebie przesuwały się w słońcu niczym stado dużych i leniwych zwierzaków, jasne, kłębiaste obłoki. Ten idylliczny obrazek był jednak złudny, ponieważ między nimi krążyły niezmordowanie jak muchy nad kawałkiem mięsa, ciemne helikoptery. Ich naziemne odpowiedniki jeździły po trawnikach, patrolując teren osiedla. Robią wrażenie! Pomyślał grek nieco onieśmielony. On i Mike wyglądali natomiast wręcz śmiesznie w wózku golfowym, który bez namysłu zajęli i którym ruszyli przed siebie. Żołnierze byli wszędzie i nie pozwolili im zbliżyć się do większości budynków: do części recepcyjnej, do przylegającego do niej skrzydła, do laboratoriów, do domów dzieci i w ogóle do dzieci. Podczas przejażdżki po kompleksie w pierwszym dniu pobytu w New Garden nie pokazano im wszystkiego, na przykład rozległe fragmenty parku widzieli tylko z daleka. Mike kierował pojazd w stronę lasów, obrębie wyznaczonego dla nich terenu. Musieli się zjawić akurat wtedy, kiedy my tu jesteśmy? Złożeczył. Greg musiał to z siebie wyrzucić. Może to nie przypadek? Powiedział. Dlaczego? Helen nigdy nie może się o tym dowiedzieć. O czym? Tylko nikomu nic nie mów. Ale o co chodzi, wydłuż wreszcie? Przed przyjazdem tutaj opowiedziałem o tej wyprawie mojemu przyjacielowi. Przecież nie wiedziałeś, dokąd konkretnie jedziemy, poza tym, jakim cudem policja i wojsko mieliby dotrzeć do tej info. On pracuje w policji, wyjaśnił Grek. Pomyślałem, że jeśli ta cała historia jest jedną wielką ściemą, to władze powinny się o tym dowiedzieć. A jeśli nie, to także. Świetnie. Nie mogłeś z tym zaczekać do powrotu? Mike pokręcił głową. Ale mimo wszystko nie rozumiem, jak mogli cię tu znaleźć. Nie mam pojęcia, przyznał Greg. Próbowałem przeszmuglować smartfon, ale wyniuchali go na lotnisku i zarekwirowali. Czyli aż do tamtego miejsca można było śledzić jego pozycję? stwierdził Mike. Skoro znaleźli lotnisko, rozpatrzyli się w planach lotów, myślał na głos. Nawet jeśli rozkłady są fałszywe, to istnieją inne możliwości: detektory pozycji, satelity, i Bóg wie co jeszcze. Tyle, że patrząc realistycznie, jeśli nawet twój kumpel zgłosił gdzieś te informacje od ciebie, czy wyobrażasz sobie, że ktoś potraktował ją poważnie? A gdyby nawet, wierzysz, że policja w ciągu trzech dni wszystko by sprawdziła i wysłała wojsko? Nasza policja? Nasze władze? Nigdy w życiu. Zajęłoby im to ze trzy lata. Skierował pojazd w stronę części lasu, który jeszcze nie znali. — Takie spekulacje do niczego nas nie doprowadzą. Mike jechał w cieniu. Na lewo rozciągał się rozległy trawnik, po prawej i przed nimi las. Znalazł wąską dróżkę i ruszył nią między drzewami. — Fajne miejsce do zabawy wchowanego dla dzieci — stwierdził. Greg rozejrzał się uważnie dookoła. — Ciekawe, czy tutaj też mają kamery — Jakoś na razie nie widzę ani jednej. Po niespełnej minucie dotarli do muru, wysokiego na mniej więcej pięć metrów. Na samej górze był drut kolczasty i kawałki szkła. Na całej długości muru, na specjalnej podporze, tkwiły kamery, zwrócone w różnych kierunkach. Po jego drugiej stronie, w odległości około sześciu metrów, znowu zaczynał się las. Wystarczająco daleko, by nikomu nie udało się ani wyjść, ani wejść na osiedle po koronach drzew. Po wewnętrznej stronie biegła w obu kierunkach dróżka. Teraz Mike powiódł wzrokiem naokoło. Widzisz jakieś drzewo, na które moglibyśmy się wdrapać? spytał grega. Dobrze byłoby się rozejrzeć. Pnie były jednak potężne i gładkie, a najniższe gałęzie wyrastały dopiero na wysokości sześciu czy siedmiu metrów. Dach wózka golfowego dosięgał zbyt nisko. Mike ruszył w lewo, wzdłuż ogrodzenia. Mniej więcej po minucie jazdy z drogą pod murem łączyła się kolejna dróżka, wybiegająca z lasu. Dwie minuty dalej, jeszcze jedna. Na tym odcinku mur biegł za kolem, nieco w lewo. Nie było żadnych drzwi, uskoków, budek strażniczych. Mike zatrzymał pojazd. Stoją na następnej krzyżówce, powiedział operator, ale jeszcze na dostępnym terenie. Jeden z kadrów w centrum monitoringu ukazywał wózek golfowy ukośnie od góry z perspektywy jednej z kamer umieszczonych na murze. Widać było jedynie przód i dach pojazdu, ale nie jego pasażerów. A gdzie jest ten drugi typ? Spytał John Lawson. Skręca właśnie w następną drogę dojazdową do muru, wyjaśnił operator, wskazując na monitor, na którym inny wózek golfowy zniknął w tym momencie w lesie. Czego on tam szuka? Przecież to jest chyba jeden z naukowców z kompleksu. Gdzie złapie go następna kamera? Tutaj, odezwał się operator, przełączając na widok z kamery na murze, w której zasięgu znajdowała się wąska leśna dróżka widziana z góry. Lasy to czarne dziury. Na drugim monitorze dwaj mężczyźni, zidentyfikowani jako Michael Kosh i Gregory Cole, kontynuowali wyprawę. Zaraz będą musieli pojawić się w miejscu, dokąd jedzie tamten drugi. Spotkają się? Mike Kosz i Greg Cole wyłonili się z pomiędzy drzew. A gdzie tamten? spytał John. Operator wzruszył ramionami. Powinien już dawno tam być. Poślij tam kogoś rozkazał Lawson. Tymczasem na niewielkiej ścianie projekcyjnej po lewej widać było, jak Jessica wchodzi do pomieszczenia, w którym Eugene ze skrzyżowanymi na piersi rękami stoi naprzeciwko drzwi oparte o ścianę. Spojrzał na nią jak przyczajone zwierzę, ale ani drgnął. Ona zaś obeszła stół naokoło i przysiadła na jego brzegu. W ten sposób nadal nad nim górowała. — No i? — odezwał się zadziornie. — Spytałaś Stanleya o Kendry? — Tak — odpowiedziała. — Pewnie nie był zadowolony. — Skąd o tym wiedziałeś? — Jack Wolfson już ci powiedział. To ja ją zrobiłem. I mam w to uwierzyć. Nie, roześmiał się. Przecież jestem tylko dzieckiem. Skąd miałbym umieć coś takiego? Jack mówił coś jeszcze, dodała Jessica, że kopertę, w której rozesłał broń biologiczną, dostał od ciebie. I ty uwierzyłaś w te brednie? Jessica postanowiła odrobinę się otworzyć. Może reakcja Eugina coś jej zdradzi? Sama już nie wiem, w co mam wierzyć, a w co nie wierzyć, westchnęła. Nasłuchałam się tutaj tylu zwariowanych historii o dzieciach na zamówienie, podobno jest ich kilkadziesiąt, dodała wnikliwie obserwując twarz chłopca. Ale on jedynie skinął głową. Zgadza się, to brzmi trochę niedorzecznie. A nie mógłbyś mi trochę w tym wszystkim pomóc, Eugene? Chcę iść się bawić, powiedział nagle płaczliwym tonem. Proszę bardzo, odparła, zirytowana jego nieoczekiwaną zmianą nastroju. Pomożesz nam? Ale jak już prawie ryczał, Jessica natychmiast dopadły wyrzuty sumienia. Po prostu opowiedz, co wiesz. Ale ja przecież nic nie wiem. A kendra, usłyszałem przypadkiem, mogę już iść się bawić, proszę. Greg usłyszał gdzieś przed nimi szelest w poszyciu, potem zauważył cień. Przyłożywszy sobie palec do ust, stuknął majka w ramię, na co ten kiwnął głową porozumiewawczo. On też to usłyszał. Około trzydziestu metrów dalej, wśród drzew. Żołnierze? szepnął. Między drzewami za zakrętem grek dostrzegł drugi wózek golfowy. Mniej więcej dziesięć metrów od niego nieruchomo przykucnęła jakaś postać. Mężczyzna. Co on tam robi? powiedział cicho Mike. Nie widzę. Po chwili facet wyprostował się i po pękających gałązkach oraz szeleszczących liściach pobiegł do wózka. Wsiadł. Lekki szum gumowych kół cichło w oddali. Jest, powiedział operator. Wózek golfowy wyłonił się z tego samego miejsca w lesie, w którym niedawno zniknął. Tam ci dwaj stoją wciąż na krzyżówce, czyli się nie spotkali. Dokąd on jedzie? Z powrotem do budynku. Odwołaj ludzi, skoro już wraca. A może pośle ich do tych drugich? Nie trzeba, to cywile. Zabawne. Wysoko ponad głowami Grega i Mike'a trejkotał helikopter. Poza tym w lesie znowu panowała cisza. Mike uruchomił wózek i ruszył dalej wzdłuż muru, który w tym miejscu był wysoki na kilka metrów z drutem kolczastym na górze. Nie sposób się wydostać. Przy następnej krzyżówce Greg zaproponował. Zawróć. Jestem ciekaw, co ten facet tam robił, bo to było dziwne. Mike zatrzymał się, wysiadł, rozprostował nogi i rozejrzawszy się dookoła, wsiadł z powrotem. Odbił w leśną dróżkę w kierunku otwartego terenu, ale za pierwszym łukiem skręcił w lewo między drzewa. Co ty robisz? W tej części lasu poszycie nie było wysokie, a drzewa rosły na tyle daleko od siebie, że można było między nimi przejechać, chociaż wymagało to oczywiście nieco większej zręczności niż jazda po wytyczonych dróżkach. Trochę prywatności na nie zaszkodzi, wyjaśnił Mike. Kamery są rozlokowane tylko na murze, nie na drodze w lesie, którą przyjechaliśmy. Nie widziałem ich na żadnym skręcie. Skoro mamy jechać w podejrzane miejsce, lepiej, żeby nas nikt nie widział. Bawił się szaleńczą jazdą przez las. Przecięli drogę, którą przyjechał tamten mężczyzna. Mike zmierzał do miejsca, w którym go zobaczyli. Gdy się zatrzymał, obaj natychmiast wyskoczyli z pojazdu. To musiało być gdzieś tutaj. Grek pierwszy zauważył ślady. Odcisk zelówek, zadeptaną ziemię, rozrzucone stare liście pod dużym drzewem. Między dwoma korzeniami gałęzie i liście wyglądały jakoś inaczej niż wszędzie naokoło. Grek przykucnął, rozgarnął je i wymacał dłonią niewielki otwór. Sięgnął do środka. Na głębokości około pół metra coś leżało. Była to paczka wielkości kartonu na buty, owinięta w kilka warstw przejrzystej folii i oklejona niezbyt elegancko szeroką taśmą klejącą. — Okej — bąknął Mike, przycupnąwszy obok Grega. — Trochę prymitywna kryjówka. — Najprostsze rozwiązania są często najlepsze — powiedział Greg. — To musi być coś ciekawego, skoro w tej sytuacji zostało tu zdeponowane. Aby wyjąć pakunek, musiał położyć się na brzuchu. Mam nadzieję, że to nie bomba. Wyciągnął go i z zaskoczeniem stwierdził, że jest całkiem ciężki. Kiedy zdecydowanymi ruchami zdarł folię, pod spodem ukazał się karton, Greg otworzył go. W środku znajdowały się jedno na drugim dwa pudełka z plastiku i metalu. Zewnętrzne dyski, stwierdzili obaj jednocześnie. Grek wepchnął folię z powrotem w dziurę. Jeden dysk podał Majkowi, drugi wetknął sobie w talii za spodnie pod koszulę. Następnie również karton wsunął do kryjówki i zakrył ją gałęziami i liśćmi. Bierzemy je, powiedział wsiadając do wózka. No i nagle zrobiło się ciekawie zauważył Majk, który również ukrył drugi dysk pod koszulą. Podoba mi się ta przygoda! Wracał tą samą trasą, którą przyjechali. Opuściwszy las, ruszyli ku budynkom. — Są — oznajmił operator, kiedy Michael Kosz i Gregory Cole wyłonili się z pomiędzy drzew. — Coś nietypowego? — spytał Lawson. — Nie — odpowiedział operator, wpatrzywszy się uważnie w monitor. — Pewnie zatrzymali się na siku. Mam tam kogoś posłać? — Są na terenie dozwolonym i nie robią nic podejrzanego — stwierdził pułkownik. I tak miał dosyć na głowie, bo od niedawna połowa gości gdzieś się włóczyła, nie wspominając już o dzieciach, które zajmowały całkiem sporo monitorów. Długo siedziały w jednym miejscu i teraz musiały się wyszaleć. John doskonale to rozumiał, bo on też miał dzieci. Na razie wszyscy zachowywali się spokojnie i oby tak pozostało, aż do przyjazdu pani prezydent. Rozdział siedemdziesiąty trzeci Rich wraz z kilkoma naukowcami z New Garden stał wokół dużego stołu zastawionego monitorami. Wśród obecnych znaleźli się też członkowie zespołu specjalnego na czele z Jessicą. Na blacie leżały porozrzucane dziesiątki wydruków. To są symulacje tej dziewczyny z MIT, wyjaśnił Rich kręcąc głową. Ta mała to geniusz. O ile dobrze zrozumiałam, chyba o to chodziło bąknęła oschle Jessica. Wyprzedziła to, nad czym na całym świecie pracują setki laboratoriów, dodał Rich. Czyli te laboratoria mają pecha, zauważyła znowu Jessica, albo może szczęście, jeżeli będzie im wolno wykorzystać tę wiedzę. Raczej nie, wtrąciła się do rozmowy Karamowelli. Jill jest naszym dzieckiem, jako jej opiekunom, to nam przysługuje prawo do zarządzania jej intelektualną własnością. To jeszcze trzeba będzie wyjaśnić, zaoponował Rich. Tak czy inaczej, przerwała im Jessica, po co mnie wezwaliście? Podczas analizy materiału zespół natrafił na kilka grup tematycznych, którymi zajmowała się Jill, posługiwała się niezwykle złożonymi programami do projektowania i symulacji zmian genetycznych. Muszę jeszcze je dokładnie przestudiować, ale już teraz można z pewnością stwierdzić, że udało jej się samodzielnie rozbudować i wzbogacić dostępny software. W każdym razie wśród przeprowadzanych przez nią prób były też manipulacje materiałem genetycznym różnych roślin i zwierząt użytkowych. Między innymi bawełny, kukurydzy i kóz. Rich odczekał chwilę. Nagle Jessica zrozumiała. Kiedy się o tym dowiedziałem, ciągnął dalej, rzecz jasna, od razu przyjrzałem się im bliżej, sięgnął po kilka wydruków. Niektóre z tych symulacji odzwierciedlają dokładnie to, co w ostatnich tygodniach odkryto w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. A konkretnie w Brazylii, Tanzanii i Indiach, dodała w myślach Jessica. Ridge prawdopodobnie nie chciał odsłaniać wszystkiego przed karą. Czyli to są niejako projekty? Spytała. Możliwe, odpowiedział, tak mi się wydaje, zwłaszcza, że uzupełniające pliki zawierające zdjęcia i opisy testów na pierwszy rzut oka nie wyglądają na materiał wstępny zebrany w trakcie przygotowywania się do testów, tylko na dane potwierdzające realizację misji. Zresztą ona chyba nawet dostała skądś informację o powodzeniu eksperymentu. Trzeba by porównać jeszcze te pliki z innym źródłem. Elementy układanki powoli trafiały na właściwe miejsca, przez to natychmiast wyłaniały się nowe pytania. Czy chce pan przez to powiedzieć, przerwała mu cara Mowelli, nie kryjąc podniecenia, że te organizmy już istnieją, są obecne w naturze? Ani Jessica ani Rich jej nie odpowiedzieli. Ale jak Jill mogłaby do tego doprowadzić? spytała z niedowierzaniem czy wręcz desperacją w głosie. Musiałaby poddać je manipulacjom genetycznym, potrzebowałaby pól uprawnych i zwierząt do testów. No i w końcu musiałaby przetransportować materiał na miejsce docelowe i tam go rozprowadzić. Ona ma dziesięć lat. Kiedy miałaby to zrobić? Nawet jeśli wystarczają jej zaledwie trzy godziny snu na dobę. Stworzyła te modele w sposób dla was niezauważalny, powiedział Ricz. I jak zdążyłem się zorientować, była aktywna także na wielu innych polach. Dla tej małej nie istniały nierozwiązywalne problemy. Czy są jakieś nowe wiadomości z tamtej strony? Jessica zwróciła się do Richa. Nie. To chyba pora już porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi. Nawiążcie kontakt z tym, jak to on się nazywał? Z Jakobsenem. Tak jest, potwierdził Tom. Oprócz tego Hannah Pierce, matka adopcyjna Jill w Bostonie, chce koniecznie porozmawiać ze swoimi ludźmi tutaj. Nie dziwię się jej. Mówi, że to bardzo pilne. Podobno znalazła coś w danych, Jill. Jeszcze coś? Wtrącił Rich. Mówiąc szczerze, na dzisiaj mi wystarczy. Ciekawe, co takiego jest zapisane na tych dyskach, że zostały ukryte, zastanawiał się Mike, stawiając wózek golfowy obok wejścia do budynku mieszkalnego dla gości. Greg, spostrzegłszy wypukłość pod swoją koszulą, szybko wciągnął brzuch, żeby nikt niczego nie zauważył. Helen prawdopodobnie wciąż siedziała z Dianą w wiadalni, schował więc szybko dysk w szafie w przedpokoju i wyszedł z powrotem na korytarz, gdzie znowu natknął się na Majka, który właśnie zamykał drzwi do swojego pokoju. Musimy postarać się o komputer, szepnął Greg. Dyskretnie. To nie będzie proste, ale trzeba pomyśleć. Gdzie tutaj są komputery? W pracowniach komputerowych dla dzieci, w administracji, w domach, w których mieszkają rodziny. Najlepszy byłby laptop, bo moglibyśmy zabrać go w jakieś niemonitorowane miejsce. Widziałem kilka w pracowniach. Trzeba by jakiś wynieść. Może nawet nie. Wystarczyłoby tylko odwrócić monitor tak, aby nie był w zasięgu kamer. A te w budynkach są niemal wszędzie, nawet nie wiemy gdzie. Nie mówiąc już o tym, że w komputerach są pewnie zainstalowane programy szpiegujące, żeby było wiadomo, w co te dzieciaki grają. Powinniśmy jednak spróbować zdobyć laptop, uznał Mike. Bezczelność górą. No dobra, to spróbujmy. Najpierw z jednym dyskiem. Przyniosę swój. Minutę później Mike wsunął pudełko między kartki magazynu modowego, który Diana wzięła sobie na podróż. Jeśli ktoś by dokładnie się przyjrzał, od razu zauważyłby dziwny kształt. Ale czy ktoś tego dnia dokładnie się czemuś przyglądał? Poszli spacerem w stronę kompleksu edukacyjnego. W centrum zabaw kilkoro dzieci i ich opiekunowie siedzieli przed ekranami i byli tak pochłonięci grą, że w ogóle nie zwrócili uwagi na wchodzących. Greg i Mike stanęli obok kobiety w okularach, która, jak ocenił Greg, mogła mieć około 35 lat. Była ubrana w dżinsy i w sportową bluzę i patrzyła, jak dwaj chłopcy lądują na lotnisku. — Dziwna cała ta sytuacja — zagaił Mike. — Można tak powiedzieć — przyznała, nie odrywając wzroku od ekranu. Dopiero gdy chłopcy posadzili samolot, odwróciła się, na co mężczyzna wyciągnął rękę i grzecznie się przedstawił. — Mike. — Meredith — rzekła kobieta. — Dzieci nazywają mnie Mary. Dwaj chłopcy prowadzili teraz maszynę na właściwe miejsce na płycie lotniska. Grek również się przedstawił. A jak dzieci dają sobie radę z tą sytuacją? Spytał po chwili. W porządku. Dla większości to po prostu wielka przygoda. To chyba najlepsze podejście, stwierdził Grek. Mike usiadł na pufie obok mery. Pismo z jego niezwykłą zawartością położył poza zasięgiem jej wzroku. Chcielibyśmy panią o coś spytać, Mary, czy tu albo gdzieś indziej jest laptop, z którego moglibyśmy skorzystać? Grać możecie tutaj, na każdym terminalu, odpowiedziała kobieta. Normalnie te urządzenia są przeznaczone dla dzieci, ale co w tej chwili jest normalne? No właśnie, rzekł Mike. My nie chcemy grać potrzebny jest nam laptop i kabel do podłączenia zewnętrznego dysku. Mary zmierzyła ich krytycznym wzrokiem, na co mężczyzna wzruszył ramionami. Nie pozwolono nam zabrać własnych komputerów. A zewnętrzne dyski pozwolono? Może dzięki laptopowi uda nam się zrozumieć, co tu się dzieje, wyznał Greg. Mary wyraźnie miała wątpliwości, lecz po jej oczach widać było, że mężczyzna lekko ją zaintrygował. Ja mam laptop powiedziała. W domu. I kabel też? Tak. Mogłaby nam pani go pożyczyć? Kobieta rozejrzała się jakby czuła się obserwowana. Okej, okay. zgodziła się cicho. Ale nam nie wolno przebywać poza wyznaczonym terenem. Musiałaby pani przynieść go tutaj, dyskretnie, żeby nikt nie zauważył. Poproszę tylko Tima, żeby miał oko na moich dwóch chłopców. Co ona mogła tam robić? spytał John operatora, gdy na monitorze wychowawczyni znowu wyszła z domu. Miała luźną koszulę wrzuconą na spodnie, a pod spodem t-shirt. Na pozostałych ekranach wciąż te same kadry. Ludzie w salach, łąki, budynki, tu i ówdzie żołnierze albo pojazdy wojskowe. Wszędzie spokój. Operator odtworzył nagranie w przyspieszonym tempie. Weszła na chwilę do sypialni, tam nie ma kamer, a potem opuściła dom. To wszystko. Na monitorze widać było, jak wsiadła do elektrycznego pojazdu i zniknęła z kadru. Operator przełączył ekran na inną kamerę, aby obserwować ją dalej. Wreszcie dotarła do centrum zabaw, w którym zagadnęli ją dwaj mężczyźni z grona gości. Hm, bąknął Lawson. Co tam się dzieje? Jessica nieustannie biegała tam i z powrotem po korytarzach, ponieważ ciągle ktoś czegoś od niej chciał. Co jest? Warknęła do słuchawki. Tym razem zgłaszał się operator z centrum bezpieczeństwa. Mam na linii adwokata, który twierdzi, że reprezentuje doktora Wintorpa i chce z nim rozmawiać. Z mediów dowiedział się o zamknięciu osiedla. Proszę mu powiedzieć, że doktor jest zajęty rzuciła niecierpliwie Jessica. Odezwie się jak znajdzie czas. Jeśli będzie uciążliwy, poślijcie kogoś do niego i go zatrzymajcie. Gdy doszła do laboratorium, do którego wezwał ją Rich, rozłączyła się. Ujrzawszy trzech pracowników CDC, poczuła góle w gardle. Obok nich wokół blatu roboczego zgromadzili się Rich, Tom, Jaylin, Kara i Stanley Wintorpe. O co chodzi? Mamy pierwsze analizy, oznajmił Rich. Jessica znowu nic nie rozumiała z widocznych na monitorze szeregów liter połączonych kreskami. Powyżej były wyświetlone portrety i imiona dzieci. Eugena, czterech innych i nowonarodzonej Kendry. Eugene, czwórka przypadkowo wybranych dzieci i mała Kendra posiadają naprawdę niezwykły genom, wyjaśnił Rich. To znaczy, że ich materiał genetyczny był poddany manipulacji? dopytała Jessica. Tak. Słyszała szum krwi w uszach, słyszała własny przyśpieszony oddech. Do tej pory to było tylko przypuszczenie. Oczami wyobraźni ujrzała Jamie'ego i Emi, obok Eugena i pozostałych. Zgadza się, potwierdził Rich, niewypowiedziany na głos myśli członków zespołu specjalnego. Mamy do czynienia z przełomem. Naukowcy sprawiali wrażenie, jakby odetchnęli z ulgą. Byli niemal dumni. Tymczasem Tom, głosem pulsującym furią, krzyknął Co wyście sobie myśleli, co wyście zrobili? 74 To niesamowite jak szybko w takiej sytuacji człowiek popada w paranoję zauważył Mike wyciągając w swoim pokoju z zapaska spodni laptop który ukrył na szerokich plecach pod koszulą Usiedli razem za biurkiem uruchomili komputer i podłączyli dysk zewnętrzny W oknie na monitorze ukazały się dziesiątki katalogów ich nazwy kombinacje cyfr i liczb nic im nie mówiły gdy Mike kliknął w pierwszy z brzegu, okazało się, że jest w nim jeszcze więcej podkatalogów o dziwnych opisach. Kliknął ponownie. Dokumenty, teksty, zdjęcia. Otworzył jedno z nich. Co to. u diabła? Nie dokończył zdania. Rany Boskie! Obaj niemo wpatrywali się w ekran. Coś w kształcie nerki, widoczne na czarno-białym zdjęciu USG. Przypominało Gregowi embrion we wczesnej fazie rozwoju. Chociaż nie był medykiem, coś mu się jednak nie zgadzało. – Co? – wciąż nie rozumiał. Wskazał na jedno miejsce na monitorze. – Czy to jest oko? – Mike skinął głową. – A to dłoń? – Na to wygląda – szepnął Mike. Ale ona tu nie pasuje. Otworzył kolejne pliki ze zdjęciami. Przedstawiały przedziwne twory, które były jeszcze mniej podobne do człowieka, niż ludzkie zarodki w pierwszych tygodniach ciąży. Mike otworzył całą galerię. Gdy ukazały się kolorowe zdjęcia abortowanych, zdeformowanych płodów, odwrócił twarz z jękiem. Wiedział jednak, że musi sprawdzić wszystko do końca. Nie odzywali się do siebie ani słowem. Wreszcie grek zamknął oczy i opadł na oparcie krzesła. Boże drogi, stęknął. Kiedy znów uniosł powieki, Mike otwierał różne dokumenty tekstowe. Spójrz: medyczny żargon, kompletna chińszczyzna. Grek nie rozumiał nic a nic: tytuły, liczby, daty. Mike zwrócił mu uwagę na jedną linijkę. Patrz: rok 2004 i tutaj abortus. Otworzył następne pliki, zdjęcia, teksty. Fak, zaklął. Nasze żony nigdy nie mogą tego zobaczyć. Czego nie możemy nigdy zobaczyć? Od drzwi dobiegł głos Diany. Co się z wami dzieje? Gdzie wyście się podziewali? Za pięć minut wszyscy musimy zameldować się w jadalni. Zapomnieliście? Macie swoje dokumenty? Grek zerwał się z krzesła, żeby zasłonić laptop. Podczas gdy Mike zamknął go i starał się gdzieś ukryć dysk. Nie zauważyliśmy, że jest już ta godzina, powiedział. Zaraz przyjdziemy. Diana wyjęła swój dowód z torby podróżnej i wetknęła go do tylnej kieszeni spodni. A czego nie możemy nigdy zobaczyć? Zainteresowała się teraz Helen. Grek przełknął nerwowo ślinę, wiedział bowiem, że jego żona tak łatwo nie zrezygnuje. Wy zawsze wszystko możecie zobaczyć! odezwał się Mike obok niego i zaczął popychać obie kobiety przed sobą w kierunku wyjścia. Później, no dalej, idziemy. Zaraz, zaraz! nie ustępowała Helen. Drobna, zwinna Diana już przecisnęła się obok nich. A co to za laptop? spytała. Pożyczony od jednej z opiekunek wyjaśnił Greg. Diana obrzuciła Majka wymownym spojrzeniem. Kłamstwa, wykręty, gierki. Bezcelowe. Naprawdę lepiej, żebyście tego nie oglądały, powiedział Mike błagalnym tonem. Grek jeszcze nie słyszał go mówiącego z takim przejęciem, ale wszystko na próżno. Diana odkryła już dysk, który Mike położył na podłodze obok biurka. Zakazany owoc. Zawsze najlepiej smakuje. Prawie zawsze. To są nagrania poprzedzające dzień, w którym Wolfson opuścił New Garden i wysłał list, oświadczył żołnierz o imieniu Ed, jak wynikało z plakietki na jego piersi. Udało nam się zrekonstruować najdalej trzy dni wstecz, ale i w tych zapisach są łącznie kilkugodzinne luki, kiedy Wolfson znajdował się poza zasięgiem kamer. Na ile Jessica zdążyła zauważyć, sam Piszta dosyć sumiennie z nimi współpracował. Natychmiast oddał im do dyspozycji wszystkie nagrania wideo, a cztery jego pracownicy przez cały czas służyli jej ludziom informacjami, ewentualnie pilotowali ich po terenie kompleksu. W ciągu tych trzech dni nie pojawia się nigdzie z kopertą, kontynuował Ed. Ani nikt inny z jego otoczenia. Również Eugene, co o niczym nie świadczy, bo on albo ktoś inny mógł mieć ją schowaną gdzieś blisko ciała i w miejscu, niemonitorowanym przekazać dalej. Czy oni wiedzieli o monitoringu? Ed wzruszył ramionami. Trudno powiedzieć. Obok Eda siedział Said. Również on przewijał w przyspieszonym tempie do tyłu jakieś wideo. To są nagrania Eugina, ale według mnie nie ma tu nic ciekawego. Jeśli chodzi o filmy z laboratoriów, potrzebni mi są specjaliści, którzy przyjrzeliby się im dokładnie. Kiedy można na nich liczyć? nie byli przygotowani na taką sytuację. W New Garden i w okolicy znajdowało się już ponad 500 żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy FBI, ale przydałoby się jeszcze co najmniej 200 genetyków, jak stwierdził Rich, aby móc szybko zweryfikować przynajmniej najważniejsze informacje. To było jak trzęsienie ziemi, po którym niespodziewanie nastąpiła jeszcze powódź, i pandemia, i uderzenie komety. Byli zmuszeni improwizować i ustalić Priorytety. Zobaczę, co się da zrobić obiecała Jessica. Padające z szarego nieba nad San Diego pojedyncze krople deszczu zrosiły skórę Jessiki. Odchyliwszy głowę, zamknęła oczy i czekała na kolejne wilgotne i chłodne muśnięcia na twarzy. Na kilka krótkich minut, zrobiła sobie przerwę od tego błędu i ukryła się w jednym z nielicznych, spokojnych miejsc, pod osłoniętym od wiatru murem. Od przybycia do New Garden nie miała ani sekundy na zastanowienie. Wciąż musiała podejmować jedną decyzję za drugą. Spała w sumie co najwyżej kilkanaście minut i to tylko wtedy, kiedy ze zmęczenia przysypiała byle gdzie, a inni łaskawie pozwalali jej się zdrzemnąć, chociaż przez chwilę. Tak więc mają już pewność. Od teraz ludzie piszą własną historię. Może właśnie napisali k., jak koniec albo P, jak początek. Tylko czego? Drobne krople padały na jej nos, policzki, czoło. Jessica otworzyła oczy i w szarych oparach szukała wzorów lub postaci, jak to czasami robiła z dziećmi, wyszukując na letnim niebie wśród wielkich białych chmur różne figury i fantazjując na ich temat. Sięgnęła do wewnętrznej kieszeni kurtki i wyjęła cienki portfel, wyciągnęła z niego zdjęcie. Amy i Jamie uśmiechali się do niej, opaleni, promienni, z włosami zwiszonymi przez wiatr, zatrzymani w jednym z momentów życia utrwalonym po wieczne czasy. Doskonali. Brzeg fotografii był zniszczony i poszarzały. Zgięcie papieru przecinało czoło Emi. Z daleka dobiegały głosy szalejących dzieci. To twoje? Nie słyszała kroków Ricza. Skinęła głową. Ty też masz dwoje, przypomniała sobie. Także chłopca i dziewczynkę, piętnaście i szesnaście lat, powiedział. Mówiłeś, że zbyt rzadko ich widujesz. Nawet to zapamiętałaś. Ale to lepiej dla nich. Usiłował się roześmiać, ale mu nie wyszło. Na zdjęcie spadła spora kropla. Jessica wytarła ją rękawem kurtki. Potem otarła sobie policzek. Rich zauważył to, objął ją ostrożnie i delikatnie uścisnął, nie broniła się. Potrzebowała tego teraz. On też. Co z nimi będzie? Powiedziała z lękiem. Masz na myśli nasze dzieci? Spytał Rich. Czy te stąd? Wszystkie. Rozdział 75. Jessica, Rich i pozostali członkowie zespołu specjalnego, a także Stanley Wintorp i Kara Mowelli, stali w szeregu w tylnej części patio. Niewielki oddział żołnierzy zabezpieczał najbliższy teren, podczas gdy tuż obok na łące wylądowało sześć helikopterów. Z maszyn natychmiast wyskoczyli ludzie z obstawy i skoncentrowani powiedli wzrokiem z zaciemnych okularów we wszystkie strony. Następnie dyskretnie dali znak, że wszystko jest w porządku, i po chwili pojawili się kolejni pasażerowie. Z trzeciego śmigłowca wysiadła prezydent, z pozostałych ministrowie, doradcy do spraw bezpieczeństwa i członkowie komisji etyki. Zgłoszono delegację dwunastoosobową, w związku z czym w całym kompleksie podjęto dodatkowe środki bezpieczeństwa. Prezydent w trzepoczącym stroju zmierzała zdecydowanym krokiem ku Jessice, za nią zaś kroczyła reszta delegacji. Jessica przedstawiła Stanleya Wintorpa i Karę Mowelli. Naukowcy i prezydent zmierzyli się wzrokiem. Naprzeciw siebie stali przywódczyni Stanów Zjednoczonych, jedna z najpotężniejszych postaci na świecie, oraz współtwórcy istot, które co prawda wciąż są ludźmi, ale pod wieloma względami górują nawet nad tą wszechwładną kobietą, a także nad swoimi twórcami. Kto z nich wszystkich będzie miał ostatecznie większy wpływ na kształt przyszłości? No to proszę nam pokazać ten wasz nowy, wspaniały świat, powiedziała prezydent. Przez następną godzinę Jessica w towarzystwie Stanleya i Kary oprowadzała panią prezydent po obiekcie. Na wstępie pokazano jej plan ośrodka i film reklamowy, za pomocą którego Wintorp wraz z partnerami nakłonili do współpracy kliniki położnicze i który w zwięzły i zrozumiały sposób prezentował samą ideę i jej genezę, a także koncepcję naukową i jej realizację. Był to montaż nagrań wideo prezentujących między innymi dzieci na najrozmaitszych etapach rozwoju, uchwyconych gdy dyskutują nad złożonymi problemami matematycznymi i ku osłupieniu swoich nauczycieli z łatwością je rozwiązują. Gdy przeprowadzają nowatorskie eksperymenty w laboratoriach i w postaci symulacji komputerowych, oraz gdy popisują się niezwykłymi dokonaniami sportowymi. Na koniec objazdu po kompleksie delegacja dotarła do jednego z budynków mieszkalnych. Kiedy dwóch uzbrojonych po zęby żołnierzy próbowało towarzyszyć prezydent podczas wizyty w nim, stanowczo ich odprawiła. Najwyraźniej ona również, podobnie jak Jessica, uważała, że mimo tych niezwykłych umiejętności i talentów, Dzieci są wbrew wszystkiemu tylko dziećmi. To są dzieci, powiedziała jakby na potwierdzenie, a po chwili szepnęła do Jessica, czy on też tam jest? Gdy obie ruszyły w stronę domu, Jessica pokazała prezydent na swoim smartfonie zdjęcie kartki znalezionej w Bostonie w rzeczach Jill Pierce. Uważajcie na Gina, jest potwornie niebezpieczny. Prezydent, zapoznawszy się pokrótce z sytuacją, koniecznie chciała poznać tego osobliwego chłopca. Tak. Na jakiś czas odizolowaliśmy go od wszystkich i przesłuchaliśmy, ale bez rezultatu. Dlatego na razie pozwoliliśmy mu wrócić do rodziny. Prezydent skinąwszy głową weszła do przestronnego salonu, w którym znajdowało się pięcioro dzieci i tyle samo dorosłych opiekunów. Większość dzieci już śpi, wyjaśniła po cichu Jessica. Pod ścianami pokoju stało z tuzina uzbrojonych żołnierzy w mundurach. Dwoje z dzieci zdawało się nic sobie nie robić z ich obecności i grało bez trosko na tabletach. Inna dwójka siedziała na kolanach wychowawców, którzy mówili do nich łagodnym głosem albo śpiewali, głaszcząc je po głowach. Najmłodsze maluchy wyglądały na co najwyżej dwa lata, co, jak Jessica już wiedziała, mogło być mylące. Eugene pisał coś na tablecie. Sprawiają wrażenie całkiem normalnych, stwierdziła prezydent. Gdy niemal cała ekipa weszła do środka, oczy wszystkich zwróciły się na nią. Ten z ciemnymi, kręconymi włosami to Eugene, szepnęła Jessica prezydent do ucha. Chłopiec odłożył tablet i patrzył wyczekująco na przybyłych. Dzień dobry, dzieci, witam także dorosłych. Cieszę się, że mogę was poznać. Wielogłosowa, nieśmiała odpowiedź. Wszyscy w napięciu czekali na słowa tak ważnej osoby. Kiedy zaczęła mówić, Eugene wstał. Żołnierze pod ścianami wyprężyli się natychmiast. Chłopiec wyszedł na środek i zatrzymał się przed prezydent. Tuż za nim stanął jeden z wojskowych, którego nie powstrzymało nawet surowe spojrzenie przywódczyni państwa. Kogo my tu mamy? Spytała prezydent, podczas gdy także wśród pozostałych członków obstawy zapanował niepokój. Zamiast wygłosić zaplanowane przemówienie, prezydent pochyliła się, aby jej twarz znalazła się na wysokości wzroku Judgina. Był to spontaniczny gest, który spodobał się Jessice, chociaż nie miała pewności, czy w tej sytuacji jest wskazany. Kiedy spojrzenia ich obojga się spotkały, chłopiec powiedział dziecięcym głosem: Nie wierzysz? Zwrócił się do niej perty. Jessica miała ochotę się uśmiechnąć, ale moment był chyba zbyt poważny. Żołnierz trzymał ręce zaledwie kilka centymetrów nad ramionami Eugena, gotów w każdej sekundzie chwycić za nie, co nie robiło na tym dzieciaku najmniejszego wrażenia. Prezydent uśmiechnęła się urzędowo, lecz nie zdążyła nic powiedzieć, ponieważ on mówił dalej. Wciąż nie wierzysz w to, co usłyszałaś i co zobaczyłaś. Tak, jak połowa twoich ludzi. To wszystko jest rozdmuchane, myślisz sobie, i wcale nie takie straszne. Cudu też w tym nie widzisz. Druga połowa jest bardziej przytomna i ma pełne spodnie ze strachu, albo gotuje się z wściekłości. Prezydent wciąż miała uśmiech na twarzy. Widzę, że jesteś wyjątkowo błyskotliwym chłopcem, powiedziała. Na tyle mądrym, żeby na własną rękę dojść, kim tak naprawdę jestem, odpowiedział Eugene, i wystarczająco rozgarniętym, aby zrobić to tak, żeby oni, w tym momencie wskazał na Karę i Stanley'a, niczego się nawet nie domyślili i zdecydowanie mądrzejszym niż planowali uśmiechnął się ironicznie do prezydent a także znacznie mądrzejszym od ciebie. Uśmiech na ustach prezydent zmienił się w sztuczny grymas, ale znów nie zdążyła się odezwać, ponieważ chłopiec kontynuował. Jestem nie tylko mądry, ale jestem też nowym gatunkiem. No, może nie do końca, ale prawie, wzruszył ramionami. Ale jakoś ze sobą wytrzymamy, rzekł głośniej niż dotąd, zwracając się także do wszystkich zebranych za plecami prezydent. Ci goście, Ponownie wskazał na dwójkę naukowców. Wymyślili już w tym celu masę odpowiednich programów. Najwyraźniej napawał się widokiem ich osłupiałych twarzy. Tak, tak, wiem dużo więcej niż myślicie. Powinniście lepiej zabezpieczać swoje systemy IT. Włamanie się do nich było dziecinnie proste. Roześmiał się. Drobna gra słów. Tak czy inaczej, te plany są, po pierwsze, sformułowane trochę jednowymiarowo z waszego punktu widzenia brak w nich naszej perspektywy. Poza tym zakładacie zdecydowanie zbyt wolny proces rozwoju, dlatego musimy je opracować na nowo. Jessica z coraz większą fascynacją i jednocześnie z narastającym niepokojem śledziła wywód Eugena. Te emocje wywoływał uderzający kontrast między jego dziecięcym wyglądem, piskliwym, cienkim głosem małego chłopca, a starannie dobranymi, dojrzałymi sformułowaniami. To nie był język dziecka. Bez trudu, bez choćby najmniejszej słownej potyczki, odebrał przywódczyni wolnego świata władzę i sam wytyczył ramy dyskusji. Jessice zdarzało się nieraz być świadkiem popisów hełpliwości własnego syna, całkiem nieporadnych, bezsensownych, słodkich, albo nawet ostrych, ale w sumie niegroźnych, nie niebezpiecznych. To, co widziała w wykonaniu Eugina, było czymś zupełnie innym, poczuła ciarki na plecach. Żebyś nie odłożyła tego na niewiadomo kiedy, zrobimy to tutaj wspólnie, oznajmił. Posłuchaj. — Masz na imię Eugene, tak? — prezydent próbowała przejąć inicjatywę. — No więc, Eugene, o tym zdecyduję raczej ja — przerwał jej bezczelnie swoim piskliwym głosem. — Ja o tym zdecyduję i nikt nie opuści terenu osiedla, dopóki się nie porozumiemy. — Sądzę — zaczęła znowu prezydent, podczas gdy uśmiech już całkowicie zniknął z jej twarzy. Natomiast Eugene uśmiechnął się jeszcze promienniej — w każdym razie taka jest moja sugestia, przerwał jej po raz kolejny, jakby była jakąś uciążliwą zrzędą. Jessica nie mogła się nadziwić, że prezydent mu na to pozwala. Jeśli miała być wątpliwości, dlaczego powinniście tu zostać, obejrzyjcie sobie projekt 671F łamany na 23A w materiałach Jill. I pamiętajcie, że w New Garden to już się zaczęło. Jessica zerknęła na Karę, ale ona jedynie bezradnie wzruszyła ramionami. — Powiem tylko tyle. — Kendra — dodał Eugene niemal ze złośliwą satysfakcją, powodując, że Jessica znowu przeszył dreszcz. Może ostrzeżenie zostawione przez Jill było uzasadnione? Czy też oni oboje są siebie warci? — Eugene powiedziała Jessica, świadoma ryzyka, że włącza się do rozmowy w momencie niekorzystnym dla prezydent. Ale może chłopiec, upojony własną wyższością, da się zaskoczyć. Czy wiesz, gdzie jest Jill? Pytanie najwyraźniej go zirytowało, lecz po chwili konsternacji odpowiedział opryskliwie. Przecież nie jestem jej stróżem. Najchętniej wtrąciłabym tego smarkacza do lochu i zostawiła w nim o chlebie i wodzie, parsknęła prezydent już po wyjściu z domu otoczona wianuszkiem swoich ludzi. Co on sobie wyobraża? Na oczach wszystkich robi ze mnie marionetkę? Następnie zwróciła się ostro do ricza. O jakich projektach mówił ten bengard? Przypuszczalnie o materiałach tamtej dziewczyny z MIT, które niedawno zostały odkryte, odpowiedział nieśmiało profesor. To oni jeszcze ich nie przeanalizowali? Powstała ich niesamowita ilość. Właśnie staramy się uzyskać wstępną orientację. Teraz przynajmniej wiecie, czego macie szukać w następnej kolejności. Ile może potrwać, zanim dojdziecie do jakichś przydatnych wniosków? Jeżeli coś znajdziemy, prawdopodobnie już w ciągu godziny będziemy w stanie sformułować pierwsze konkluzje. Zaznaczam jeżeli. No to znajdźcie coś. I skróćcie godzinę do trzydziestu minut. Prezydent odwróciła się jeszcze raz w stronę domu i oparłszy ręce na biodrach rzuciła A co zrobimy z tym bezczelnym bachorem? Tak czy inaczej przydałaby mu się porządna lekcja. On bawi się z nami w kotka i myszkę, zauważyła Jessica. Zdradza jedynie to, co mu pasuje i kiedy mu pasuje. Nie mamy za co go ukarać. Bzdura! Przecież nie możemy pozwolić, żeby ten smarka czy wodził nas za nos. Ludzie, mamy dowody. To stąd wyszedł zabójczy wirus. A jeżeli tutaj, preparowana jest jeszcze całkiem inna broń biologiczna? Gorzej, tutaj produkuje się dzieci na zamówienie. Ciekawa ocena, przemknęło Jessice przez głowę. A ten chłopak wie mnóstwo o tym wszystkim. Mam wrażenie, że częściowo chyba nawet więcej niż jego twórcy. To jest ewidentny stan wyjątkowy i jako taki wymaga nadzwyczajnych działań. Jessica przyjęła tę reprymendę z powściąganą złością. W istniejącej sytuacji bowiem nie było dla niej dobrego wyjścia. Jeżeli trzymała się przepisów, zarzucano jej, jak choćby w tej chwili, brak inicjatywy i niedostateczną stanowczość. Gdyby surowiej obeszła się z Jurdinem, też pewnie naraziłaby się na krytykę. Taka praca. Proszę się postarać, żeby zdradził, co wie, zażądała prezydent. Odizolujcie go od reszty. Przesłuchajcie ostrzej niż do tej pory. W którymś momencie rozwiąże mu się język. W końcu to nie jest wytresowany terrorysta, przygotowany do przesłuchań, albo niech zrobi to za was ktoś inny, jeśli uważacie, że potrafi to lepiej. Generale? Do dyspozycji, pani prezydent. Jessica poczuła, że chyba pobladła. Ostre przesłuchanie? To nie jest wytresowany terrorysta? O jakich metodach myśli ta kobieta? Czy ona naprawdę sugeruje zastosowanie tortur wobec dziesięciolatka? Co za absurdalny pomysł. Poza tym przecież wiadomo, że w wyniku tortur nie uzyskuje się żadnych przydatnych informacji, ponieważ jest to tylko sposób zaspokojenia niskiej rządy zemsty i perwersyjnych fantazji o przemocy. Zarówno w jego przypadku, jak i w przypadku każdego podejrzanego, najbardziej wiarygodne informacje można zdobyć poprzez budowę zaufania. Ta szkoła rzeczywiście cudownie się nam sprawdziła, wtrącił szyderczo Jaylin. Jeszcze on wbija mi nóż w plecy pomyślała Jessica, a głośno dodała: W końcu to jednak dziecko! Po jednej stronie jest on, a po drugiej setki milionów Amerykanów, zauważyła prezydent. Kto jest ważniejszy? To pani powinna wiedzieć najlepiej, przemknęło Jessice przez głowę. Chodzi o prawa człowieka. Kto odmawia ich jednej osobie, nie obroni ich dla nikogo. On ma swoje prawa, zwłaszcza jako dziecko. Przedyskutujemy to później, odpowiedziała prezydent, już nieco bardziej opanowana. Po tym wszystkim, czego się dowiedziałam, nasuwa się pytanie, czy on jest dzieckiem, czy człowiekiem. Kim on w ogóle jest? Panowie! Zwróciła się do towarzyszącej jej ekipy i ruszyła razem ze wszystkimi w kierunku czekających pojazdów elektrycznych. W ostatniej chwili rzuciła jeszcze w stronę Jessiki. Mam nadzieję, że nie zrozumiała mnie pani źle. Akurat to Jessica zrozumiała bezbłędnie. Prezydent niczego jej nie rozkazała. Oficjalnie. Jessica i dwóch ludzi z FBI zaprowadzili Eugina do sali przesłuchań. Rozkaz był jednoznaczny, odizolować go. Tego polecenia Jessica nie mogła ani źle zrozumieć, ani odmówić jego wykonania. Ale zaufania u chłopca w ten sposób nie wzbudził. Ona i Eugene w tym samym momencie zauważyli, że kamery w rogach pod sufitem są zasłonięte. Co to jest? Spytali oboje chórem funkcjonariuszy FBI. Chociaż ona oczywiście nie miała wątpliwości, czemu to miało służyć, pokazaniu chłopcu, na co się zanosi. Proszę je natychmiast odkryć, rozkazała. Ale zaczął jeden z mężczyzn, ona jednak przerwała mu z furią. Powiedziałam natychmiast. Zabawa w dobrego i złego policjanta? spytał Eugene. Wydawał się niewzruszenie spokojny. Tutaj nie ma złych policjantów, oznajmiła zdecydowanie Jessica. Dziękuję, powiedziała chłodno do obu funkcjonariuszy, gdy ci w końcu odsłonili kamery, po czym kazała im natychmiast wyjść. Następnie usiadła przy stole, proponując, aby Eugene też to zrobił. Chłopak wolał jednak stać, z jedną ręką w kieszeni spodni, popatrzył na nią, rozejrzał się dookoła, zerknął na kamery, potem znowu na nią. Bardzo zdenerwowałeś panią prezydent, powiedziała. Jeśli to prawda, to znaczy, że nie umie panować nad sobą i zupełnie nie nadaje się na to stanowisko, odparł Eugene. Dosadne słowa były konieczne. Ona chyba nie do końca zrozumiała, o co w tym wszystkim chodzi. A czy w ogóle jest ktoś, kto rozumie? Pomyślała Jessica. Jeżeli kamery w tym momencie pracowały, operatorzy musieli nieźle się bawić albo wręcz przeciwnie, oburzać na tego gagatka. Tak czy inaczej, prezydent wcześniej czy później usłyszy te kolejne prowokacje. Eugene doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Usiadł w końcu i przetarł sobie oczy. Jestem zmęczony, przyznał. Miał zaczerwienione powieki i nagle stał się małym dzieckiem. Już raz posłużył się przy niej takim trikiem, ale może tym razem nie grał. Zrobiło się późno. Na myśl o tym Jessica stłumiła ziewanie. Ile godzin spała w sumie w ciągu ostatnich kilku dni? Ja też, powiedziała ze współczuciem. Jeśli powiesz nam, co wiesz, będziesz mógł zaraz iść do łóżka, bo przecież sam przyznałeś, pani prezydent, że wiesz mnóstwo. Będę rozmawiał tylko z nią, oświadczył jak rozkapryszone dziecko. To niezbyt miłe, wtrąciła Jessica. Przecież ja też cię słucham. Eugene spojrzał na nią znudzony. Co chcesz wiedzieć? spytał cicho. Byle nie popełnić teraz żadnego błędu, zacząć od znajomych, mniej niebezpiecznych tematów. Czy wiesz, kto zmodyfikował genom Kendry? Ja, odrzekł wzruszając ramionami. Przecież Wolfson już to powiedział. Jak to zrobiłeś? W laboratoriach szkolnych. Tam nikt nic nie sprawdza. I co dokładnie zrobiłeś? To zbyt skomplikowane dla ciebie. Gnojek, mam uwierzyć na słowo. Potrzebowała dowodów, informacji, które mógł mieć tylko on. Spróbuj mi wyjaśnić. Jutro, bąknął, po czym położył ręce na stole, oparł na nich głowę i zamknął oczy. Albo, powiem prezydent, teraz muszę się przespać. Jessica przyglądała mu się przez kilka sekund. Śpiące dzieci zawsze budziły w niej opiekuńcze uczucia, ale w tym przypadku nie mogła mieć pewności. Czy on znowu jej nie oszukuje, czy powinna zabronić mu spać? Zmęczone dzieci są nieznośne, dobrze to wiedziała z własnego doświadczenia. Jeśli on naprawdę jest zmęczony, i tak by nic z niego nie wyciągnęła, a jeśli blefuje, przecież podobno wystarczają mu zaledwie trzy godziny snu na dobę. Eugene. Spytała i potrząsnęła go delikatnie za ramię. Jeszcze nie skończyliśmy. Mały poruszył się lekko, ale nie podniósł głowy ani nie otworzył oczu, tylko wydał z siebie słabe: Hmm, hmm, hmm. Odmawianie snu było jedną z metod tortur. Jessica wstała po cichu i opuściła salkę. Rozdział 76 W Stanach Zjednoczonych takie eksperymenty nigdy nie były wyraźnie zakazane wyjaśniał Donald Blitters, profesor prawa na Yale, gdy Jessica weszła do sali konferencyjnej. Zabronione jest wspieranie tego rodzaju doświadczeń z pieniędzy publicznych. Prywatnie wolno finansować co się chce tyle że Agencja Żywności i Leków musi każdorazowo wydać zezwolenie na testy z organizmami modyfikowanymi genetycznie. W przypadku, o którym mowa, najprawdopodobniej naruszono ten przepis. Wszelkie dyskusje są jednak w tym momencie bezprzedmiotowe, ponieważ te dzieci już się urodziły. No właśnie, pomyślała Jessica, tak samo jak moje. Które w przyszłości staną się obiektami kpin ze strony Judzina i jemu podobnych? Blitters zamilkł, a oczy wszystkich skierowały się na nią, ponieważ prezydent niezbyt dyskretnie przywołała ją do siebie. Po cichu spytała o przebieg rozmowy. — Musi odpocząć — odpowiedziała Jessica, wymijająco, nie kłamiąc. — I chcę mówić tylko z panią. — Jeszcze bezczelnie stawia warunki. Była pani odpowiednio ostra wobec niego? — Stosownie do sytuacji — odparła, po czym usiadła przy drugim końcu stołu. Blitters, który nie bez irytacji śledził ich wymianę zdań, kontynuował. — Stoimy zatem wobec pytania — i co teraz? Stoimy wobec znacznie ważniejszego pytania, wtrącił George Vanaskoukis, profesor filozofii i etyki na Uniwersytecie Stanforda. Oto bowiem granice istoty człowieczeństwa zostały zdefiniowane na nowo i w przyszłości będą przesuwać się dalej, po obu stronach. Czy te dzieci są jeszcze ludźmi w tradycyjnym sensie? A jeśli nie, kim zatem są? Czy można stosować do nich prawa człowieka? Jeśli zaś one są nowymi ludźmi, to kim jesteśmy my? O ile opisy i nagrania oddają prawdę, niebawem my będziemy dla nich na tym samym poziomie, na jakim dzisiaj dla nas znajduje się młodsze rodzeństwo czy rezolutne małpy człekokształtne. Czy w takim razie będziemy jeszcze podlegać prawom człowieka? A to jest dopiero początek. Nonsens. Zagrzmiał Reginald Opford, również profesor etyki, tylko z Harvardu. Jego spory zwaną Skałkisem były już legendarne. — Oczywiście, że my wszyscy jesteśmy ludźmi. — Czy to filozofowie określają, kto jest człowiekiem? — wtrącił Rich. — Może pozostawią to panowie fachowcom, takim jak my, biolodzy. Opford roześmiał się szyderczo. Fachowcom, którzy jeszcze do niedawna, wręcz kilka godzin temu, przekonywali nas, że dzieci niejako szyte na miarę pojawią się na świecie najwcześniej za kilkadziesiąt lat, a prawdopodobnie jeszcze później albo wcale. Tych ekspertów ma pan na myśli? Ha. Panu nie pozwoliłbym nawet wyprowadzić swojego psa na spacer. Kropka, pomyślała Jessica. — A może panie i panowie biolodzy chcieliby uznać te dzieci za gatunek inwazyjny? — awanturował się dalej Opford. — Jak króliki w Australii czy szopy pracze w Europie? — Albo filozofowie i teolodzy w biologii — odciął się Rich. — Drodzy państwo, proponuję, abyśmy przede wszystkim skoncentrowali się na opcjach bezpośredniego działania. — Blitter podjął próbę uspokojenia dyskusji. — Widzę pięć możliwości. Pierwsza, pozostawiamy sprawy własnemu biegowi, być może nie jest to rozwiązanie wcale niegodne uwagi, po dzisiejszej akcji na wielką skalę wcześniej czy później wszystko wyjdzie na jaw. I wtedy wybuchnie żarliwa debata na całym świecie, nie obejdzie się też bez burzy, wywołanej z jednej strony przez chętnych i zainteresowanych rodziców, a z drugiej przez przeciwników tego procesu. Może dochodzić nawet do gwałtownych ataków, z czego musimy zdawać sobie sprawę. Druga możliwość, za którą w taki czy inny sposób na razie bym się opowiadał, to tymczasowe moratorium, izolacja i utrzymanie w tajemnicy, co nie będzie łatwe, ale powinno być możliwe. Pod warunkiem, że ta dziewczyna zostanie znaleziona, zanim nabroi jeszcze więcej, tajemnica powinna obowiązywać aż do momentu, dopóki nie podejmiemy dalekosiężnych decyzji. Trzeci wariant. Przejęcie ośrodka przez państwo, aby po cichu przeanalizować know-how i ewentualnie rozwijać wszystko dalej. Pod względem prawnym rozwiązanie nieco problematyczne, ale przypuszczalnie do przeprowadzenia. Ponadto należałoby wyjaśnić też następującą kwestię: rozwijać wszystko dalej w jakim celu? Czy dla optymalizacji, oczywiście w cudzysłowie, amerykańskiego społeczeństwa, populacji światowej, jakiejś małej elity? tylko określonych wartości, na przykład w celach militarnych? Czwarta możliwość rozwinąć program perspektywiczny i w sposób planowy go upowszechnić, tylko to wymagałoby cholernie dobrego przygotowania. Czy nowa technologia miałaby być dostępna dla wszystkich? Pod jakimi warunkami? Jak to przeprowadzić? Jakie prawa i obowiązki mieliby rodzice przy wyborze przyszłych cech swoich dzieci, czy w ogóle mieliby jakikolwiek? w jaki sposób ludzie o tak różnych umiejętnościach koegzystowaliby ze sobą w przyszłości? Jak szybko należy dopuścić do takiego procesu, czy da się nim sterować? To zaledwie część nasuwających się pytań. Już sama dyskusja i przygotowanie przepisów prawnych zajęłyby, oceniając realistycznie, lata, a właściwie dziesięciolecia. W jaki sposób utrzymać w tajemnicy projekt o tak doniosłym wymiarze w razie ewentualnych zmian ekip sprawujących władzę i administracji rządowej, nie wspominając już o implikacjach międzynarodowych? Czy zapewnimy dostęp do naszej technologii całemu światu? Czy w ogóle możemy nie dopuścić do tego, aby świat ją pozyskał albo ją sobie przywłaszczył? Prawdopodobnie nie. A to oznacza, że nakreślone kwestie musiałyby zostać wyjaśnione na poziomie międzynarodowym. Może pan zapomnieć o milczeniu, powiedziała prezydent. Utrzymanie tego w tajemnicy nie jest w długiej perspektywie możliwe. Też tak sądzę, potwierdził Peters. Istnieje oczywiście jeszcze piąta opcja, ale od razu chcę zaznaczyć: Dla mnie jest nie do przyjęcia i wspominam o niej jedynie gwoli ścisłości. Uśmiercimy wszystkich zaangażowanych, włącznie z dziećmi, rodzicami i naukowcami, spopielimy wszystkie materiały, a resztki zatopimy w najgłębszym miejscu oceanu, uprzedził go generał. Nie wchodzi w rachubę, oznajmiła prezydent zdecydowanie. Mówimy, o ile mi wiadomo, o ponad tysiącu amerykańskich obywateli, w tym o dzieciach, niewinnych cywilach. Gdzie indziej nie mamy z tym problemów, szepnął Rich tak aby prezydent go nie usłyszała. Czy osoby cywilne są niewinne, to dopiero się okaże, zauważył Opford. Może popełnili przestępstwo, wyrażając zgodę na ofertę, albo rodząc takie dziecko. Wobec tego wariant łagodniejszy, uzupełnił generał. Wszyscy zaangażowani do końca życia pozostaną internowani w miejscu odosobnionym i nieznanym opinii publicznej. W takim Guantanamo dla milionerów? zadrwił Rich. Interesujący. Na razie, tak czy inaczej, trzeba będzie tak zrobić, kontynuował niewzruszenie generał, aby sprawę trzymać pod kluczem i mieć nad nią kontrolę. Autorzy tego przedsięwzięcia muszą bezzwłocznie przekazać nam dane wszystkich osób wtajemniczonych spoza New Garden, to znaczy przede wszystkim kobiet w ciąży i młodych rodziców, oraz włączonych w cały proces pracowników klinik położniczych, abyśmy jak najszybciej mogli ich wszystkich wyłowić. Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na jakąkolwiek decyzję, stwierdziła prezydent. Jak słusznie zauważył profesor Blitters, najpierw należy wyjaśnić liczne kwestie. Ponadto. Jest pani potrzebna na zewnątrz. Jessica usłyszała szept w słuchawce umieszczonej w uchu. Pilnie. Nauczyła się już, że wszelkie zebrania i narady należy opuszczać bez oznak zdenerwowania i bez podniecenia, nawet jeśli działo się coś bardzo niepokojącego. O co chodzi? Spytała już za drzwiami. Mamy bunt gości. No i żołnierze nie dadzą sobie z nimi rady? Pułkownik Lawson mówi, że powinna pani zobaczyć to osobiście. Jadalnia była bliżej niż centrum bezpieczeństwa, dlatego Jessica pojechała od razu na miejsce. Równocześnie z nią przybył także Lawson. Już na dworze dało się słyszeć wrzawę. Mimo zamkniętych drzwi ze środka dobiegały wrzaski i krzyki zlewające się w jeden wielki jazgot. "Żołnierze trzymali broń skierowaną w stronę ludzi. Raz po raz z tłumu leciały w ich kierunku jakieś naczynia, które nad ich schowanymi w ramiona głowami roztrzaskiwały się z hukiem o ściany." Mundurowi wydawali się wyraźnie zdezorientowani, bo przed nimi wrzeli nie islamscy terroryści, ani wynędzniałe ofiary wojny odgrażające się w niezrozumiałych językach, ani też mieszkańcy slumsów, plądrujący sklepy i wywołujący uliczne burdy po rasistowskich przestępstwach popełnionych przez policję, mówiąc krótko, to nie byli ich tradycyjni przeciwnicy. Niewykluczone, że nawet czuli się zaskoczeni, że ci dystyngowani i majętni ludzie zachowują się dokładnie tak samo jak tamci. Jessica była ciekawa, co aż tak bardzo ich rozjuszyło. Oprócz tego, oczywiście, że znowu od dwóch godzin są trzymani w zamknięciu bez podania przyczyn. Próbujemy ich uspokoić już od pół godziny powiedział Lawson. Bezskutecznie. Jessica gwałtownie pchnęła drzwi. Ujrzała przed sobą chaos rozpalonych twarzy, potarganych włosów, wymachujących ramion, a w nozdrza uderzył ją smród strachu, potu i wymiocin. Wiedziała, że potrafi krzyknąć zdecydowanie głośniej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać po kobiecie o tak kruchej postaci. Co tu się dzieje? wrzasnęła ile sił w płucach. Taktyka zaskoczenia podziałała. Na chwilę cała sala zamarła, Jessica wykorzystała moment i wskazała na wysokiego wysportowanego mężczyznę w pierwszych szeregach rozwścieczonej hordy. Pan, proszę mi powiedzieć, czego chcą ci ludzie. Z tłumu nagle uszła złość, a wskazany wysunął się przed pozostałych. Mike Kosz, przedstawił się, musimy porozmawiać z doktorem Wintorpem. Zaraz. Przede wszystkim musicie stosować się do poleceń żołnierzy. Jessica przypomniała zasady obowiązującego porządku. Obecnie mamy inne priorytety niż wasze rozmowy z doktorem Wintorpem. Kosz odwrócił się i dał znak ręką komuś z tłumu. Greg! Dryblasowaty trzydziestokilkulatek zaczął przedzierać się przez zwarte skupisko ludzi, niosąc na jednym przedramieniu otwarty laptop, a w drugiej ręce trzymając podłączony do niego zewnętrzny dysk. Stanąwszy przy koszu, odwrócił w stronę Jessiki ekran komputera i powiedział Może to zmieni wasze priorytety. Początkowo Helen nie chciała się zgodzić, kiedy usłyszała, dokąd mają pójść. Do prezydent, osobiście. A więc to dlatego trzymali ich pod kluczem. Nędzny makijaż miała rozmazany na twarzy, oczy zaczerwienione. Grek i Mike błagali ją i Dianę, żeby nie oglądały tamtych zdjęć. Za wszelką cenę starali się bronić im dostępu do laptopa, ale Diana i Helen, sądząc, że to jakiś żart, w końcu przechytrzyły ich obu. Prawie wszystkie kobiety albo poprzedniego dnia, albo rano poddały się zabiegowi implantacji zapłodnionych komórek jajowych. Już na widok pierwszych zdjęć pobladły. Wiele z nich nie chciało oglądać dalej. Inne klikały w kolejne i mówiły coś drżącymi głosami. Niektóre zwróciły niedawną kolację. Nie jedna się rozpłakała. Tak jak teraz, gdy Jessica Roberts prezentowała te same zdjęcia prezydent, członkom komisji etyki i garstce naukowców skupionych wokół „Wintorpa”. Przyprowadziła ze sobą jako reprezentantów Helen, Diane, Grega, Majka i dwie inne pary. Helen była w stanie pokazać się ludziom tylko dzięki Dianie, która pomogła jej doprowadzić się jako tako do porządku. Zdjęcia pochodzą z dużo wcześniejszych faz projektu krzyknął w końcu „Wintorp”. Po czym zwrócił się do kobiet: Nie muszą się panie niczego bać. Do tych poronień doszło w pierwszych tygodniach ciąży. Nigdy żadne dziecko nie przyszło na świat z takimi deformacjami. Żadne nie przeżyłoby w takim stanie. Helen przełknęła kilkakrotnie ślinę, aby nie zymiotować. Pan nas okłamał! wrzasnęła któraś z kobiet łamiącym się głosem. Mówił pan, że nasze dzieci będą zdrowe. Pozostałe wturowały jej równie głośno, ale Wintorp nie dał wyprowadzić się z równowagi. I nadal tak twierdzę. Urodzicie zdrowe dzieci. Te fotografie mówią co innego. To oczywiste, że ze względów badawczych dokumentowaliśmy wszystkie przypadki, aby ciągle się doskonalić. Teraz jesteśmy już nieomylni, o czym zresztą mogliście się przekonać, patrząc na nasze dzieci. A ile urodziło się zdeformowanych? spytała chłodno prezydent. Również ona nie zdołała zburzyć odrażającego spokoju Intorpa. Ani jedno. To znaczy, że dzieci albo rozwijały się zgodnie z życzeniami, albo umierały we wczesnym stadium w brzuchu matki. Tak, potwierdził doktor z niemal niezauważalnym ociąganiem. Helen na szczęście siedziała. Tyle, że nie zawsze bez pomocy, dodała Kara Mowelli mimo lodowatego spojrzenia swojego przełożonego, kontynuowała. Kiedy dochodziło do negatywnych zmian, przerywaliśmy ciąże, tak jak robi to obecnie większość rodziców, jeśli w przebiegu ciąży zostaną stwierdzone nieprawidłowości. Helen i Greg też odbyli ze sobą taką dyskusję. Co zrobią, jeżeli? Skłaniali się ku aborcji. Na myśl o tym Helen poczuła gulę w gardle, a jej ciało było jak napięta, bliska pęknięcia struna. Świadomie dopuszczaliście do tych deformacji, stwierdziła prezydent. Zrobiliście z tych dzieci zwierzątka doświadczalne. To nie były dzieci, tylko skupiska komórek i zarodki, zwykle w bardzo wczesnych stadiach rozwoju, skorygował Winter. I żadne zwierzątka. Ludzie doświadczalni, odparowała prezydent. To chyba precyzyjniejsze określenie. Helen poczuła się nieco podniesiona na duchu, gdy nawet ktoś tak opanowany jak prezydent stracił zimną krew. Gdybyśmy czekali na wyniki dyskusji pani komisji etyki, nigdy nie osiągnęlibyśmy żadnych rezultatów, odparł lekceważąco Wintorp. W niektórych przypadkach taki może być sens istnienia owej komisji i jej dyskusji, odpowiedziała prezydent. To prawda, pomyślała Helen, nie wolna jednak od wyrzutów sumienia bo przecież ona skorzystała z rezultatu przeprowadzonych tu eksperymentów. Nagle jej ciało ogarnęło niepowstrzymane drżenie. Grek, który od razu to zauważył, otoczył ją ramieniem i przytulił do siebie. Podtrzymuję to, co już powiedziałem. Nasze wyniki są konkretne i namacalne. Jak najbardziej. Na przykład dziesięciolatka, nad której działaniami nie ma pan żadnej kontroli. Poza tym prawdopodobnie nielegalnie wprowadzone do obrotu organizmy zmodyfikowane genetycznie, spersonalizowane śmiertelne wirusy i kto wie, co pojawi się jeszcze. Przyznaję, to ciekawe. A dzieci, które tu wszyscy widzą, one się dla Pani nie liczą? Może warto jednak spojrzeć na to, co pozytywne. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, to chciał Pan powiedzieć? Zadrwiła prezydent. Myślę, że o stratach kolateralnych kto jak kto, ale prezydent Stanów Zjednoczonych powinna wiedzieć najwięcej, odparował nieustraszenie Wintorp. Helen, śledząc te wymiany ciosów, czuła, że coraz bardziej zbiera jej się na wymioty. Czy to znak, że komórki jajowe już się zagnieździły? Czy to te słynne poranne mdłości, mimo że jest środek nocy? Mało prawdopodobne. Odłóżcie te kłótnie na później. Wypaliła, nie przejmując się tym, do kogo się zwraca. Tu chodzi o nasze dzieci. Ona ma rację, przyznała o dziwo prezydent i zwróciła się do kary Mowelli. Może była nawet wdzięczna za pretekst do skończenia dyskusji. Pani jest chyba bardziej skłonna do współpracy. Proszę powiedzieć mi prawdę. Czy urodziły się też upośledzone dzieci? Nie, odpowiedziała Mowelli. Według Helen brzmiało to szczerze. Właściwie dlaczego nie? Spytał jeden ze starszych mężczyzn z otoczenia prezydent. Pardon, profesor Reginald Opford, dodał. Wiem, kim pan jest, rzekła kara. Na pańskie pytanie udzielił już odpowiedzi Stanley, z tego samego powodu, z jakiego dzisiaj większość rodziców decyduje się na aborcję, aby oszczędzić sobie i dziecku niepotrzebnych cierpień i obciążeń. Życzę powodzenia w dyskusji ze stowarzyszeniami osób upośledzonych. Te dyskusje prowadzono już na długo przed nami, odparła Kara. Teraz czekają nas zupełnie inne debaty. Dla tych dzieci to my jesteśmy opóźnieni w rozwoju. Helen znów poczuła wzbierające dłości. Rozdział 77 To jest projekt 671F łamany na 23A, powiedział Rich do prezydent. Cała ekipa zebrała się w jednym z laboratoriów przed dużym ekranem na ścianie, na którym Rich wyświetlał modele i symulacje Jill. Jeśli to zadziała, będzie czymś wyjątkowym. To kolejna rzecz, nad którą właśnie pracują naukowcy z całego świata – Tyle, że są dopiero na początku drogi. Zamiast miniaturyzować maszyny w ramach tzw. nanotechnologii, coraz częściej podejmowane są próby instrumentalizacji mikroorganizmów. Z pewnością znane jest Państwu pojęcie biologizacja przemysłu. W przypadku projektu 671F łamane na 23A, Jill eksperymentowała in silico, czyli w komputerze, z wirusem stanowiącym swego rodzaju mikromaszynę. Musimy jeszcze przyjrzeć się tej pracy szczegółowo, ale sądząc po tym, co znaleźliśmy dotychczas, wygląda to następująco. Dotknąwszy palcem wyświetlacza na swoim tablecie, odwrócił na dużym ekranie kolorowy model kulkowy. To jest zmodyfikowany genom wirusa grypy, zasadniczo zaraża wszystkich kobiety, mężczyzn, dzieci, tak więc każdy może być jego nosicielem. Czerwone fragmenty są włączone dodatkowo lub zastępują sekwencje pierwotne. Wyposażają one ten wirus w wiele uzupełniających atrybutów. Po pierwsze, zwiększają stopień jego zakaźności, co znaczy, że ten konkretny wirus jest znacznie bardziej infekcyjny niż zwykła grypa. Po drugie, Został on w dużej mierze pozbawiony cech generujących symptomy. W konsekwencji czego osoba nim zarażona będzie miała może lekki katar albo poczuje drapanie w gardle, czyli nic nadzwyczajnego. Żadnej gorączki, żadnego leżenia w łóżku. Bardzo możliwe, że infekcja w ogóle nie zostanie zauważona. Po trzecie, ten genom posiada sekwencje znane nam z wirusów występujących w całym organizmie. Dobrym przykładem tutaj jest choćby wirus eboli. U niektórych ludzi, którzy przeżyli ebole i nie wykazywali już żadnych objawów choroby, w określonych częściach ciała, po roku albo nawet później, stwierdzono masę wirusów, między innymi w oczach i w jądrach. Ta wizja wydała się Jessice potworna. W niniejszym kontekście szczególnie interesujące dla nas są jądra, kontynuował Rich. Korzystając z tabletu, podświetlił czerwoną sekwencję. I tak oto dotarliśmy do czwartego atrybutu. Jeśli po wstępnej analizie właściwie zinterpretowaliśmy dokumenty autorstwa tej dziewczyny, a nie ulega wątpliwości, że musimy wszystko precyzyjnie zweryfikować, co wymaga czasu, ten fragment genomu umożliwia wirusowi zaczepienie się w jądrach na konkretnych komórkach, na tak zwanych spermatocytach. Czyli na komórkach, z których powstają męskie plemniki? Chciała się upewnić Jessica. Tak. I co wirus tam robi? Wszczepia do genomu tych komórek nowe sekwencje. O ile dobrze zrozumiałem, wprowadza mutacje dokonane przez doktora Wintorpa i jego zespół w genomach zmodyfikowanych genetycznie dzieci. Chce pan mi powiedzieć, że ten wirus w zakażonych męskich jądrach zrobi to samo ze spermatocytami, do czego dr Wintorp i jego trupa doprowadzili eksperymentując w próbówce na zapłodnionych komórkach jajowych? spytała z niedowierzaniem prezydent. Dokładnie. O mój Boże, też tak uważam. Ten, kto potrafi wymyślić coś takiego, pewnie jest także w stanie stworzyć śmiertelny wirus, który zabił Jacka Dumbrighta. Niewątpliwie. Prezydent pokręciła głową. To jest jakiś koszmar. Ale dla wielu biogenetyków i genetyków molekularnych niedościgłe marzenie, dodał Rich. Ale na tym nie koniec, bo Jill dodała jeszcze jedną właściwość. Normalnie należałoby się spodziewać, że tylko część potomstwa spłodzonego przez zakażonego mężczyznę odziedziczy tę mutację, bo przecież połowa materiału genetycznego pochodzi nadal od wolnej od wirusa matki. Tymczasem Jill wszczepiła za pomocą metody CRISPR-Cas9 napęd genowy. Co takiego? Mówiąc krótko, Klemnik, wnikając do żeńskiej komórki jajowej, może wszczepić nowe właściwości także w materiał genetyczny pochodzący od matki. Wskutek czego dziecko tak czy inaczej odziedziczy te zmiany, wywnioskowała prezydent, i przekaże je dalej. Właśnie tak. I każda kolejna generacja przejmie te mutacje w stu procentach, włącznie ze zdolnością przenoszenia ich na części genomu niezakażonych rodziców. Znaleźliśmy wskazówki w materiałach Jill, z których wynika, że z powodzeniem przetestowała już tę technikę na zwierzętach. Prezydent mimowoli wybuchnęła histerycznym śmiechem. Pozwoli pan, że podsumuję, powiedziała po chwili. To dziecko stworzyło wyjątkowo zaraźliwy wirus, produkujący dzieci o pożądanych cechach. A jej mały brat twierdzi, że wirus ten został już uwolniony w Newgarden. Prezydent musiała przez chwilę zastanowić się nad ostatnią uwagą. Czyli on twierdzi, dotarło do niej wreszcie, że my wszyscy możemy być już nim zarażeni? W sali zaległa cisza. Moglibyśmy, potwierdził Rich. Na razie nie wiadomo nawet, czy ten wirus w ogóle istnieje in vivo, czy jedynie pod postacią modelu komputerowego. Może ten mały blefuje. Z tego ośrodka, będącego miejscem hodowli dotychczas niewyobrażalnych, genetycznie zmodyfikowanych dzieci, zostaje uwolniony, do tej pory również nierealny, spersonalizowany zabójczy wirus. Jedno z tych dzieciaków od lat pokryjomu prowadzi niesamowicie skomplikowane eksperymenty. Inne z kolei wie dosłownie wszystko o działalności doktora, chociaż nie powinno wiedzieć nic. I pan uważa, że to tylko blef? Powiedziałem, może. Boże drogi, szepnął ktoś z komisji etyki. Eugene ma z tym najmniej do czynienia, stwierdził Rich. Możemy sprawdzić, czy on blefuje? Spytała prezydent. Rich spojrzał zachęcająco na kierownika zespołu CDC. Znamy wirus grypy, na podstawie którego dzieci tworzyły niejako dla zabawy własne symulacje, zaczął wskazany przez Richa mężczyzna. Istnieje już test wykrywający jego obecność i to nawet szybki test, oparty na próbkach śliny. Musimy tylko sprawdzić wystarczająco dużo egzemplarzy. Właśnie szukamy najbliżej położonego dostawcy niestety niestety co? Infekcję wirusową da się stwierdzić dopiero po kilku dniach od zakażenia. Czy to znaczy, że mielibyśmy czekać tutaj kilka dni? Mężczyzna wzruszył bezradnie ramionami. Przynajmniej Jacka Wolfsona możemy sprawdzić od razu, zauważyła prezydent. Owszem, wobec tego trzeba to zrobić jak najszybciej. Już zaczęliśmy przygotowania, ale jakie znowu ale? spytała lodowatym tonem prezydent. Wiemy mniej więcej, czego szukamy, wtrącił Rich. W grupie katalogów, w której znajdował się przypadek 671F łamany na 23A, są też liczne inne modele i symulacje. 671 F łamane na 21, na 22, 24 i tak dalej, a każdy ma jeszcze różne podkategorie. Oczywiście na razie przejrzałem je jedynie pobieżnie. Przywołał na ekranie inny model spirali złożonej z kulek. Jessica nie zauważyła żadnej różnicy albo same różnice. Jill zaprojektowała najrozmaitsze kombinacje cech. W zależności od tego, który wirus jest uwolniony do środowiska, będzie wszczepiał w spermatocyty inne mutacje. Ale Eugene mówił o 671F łamane na 23A. Jakich właściwości dotyczy ten projekt? Ujmując najprościej: wzrostu, siły, wytrzymałości, potrzeby snu. Większość innych wirusów z tej serii także uwzględnia głównie te parametry. Różnice mogą kryć się w wariacjach tych właściwości. Jeżeli 671F łamane na 23A rzeczywiście istnieje i niektórzy z nas są już nim zarażeni, czyli komórki, o których Pan mówił, uległy już przekształceniu, czy to znaczy, że ten wirus zostanie uwolniony do otoczenia z chwilą, gdy opuścimy New Garden? spytała prezydent. Rich potaknął ruchem głowy. Superinteligencja, przewaga fizyczna i atrakcyjny wygląd będą się szerzyć jak zaraza. Dzień piąty. Rozdział siedemdziesiąty Gordon nawet nie usiadł, tylko ledwie wszedł, rzucił Darenowi Zonie, szefowi Drones for Food, wydruki zdjęć prosto na stół, na którym rozsypały się jak wachlarz. Wszystkie przedstawiały dwóch mężczyzn z dronem i dokumentowały ich jazdę do DFF. Zona zerwał się na równe nogi. Co to ma być? Myślałem, że nie operujecie w tym regionie, powiedział Gordon. A z tych zdjęć wynika co innego. Szef DFF przyjrzał się fotografiom. Oglądał po kolei, jedna za drugą, niektórym poświęcał więcej uwagi i kręcił głową, raczej z niedowierzaniem niż negująco, jak uznał w duchu Gordon. Potem mężczyzna sięgnął po telefon. Tu Darren, niech John i Haji przyjdą do mnie zaraz. Wskazał ręką na jedno z krzeseł przed biurkiem. Proszę. Gdy obaj usiedli, zaległa niezręczna cisza. Właściwie nie powinno to pana obchodzić, gdzie pracujemy odezwał się w końcu szef DFF. Właściwie nie, odparł Gordon, ale w tym przypadku złamano kilka przepisów, które mogłyby przynieść pana niewielkiej organizacji dosyć spore kłopoty, a osoby odpowiedzialne za to wykroczenie doprowadzić do więzienia. Więc chyba to powinno trochę pana obchodzić? Wystarczyło. Dalsze wyjaśnienia nie były potrzebne. Zjawili się dwaj wezwani pracownicy, Gordon rozpoznał ich od razu. To byli faceci ze zdjęć Anduelego, jeden przysadzisty, z ogoloną nałysoczaszką, i drugi chudy jak szczapa, o wyjątkowo dużych górnych zębach. Podeszli do stołu z nieufnymi minami. Daren bez słowa podsunął im zdjęcia ukazujące ich obu w polu przy załadowywaniu drona na pikapa i przy zdejmowaniu go z paki w bladym świetle lampy na tyłach siedziby DFF. Mężczyźni rzucili okiem na fotografię, a potem speszeni popatrzyli po sobie nawzajem. Możemy to wyjaśnić, powiedział wyższy. Mam nadzieję, bąknął Daren. To lot testowy wyjaśnił tamten ze wzruszeniem ramion. Jego zwierzchnik uśmiechnął się złowróżbnie. Lot testowy? Godzinę drogi stąd? Daleko poza granicami dopuszczalnej strefy? Jego lisi uśmiech stał się jeszcze szerszy. Posłuchaj, Haji. Ten dżentelmen za tobą twierdzi, że naruszyliście prawo. Do tego stopnia, że być może traficie do więzienia. Haji i John obejrzeli się przerażeni na Gordona, który jedynie uniósł brwi. To nie on ustanowił takie prawo. Chociaż na razie nie zdradził Darenowi o jakie przepisy w ogóle chodziło. Ale jeżeli dobrze go zrozumiałem, kontynuował szef DFF, mierząc Gordona wzrokiem, mógłby o wszystkim zapomnieć, jeśli powiecie mu prawdę. Czyż nie tak? Dodał, zwracając się bezpośrednio do gościa. Gordon skinął głową. Jeśli będę przekonany, że mówicie prawdę, mogę ewentualnie przymknąć na to oko, potwierdził. Rozdział 79. Kiedy obserwuję Eugena, nie mogę powstrzymać się od myśli, że powinni państwo zweryfikować swoją koncepcję wychowawczą, powiedziała Jessica do Kary i Stanleya Winterpa. Posłuszne dzieci według mnie zachowują się inaczej. Może, ale czy są niebywale bystre? Odparł Stanley. Te są od ciebie o połowę mniejsze, a już przerosły cię o głowę. Rich. Mały jest błyskotliwy, ale w tym przypadku wcale bym się nie zdziwił, gdyby blefował, powiedział Wintor. No bo jak miałby tutaj w tych warunkach stworzyć taki wirus? Eksperymenty w szkolnych laboratoriach są ściśle nadzorowane przez nauczycieli i pracowników naukowych. Gdyby nawet udało mu się za pośrednictwem Wolfsona zamówić gdzieś i przeszmuglować niezbędne genetyczne komponenty, co też nie byłoby proste, ale z małą kendrą mu się udało, przypomniał Rich. Tak czy owak, trzeba natychmiast powtórnie sprawdzić jego stanowisko w laboratorium. Raczej mało prawdopodobne, aby ukrył potrzebne instrumenty w swoim pokoju. Wykluczone, powiedziała Kara. Po tym dzieciaku można spodziewać się wszystkiego, wtrąciła prezydent. Lepiej sprawdźcie wszędzie. Czy wirus mógł zostać stworzony poza kompleksem? Spytał Rich. Przez Jill w Bostonie. – Mało prawdopodobne – odrzekła Kara. – Na uczelni musi stosować się do surowych reguł i podlega ścisłym kontrolom. W domu nie ma laboratorium, ponadto poza uniwersytetem jest bez przerwy monitorowana. Najzwyczajniej w świecie nie ma takich możliwości. – Wygląda na to, że jednak miała możliwość stworzyć, wyprodukować i rozesłać GMO kukurydzy, bawełny i kóz – zaoponował Rich. – A czegoś takiego nie dokona całkiem samodzielnie nawet cudowne dziecko. Zwłaszcza gdy prawie ciągle jest monitorowane. Jaki z tego wniosek? Ona musi mieć gdzieś laboratorium i współpracowników. FBI sprawdza właśnie drogę pieniędzy wychodzących z Bostonu, wtrąciła Jessica. Niech się pośpieszą, zażądała prezydent. To wszystko oznacza głos zabrał Rich, że są też współsprawcy całego procederu. Bo jeśli ktoś pracuje przy tworzeniu tych organizmów, to przecież wie, co robi. To nie są przestępcze programy IT, w których w przypadku zaprogramowania poszczególnych elementów można zlecić na przykład profesjonalnym freelancerom z całego świata łatwym do znalezienia w internecie. Ludziom, którzy nie mają pojęcia, jakiemu nadrzędnemu celowi służy ich robota, bo dopiero zleceniodawcy składają gdzieś te wszystkie klocki do kupy. Przy GMO na razie tak się nie da. Na razie wcześniej czy później będzie to możliwe, wyjaśnił Ricz. Jak wiadomo, obecnie można zamówić online wszelkie potrzebne narzędzia i materiał genetyczny. Da się też znaleźć w sieci wykonawcę specjalnych zleceń. W przyszłości to będzie potężny rynek. W tej chwili jednak mamy pilniejszy problem do rozwiązania. Trzeba ustalić, gdzie znajduje się laboratorium pracujące dla Jill i kto jest w nim zatrudniony. 6, 7, 1 i tak dalej. Uważasz, że to wszystko mogłoby produkować laboratorium Jill? Spytała Jessica. Rich z ociąganiem pokręcił głową. Jak wspomniałem, ona musiała mieć wspólników, i to może być zasadniczy punkt. Dla nich bowiem tworzenie organizmów modyfikowanych genetycznie, czyli np. roślin i zwierząt odpornych na choroby, to wielka sprawa. Idealiści prawdopodobnie byliby nawet gotowi zrezygnować z miliardowych zysków, byle tylko w wymierny sposób pomóc najbiedniejszym regionom świata i osłabić wpływy międzynarodowych koncernów. Jednakże zupełnie czym innym jest świadome majsterkowanie przy wirusie, który w ramach jednej generacji może zmienić znaczną część ludzkości. I to na niekorzyść twórcy, ponieważ te nowe pokolenia miałyby nad nim nieskończoną przewagę. Ale przecież panie i panowie z New Garden, ci z tytułami naukowymi, też nie robią nic innego. Ich plan był mimo wszystko inny. Tu proces miał być stopniowy, obliczony na mniejszą skalę. Oni, przynajmniej na razie, tak bardzo by na tym nie stracili, a ich potomstwo należałoby do nowej elity. Natomiast model Jill wygląda zupełnie inaczej. Uważam bowiem za mało prawdopodobne, aby znalazła wysoce wykwalifikowanych i jednocześnie altruistycznych współpracowników. No bo kto chce się zacharowywać za nic? Niemniej nie możemy pozwolić sobie na żadne ryzyko, odpowiedziała Jessica. Pani prezydent, uważam, że na razie nikt nie może opuścić New Garden zażądała. Trzeba natychmiast zawiadomić poszczególne agendy CDC i wszcząć odpowiednie działania. Pani wraz ze swoim otoczeniem i członkami komisji musi pozostać tutaj, przynajmniej do czasu, kiedy będziemy dysponować testem. Ten mały to istny diabeł w ludzkiej skórze, zdenerwowała się prezydent. Po prostu uwięził nas tu, jak zakładników. Jill ostrzegała, przypomniała kara. Ale nie wiedzieliśmy przed czym, zwróciła uwagę Jessica. Czy może się mylę? Kara zaprzeczyła. – Jaki stosunek mają do siebie ci dwoje, Jill i Eugene? – spytała Jessica. – Ambiwalentny. Wychowywali się jak rodzeństwo, starsza siostra i młodszy brat, mimo że są niemal co do dnia w jednakowym wieku. W gruncie rzeczy tolerowali się, choć czasami nie do końca. Pod względem fizycznym Jill zawsze nad nim górowała i dlatego w miarę upływu lat stał się trochę zazdrosny – Osobiście uważam, że ona ma sympatyczniejsze usposobienie, choć to oczywiście subiektywna ocena. Od kiedy zaczęła studiować na MIT, ich relacje się ochłodziły, również dlatego, że siłą rzeczy prawie się nie widują. Ale są ze sobą w kontakcie, dzwonią do siebie, smsują, mailują. Tak, oczywiście, pod naszym nadzorem. Nigdy nie wymieniali się opiniami na temat eksperymentów, Jill? Przez dostępne nam kanały, nie. Może Wolfson pełnił rolę posłańca między nimi? Niewykluczony. Zdaje się, że ostrzeżenie Jill należało wziąć na poważnie, bo chyba nikt nie zna tak dobrze Eugenia jak ona. Albo chciała w ten sposób dać mu nauczkę, bo znowu była na niego zła. Z dziećmi nigdy nie wiadomo. Tak czy inaczej, muszę zamienić jeszcze słówko z tym smarkaczem. Powiedziała prezydent ze złością, po czym, niemal przebijając Stanleya Winterwa palcem wskazującym, dodała: A pan pójdzie ze mną. I pan też. Spojrzała na ricza. Przyda mi się neutralna ocena profesjonalisty. Skąd on właściwie wie o wszystkich waszych sprawach? spytała ostrym głosem Karen Mowelli. Nie mam pojęcia, bąknęła kara. Pani i nasi specjaliści właśnie próbują to ustalić. To dopiero byłaby uczta dla mediów, jęknęła prezydent. Trzeba wymyślić jakąś historyjkę, bo prawda nie może wyjść na jaw. Na razie utrzymujemy, że przyczyną blokady całego osiedla jest wyjątkowo zaraźliwy i niesidentyfikowany wirus, którego rozpoznano u jednego z mieszkańców New Garden, wyjaśniła Jessica. O pani obecności tutaj nikt nie wie, jednak pani zniknięcie ze sceny na pewno zostanie szybko zauważone a w którymś momencie ktoś doda dwa do dwóch tajemniczą akcję na wielką skalę plus nagłą nieobecność głowy państwa. Przecież mogę być chora, zlekceważyła to prezydent. Zaledwie kilka dni po śmierci sekretarza stanu? Lepiej nie. To wyślijmy gdzieś mojego sobowtóra, rzuciła prezydent nie bez irytacji. W końcu nieraz już tak było. Zresztą biuro prasowe coś już na pewno wymyśli podsumowała. O wiele ważniejszy jest teraz nasz następny krok. Pani Roberts niestety ma rację. Musimy przede wszystkim ściśle odizolować osiedle. Poza tym trzeba natychmiast przerwać całe to przedsięwzięcie. Proszę mi jeszcze raz powiedzieć, ile jest już urodzonych dzieci i tych w drodze? spytała Karę. Wciąż nie mogę zapamiętać tych liczb. 192 surogatki zatrudnione na nasze zlecenie, które w razie czego znajdują się tutaj, wielkie nieba. 12 dzieci klientów w wieku od kilku dni do co najmniej sześciu miesięcy i 87 kobiet w różnych stadiach ciąży, ale nie ma pewności, czy w każdym przypadku dojdzie do zagnieżdżenia komórek jajowych. I nie wszystkie z nich żyją w Stanach Zjednoczonych większość. Przeważająca część rodziców to ludzie bogaci lub superbogaci, których domem jest cały świat. Mieszkają raz tu, raz tam. Rekomendujemy jednak, aby podczas ciąży i w pierwszych latach życia dziecka nie wybierali zbyt odległych miejsc pobytu, co dla osób posiadających prywatne odrzutowce jest oczywiście pojęciem względnym. Macie wezwać wszystkich rodziców wraz z dziećmi pilnie do stanów pod jakimś pretekstem, zakomunikowała prezydent. Na wizytę kontrolną, czy w jakimkolwiek innym celu, musicie coś wymyślić. Następnie zwróciła się do szefa sztabu. Niech nasi najlepsi prawnicy znajdą powody, dla których będziemy mogli ich tu na razie zatrzymać, nawet gdyby oni wynajęli sobie najznakomitszych adwokatów świata. To samo dotyczy wszystkich mieszkających w Stanach. Nie muszę chyba dodawać, że to na Cito. Szef sztabu skinął głową. Nie będzie to proste pod względem prawnym, zauważył, ale znajdziemy jakieś rozwiązanie. Trzeba też bezwłocznie przerwać pozyskiwanie nowych klientów i zobowiązać kooperujące kliniki oraz lekarzy do milczenia, albo wręcz ich aresztować. Konieczne jest też jakieś pilne rozwiązanie dotyczące surogatek, w zależności od tego, na co pozwala prawo. W obliczu takiego zagrożenia prawdopodobnie na wiele, wtrącił znowu szef sztabu. Wszystko zależy od punktu widzenia, stwierdziła prezydent. Klienci doktora Wintorpa i doktor Mowelli dostrzegają w tym procesie nie zagrożenie, tylko raczej szansę. Aż do chwili ostatecznego wyjaśnienia nie ma mowy o dalszych pracach nad programem. Jessice przemknęło przez głowę, że w tym momencie rozstrzygał się los nie kilkuset osób, ale właściwie całej ludzkości. To był długi dzień, dodała po chwili prezydent. Gdzie w tej sytuacji będziemy nocować? Na szczęście nie wszystkie kwatery dla gości są zajęte. Na razie umieścimy tam przejściowo panią, pani prezydent oraz członków komisji. Niestety nie możemy zapewnić wszystkim jednoosobowych pokojów. Proponuję Kisa i Obforta lokować razem, zadrwił Rich. Jeżeli w sąsiednich pokojach są inni goście, stwarza to pewne ryzyko, że... A propos, tych ludzi z jadalni chyba należałoby już wypuścić. Ochrona na pewno się ucieszy, westchnęła Jessica. Myślę, że akurat teraz z całą pewnością nie w głowie im zamach na przywódcę własnego państwa. Dla żołnierzy sprowadzimy śmigłowcami prycze i prowiant i rozmieścimy ich w halach sportowych i salach konferencyjnych. Największy problem będzie z posiłkami. Nowi żołnierze mogą znaleźć się na terenie ośrodka wyłącznie w kombinezonach ochronnych, ale ze wszystkim sobie poradzimy. Jessica miała taką nadzieję. Niektórzy chodzili po sali tam i z powrotem, przypominający zwierzęta w klatce, inni płakali lub siedzieli całkowicie wyzuci z sił pod ścianami lub przy stole z głową opartą na rękach. Byli też tacy, którzy w milczeniu, tempo patrzyli w noc przez wielkie, panoramiczne okno albo nadal dyskutowali ze wzburzeniem o tym, co się stało. Helen, Greg, Mike i jeszcze kilka osób z ożywieniem rozmawiali o ich spotkaniu z prezydent. Sześciu żołnierzy pilnowało drzwi. Raz po raz ktoś rzucał w ich kierunku pytanie, kiedy wreszcie będziemy mogli stąd wyjść. Żeby cię szlach, grek, coś ty najlepszego narobił, szepnęła nagle Diana. Helen odwróciła się do niej. Jak to, o co ci chodzi? Mnie? o nic szybko rzuciła żona Majka. Przecież wyraźnie słyszałam, powiedziałaś, grek, coś ty najlepszego narobił, powtórzyła Helen. Ponieważ Diana nie udzieliła jej odpowiedzi, zwróciła się wprost do męża. Co ona miała na myśli? Nie mam pojęcia, odparł. Helen doskonale znała ten wyraz jego twarzy. Grek, proszę cię. Z wściekłością w oczach spytał Dianę: Majk ci zdradził? Gdy kobieta wzruszyła ramionami, zamknął oczy, odchylił głowę, a potem wszystko opowiedział. Początkowo Helen nie chciała uwierzyć w to, co usłyszała. Jej mąż przed wyjazdem poinformował władzę i, niewykluczony, że właśnie dlatego roi się tu teraz od policji i wojska, co więcej, przyleciała nawet prezydent. I nawet nie uznałeś za stosowne, żeby to ze mną omówić? spytała lodowatym tonem. Cała ta sprawa wydawała mi się taka niepewna, wymamrotał Grek. Mnie też. Helen syknęła tak głośno, że kilka osób aż się obejrzało. I właśnie dlatego mieliśmy najpierw tu przyjechać i wszystko sprawdzić. Helen, Grek położył dłoń na jej ramieniu, ale ona strąciła ją ze złością. A ty tymczasem donosisz na nas, prychnęła, na nas, czyli chyba na całą czwórkę. Zagrażasz naszemu marzeniu, o dziecku. Do oczu napłynęły i łzy, które wyraźnie starała się powstrzymać. Jaka ja byłam głupia, przecież ty zawsze musisz sam o wszystkim decydować. Gdy Grek po raz kolejny próbował się do niej przybliżyć, odepchnęła go z jeszcze większą wściekłością i pobiegła w kierunku drzwi. Powstrzymywane łzy popłynęły jej po policzkach, zapchały nos. Myśli w głowie rozpadły się, jak dom podczas trzęsienia ziemi o sile ośmiu stopni w skali Richtera. Była już tylko cielesną powłoką. A dotyk grega, gdy próbował chwycić ją za ramię i zatrzymać, odczuła jak chwyt szponów monstrualnego dźwigu. Wyrwała mu się, odtrąciła go mocno, rejestrując podświadomie, że również Mike i Diana usiłowali ją uspokoić i przekonać, żeby została. Gdy znalazła się już blisko drzwi, nagle żołnierze odsunęli się na bok. Helen sądziła, że to jej ustępują z drogi, ale raptem do sali wkroczyła Jessica Roberts. Dobry wieczór państwu, krzyknęła, na co wszyscy obecni obrócili się w jej stronę. Kiedy Helen się zatrzymała, Grek i Mike dopadli do niej, lecz nic już nie powiedzieli. Helen zauważyła, że wraz z Jessicą Roberts przybyło jeszcze więcej żołnierzy, którzy zajęli pozycję na zewnątrz i czekali. Jesteście z pewnością zmęczeni, mówiła głośno Jessica, i macie wiele pytań, na które dzisiaj nie możemy odpowiedzieć. Proszę wrócić do swoich pokojów. Pozostała część kompleksu jest na razie dla Państwa niedostępna. Proszę się wyspać. Jutro omówimy dalsze kroki. A co to jest do omawiania? zawołał Mike. Wszyscy mieliśmy dzisiaj wrócić do domu, tymczasem zamykacie nas w pokojach jak nieposłuszne dzieci. Przecież my mamy nasze prace, rodziny. Nasi bliscy martwią się o nas, musimy ich zawiadomić, że przyjedziemy dopiero jutro. Muszą się państwo z tym wstrzymać, oznajmiła Jessica. Dzisiaj jest za późno, poza tym wszyscy już śpią. A dlaczego nie możemy się stąd wydostać już teraz, zaraz? No właśnie. Dlaczego? Dopytywał ktoś za Majkiem. Tak, chcemy do domu, coraz więcej głosów powtarzało to żądanie. Omówimy to jutro, oświadczyła surowo Jessica. Nie będziemy niczego omawiać. Mike przyjął postawę niewzruszonego buntownika. Nie zamknąć się. Jessica straciła cierpliwość. Na chwilę wszyscy zastygli w pełnej osłupienia ciszy. Chcieliście pokryjomu sprawić sobie tutaj swoje cudowne dzidziusie i zostaliście przyłapani. Teraz ponosicie konsekwencje. Konsekwencje? Powtórzył za nią Mike. Czy to znaczy, że jutro też nas stąd nie wypuścicie? Krzyknął. Chcecie nas tu więzić? Porozmawiamy o tym jutro. Jessica próbowała go uspokoić. Proszę teraz udać się do swoich pokojów. Helen odniosła wrażenie, że nadzorująca ich kobieta żałuje swojego wybuchu. Mike zrobił jednak krok w jej stronę. Nic z tego! Wynosimy się stąd już teraz! krzyknął i dał znak innym, aby ruszyli do przodu. Przecisnął się obok Jessiki, kilku mężczyzn za nim. Żołnierze zagrodzili im drogę, lecz po wielu godzinach czekania, niepewności, lęku i niepokoju, nagromadzone napięcie błyskawicznie przerodziło się w energię, która w odruchu nagłej nadziei lub desperacji pchała wszystkich ku drzwiom, jak w parowarze, którego wentyl zaczął przeraźliwie gwizdać. Cofnąć się! Zażądała Jessica, unosząc wysoko ręce, ale ani ona, ani sześciu żołnierzy nie było w stanie przeciwstawić się naporowi kilkudziesięciu wzburzonych osób. Ze wszystkich stron rozlegały się okrzyki: Jakim prawem nam to robicie? Nie damy się zamknąć! Chcemy do domu! Wypuśćcie nas! Głośne apele o zachowanie spokoju nieustannie ponawiane przez Jessicę Roberts ginęły w nieopisanym zgiełku. Nagle skądś dobiegł pierwszy okrzyk bólu. Jeden z żołnierzy pchnął kolbą automatu mężczyzny w pierwszym rzędzie, którzy wskutek naporu z tyłu nie mogli ani zrobić uniku, ani się obronić. Po chwili zaatakowali także pozostali mundurowi. Pojękiwania wywołane bólem mieszały się z wrzaskami pełnymi furii. Mężczyźni z gołymi pięściami rzucali się na strażników, aż w pewnym momencie ktoś z tyłu cisnął krzesłem, które trafiło jednego z żołnierzy i przewróciło go na podłogę. — Przestańcie! — Helen słyszała daremne nawoływanie Jessica Roberts. Ona sama zaś próbowała bronić się w tym powszechnym tumulcie, wymachując na oślep rękami. W stronę żołnierzy poleciało kolejne krzesło. Dwóch z nich zostało wypchniętych na zewnątrz przez szerokie szklane drzwi. Tam, z pomocą przyszli im koledzy, którzy stawili się razem z Jessiką Roberts. Wspólnymi siłami wtłoczyli z powrotem do sali buntowników, którzy potykali się o leżących na podłodze, zacłaniających sobie głowy lub obolałe miejsca. Inni z kolei próbowali powtórnie zaatakować strażników, używając pięści albo zamienionych w pałki nóg od krzeseł. Dwa kolejne siedzenia roztrzaskały szyby w oknach obok drzwi poszerzając tym samym wyjście Ciśnący się do niego ludzie z jeszcze większą furią okładali żołnierzy czym się dało Helen znalazła się na zewnątrz wraz z pierwszą falą uciekinierów i teraz osłaniała się przed ciosami wciąż nie mogła dojść do siebie po kłótni z Gregiem którego na dodatek straciła z oczu w środku rozlegały się pojedyncze głosy kobiet nawołujące do spokoju i opamiętania, mimo to coraz więcej osób wydostawało się na dwór. W całej tej wrzawie postać Jessica Roberts przemknęła gdzieś Helen jak w migawce. Widziała jak kobieta ciska się niczym opętana między napierającymi ludźmi, ale już nie po to, aby zatrzymać ich w środku, tylko z czystej, niepohamowanej furii. Przesuwając się ostrożnie tuż pod ścianą budynku, Helen znalazła się nagle poza kordonem żołnierzy. Szybko zrobiła jeszcze kilka kroków i zatrzymawszy się w mniej oświetlonym miejscu, spojrzała jakby z zewnątrz na szerzący się chaos, szukając jednocześnie ewentualnej drogi ucieczki. Bijatyka zdawała się nie mieć końca. Z sali wybiegało coraz więcej ludzi, pierwsi prześlizgiwali się między rozstawionymi na dworze żołnierzami. Nagle ogłuszający huk sprawił, że Helen aż podskoczyła. Seria błysków przecięła ciemność. Jeden z żołnierzy strzelił ze swojej broni w powietrze, jak zdążyła zorientować się Helen. Buntownicy zamarli. Wrzaski mundurowych stały się teraz głośniejsze, a ruchy ludzi powolniejsze i spokojniejsze. Helen pobiegła najszybciej, jak potrafiła, w kierunku pogrążonego w ciemności trawnika, oglądając się od czasu do czasu za siebie. Miała wrażenie, że słyszy Grega, krzyczącego jej imię. Zatrzymała się dopiero jakieś 150 metrów dalej, pod dużym drzewem i przyciśnięta do jego pnia obserwowała to, co była w stanie dostrzec w poświacie padającej z sali. Drżała na całym ciele. Wyglądało na to, że żołnierze odzyskali kontrolę nad tłumem, zamknęli drzwi i zabezpieczyli rozbite okno. Wszyscy wrócili do środka, byli uwięzieni tak jak to określił Mike. Chyba nikt nie został poważnie ranny, przynajmniej nikt nie leżał na ziemi. I znowu usłyszała głos Grega, który ją wołał. Stała w ciemności, oszołomiona i kompletnie zdezorientowana, strach powoli opadał, a zamiast niego narastała wściekłość, złość na samowolę władz, na przemoc żołnierzy, ale też na brak rozsądku u ludzi. I po raz kolejny na Grega. Mimo, że był uwięziony, mimo, że pewnie się martwił, to jednak na razie nie miała zamiaru tam wrócić i znowu poddać się przemocy, kontroli i rozczarowaniu. Teraz najważniejsze były jej dzieci. Tylko one się liczyły. Odwróciła się więc i pobiegła dalej. Z oświetlonego pomieszczenia ciemność zalegająca za szybą wydawała się Gregowi jeszcze bardziej nieprzenikniona. Po trawniku przesuwał się systematycznie szeroki snop światła żołnierze nie pozwolili mu szukać Helen. Po buncie nikomu nie wolno było opuścić sali, przywołani sanitariusze zajęli się lekko poszkodowanymi. Kilka podbitych oczu, rozciętych warg, wiele siniaków, ale bez rozlewu krwi. Najmocniej zranione zostało ego niektórych wichrzycieli. Mike siedział na krześle, cicho przeklinając i przyciskając sobie do lewej skroni zimny okład. Jessica Roberts stała między dwoma żołnierzami z listą w ręce i kończyła sprawdzanie obecności. Z rozpaloną twarzą i potarganymi włosami wyglądała raczej jak bogini zemsty po zwycięskiej bitwie, a nie opanowana organizatorka, za jaką do tej pory próbowała uchodzić. Brakuje mi pięciu osób, reszta na miejscu, stwierdziła. Podniosła głos, mówiąc Proszę o uwagę. Słówko proszę było w tym wywarczanym ze złością poleceniu pustym frazesem. Zmęczone, wyczerpane twarze zwróciły się w jej stronę. Proszę Was jeszcze raz o udanie się spokojnie do swoich pokojów, powiedziała, starając się panować nad sobą. Każda próba wyłamania się jest bezcelowa. Jutro o wszystkim porozmawiamy. Na tym nie koniec, burknął Mike. W sali nie podniosły się już jednak żadne protesty czy oznaki sprzeciwu. Powiódłszy ostatni raz wzrokiem po ujarzmionych wichrzycielach, Jessica dała znak żołnierzom, aby otworzyli drzwi. Zgromadzeni zaczęli stopniowo wychodzić z sali. Z opuszczonymi ramionami szli powoli między zwartymi szeregami żołnierzy, których liczba zdecydowanie wzrosła. – Moja żona jest gdzieś na terenie ośrodka – Greg zwrócił się do Jessiki, na co ona zerknęła na swoją listę. – Helen Cole – podpowiedział jej. Jessica podniosła na niego wzrok, a następnie wskazała przed siebie. Na łące, a także w lesie, migały szersze i węższe snopy światła, które raz po raz krzyżowały się, tworząc gęstą, dynamiczną sieć. Wielkie reflektory ustawione na pojazdach wojskowych, a także mocne latarki patroli przeczesywały cały teren. Jak pan widzi, ekipy poszukiwawcze już nad tym pracują, powiedziała. Znajdą ją. Rozdział osiemdziesiąty. Nie obchodzi mnie, czy on śpi, oświadczyła twardo prezydent, patrząc na monitor. Eugene leżał zwinięty w kłębek na stole i oddychał miarowo. Jessica nie mogła się uwolnić od wyrzutów sumienia. Za oknami centrum monitoringów oddali migały stożki światła. Słychać było silniki Hamwi, które wciąż szukały pięciu osób spośród gości. Jessica zaprowadziła prezydent do pokoju. Towarzyszyli im Wintorp, Rich i czterej żołnierze. Gdy stanęli w drzwiach, Eugene spojrzał na nich zaspany. Pewnie przyszliście do mnie, powiedział powoli. Wejdźcie, ale ich odeślicie, zażądał wskazując na żołnierzy. Czy może oni też mają się przysłuchiwać? Nadal zwracał się do prezydent Stanów Zjednoczonych bez krztyny szacunku. Po prostu bezczelnie i arogancko. Jest równie mało dyplomatyczny jak ona, pomyślała Jessica. Nie pozwalał zachować jej twarzy, czym zupełnie niepotrzebnie już na wstępie znowu nie ułatwił rozmowy. To na wskroś dojrzałe i zarazem bezwzględne zachowanie. W żaden sposób nie współgrające z wyglądem dziesięciolatka sprawiło, że Jessica przeszył dreszcz. Posłuchaj, powiedziała głośno prezydent, bo będziemy musieli pogadać z tobą zupełnie inaczej. To nic nie da, możesz mi wierzyć, odparł Eugene spokojnie. Albo żołnierze wyjdą, albo rozmowa jest skończona. Czy ten dzieciak naprawdę jest taki opanowany, czy tylko tak świetnie gra? Jean, odezwał się Stanley Wintorp, który do tej pory trzymał się z tyłu, musisz. Stan. Przerwał mu chłopak z uśmieszkiem politowania na ustach. Ja niczego nie muszę. Poza tym tobie już nic do tego. Ty jesteś już historią. To jest sprawa wyłącznie między prezydent a mną i mnie podobnymi. Ku zaskoczeniu Jessiki prezydent wybuchnęła grąkim śmiechem. Podobasz mi się, Eugene. W moim sztabie przydałoby się więcej takich typów jak ty. Dała znak żołnierzom, aby wyszli. Nie widzę przeszkód, żeby w tej sprawie ponegocjować, odparł Eugene, po czym usiadł na stole po turecku. To mogłoby być nawet całkiem sensowne, biorąc pod uwagę naszą wspólną przyszłość. Ale na razie co innego jest ważne. Musimy rozwiązać tę sytuację szybciej, oznajmiła prezydent bez wstępów. Jestem świadoma doniosłości dyskusji, którą należy podjąć i na pewno ją podejmiemy. Ale ona wymaga czasu, a ja i obecni tutaj członkowie rządu mamy także inne pilne zadania i obowiązki. Nie możemy tu czekać, dopóki naukowcy nie sprawdzą projektu 671F, ułamane na 23a. Północy spędziłem w tym dusznym pokoju, powiedział raptem Eugene, podnosząc się. Stojąc na stole, znacznie górował nad prezydent. Potrzebuje świeżego powietrza. Przejdziemy się? On jest niesamowity szepnął Rich do Nie Niebywały, nie daje sobie w kaszę dmuchać. Jessica natomiast uważała go za niebezpiecznego. Prezydent opanowawszy się powiedziała sądziłam, że chcesz rozmawiać tutaj, ale teraz wolę wyjść na dwór. zażądał rozkapryszonym tonem i nawet tupnął nogą. Pójdziesz jak skończymy, oznajmiła surowo prezydent. Eugene skrzyżował ramiona na piersi i oświadczył, wobec tego ja już skończyłem. Jessica miała ochotę ściągnąć go w tym momencie z tego stołu i odesłać do pokoju. Rich tuż obok obserwował sytuację z chłodnym zaciekawieniem. Prezydent zaczerpnęła głęboko tchu i rzekła, ok, chodźmy. Eugene błyskawicznie zeskoczył na podłogę i już był przy drzwiach. Prezydent poprosiła czterech żołnierzy, aby towarzyszyli im w stosownej odległości. Dla ochrony, wyjaśniła Eugene'owi, który tym razem nie zaprotestował. Minąwszy korytarz, wyszli na zewnątrz. Chłopiec ruszył w kierunku ciemnej łąki. Jessica zerknęła w stronę, gdzie trwały poszukiwania. Na szczęście żołnierze byli wystarczająco oddaleni. Prezydent szła po jednej stronie chłopca, Jessica ze Stanleyem po drugiej, a Rich z tyłu za Jessiką. Czterej żołnierze trzymali się w odległości kilku metrów. Miękka trawa tłumiła odgłos ich kroków. Krnąbrni goście ośrodka udawali się wreszcie do swoich pokojów i znowu zapanował spokój. Myślisz, że blefuję? Spytał Eugene. I tylko czekasz, żeby twoi naukowcy odwołali alarm? Nagle odwrócił się do Licza. A ty nie powinieneś pracować? Już ty się o to nie martw, odparł profesor obojętnym tonem. Mam swoich ludzi. No dobrze, 671F łamane na 23A rozpowszechni się tak czy inaczej. Nie możemy czekać, aż doktor Wintorp i jego towarzysze w ślimaczym tempie wyposażą niewielką elitę na świecie w dzieci naszego rodzaju. To byłoby jak rzucanie pereł przed wieprze. Te wieprze to według ciebie bogaci klienci Stana? spytał Rich, nie kryjąc rozbawienia. Licz się ze słowami, Jean, wtrącił wzburzony stanek Wintorp. — Zejdź no może wreszcie na ziemię, ty. Co chcesz mi powiedzieć, staruszku? przerwał mu chłopak, patrząc na niego z lekceważeniem. Czy kiedykolwiek się zastanawiałeś, co najlepszego zrobiłeś nam tymi swoimi eksperymentami? No co takiego ty, mój biedaku, odparł drwiąco Wintorp. Przeszkadza ci, że jesteś mądrzejszy, silniejszy i przerastasz wszystkich swoich kolegów pod każdym względem? Nie jesteś w stanie nawet w przybliżeniu sobie wyobrazić, jak Jill i ja poczuliśmy się, kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy wyniki testów naszych genomów. Co w tym momencie się w nas działo? Jak bardzo poczuliśmy się bezsilni i opuszczeni, zmanipulowani, bo zdaliśmy sobie sprawę, że byliśmy jedynie zabawką w rękach ludzi opanowanych manią wielkości. Jesteście wyjątkowi. Nie nazywaj nas. Ja, Jill i inni z pierwszej generacji nowoczesnych dzieci, jesteśmy potwornie pokrzywdzeni bo zostaliśmy zmuszeni do dorastania w społeczeństwie zacofanym i niedoskonałym pod każdym względem, intelektualnym, fizycznym i społecznym. — Ty arogancki mały! — zaczął Wintorp, próbując dopaść chłopca, który umknął mu zwinnym i błyskawicznym ruchem. Doktor nie wiadomo jakim cudem raptem wylądował na ziemi, twarzą w trawie, a na jego plecach klęczał już Eugene, wykręcając mu jedną rękę do tyłu. — Bez obaw! — Krzyknął do żołnierzy, którzy rzucili się w stronę prezydent. Wszystko w porządku, ona jest bezpieczna. Pociągnął Stanleya za rękę, w następstwie czego rozległ się głośny okrzyk bólu. Następnie pochylił się nad głową bezbronnego mężczyzny. Nie prosiłem się na ten świat, syknął. Jego chłodne opanowanie zniknęło. Jak każde dziecko przede mną w historii ludzkości. A już na pewno nie chciałem być taki inny. Dlatego nie oczekuj, że będę Ci w jakikolwiek sposób wdzięczny. Czy zastanowiłeś się chociaż raz, co oznacza dla nas ta sytuacja, te wszystkie nasze wyjątkowe umiejętności? Że być może wcale nie uważamy ich za dar i błogosławieństwo, że o wiele chętniej bylibyśmy tacy jak większość, zamiast wiecznie się wyróżniać i być outsiderami, frikami, których wszyscy się boją, których wielu ludzi prawdopodobnie prędzej by zamordowało, niż pokochało. Znowu pociągnął Stanleya za ramię i wcisnął mu kolano w plecy, napierając całym ciężarem swego małego ciała i wyciskając z jego gardła kolejny jęk. A tak w ogóle to czyim jestem dzieckiem? Zresztą czy ja jestem dzieckiem, czy tylko produktem, którego geny możesz opatentować? Czy ja należę do kogoś, czy też należę właśnie do kogokolwiek, a mianowicie do ciebie? Raptem puścił go i wstał. Nie pomyślałeś o tym. Parsknął. A jeśli nawet to było ci to obojętne, nieco ciszej dodał: Nie wspomnę już o tym kretyńskim imieniu Jean. Co za oryginalność. Ma rację pomknął Lic. Postankując, ale z oczami pałającymi wściekłością, co Jessica zauważyła nawet w tak kiepskim świetle, Stanley pozbierał się z ziemi. Próbował rozmasować sobie ramię. Przestań się mazać. Wyszczerzył zęby do chłopca. I oszczędź mi tego biadolenia w rodzaju nikt mnie nie kocha i ględzenia o konflikcie między twórcą a jego dziełem. Ta dyskusja trwa od kiedy ludzie umieją myśleć i mówić. Spodziewałem się po tobie czegoś więcej, Eugene, ale rozumiem, jesteś jeszcze młody. Pewnego dnia pojmiesz, kim jesteś. Niepowtarzalną istotą ludzką, tak jak my wszyscy. Oj, Stanley, Stanley, odparł Eugene na pozór obojętnie. Emocjonalnym szantażem za pomocą wyświechtanego chwytu na zawiedzionego ojca nic nie wskurasz. Następnie, machnąwszy lekceważąco ręką, zwrócił się do prezydent. 671F łamane na 23A i inne projekty w ciągu jednego lub dwóch pokoleń stworzą warunki, w których dzieci będą mogły w pełni rozwijać swoje umiejętności. Superinteligencja, przewaga fizyczna i atrakcyjny wygląd będą się szerzyć jak zaraza, przypomniała sobie Jessica. Inne projekty? powtórzyła za nim prezydent. Mam nadzieję, że na razie nie muszę o nie pytać. Na razie nie. Jeszcze nie są przedmiotem dyskusji, ale w ramach rozmów przedstawimy je później, aby ludzkość mogła się na nie przygotować, bo zrealizujemy je tak czy inaczej. Ludzkość. Słysząc to słowo w jego ustach, Jessica poczuła ciarki na plecach. Jakby chłopiec był jakąś istotą pozaziemską, próbowała się uspokoić, przypominając sobie, że takich dzieci jak on, co prawda całkiem łebskich, jest zaledwie garstka i że bez przerwy są monitorowane. Ale z drugiej strony, gdy pomyślała o pracach Jill. Jakieś sto metrów od nich rozbłysły w lesie światła latarek, bliżej niż powinni znajdować się prowadzący poszukiwania żołnierze. Trzasnęły gałęzie. Ktoś coś zawołał. Wszyscy zerknęli nerwowo w tamtą stronę, lecz po chwili znowu zaległa cisza. Jeden z żołnierzy z ich asysty szeptał coś do swojego mikrofonu. Helen przycupnęła za drzewem i nasłuchiwała kroków. W ostatniej sekundzie zdążyła ukryć się przed snopem światła. Znowu zrobiło się ciemno. Ekipa poszukiwawcza była coraz bliżej niej. Niemal zaraz po tym, jak się wymknęła, na wielkiej łące zrobiło się jasno jak w dzień. Pełzające snopy światła przesuwały się po całym terenie. Na samym skraju, w półmroku, Helen dostrzegła żołnierzy z noktowizorami. Rozpełzli się po trawnikach i dotarli też do lasu. Na szczęście zdążyła dobiec tam przed nimi, liczyła bowiem, że w lesie łatwiej będzie jej się ukryć. Nie miała jednak żadnego konkretnego planu. Kierowały nią instynkt i strach. W słabym świetle księżyca, przedzierającym się przez korony drzew, ostrożnie posuwała się po omacku od pnia do pnia, aż nagle usłyszała czyjeś kroki, coraz bliżej. Jakiś głos wzywał, by się pokazać. Wymienił nazwiska: pięć. W tym także Helen. Niewielu zatem udało się uciec podczas awantury w sali. Mężczyźni znajdowali się może z dziesięć metrów od niej. Wyłączyli lampy i polegali tylko na noktowizorach. Helen z desperacją zastanawiała się, co zrobić, gdy cienie nieoczekiwanie się zatrzymały. Ktoś coś szeptał. Wykorzystała moment, żeby przemknąć nieco dalej, zwiększyć odległość. Na szczęście nie nadepnęła na żadną gałąź, ale i tak nie udaje jej się uciec przed tymi typami. To jeden z naszych oddziałów, oznajmił żołnierz Jesse C. i prezydent uprzednio wymieniwszy szeptem jakieś uwagi przez mikrofon w hełmie. Wszystko jest w porządku. Nic nie było w porządku, ale on o tym nie wiedział. Prezydent odczekawszy, aż żołnierz nieco się oddali, zwróciła się znowu do Judzina: Chcecie usunąć ze świata ludzi, jakich znamy? I ty uważasz, że my tak łatwo do tego dopuścimy? Dlaczego by nie? Odparł. A co takiego wspaniałego wyjścia osiągnęli? Na Ziemi jest więcej głodujących, biednych, chorych, pozbawionych szans niż kiedykolwiek do tej pory, ale też więcej zdrowych, wykształconych, uratowanych od nędzy. Nierówność, brutalne wojny, ocieplenie klimatu. Zresztą ludzie od zawsze zastępowali tych, których znali. Człowiek ze średniowiecza uznałby nas wszystkich za jakieś cudowne istoty, a świat, w którym żyjemy, wydałby mu się kompletnie obcy. My jedynie kontynuujemy ten proces. Postęp techniczny i społeczny to zupełnie co innego niż zmiany genetyczne w naturze. Nasza natura bez przerwy zmienia się genetycznie. Dlaczego niektórzy z nas mają niebieskie oczy? Z powodu drobnej mutacji, jaka zaszła gdzieś w basenie Morza Czarnego 6 do dziewięciu tysięcy lat temu? Dlaczego mieszkańcy północnej Europy lepiej tolerują krowie mleko niż ich sąsiedzi z południa? Modyfikacja genetyczna to zaledwie dwa z wielu przykładów. Ale to były zmiany naturalne. A w czym one są lepsze od celowych? Na przykład w tym, że trwają całe pokolenia i dzięki temu jest dość czasu na dostosowanie się do nich. Mimo to człowiek neandertalski wymarł. I co to dało, że ten proces dokonywał się przez tysiące lat, a nie w ciągu kilku generacji? Przestań racjonalizować swój lęk, zaapelował Eugene. Jessica coraz bardziej nienawidziła tego chłopaka ponieważ na wszystko miał odpowiedź, która, przynajmniej w pierwszej chwili, brzmiała przekonująco. Wylewasz dziecko z kąpielą. Nie ulega wątpliwości, że ten postęp rodzi pytania, podobnie jak było w przypadku zielonej, czerwonej i białej biotechnologii w rolnictwie, medycynie i przemyśle. Przeciwko niej nic nie masz. Eugene przekonywał panią prezydent. Ale wielu ludzi jej nie akceptuje. Roześmiał się tak głośno, że żołnierze obejrzeli się, zaniepokojeni. I masz ich w nosie. W przeciwnym razie technika genetyczna nie byłaby w Stanach tak rozpowszechniona. Nie wysuwaj argumentów przeciwników. Następstwa stosowania inżynierii genetycznej dla ludzi dotkniętych ubóstwem i pokrzywdzonych na całym świecie były ci kompletnie obojętne, dopóki ty i tobie podobni mogliście zarabiać na tym kupę pieniędzy. Ale teraz nagle twoja uprzywilejowana pozycja bogatej białej kobiety z zachodniego świata, czyli członka uprzywilejowanego ułamka ludzkości, jeśli pominiemy bogatych białych mężczyzn, stała się zagrożona. Doprawdy, kto by pomyślał, że kiedykolwiek znajdziesz się w takiej sytuacji? Mówimy o całkiem nowej definicji wizerunku człowieka. No, no, to też już było. Poza tym, który wizerunek człowieka mamy na myśli? Świecko-zachodni? Chrześcijańsko-zachodni? Wizerunek fanatycznego chrześcijanina, który akurat teraz bardzo upowszechnia się w Stanach? Czy wizerunek żydowsko-zachodni? Żydowsko-ortodoksyjna, może mówimy o umiarkowanych muzułmanach, islamistach, buddystach, birmańskich buddystach, ludobójcach, czy o jednym z wielu, wielu innych? O który wizerunek człowieka chodzi? Człowiek definiuje się nieustannie na nowo. To nieuniknione. Choćby z powodu technologii, której rozwijamy. I jak w przypadku wszystkich technologii, pytanie, jakie się nasuwa, to nie czy, ale co i jak. Co robić, a czego zaniechać, i jak robić? Na przykład, do kogo należy dany genom? Rośliny, zwierzęcia czy człowieka? Do jakiegoś koncernu, do istoty żywej, względnie jednostki, czy do ogółu? Czy związane z tym możliwości należy wykorzystać komercyjnie? A jeśli tak, jak zagwarantować, aby te podstawowe zmiany nie służyły nielicznym państwom, międzynarodowym koncernom i jakiejś niewielkiej mniejszości, którym zapewniłyby wszechwładzę nad zaopatrzeniem ludzi w żywność, nad ich zdrowiem czy dostępem do wiedzy? Jak zapobiec szkodom wywołanym przez uwolnienie zmodyfikowanych genetycznie organizmów? Otrząsnął się koszmarne określenie, zwłaszcza, że obejmuje także mnie. Jak sprawić, aby koncern nasienny nie mógł zarabiać ciężkich miliardów na zmodyfikowanej soi czy bawełnie i przy okazji też niezbędnym pestycydzie, na którego kilka lat później szkodniki i tak się odpornią i dopiero wtedy zaczną siać prawdziwe spustoszenie, ponieważ na polach nie będzie już genetycznej różnorodności. Wtedy wszyscy będą na tym cierpieć, ale koncern obciąży kosztami ogół. Jak sprawić, żeby twój rząd, ani żadne inne rządy, nie kupowały takich koncernów? Żeby w przyszłości tacy wintorpowie nie wyrządzali krzywdy światu. Oczywiście genetycznie modyfikowane organizmy mogą się szerzyć, jak gatunki inwazyjne, ale powstaje pytanie, czy ze skutkiem negatywnym na podobieństwo królików w Australii czy pozytywnym jak kukurydza, ryż czy pszenica w wielu rejonach świata? To ty musisz odpowiedzieć na to pytanie. Tyle, że musisz to zrobić, nie kierując się swoimi małostkowymi uprzedzeniami dotyczącymi dalszego istnienia ludzkości, której istotą w gruncie rzeczy zawsze był rozwój i postęp, a nie trwanie w stadium człowieka jaskiniowego czy średniowiecznej ofiary dżumy. Ludzkość która każdego dnia jest nowa i musi pogodzić się z tym, że nazajutrz znowu się zmieni. Na szczęście. Bo gdyby było inaczej, nadal mogłabyś umrzeć na katar, a jedyną narkozą przed operacją przeprowadzaną przez Nachora byłaby butelka rumu. Stanley Wintorp wymamrotał coś, co w uszach Jessiki zabrzmiało jak przekleństwo, lecz nikt go nie zrozumiał. I nikt nie zwracał na niego uwagi. Idąc wciąż przed siebie dotarli aż do części frontowej kompleksu. Przed nimi rysowały się cienie śmigłowców, którymi kilka godzin temu przyleciała prezydent ze swoją świtą. Tkwiły nieruchome i mroczne niczym przyczajone monstra. Eugene ruszył w ich kierunku. — O rany! — zakrzyknął. W jego głosie dało się słyszeć chłopięce podniecenie. — Kingi. Znam je tylko z gier komputerowych! Gdy próbował podbiec całkiem blisko, jeden z żołnierzy zastąpił mu drogę. W przeciwieństwie do innych nie był w uniformie bojowym, tylko w szykownym mundurze i w czapce z daszkiem. Jedyną bronią, jaką posiadał, był pistolet na biodrze. Prezydent dała mu znak, aby przepuścił chłopca. Po chwili Eugene stanął jak każdy normalny dziesięciolatek przy przydymionej szybie i próbował zajrzeć do środka. Dokładnie jak kiedyś Jamie przy Marine One. Przypomniała sobie Jessica. Chcesz wejść? spytała protekcjonalnie prezydent. W jej głosie znowu pojawił się ten ciotczyny ton. Kolejny znak w kierunku pilota i natychmiast otworzyły się drzwi, a Eugene pośpiesznie wdrapał się do helikoptera, podczas gdy prezydent i Jessica zostały na zewnątrz. Czy mogę usiąść na miejscu pilota? spytał chłopiec z ożywieniem. Oczywiście. Powiedziawszy to, prezydent dołączyła do niego i usiadła na fotelu drugiego pilota. Mężczyzna w mundurze wszedł za nią i stanął za siedzeniami. Za sterem śmigłowca Eugene wydawał się trochę zagubiony. Ślizgał się palcami ponad instrumentami, nie dotykając ich. To twój? spytał. To znaczy, czy na twoje polecenie może w dowolnym momencie wystartować? Przecież jesteś prezydentem. Myślę, że tak. Uśmiechnęła się i rzuciła za siebie, Czy jesteśmy gotowi do startu? W każdej chwili, pani prezydent, odpowiedział oficer wojskowym tonem. Małe dłonie Judzina zacisnęły się na drążku sterowym, podczas gdy on siedział na fotelu i marzył. Super! Przed chwilą zrobił nam wykład na temat istoty człowieka i dyskutował z nami o zasadniczych kwestiach decydujących o przyszłości świata, a teraz coś takiego bąknął Rich nie bez zdziwienia. Dosyć często zdarzają mu się takie zmiany nastroju, szepnęła Jessica. Prawdziwe czy udawane? Dopytywał Rich. Mnie też się to nie podoba, bo do tej pory w taki właśnie sposób ratował się z każdej krytycznej sytuacji. Jessica rozejrzała się podejrzliwie dookoła, podczas gdy Rich okrążył maszynę od przodu. Przed nimi znajdował się słabo oświetlony budynek główny, oddzielony tylko śmigłowcami, a za nimi rozciągał się ciemny las. Coś tu się nie zgadzało. Rozdział osiemdziesiąty Helen przesuwała się w kierunku przeciwnym do świateł. Pod nogami miała miękkie poszycie lasu, a w górze, między koronami drzew, od czasu do czasu przeświecało czarne, jak smoła niebo. Już raz udało jej się umknąć żołnierzom, ale byli dosłownie wszędzie. Oni jej nie szukali, tylko na nią polowali. Odpowiedzi Jessiki Roberts były zbyt wymijające. Niewykluczone, że ci, którzy rozpętali zbiorową histerię, mieli rację, wcale nie zostaną wypuszczeni jutro do domu. Już nigdy stąd nie wyjadą. Rząd mógł zamknąć projekt i zatrzymać ich tutaj na zawsze albo każe im gnić w jakimś tajnym Guantanamo, bądź też stanie się coś jeszcze gorszego. Kiedy Helen okrążyła skupisko krzaków, ku swemu zaskoczeniu nagle znalazła się we frontowej części kompleksu. W odległości około trzydziestu metrów słaby blask światła z dwóch okien padał na kilka śmigłowców pewnie to nimi przyleciała prezydent ze swoimi ludźmi. Z przodu jednego z nich majaczyły cienie kilku osób, w tym cztery potężne sylwetki znowu żołnierze w kamizelkach kuloodpornych i hełmach. Helen zwolniła kroku. Tam się coś działo. Dostrzegła więcej cieni, które bardzo szybko zbliżały się do tamtej grupy, były mniejsze. I biegły bezczelestnie, jak nieloty, albo skradające się drapieżne zwierzęta. Jessica zbyt późno zauważyła te cienie, potem coś eksplodowało w jej głowie i cisnęło ją na ziemię. Przez zasłonę łez zobaczyła kolejne cienie. Wymachiwały nogami w ciężkich butach, skakały na torsy w kewlarowych kamizelkach, wirowały wokół głów osłoniętych hełmami. Żołnierze chwiali się, dwóch z nich potknęło się i po mocnych kopniakach upadło na kolana. Jessica próbowała się podnieść. To były dzieci. Miały co najwyżej siedem lat, ale poruszały się jak błyskawice i były silne. Z pozycji stojącej wzbijały się ponad głowy mundurowych, w locie kopały ich, gdzie popadnie, a ci rośli mężczyźni nie mieli szansy nawet się obronić, czy choćby osłonić. Popis wprost nadludzkiej akrobatyki i sztuki walki w realnym życiu. Dwaj trzymający się jeszcze jako tako na nogach żołnierze nie potrafili ich schwytać, bezradnie wymachiwali lufami swojej broni, byli zdecydowanie zbyt powolni. W półmroku i chaosie Jessica nie potrafiła policzyć, ile jest dzieci, chyba piątka. Jedno uderzyło żołnierza w nadgarstek, na co ten z jękiem wypuścił z rąk automat, który natychmiast chwyciło inne dziecko i podskoczywszy wysoko, rąbnęło nim mężczyznę z całej siły w twarz, podczas gdy to pierwsze podcięło mu nogi w kolanach. Żołnierz runął na ziemię, a uzbrojony malec wylądował mu na klatce piersiowej. Przez ułamek sekundy Jessica myślała, że zaraz wystrzeli, ale on jedynie wymierzył kolejne dwa ciosy i odczekał, aż jego ofiara przestanie się ruszać. Także dwaj inni żołnierze leżeli już powaleni na ziemi, tylko ostatni bronił się jeszcze przeciwko trzem malcom, którzy atakowali go razem, trzymając w rękach zdobytą broń szybkostrzelną. Jessica huczało w głowie, jej ciało było jedną wielką bolącą raną, mimo to dźwignęła się na łokcie, gdy nagle tuż przed jej oczami wyrosły dwie niewielkie stopy. Należały do dziewczynki co najwyżej w wieku Emi, która właśnie miała zamiar przyłożyć jej ciężką lufą pistoletu maszynowego, gdy z Nienacka rzucił się na nią Rich i rozłożywszy szeroko ramiona, pociągnął ją na ziemię. Tymczasem ona, przewracając się błyskawicznie, obróciła się na plecy i kopnęła go tak brutalnie w szyję, że na ułamek sekundy zamarł z wyrazem bezgranicznej paniki w oczach, po czym osunął się bezwładnie na trawę. Gdy Jessica chciała podczołgać się do niego, mała znowu zagrodziła jej drogę, teraz z lufą wymierzoną prosto w nią. Jessica skupiła się na małym palcu na spuście. Zobaczyła nagły błysk, a potem jej głowa eksplodowała z potwornym hukiem. Helen znieruchomiała. A tak trwał może pięć sekund. Wszyscy dorośli leżeli jak kłody na ziemi, a nad nimi pochylały się cienie pięciorga dzieci. Sprawdzały, dotykały. Następnie wyprostowały się, w rękach trzymały pistolety maszynowe pokonanych. Czy to złudzenie? Czy właśnie zaczął huczeć silnik śmigłowca? Nawet nie zauważyła, jak krok po kroku podeszła bliżej i obserwowała tę scenę może z odległości dziesięciu metrów. Wilnik śmigłowca musiał chyba zacząć pracować już podczas ataku i teraz obracał się coraz szybciej. W budynku zapaliły się światła, maszyna warczała coraz głośniej. Podmuch powietrza był tak silny, że nawet Helen rozwiewał włosy. Uzbrojone dzieci wdrapały się przez szeroko otwarte teraz drzwi do środka maszyny. Hałas sprawiał, że odgłosy dobiegające od strony budynku były prawie niesłyszalne. Nagle wypadły z niego potężne cienie. Inne okrążyły pozostałe helikoptery. Były zaledwie kilka metrów od niej. W ogłuszający ryk silnika wdarły się jeszcze odgłosy strzałów. W otwartych drzwiach śmigłowca rozbłyskiwały jasne ogniki. Nadbiegające cienie padły na ziemię. Helikopter drgnął lekko. Jedna z leżących na trawie osób mozolnie oderwała tułów od ziemi i uniosła rękę. Machnęła nią. Nie strzelać, wrzasnęła Jessica, chociaż wiedziała, że huk silnika i tak ją zagłusza. W głowie jej wirowało, jakby to w niej właśnie obracało się śmigło helikoptera pulsujący ból sięgał aż do karku. Mimo wszystko zdołała dźwignąć się na nogi. Wystarczyło jedno spojrzenie, by wiedzieć, że stało się to, czego się obawiała. Eugene siedział nadal na miejscu pilota, z dłońmi na dźwigniach i drążku sterowym, na fotelu obok pilot z pistoletem maszynowym przyłożonym do skroni. Przez otwarte drzwi ujrzała w środkowej części maszyny prezydent, a przy niej jedno z dzieci, które przed chwilą ją zaatakowały także z bronią w rękach, wymierzoną prosto w czaszkę przywódczyni państwa. Dwoje innych stało w drugich drzwiach. Nie strzelać, krzyknęła znowu Jessica, nie słysząc własnego głosu. Z podniesionymi rękami biegła w kierunku żołnierzy stojących przed śmigłowcem. Podmuch powietrza niemal przewrócił ją na ziemię. Kątem oka widziała, jak z pokładu wypadają jakieś niewielkie przedmioty. Nie strzelać, oni mają prezydent w osłupieniu obserwowała, jak helikopter niezdarnie próbuje dźwignąć ociężałe cielsko w powietrze. Jedno koło uniosło się nieznacznie nad ziemią, ale zaraz dotknęło jej na powrót, po czym oderwało się ponownie, jak dziecko, które uczy się chodzić. Jasne światło padające z budynków po przeciwnej stronie jaskrawo oświetlało całą scenę. Żołnierze stali lub klęczeli na trawie z bronią gotową do strzału. Między nimi a maszyną pojawiła się jakaś postać z uniesionymi rękami. Każdy odgłos ginął w wyciu wirnika. W otwartych drzwiach bocznych, zwróconych do żołnierzy, widoczne były zarysy trójki dzieci. Śmigłowiec oderwał drugie koło, ale niemal po sekundzie osiadł jeszcze raz między nieruchomymi ciałami. Jasna smuga światła w bocznym wejściu zrobiła się węższa. Dzieci zamknęły drzwi. Oślepiający blask, który nagle oblał Helen, wyrwał ją z paraliżu. Tam jest, usłyszała za sobą głosy przebijające się przez ryk śmigłowca. Nie ruszać się. Ogarnięta paniką spojrzała za siebie, osłaniając dłonią oczy przed rażącą jasnością. Nie widziała niczego poza migotliwą bielą. Po chwili odwróciła się i niemal oślepiona tym blaskiem puściła się biegiem przez trawnik. Helen Cole, stać, zatrzymać się! Przez warkot przedzierały się okrzyki z jednej strony, a z drugiej docierały nawoływania Nie strzelać. Helen nie myślała, tylko pędziła przed siebie. Dopiero gdy uczepiła się pokładu helikoptera, podciągnęła wyżej, została zauważona przez jedno z dzieci. Pod stopami nie czuła już ziemi, wciągnęła się do połowy do kabiny. Nagle maszyna się przechyliła i oderwała od podłoża. W nagłym zrywie śmigłowiec obrócił się wokół własnej osi, a silniki zawyły ze zdwojoną mocą. Helen zsunęła się nieco i znowu znalazła się w jaskrawym świetle włączonych w budynku reflektorów. Uczepiła się podpórki jednego z foteli, podczas gdy jej nogi znalazły się poza platformą i dędały w powietrzu. W panice spojrzała w dół. Jeszcze nie byli zbyt wysoko. Gdyby teraz się puściła, upadając, co najwyżej skręciłaby sobie kostkę. W tym momencie jednak to był jedyny sposób wydostania się stąd. Tuż za nią na trawniku leżeli żołnierze i kierowali broń prosto w śmigłowiec. Między nimi a maszyną stał ktoś z szeroko rozłożonymi ramionami. Kiedy Helen odwróciła głowę, rozpoznała Jessica Roberts. Na ułamek sekundy ich spojrzenia się spotkały. Potem helikopter obrócił się znowu i wzniósł wyżej. Helen zmobilizowała resztki sił, mięśnie w ramionach ją paliły, ale nie odmawiały posłuszeństwa. Męczarnie w studiu fitness i wyciskanie z siebie siódmych potów teraz się opłaciły. Z niemal nadludzką siłą wciągnęła się cała do wnętrza maszyny, po czym pomogły jej małe dłonie. Ledwie znalazła się w środku, ktoś zatrzasnął za nią drzwi. Bez tchu opadła na pierwsze z brzegu siedzenie i złapała się czegokolwiek, bo helikopter, zataczając śmiały łuk, wznosił się coraz wyżej w ciemność. Z mieszaniną zdumienia i przerażenia stwierdziła nagle, że na miejscu pierwszego pilota nikt nie siedzi, a przynajmniej nie widziała tam niczyjej głowy ze słuchawkami. Zajęty był najwyraźniej tylko fotel drugiego pilota. Kabina była ciasna i pełna dzieci, trzymających w rękach pistolety maszynowe, duże i niebezpieczne, mimo że ich lufy były skierowane w podłogę. Dzieci żołnierze! Boże! Trochę bezradnie przyglądały się nieoczekiwanej pasażerce, też próbując się czegoś złapać. Helikopter wciąż nie uniósł się na odpowiednio wysoki pułap i nie obrał stabilnego kursu, tylko kołysał się i zataczał łuki. Jean! Wrzasnął jeden z chłopców Jean! Ale przy tym natężeniu hałasu nikt nie mógł go usłyszeć. Usiadł więc, zapiął pasy i nie spuszczał z Helen wzroku. Poczuła za sobą jakiś ruch. Cała sytuacja wydawała się już na tyle surrealistyczna, że Helen nawet się nie zdziwiła, widząc, kto oprócz niej jest w śmigłowcu. Pani prezydent. W tym momencie obie były jedynie zwykłymi kobietami, które znalazły się w niewiarygodnie krytycznym położeniu. W oczach prezydent odbijały się te same myśli, które dręczyły Helen. Co za koszmar. Jak się z niego obudzić? Tak czy inaczej znajdowała się w powietrzu i miała szansę wydostać się z New Garden. Unosząc ręce i biegając jak szalona między stojącymi na ziemi śmigłowcami, Jessica wciąż nie pozwalała żołnierzom strzelać. Na pewno wyglądała komicznie, ale jakie to miało znaczenie? Pierwsi piloci zajęli już miejsca i uruchomili silniki. Nikt nie może opuścić terenu kompleksu, wrzeszczała. Z desperacją rozglądała się dookoła. Czy żołnierze nie dostali odpowiednich poleceń? Wskakiwali jeden za drugim do maszyn. W końcu dotarło do niej, że jej rozpaczliwe wymachiwanie i dramatyczne okrzyki nie robią na nich najmniejszego wrażenia i nic nie dają. Przez ułamek sekundy przemknęły jej przez głowę, żeby wyrwać któremuś z żołnierzy pistolet i za jego pomocą powstrzymać pozostałych. Ale pewnie parę sekund później już by nie żyła. Instynktownie rozejrzała się dookoła i między wciąż nieruchomo spoczywającymi ciałami dostrzegła rzeczy, które wypadły ze śmigłowca przy starcie. Podeszła do nich. Trzy telefony komórkowe. Chwyciła je natychmiast i podbiegła do Richa, który leżał najbliżej. Na plecach, z oczami wychodzącymi niemal z orbit i palcami kurczowo wczepionymi w szyję. Rich, wrzasnęła. Nie zareagował. Jego ciało było jak kłoda drewna. Rich. Usiłowała oderwać jego dłoń od szyi, ale ręka była zesztywniała. Co ona ma teraz zrobić? Spróbować sztucznego oddychania? To chyba nie najlepszy pomysł, jeżeli kopniak tej małej pogruchotał mu krtań. Wobec tego, jak mu pomóc? Raz po raz przenosiła spojrzenie z duszącego się ricza na szykujące się do startu helikoptery, aż w końcu przycisnęła usta do jego warg i wtłoczyła między nie tyle powietrza, ile tylko zdołała. Ciało ricza napięło się niczym cięciwa, dłoń oderwała się od szyi i opadła na ziemię. Jessica znowu nabrała powietrza i zamierzała powtórzyć zabieg, gdy nagle mężczyzna z ostrym gwizdem wykonał łapczywy wdech. Błędnym wzrokiem rozejrzał się dookoła, zamachał rękami, po czym pokazał jej uniesiony kciuk i odgonił ją. Natychmiast zrozumiała, zerwała się na równe nogi i popędziła do budynku, w którym znajdowało się centrum monitorowania. Podczas gdy silniki warczały coraz głośniej, ona wpadła do środka, puściła się po schodach na górę, pogalopowała przez korytarz i bez tchu wtargnęła do pomieszczenia, w którym żołnierze i policjanci nerwowo mówili jeden przez drugiego, telefonowali, łączyli się przez radio, przekazywali rozkazy. Zatrzymajcie helikoptery, zażądała. Nikt nie może opuścić kompleksu. Na jednym ze stołów położyła trzy komórki. Wyglądały na specjalne urządzenia wysoko postawionych polityków albo wojskowych, którzy musieli bezpiecznie się komunikować. Jessica domyślała się, do kogo należały te aparaty. Kilkoro mężczyzn i kobiet obrzuciło je pełnymi irytacji spojrzeniami i natychmiast powróciło do ogarniania chaosu. Na monitorach niewiele dało się rozpoznać, ale przynajmniej widać było, że dwaj z powalonych żołnierzy właśnie jakoś się pozbierali i wstali. Rich także próbował podnieść się na czworakach. Za plecami Jessiki wyrósł nagle generał dowodzący całą operacją. Maszyny zostają na ziemi, huknął tubalnym głosem. Natychmiast wstrzymać start. Jessica była tego samego zdania. Im mniejsze ryzyko, tym lepiej. Co się I... dzieje? Spytał. Dlaczego tamten śmigłowiec odleciał? Kto nim sterował? Dlaczego nie pozwoliła pani do niego strzelać? Na jego pokładzie jest prezydent. Wyjaśniła Jessica. Uprowadzona przez garstkę dzieci. Generał zamarł. Wiem, że to brzmi idiotycznie, ale to prawda, dodała. Rozumiem, odezwał się wreszcie generał. Kwatera główna musi śledzić Marine One, przekazać parametry jednostkom alarmowym. Muszą podjąć pościg. Jessica spytała przedstawiciela policji z San Diego: Macie chyba jednostkę kontroli powietrznej? Mężczyzna skinął głową. Ona też musi natychmiast przystąpić do akcji. Policjant chwycił telefon. Co tak naprawdę się stało? Chciał wiedzieć generał. Nie wiem dokładnie, odpowiedział jeden z funkcjonariuszy, zajętych pilnowaniem urządzeń. Ja wiem, rzuciła Jessica. Byłam przy tym. W kilku zdaniach przedstawiła mu przebieg wydarzeń. Dzieci? Spytał z niedowierzaniem. Musimy złapać je najszybciej jak to możliwe, bo jeżeli one rzeczywiście są nosicielami tego wirusa. Okej! Okay, krzyknął generał na całe pomieszczenie. Wezwać posiłki lotnicze z Naval Air Situation North Island. Na pokładzie Marine One pasażer numer jeden. Zawiadomić natychmiast jednostki epidemiologiczne. Poza tym zlokalizować telefony komórkowe prezydent i pilota. Wszyscy pośpiesznie przystąpili do wykonywania rozkazów. Zakończyli prowadzone rozmowy i rozpoczęli nowe. — Niech to szlak! — wymamrotał generał. — Jesteśmy kompletnie ślepi. Nie mamy pojęcia, dokąd oni lecą. — Przecież my i tak nie możemy nigdzie się wybrać — przypomniała mu Jessica. Jej głowa była jak balon tuż przed pęknięciem, do którego mimo to nadal zrywami pompowano rozżarzone powietrze. Pokazała generałowi trzy komórki. Lokalizacja telefonów to dobry pomysł przyznała, ale najwyraźniej ktoś już wpadł na niego przed nami. Wygląda na to, że na życzenie tych dzieciaków pilot i prezydent musieli zostawić swoje aparaty. Cholerne bachory, zagrzmiał mężczyzna i znowu podniósł wzrok na etany. W razie czego siły operacyjne będą musiały podjąć decyzję: ratować prezydent czy zapobiec rozprzestrzenieniu się wirusa. Wiem, powiedziała Jessica. Jeśli chodzi o wirusa, nie możemy pozwolić sobie na żadne ryzyko. W razie potrzeby państw ludzie muszą być przygotowani do obezwładnienia buntowników. Generał zachował kamienną twarz. Helen widziała w dole jarzące się światła jakiegoś miasta. Eugene sterował śmigłowcem z wyłączonymi reflektorami zaledwie kilkadziesiąt metrów nad dachami. W świetle ulicznych latarni można było rozpoznać w ogrodach i na ulicach różne szczegóły. Leżaki przy basenie, grupę ludzi na chodniku spoglądającą w górę w poszukiwaniu źródła hałasu, skrzyżowania ze zmieniającymi się światłami. Było za głośno, żeby rozmawiać. Jedno z dzieci, chłopiec, wciąż trzymało się jedną ręką oparcia fotela drugiego pilota, podczas gdy w drugiej ściskało pistolet maszynowy z lufą opartą na ramieniu mężczyzny. Wystarczyłby jeden niezgrabny manewr, omdlenie czy nieszczęśliwy przypadek, a tu w mężczyzny przeszyłaby kula, albo kilka kul, w zależności od tego, na jaką funkcję ustawiona była broń. Prezydent siedziała ze stężałą twarzą ukośnie za Helen pilnowana przez chłopca, który położył sobie automat na udach, kierując go prosto w nią. Tylko Helen nikt nie groził. Dwie dziewczynki trzymały broń na kolanach i na zmianę ogarniały wzrokiem wnętrze kabiny albo wyglądały na zewnątrz. Początkowo Helen żałowała swojej spontanicznej decyzji i nie potrafiła opanować paniki w obliczu uzbrojonych dzieci, ale teraz znajdowała się w stanie beznamiętnego spokoju. Intuicja mówiła jej, że one nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Nic jej nie zrobią, a to, że dziesięciolatek steruje śmigłowcem, nie niepokoiło jej bardziej niż cała reszta. Obserwowała, z jaką swobodą obsługuje urządzenia. Jakby miał za sobą tysiąc lotów. Prawdopodobnie w pokoju zabaw New Garden. Czy takie doświadczenie było wystarczające w realnym świecie? Lecieli prosto jak po sznurku nad miastem, nie potrafiła ocenić, jaki udział w pilotowaniu miał mężczyzna w fotelu obok Jordzina, ale na pewno zdawał sobie sprawę z obecności ważnej pasażerki. Jednej z nich. Helen była ciekawa, jaki cel miały te dzieciaki. Nie ulegało wątpliwości, że po ich ucieczce z New Garden w pościg wyruszyły pozostałe śmigłowce, a zaraz potem dołączyły do nich wszelkie pozostające w tym regionie do dyspozycji siły policji i wojska. Oczywiście potrzebowały trochę czasu, aby wystartować czy wyjechać na ulicę, ale na pewno wkrótce się pojawią. Helen nie wiedziała od jak dawna są w powietrzu, może od pięciu minut, najwyżej od dziesięciu. Pomyślała właśnie o Gregu, gdy nagle z oparcia fotela Eucina wysunęła się mała ręka i chłopięcy palec wskazał jakiś punkt przed nimi. Śmigłowiec zmniejszył prędkość i zaczął się zniżać. Zatoczyli koło nad czymś, co wyglądało na kiepsko oświetlony ogromny parking, na którym zajęta była tylko jedna czwarta miejsc. Eugene coraz bardziej zacieśniał krąg, aż nagle opadli tak szybko, że żołądek podszedł Helen do samego gardła. Zaraz się roztrzaskamy pomyślała przerażona, lecz w następnej chwili śmigłowiec odzyskał równowagę. Znajdował się już prawie nad ziemią i po chwili osiadł łagodnie na parkingu. Małe dłonie Jeżina z winnymi ruchami wyłączyły różne instrumenty. Potem chłopiec zerwał się z fotela i odwrócił. Rzucił przelotne spojrzenie na Helen, o której obecności poinformował go jeden z dzieciaków, krzycząc mu prosto do ucha. Następnie wrzasnął do wszystkich. Bierzemy tamto! Wskazał na starszy modelwana GMC, stojący kilka metrów przed nimi w miejscu, gdzie nie sięgał blask latarni. Klasyczne auto z czasów dzieciństwa Helen. Nawet ona je rozpoznała. — Tylko niech nikt nie próbuje robić żadnych głupstw. Drugi chłopiec otworzył już drzwi helikoptera od strony samochodu. Wszyscy po kolei wyskakiwali z maszyny pod terkoczącymi śmigłami. Gdy Helen zawahała się przez chwilę, Eugene, wyciągając palec w kierunku jej brzucha, powiedział — Z nami będzie pani bezpieczniejsza. — Myśli pani, że ona — tu wskazał na prezydent — pozwoliłaby pani i innym matkom tak po prostu odejść? Jeśli oni zwyciężą, a pani w ogóle będzie mogła urodzić swoje dziecko, na pewno od razu je pani odbiorą albo w najlepszym razie odizolują panią razem z nim. To jest, zaczęła prezydent, lecz Eugene przerwał jej natychmiast. Pani jest jedną z nas, zwrócił się do Helen. My jesteśmy dla pani jedyną szansą, niech pani idzie z nami. Helen wręcz zbarania oa. Jedna z nas? Niech pani go nie słucha, krzyknęła prezydent, chwytając ją za ramię. Mówi bzdury. Eugene uśmiechnął się do niej. Uśmiechnął. Ja mówię bzdury? A kto wprowadził do New Garden wojsko i zrobił z osiedla warowną twierdzę, z której nikomu nie wolno się wydostać? Ja? Niech pani idzie z nami. Zwrócił się znowu do Helen, jakby kierował do niej zaproszenie. A ona miała kompletny mętlik w głowie. Jedna z nas? Potencjalna matka dwojga im podobnych. Czy naprawdę tego chciała? Urodzić takich małych bojowników? Czuła na ramieniu dłoń prezydent. Nie odważyła się jednak na sprzeciw wobec chłopca. Nie dyskutuję z uzbrojonymi. Oświadczyła i uwolniła się od prezydent, którą Eugene chyba też przekonał do wyjścia, wymachując lufą broni. Obie kobiety skoczyły razem, czując powiew wywołany ruchami coraz wolniej obracającego się śmigła. Ledwie znalazły się na płycie parkingu, dzieci wzięły je wraz z pilotem pomiędzy siebie i pobiegły jak wytrenowany mini oddział do auta. Eugene wsunął rękę do prawej kieszeni spodni, wyjął ją szybko i obmacał pozostałe kieszenie, włącznie z małą kieszonką koszuli. Helen miała wrażenie, że na jego twarzy pojawił się wyraz irytacji, a z ust padło chyba jakieś przekleństwo. Spojrzała na niebo, próbując wypatrzyć na nim inne helikoptery, lecz ku swemu zaskoczeniu nie odkryła ani jednego. Nasłuchiwała też syren policyjnych radiowozów. Cisza. Czyżby wylądowali za szybko, aby ktokolwiek zdołał ich namierzyć? ale przecież pozostałe śmigłowce na pewno od razu ruszyły za nimi w pościg. Może specjalnie zachowywały tak dużą odległość, żeby nie było ich ani widać, ani słychać. Mało prawdopodobne. Na razie do jej uszu docierały jedynie zwykłe nocne odgłosy miasta i brzęk szkła, kiedy jeden z chłopców rozbił swoją bronią boczną szybę w wanie. Eugene włożył rękę do środka i otworzył drzwi kierowcy, następnie wsiadł i otworzył także drzwi pasażera. Potem schylił się pod kierownicą, znikając pod nią niemal całkowicie. Podczas gdy jego koledzy wpychali prezydent i pilota do auta od przeciwnej strony, po czym sami również zajęli miejsca, on zerwał obudowę osłaniającą stacyjkę i zetknął ze sobą dwa przewody w sposób, jaki Helen widziała tylko na filmach. Gdzie ten mały nauczył się takich rzeczy? Silnik zaskoczył z przytłumionym bulgotem, a Eugene przesiadł się szybko na fotel pasażera, wciąż kręcąc głową, jakby sam nie dowierzał, że mu się udało. Helen patrzyła na niego oszołomiona. Filmy, internet, wyjaśnił widząc jej zbaraniałą minę, a jednocześnie znów zaczął grzebać w kieszeniach spodni. To żadne czary, pani też by potrafiła, gdyby tylko znalazła pani pięć minut, żeby się w to wgryźć. Ale to jest możliwe oczywiście jedynie w takich starych modelach jak ten. Pani prowadzi, wskazał na nią. A gdy ociągała się z wykonaniem jego polecenia, dodał, no już, ruszamy. Z tylnego siedzenia ział ku niej czarny otwór lufy pistoletu maszynowego. Nie, to niemożliwe. Chyba jej nic nie zrobią. Niech pani go posłucha, powiedziała spokojnie, ale stanowczo prezydent. Helen wsiadła więc i zatrzasnęła drzwi. Musi poczekać na inną okazję, żeby uciec. Kiedy oparła ręce na wytartej kierownicy, zauważyła, że drżą jej dłonie. Światła włączymy dopiero na drodze, polecił Eugene. Jedna z nas. Nabrała głęboko powietrza, następnie ustawiła dźwignię automatycznej skrzyni biegów w pozycji D, oznaczającej jazdę do przodu. Marine One wylądował. Zatrzeszczał męski głos w krótkowalówce i po chwili podał parametry. Jessica i generał czekali w napięciu za oficerem. Prezydent została porwana, a ona myślała jedynie o tym, co z Richem. Z innego głośnika rozległa się informacja, że za pięć minut na miejscu będą dwa wozy. Za pięć minut? parsknął generał. Do tej pory oni mogą być już Bóg wie, gdzie? Gdzie są śmigłowce NAS! W drodze. Za dwie minuty znajdą się nad docelowym obszarem! oznajmił trzeci głos. Nienawidzę takich sytuacji! syknął generał. Jestem jak ślepiec. Czy możemy w okolicy tego miejsca zorganizować blokadę dróg? spytała Jessica. To niemożliwe odpowiedział jeden z policjantów. Za dużo ulic, dziedzińców, ogrodów, żeby w czasie, jakim dysponujemy, wszystkie je zabezpieczyć. Ale przecież macie kamery monitorujące ruch, krzyknęła do mikrofonu. Spróbujcie przynajmniej w ten sposób coś ustalić. Już to robimy, ale najpierw musimy przejrzeć nagrania z ostatnich minut, żeby się dowiedzieć, w którym kierunku pojechali i dopiero wtedy przestawić się na odpowiednie kamery. Jedyna nadzieja w śmigłowcach, bąknęła Jessica. Skoncentruj się. Wpatrywała się w mapę San Diego widoczną na jednym z monitorów. Z zaznaczonym już lądowiskiem Marine One W środku miasta Dokąd oni mogą zmierzać? Uzbrojeni? Z prezydent jako zakładniczką? spytał generał Z pewnością nie wybrali żadnego publicznego miejsca Takiego jak dworzec kolejowy czy autobus Lotnisko międzynarodowe też nie wchodzi w rachubę Bo te szczeniaki nie mają paszportów Poza tym i tak nie przeszłyby przez kontrolę a które z dzieciaków zwiały poza Eugene'em? Proszę sprowadzić tutaj doktora Wintorpa i doktor Mowelli. Oprócz tego proszę zarządzić sprawdzeniem obecności wszystkich dzieci, a także całego personelu New Garden oraz gości, polecił generał. Greg, stojąc na tarasie swojego pokoju, wsłuchiwał się w noc. Czernie nieba raz po raz przecinały snopy światła wojskowych szperaczy. Do tej pory nie znaleziono Helen. Greg modlił się, by tylko nic jej się nie stało. Żołnierze byli uzbrojeni po zęby. Było ciemno. Wystarczył jeden fałszywy ruch. Czy w oddali rozległ się jakiś hałas? Strzały? Oblał go strach. Opadłszy na fotel, wpatrzył się w noc. Tuż obok ktoś kłócił się za zamkniętymi drzwiami. Grek przypomniał sobie swoją sprzeczkę z Helen. Ona miała rację. Skontaktowanie się z Erwinem bez jej wiedzy było przejawem braku szacunku wobec niej. Pytał sam siebie, co sobie wtedy myślał. To wszystko wydawało się wówczas po prostu czystym wariactwem, a mimo to było zupełnie niewinne w porównaniu z tym, co przeżywali teraz. Poprzysiągł sobie, że już nigdy nie zawiedzie Helen. Proszę cię, Boże, spraw, aby wyszła cało z tej historii. Błagam! Na monitorach w Centrum Bezpieczeństwa pojawiła się transmisja online z kamery śmigłowców szukających Marine One. Białe kręgi światła przesuwały się po budynkach, ogrodach, parkach, ulicach w dole. Na jednym z parkingów oświetliły pojedyncze samochody, potem zatrzymały się nieruchomo na potężnym korpusie śmigłowca stojącym pośrodku placu. – Marine One znaleziony! – oznajmił z głośników bezdźwięczny głos. Stożek światła z drugiego helikoptera omiatał cały parking dookoła stałej jasnej tarczy. Jakaś dalsza kamera pokazywała wiele niebieskich punktów, zbliżających się w szaleńczym tempie sąsiednimi ulicami. W jaskrawym blasku reflektorów nie dało się zauważyć żadnego ruchu. Ich już od dawna tam nie ma! bąknął generał tuż obok Jessiki. Nie od tak bardzo dawna, odpowiedziała bez specjalnego optymizmu. Co z analizą nagrań z kamer monitorujących ruch uliczny, rzuciła do mikrofonu urządzenia łączącego ją z dowództwem policji w San Diego. Na razie jeszcze nic, sorry, padła odpowiedź. Za nimi otworzyły się drzwi i do środka wtoczył się ricz. Twarz pokryta ranami, nos spuchnięty, wokół ust zakrzepła krew. Jego koszula również była zakrwawiona i cała w strzępach. Jessica natychmiast znalazła się przy nim. Oni mają prezydent, powiedziała i otoczyła go ramieniem. Jak się czujesz? Jako tako, wycharczał zachrypniętym głosem. Co tu właściwie robisz? Chciałem zobaczyć, co z tobą. Dopiero teraz przypomniała sobie o swojej nabrzmiałej twarzy, która pulsowała. Musisz iść do sanitariuszy, powiedziała. Ty też, bąknął ledwie zrozumiale. Później, teraz mam ważniejsze rzeczy do roboty. My mamy. Wycedził przez zęby i dotknął jej ręki. Dziękuję. W odpowiedzi mocniej ścisnęła jego ramię, które wciąż jeszcze obejmowała. Dziękuję ci za pomoc tam na dworze. Zobaczymy się później. Wydyszał. Okej, okay, nie mów za dużo, poprosiła go. Jak wiesz. To nie jest dla mnie łatwe szepnął z krzywym uśmiechem. Gdy wyszedł, Jessica znowu skupiła się na monitorach, na których pierwsze radiowozy policyjne dotarły już do parkingu i zatrzymały się kilka metrów przed śmigłowcem. Otworzyły się drzwi, policjanci wyskoczyli szybko i ukryli się na ziemi z bronią gotową do strzału. Kolejne pojazdy okrążyły maszynę, z nich również wypadli uzbrojeni mundurowi. W jasnym świetle reflektorów scena robiła wrażenie sztuki teatralnej. Policjanci z samochodów stojących za ogonem helikoptera podbiegli skuleni do tylnego wirnika i przedostali się po kadłubie do przodu. Za nimi poszli następni. Pierwsi przez otwarte drzwi wtargnęli do środka, koledzy ich ubezpieczali. Jessica z biciem serca czekała na jakikolwiek znak. Do kabiny weszli jeszcze dwaj policjanci. Kilka sekund później jeden z nich pojawił się w drzwiach i rękami zaczął dawać znaki, również helikopterom, ponad parkingiem. Marine One zabezpieczony, oznajmił jeden z pilotów. Ale to już nie jest Marine One. W środku nie ma nikogo, ptaszki wyleciały. Przywołuję Was do porządku, wrzasnął do niego generał z wściekłością. Jakby dyscyplina raportowania była akurat w tym momencie najważniejsza, pomyślała Jessica. Jak najszybciej rozesłać zdjęcia Eugena Batona do wszystkich komend policji i służb w okolicy, poleciła. I zachować maksymalną ostrożność. Sprawdzić, czy na parkingu albo wokół niego nie ma kamer monitoringu. Może coś się znajdzie. Jakie jeszcze mamy możliwości? Musimy zdać się na policję, rozległo się w jednym z głośników. Jessica powstrzymała się od kąśliwej uwagi. Rozdział osiemdziesiąty drugi. Spróbuję podsumować, Haji, powiedział Gordon i zerknął do swoich notatek. Stali w zagraconej szopie gdzieś na drugim końcu miejscowości. Znajdowały się w niej różne zardzewiałe urządzenia, meble, poduszki, beczki, karnistry i inne rupiecie. Darren Zona czekał na zewnątrz, za otwartymi drzwiami. W drugiej ręce Gordon trzymał swój smartfon kciukiem przesuwał po wyświetlaczu, odtwarzając konwersację na Facebooku. Pół roku temu niejaki Alan Neyman skontaktował się z tobą przez Facebooka, po kilku miesiącach, w czasie których dosyć często rozmawialiście ze sobą, złożył wam propozycję drobnego interesu. W tym celu mieliście wypożyczyć drona waszego pracodawcy. Nie pytając go o to, Gordon zatrzymał odpowiedni wpis na smartfonie. Wyobraził sobie obu tych gości, jak siedzą przed swoimi monitorami i oczyma duszy widzą ciężkie dolary, które mieli zarobić, omamieni przez człowieka, który na pewno nie podał im prawdziwego nazwiska. Za pomocą tego drona mieliście rozpylić nowy środek ochronny roślin nad niewielkim obszarem, który Alan Neyman wskazał wam na elektronicznej mapie, przysłanej też przez Facebooka. John skinął głową, a Hadzi wpatrywał się w mrok szopy. I nie wydało wam się podejrzane, że nie mogliście o niczym poinformować chłopów? Bo Alan Neyman zapewnił, że środek jest nieszkodliwy, tak? No i obiecał spore pieniądze. Hadji skrzywił się. Wszystko miało zostać przeprowadzone w okresie kwitnienia kukurydzy. Pestycyd był do odebrania na targu i rzeczywiście go przejęliście. Dwadzieścia dużych kanistrów, cały pick -up. Ich zawartość rozpyliliście za pomocą dronów nad polami. Alan był pewnie zadowolony. Chłopom to tylko pomogło, zwrócił uwagę John. Bo ten środek tępi Worm. Wykonaliście zlecenie Alana Neymana perfekcyjnie, poza jednym szczegółem, ciągnął Gordon, nie zważając na słowa Johna. Mieliście zniszczyć wszystkie puste kanistry. Szkoda by było powiedział John, wzruszając ramionami. Gdzie jest ten ostatni? spytał Gordon, na co John zaczął grzebać w rupieciach i po chwili wyciągnął spod na wpół rozpadającego się metalowego łóżka duży, żółtawy pojemnik. Gordon obejrzał go dokładnie. To na pewno ostatni? John skinął twierdząco głową. I od tamtej pory nie używaliście go do niczego innego? Nie. Muszę zbadać resztki zawartości, powiedział, żeby sprawdzić, czy mówicie prawdę. Jeśli nie, wrócę tutaj, machnął swoim smartfonem. Mam dostęp do waszych kont na Facebooku i zmieniłem już hasła. Jak wszystko sprawdzę, będziecie mogli znowu z nich korzystać. Do tej pory radzę wam zachowywać się spokojnie. Wyszedł z szopy z kanistrem w ręce. Z głowy pożegnał Darena i rzucił na odchodnym. Niech pan ma na nich oko. Przez centrale dowodzenia przepływały we wszystkich kierunkach pytania, rozkazy, odpowiedzi. Jessica słuchała właśnie relacji pilota policyjnego śmigłowca, który przed chwilą wystartował w San Diego, gdy dowództwo policji zgłosiło się z kolejnym meldunkiem. Sprawdziliśmy nagrania z kamer monitorujących okolice parkingu. Po chwili na ekranach bezpośrednio przed Jessiką i generałem pojawiły się zdjęcia. Ziarniste, czarno-białe kadry ukazywały niemal puste ulice i skrzyżowania, raz lepiej, raz gorzej widoczne w blasku latarni. Według wskaźnika czasu w prawym górnym rogu była czwarta dwadzieścia czyli ujęcia pochodziły sprzed dwudziestu pięciu minut, jak obliczyła Jessica. To jest wyjazd z parkingu, na którym stoi helikopter, objaśnił ten sam głos, gdy na monitorach pokazał się starszy model Vana, opuszczający plac. Sprawdziliśmy to. Przez ponad dwie godziny nie wyjechało stamtąd ani jedno auto, a mniej więcej pięć minut po prawdopodobnym wylądowaniu ruszył ten van. Potem kadry przesuwały się w przyspieszonym tempie, aż do pojawienia się pędzącej kolumny policyjnych radiowozów. Z niebieskimi kogutami na dachach, do przyjazdu naszych ludzi nic się nie działo. Jessica czuła, że w jej żołądku po raz pierwszy od wielu godzin rozwiązał się niewielki węzeł. Mimo wszystko jednak dzieciaki mają dwadzieścia pięć minut przewagi. Macie ślad tego wana? Spytała podniecona. Jedziemy za nim, potwierdził głos. To kwestia minut, zanim go dopadniemy. Jessica zacisnęła dłoń w pięść. Rozdział osiemdziesiąty trzeci. Helen przez cały czas była spięta. Widok broni w rękach dzieci napawał ją przerażeniem. Od czasu do czasu ogarniała ją wściekłość na Grega, a potem na siebie. Po chwili z kolei zaczynała martwić się o niego. Co żołnierze zrobili z nimi wszystkimi po tamtej biatyce, po czym ponownie zalewała ją fala złości, a przede wszystkim czuła się zawiedziona i kompletnie zagubiona. Nagle głos Eugena przywołał ją do rzeczywistości. Teraz w lewo, nakazał chłopiec. Helen skręciła, zgodnie z poleceniem. Ulice były pogrążone w nocnym mroku. Po obu stronach stały szeregi palm. Zarysy ich zielonych pióropuszy były ledwie widoczne w oślepiającym blasku wysokich latarni. GMC był tak stary, że nie posiadał systemu nawigacji, a chłopak nie miał ani mapy, ani żadnej innej pomocy umożliwiającej orientację w terenie. Eugene, prezydent po raz kolejny spróbowała wtrącić się z tylnego siedzenia. Cokolwiek zamierzasz, proszę przerwał jej natychmiast później. Muszę się skoncentrować. Musisz przede wszystkim się opamiętać, powiedziała spokojnie prezydent, nie tracąc cierpliwości. Jak sobie wyobrażasz dalszą ucieczkę? Przecież szuka nas już cała policja stanu Kalifornia plus jednostki specjalne. Nie macie najmniejszej szansy. Ale Eugene zakrył sobie uszy dłońmi i znowu polecił teraz w prawo. A gdyby tak Helen go nie posłuchała i po prostu pojechała dalej prosto, prawdopodobnie żadne z dzieciaków nie potrafi prowadzić. Chociaż z drugiej strony, jeśli ktoś umie pilotować helikopter, to pewnie dałby sobie radę i z samochodem. Mimo że głowa ledwie wystaje z za kierownicy, ale dziesięciolatek za kierownicą rzucałby się w oczy tylko komu. Przez trzydzieści minut jazdy Helen nie zobaczyła ani jednego radiowozu. O tej porze, między głęboką nocą a świtem, prawie nikt nie jeździł ulicami. Nie było nikogo, kto mógłby zwrócić uwagę na nietypowego kierowcę Wana. Helen odbiła w prawo. Mogłaby spowodować wypadek. Wjechać w zaparkowany samochód albo w słup latarni, może w ten sposób udałoby się unieszkodliwić te dzieciaki chociaż na chwilę. Zauważyła we wstecznym lusterku, że dwoje z nich nie zapięło pasów. Ale broń wciąż była skierowana w prezydent i pilota, choć nie przyłożona już do ich skroni jak w śmigłowcu. Gwałtowne uderzenie w latarnię mogłoby niechcący uruchomić palec na spuście to zbyt ryzykowne. Na wysokości dużego parkingu Judzin kazał jej znowu zwolnić, a potem przejechać powoli między nieoświetlonymi rzędami samochodów. Dał znak, aby zatrzymała się przy starej hondzie, po czym wyskoczył z wana i zniknął za innymi pojazdami. Dzieci, prezydent podjęła próbę przemówienia do rozsądku pozostałym. Skończcie już tę bezsensowną zabawę, oddajcie nam broń, zanim wydarzy się coś, czego nikt by nie chciał. W odpowiedzi na jej apel wszyscy jeszcze mocniej zacisnęli dłonie na maszynowych pistoletach. Helen usłyszała, że gdzieś w pobliżu zaczął pracować silnik zaraz potem drugi kilka sekund później z za zakrętu wyjechał rodzinny van za kierownicą siedział Eugene ledwie widoczny zahamował przed nimi i zeskoczył z siedzenia wydwoje wysiadać polecił Helen i pilotowi następnie zwrócił się do mężczyzny teraz pan poprowadzi pojedzie pan z prezydent i z resztą dzieci na początek z powrotem Pilot usiadł z ociąganiem za kierownicą, poprawił sobie fotel. Dalsze instrukcje dostanie pan od mojej koleżanki. Wskazana dziewczynka uniosła nieco broń i ruchem głowy dała prezydent do zrozumienia, że ma opuścić GMC i przesiąść się do drugiego Vana, co prezydent oczywiście uczyniła, a za nią to samo zrobiły pozostałe dzieci. Przykro mi, że cała ta historia ma taki finał, Eugene zwrócił się do niej. Ale na pewno jeszcze o sobie usłyszymy. Życzę miłego dnia. A do swoich kolegów w środku krzyknął Wiecie, co macie robić? Następnie zatrzasnął drzwi. Niemal natychmiast rozbłysnęły reflektory i rodzinny van lekko się cofnął, a potem powoli wyjechał z parkingu i skręcił w kierunku, z którego niedawno przyjechali. Eugene śledził go wzrokiem, dopóki nie zniknął z pola widzenia. Gdzieś w pobliżu nadal słychać było jednostajny szum silnika. My pojedziemy innym samochodem, oznajmił. W ręce trzymał pistolet, którego Helen do tej pory nie zauważyła. Prawdopodobnie należał do pilota. Chłopiec dostrzegł jej wylęknione spojrzenie. To tylko na wypadek, gdyby wpadła pani na jakiś niemądry pomysł, wyjaśnił, ale to raczej niemożliwe, bo przecież pani doskonale wie, że jestem jedyną szansą na uratowanie pani dziecka i w ogóle całej tej historii. Wsunął pistolet głęboko w kieszeń spodni. Wydawało się mało prawdopodobne, aby zdołał wyjąć go jednym błyskawicznym ruchem. To miał być dowód zaufania wobec niej, czy pułapka? Bo przecież Helen miała już okazję zobaczyć, jak szybki i zwinny potrafi być. Dał jej znak, aby ruszyła. Szła obok niego z mieszaniną strachu, bezradności i ciekawości. Dokąd pojechali tamci? Spytała. Dwoje zakładników i gromadka uzbrojonych dzieciaków w środku nocy. Trudno było myśleć o tym spokojnie. Bez obaw, odpowiedział Eugene. Doszli do niewielkiej starej Hondy, z otwartymi drzwiami kierowcy i warczącym silnikiem, nic im się nie stanie. Prezydent to zbyt niebezpieczne towarzystwo, wprawdzie nas też będą dalej szukać, ale już nie z takim zapamiętaniem. Poza tym ona nie powinna wiedzieć, dokąd my dwoje się wybieramy. Jego ręka zniknęła w kieszeni, w której tkwił pistolet. Helen zrozumiała aluzję. A dokąd się wybieramy? Przed siebie. Nawiasem mówiąc, jestem Eugene. Wiem. A pani? Helen Cole. Miło mi. Dziękuję, Helen, że poprowadzisz. Helen skinęła głową i po krótkiej chwili namysłu wyjechała na ulicę i ruszyła przed siebie zgodnie ze wskazówkami Eugena. Macie go? krzyknęła Jessica do mikrofonu. Na monitorach tuż przed nią migały niezliczone kadry z przeróżnych kamer monitoringu w San Diego, na niektórych zdawała się rozpoznawać starego vana GMC. Widzieliśmy go jeszcze kilka minut temu, wyjaśnił głos. A potem wjechał na teren, który nie jest w całości objęty monitoringiem, to znacznie utrudnia poszukiwania. Pojawił się jeszcze na dwóch skrzyżowaniach, a później już nie. Z tamtych miejsc można pojechać w wiele różnych kierunków. Musimy teraz sprawdzić każdy po kolei. Nasi ludzie są już w drodze. Cholera jasna, syknęła Jessica. Nie możecie pozwolić mi uciec. Ku swemu zaskoczeniu Grek stwierdził, że policjant idzie z nim do odizolowanego skrzydła kompleksu. Potem wprowadził go do pomieszczenia pełnego żołnierzy i różnych urządzeń, głównie monitorów. Panował w nim nerwowy zgiełk. Jessica Roberts wyraźnie czekała na niego. Wyglądała zupełnie inaczej niż jeszcze pół godziny wcześniej. Lewą połowę twarzy miała otartą i opuchniętą, włosy potargane, ubranie usiane zielonymi i brązowymi plamami. Wyglądała na zmęczoną i chyba walczyła z bólem. To pan jest jednym z tych, którzy odkryli dowody nieudanych eksperymentów, prawda? Zaczęła od razu. Opuchnięte wargi sprawiały, że jej głos brzmiał jak po miejscowym znieczuleniu u dentysty. Strzeliwszy kilka razy palcami, spytała: Grek, zgadza się? Dobra pamięć. Pańska żona ma na imię Helen, upewniła się, gdy on jeszcze raz przedstawił jej swój problem. Skinął głową. Jessica dała znak operatorowi, aby puścił nagranie z jednej z kamer monitorujących. Pierwsze sekundy wypełniały ciemne kadry rozświetlane od czasu do czasu jaskrawymi błyskami, w których Greg nie był w stanie niczego rozpoznać. Ktoś włączył reflektory i obraz stał się wyraźniejszy. Widać było biegających i rzucających się żołnierzy, śmigłowiec, potem Jessica Roberts, która wpadła między maszynę a uzbrojonych mundurowych, podczas gdy raptem za jej plecami helikopter zaczął w niekontrolowany sposób wirować wokół własnej osi. Greg z niedowierzaniem przyglądał się kolejnym scenom. Stop, poleciła Jessica operatorowi. Mniej więcej trzy metry nad ziemią śmigłowiec obrócił się o sto osiemdziesiąt stopni i zawisł nieco krzywo w powietrzu zatrzymany przez operatora. Dopiero teraz Greg dostrzegł, że jego boczne drzwi są otwarte. Coś z nich zwisało. Czyjeś nogi. Ciemne dżinsy, wyżej ciemna bluzka, ręce zaciśnięte na czymś w kabinie. Głowa odwrócona do kamery, twarz zniekształcona nieopisaną paniką. Mimo to Greg rozpoznał ją natychmiast. Boże drogi, szepnął. Poczuł, że robi mu się niedobrze. Przełknął ślinę i zaczął drżeć. Czy to ona? spytała Jessica Roberts. Co, co, co? Jessica poleciła operatorowi, aby puścił wideo dalej w zwolnionym tempie. Helikopter nadal wirował, unosząc się jednocześnie coraz wyżej. Nogi Helen stały się krótsze, zniknęły z kadru. Gdy maszyna ponownie obróciła się do kamery tą samą stroną, znajdowała się już co najmniej sześć metrów nad ziemią, a drzwi były zamknięte. Operator nacisnął jakiś guzik i film leciał już w normalnym tempie. W ciągu kilku sekund śmigłowiec zniknął w ciemnościach nocy. Domyślam się, że pan również nie wie, dokąd ona się wybrała? spytała Jessica Roberts. Grek z szeroko otwartymi ustami wpatrywał się w ekran, na którym biegali tami z powrotem żołnierze. Nie mam pojęcia wykrztusił. Pokłóciliśmy się, a po chwili dodał już nieco przytomniej: Czyli ona jest na pokładzie, wszystko z nią w porządku? Poleciała z nimi, ale nic ponad to nie wiemy. A kto tam był? I co robią ci wszyscy żołnierze? Nie ruszyliście w pościg za tą maszyną? Dziękuję panu za współpracę, oznajmiła Jessica. Poinformujemy pana, jak tylko dowiemy się czegoś nowego. A gdyby przypomniało się panu coś ważnego, proszę niezwłocznie dać nam znać. Ale przecież nie możecie mnie teraz. Jeden z żołnierzy zdecydowanym ruchem skierował go do drzwi. Owszem, możemy, rzuciła Jessica Roberts. Tylko tyle mam pani do powiedzenia. Krzyknął grek z furią przez ramię, zanim zatrzasnęły się za nim drzwi. Wściekły, jednocześnie ogarnięty poczuciem zupełnej bezradności, dał się wyprowadzić z odizolowanej strefy. Gdy mundurowy zostawił go samego w długim, pustym korytarzu prowadzącym do sypialni, grek poczuł, jak wali mu serce. Niczym sterowany pilotem ruszył do siebie. Każdemu krokowi zdawało się odpowiadać zwielokrotnione echo. Jego oczy były jak tama, tuż przed pęknięciem jeszcze jeden krok, i jeszcze jeden, i kolejny. Rozdział 85. Helge nie mógł się nawet nacieszyć spektakularnym widokiem Golden Gate Bridge w porannym słońcu, rozciągającym się za panoramicznym oknem hotelowego apartamentu. Razem z Horstem Palenem i Mikanem Foxem, szefem bezpieczeństwa Santiry, siedział pod gołą ścianą, w której nie dało się ukryć żadnej choćby miniaturowej kamery. Mika to sprawdził. Nadawane przez telewizję gorączkowe relacje dotyczące jakichś nocnych zajść w San Diego stanowiły zasłonę akustyczną. Wiadomości z ostatniej chwili. Przez ekran laptopa przed nimi przesuwały się kadry nieudolnego wideo nakręconego komórką. Z paki pick-upa startował właśnie dron z ładunkiem. Oni wszystko dokumentowali, wyjaśnił Gordon, widoczny w okienku po prawej na górze. Pokazywał fragmenty filmików, na których John i Haji odbierają kanistry z targu i napełniają drony ich zawartością. Właśnie badamy pozostałości z ostatniego kanistra pod względem genetycznym. Tu nie chodziło o ziarna kukurydzy, czyli nie o nasiona, co pokazują także te nagrania, i nie o żaden środek owadobójczy, którego oczekiwano od dostawcy, tylko o jakiś pył albo proszek. Pod mikroskopem wygląda to jak pyłki kukurydzy. Jestem pewny, że to jest ten cudowny środek. W lecącym właśnie filmiku dron rozsnuwał nad polami delikatną mgłę. A całą korespondencję znajdziecie na ich kontach na Facebooku. A Alan Neyman? Spytał Helge. Alanów Neymanów jest wielu, powiedział Gordon. Wstępne poszukiwania nic nie dały. Powinien to dokładnie sprawdzić dział bezpieczeństwa. Według mnie to fikcyjne nazwisko. Może wy ustalicie, kto kryje się za tym kontem facebookowym, w najgorszym razie drogą oficjalną. Ale na początek spróbowałbym inaczej, metodami inżynierii społecznej czy jakoś tak. Zajmiemy się tym, oświadczył chłodno Mika. Nikt nie musiał go pouczać, co ma robić. A dokumenty w porcie, z którego dostarczone zostały kanistry? Spytał. Przecież musi być jakiś nadawca. Gordon pokręcił głową. Alan Neyman podał im adres i dane człowieka, od którego mieli odebrać kanistry. Wybieramy się do niego. Może on będzie wiedział skąd pochodziły. Helge spojrzał na zegarek IWC na swoim nadgarstku i zakomunikował. Za godzinę mamy następne spotkanie. Odezwiemy się po nim. Następnie zamknął laptop, po czym mimowolnie spojrzał na telewizor, na którego ekranie po niewyraźnych ujęciach nisko lecącego śmigłowca, pojawiły się sceny z policyjnej akcji na jakimś parkingu. Przy akompaniamencie historycznego trajkotu sprawozdawcy telewizyjnego policjanci przypuścili szturm na zaparkowany już helikopter, oświetlony snopem światła z reflektorów. Tekst na dolnym pasku też nie dostarczał wyjaśnienia. Helge wstał. Przed kolejnym spotkaniem musiał jeszcze coś przegryźć. Rozdział osiemdziesiąty szósty. Tak zaklął szef sztabu obok Jessica, patrząc na relacje w telewizji. Media kompletnie odleciały. Znajdźcie jakiś temat zastępczy, wrzeszczał na rzecznika prezydent. Albo o cokolwiek. To musi zniknąć z czołówek. Nikt nie może się dowiedzieć o tym tutaj, a już w żadnym razie, że prezydent była tu i. Urwał, ponieważ zdał sobie sprawę z ironii własnych słów. Prezydent była tu. Była, tak. To właściwe sformułowanie. Musicie nad tym zapanować i odzyskać kontrolę nad tą narracją. Czyli stworzyć własną wersję wydarzeń, obowiązującą na zewnątrz, pomyślała Jessica. My, zaczął generał, lecz szef sztabu natychmiast mu przerwał. To pan odpowiadał za bezpieczeństwo, więc teraz niech się pan lepiej nie odzywa. Kamienna twarz generała również tym razem nie zdradzała żadnych emocji. Czy mamy jakieś nowe informacje o prezydent i dzieciakach? spytała Jessica, próbując w ten sposób obniżyć nieco temperaturę dyskusji. Kręcenie głowami. Policja z San Diego wprawdzie znalazła vana GMC, ale był pusty, wyjaśnił Lyn. Ponieważ na tamtym terenie kamery są rozmieszczone dość rzadko, w grę może wchodzić wiele samochodów, do których się przesiedli. Trwają intensywne poszukiwania, przeprowadzane są kontrole. Na razie bez rezultatu. Sprawdzana jest też bezpośrednia okolica miejsca, w którym natrafiono na GMC, na wypadek gdyby te dzieciaki były jeszcze w pobliżu. Nie możemy też przystąpić do klasycznego pościgu, oznajmił przedstawiciel FBI. To byłoby zbyt ryzykowne. Nie mówiąc już o PR-owej katastrofie, gdyby rzeczywiście ich znaleziono i doszłoby do impasu z prezydent jako zakładniczką, wtrącił znowu szef sztabu. Jessice nie podobało się, że ten człowiek tak łatwo tracił zimną krew. Oni wszyscy powinni teraz zachowywać spokój. Ale z drugiej strony, przecież nawet członkowie amerykańskich sił specjalnych nie zawsze byli perfekcyjnie działającymi maszynami bojowymi, wbrew temu, jak przedstawiały ich media czy patriotyczne filmy akcji. Ich brak opanowania stał się powszechnie znanym faktem po fatalnych w skutkach akcjach z Afganistanu czy Iraku. Szef sztabu pewnie dobrze wiedział, co robi, mówiąc o narracji, nad którą trzeba odzyskać kontrolę. Dopóki tylko nielicznym będzie wiadome, że ta narracja nie odpowiada prawdzie, nie będzie problemu. Albo odzyskają kontrolę nad przebiegiem wydarzeń, albo w końcu fakty wyjdą na jaw. Rozdział 87 Helen zostawiła samochód na kilkupoziomowym parkingu przy lotnisku. Tutaj nie znajdą go tak szybko. Wciąż walczyła ze sobą. Pomysł Jugina brzmiał zupełnie zwariowanie. Jego niezwykłe cechy i umiejętności napawały ją lękiem. Tymczasem wysuwane przez niego argumenty nie wydawały się całkiem niedorzeczne. Na dodatek jego dziecinny wygląd budził w niej mimo wszystko instynkt opiekuńczy. Przecież nie mogła zostawić tego chłopca zupełnie samego. Celem Jodzina nie był terminal linii rejsowych, tylko budynek, w którym mieściły się ośrodki szkolenia lotniczego i gdzie obsługiwano prywatne jety. Zdecydowanym krokiem wszedł do niewielkiego biura pierwszej z brzegu Szkoły Awiacji. Helen stojąc obok niego, miotała się między troską o być może rozwijające się już w jej łonie dzieci, niejednoznacznymi uczuciami do Grega i nadzieją, że może zaraz zostaną zatrzymani. Przywitała ich sympatyczna kobieta Esmeralda Jimenez, jak wynikało z identyfikatora na jej piersi. Mamy być może trochę osobliwą prośbę, zaczęła Helen zgodnie z wcześniejszą instrukcją Eucina. O dziwo czuła się zaskakująco pewnie. Ponieważ bardzo nam się śpieszy, szukamy kursanta, który uczy się pilotować odrzutowe dżety i ma jeszcze do wylatania dużo mil. Oczywiście jesteśmy gotowi znacząco partycypować w kosztach lotu, jeśli tylko mogliby państwo zapewnić nam dotarcie jak najszybciej do celu. Kobieta zmarszczyła brwi, Helen zaś wyjaśniała dalej. Loty rejsowe trwają znacznie dłużej, a nam niezwykle zależy na czasie. Esmeralda Jimenez pozostawała nadal nieprzekonana, o czym świadczyło jej niezmiennie zmarszczone czoło. Helen położyła na stole ich paszporty. Nie ma w tym nic podejrzanego, zapewniła. Moja matka ciężko zachorowała. Kobieta z ociąganiem przekartkowała dokumenty. Po chwili powiedziała z hiszpańskim akcentem. To pani syn? Ma inne nazwisko niż pani. Po ojcu. Po ślubie oboje zachowaliśmy nasze nazwiska. Esmeralda w odruchu wyraźnej dezaprobaty wywróciła oczami. Ale mąż zastrzegł sobie, że dzieci muszą nazywać się tak jak on. Kobieta przesunęła paszporty z powrotem przez stół. Nie mamy nikogo, komu brakowałoby mil do wylatania, odparła. Helen odczekała kilka sekund, aby się upewnić, czy urzędniczka nie zmieni jednak zdania, po czym sięgnęła po dokumenty. Mimo to dziękuję pani za poświęcony nam czas. Pożegnała się i ruszyła wraz z Judżinem do wyjścia. Trzy minuty później siedzieli dwadzieścia metrów dalej, w biurze innego ośrodka szkolenia, mając naprzeciw siebie urzędniczkę nazywającą się Mercedes dos Santos. Ten sam wstęp tylko na końcu Helen dodała jeszcze. Loty rejsowe z dwiema przesiadkami trwają za długo, a moja matka jest w agonii. Dos Santos pokiwała w zadumie głową. Wchodziłoby w grę nawet trzech przyszłych pilotów, powiedziała. A dokąd chce pani lecieć? Do Brazylii. Brazylia jest ogromna. Dokąd dokładnie? Monte Claros. Nie znam. Wzruszyła ramionami, a potem sięgnęła po słuchawkę telefonu i po chwili zaczęła rozmawiać po hiszpańsku. Helen rozumiała tylko pojedyncze słowa. Eugene wiercił się niespokojnie na krześle obok, jak zwyczajny dziesięciolatek. Mamusiu, odezwał się chłopięcym głosikiem, kiedy polecimy? Nie wiem, odpowiedziała Helen zaskoczona tym niespodziewanym przedstawieniem. Mercedes zasłoniła dłonią muszle słuchawki i zwróciła się do Helen. Co pani rozumie przez znaczącą partycypację w kosztach lotu? Dwadzieścia tysięcy dolarów. Odpowiedziała Helen. W gotówce. Połowa wypłacona po lądowaniu na miejscu przez ludzi, którzy nas odbiorą. Kobieta z niewzruszoną miną przekazała kwotę po hiszpańsku i po chwili rozłączyła się. Trzeba poczekać kilka minut, oznajmiła. Lot za granicę z między lądowaniami dla uzupełnienia paliwa nie ułatwia sprawy, tak twierdzi instruktor, i prawdopodobnie zwiększy koszt. Powiedziała to tak, jakby podniesienie ceny nie było dla Helen niczym nadzwyczajnym. Poproszę o wasze paszporty. Padły te same pytania o nazwiska, jak w poprzednim biurze, ale niezadowolenie z odpowiedzi było mniejsze. Mercedes oddała im dokumenty, nie zapisując ani ich nazwisk, ani numerów paszportów. Zadzwonił telefon. Kobieta odebrała, słuchała przez chwilę, potem znowu zasłoniła słuchawkę i spytała Helen Dwadzieścia pięć tysięcy, start za godzinę, ok? Jasne, odpowiedziała trochę osłupiała. Mercedes przekazała decyzję i odłożyła słuchawkę. Rzeczywiście musi się pani bardzo śpieszyć, stwierdziła tonem, z którego wynikało, że taka transakcja nie jest dla niej, co prawda, chlebem powszednim, ale nie jest też czymś nadzwyczajnym. Zaprowadzę was do poczekalni. Po drodze Eugene uśmiechnął się triumfalnie za plecami Mercedes. Spokojnie jeszcze nie jesteśmy w powietrzu, pomyślała Helen, a tym bardziej w Brazylii. Ciągle nie mogła zrozumieć, co ona tutaj robi. Powinna przynajmniej jakoś zawiadomić Grega, że nic jej nie jest. Pilot był niskim, ale dosyć atrakcyjnym czterdziestolatkiem. Jonathan Green przedstawił się z uśmiechem drapieżnika. Brzmi mało meksykańsko, napomknęła Helen. Pochodzę z Afryki Południowej, wyjaśnił. Kursant mdły młodzieniec pod trzydziestkę nazywał się Emilio Durante. Wszyscy razem przeszli przez półtorej lotniska do niedużego jetta o spiczastym dziobie i dwóch silnikach po obu stronach ogona. Do wejścia na pokład prowadziły opuszczone schodki. To Learjet-60, powiedział Jonathan. Dotarłszy do trapu, Helen przestała się wahać, postanowiła, że przede wszystkim w trosce o swoje nienarodzone dzieci musi na razie znaleźć się jak najdalej od władz amerykańskich. W środku maszyna była o wiele bardziej luksusowa niż samolot, którym ona i y Greg oraz reszta zostali przetransportowani do San Diego. John zainkasował od niej pieniądze, przeliczył je skrupulatnie i poprosił, aby wybrała sobie miejsce. Nikt poza Mercedesy w biurze nie wziął już do ręki ich paszportów. Nie musieli też przechodzić żadnych formalnych kontroli bezpieczeństwa ani nigdzie się odprawiać. — Masz ochotę zobaczyć start z kokpitu? — spytał instruktor Eugina. — Jasne. Helen po raz kolejny stwierdziła, że chłopak umiał perfekcyjnie grać rozentuzjazmowanego dziesięciolatka. Może jednak nim jest. Nie potrafiła przejrzeć tego dzieciaka, a przecież niewykluczone, że w niej rośnie właśnie taki drugi Eugene. Wszyscy trzej zniknęli za drzwiami kokpitu. Gdyby ci dwaj dorośli wiedzieli, kogo zaprosili do siebie, oby tylko nie przyszło mu do głowy przejąć sterów. Helen zapięła pas i pogrążona w zadumie, wyjrzała przez okienko. Nowy świat. Maszyna ruszyła z miejsca i toczyła się powoli w stronę pasa startowego. Helen czuła, jak coraz szybciej bije jej serce. Nigdy dotąd nie leciała w takich okolicznościach. Gdy samolot przyspieszył, patrzyła w napięciu na umykający z zawrotną prędkością pod kołami asfalt. Nawet nie zauważyła, kiedy oderwali się od ziemi, ale poczuła przyspieszenie w żołądku. Również nie wiadomo kiedy znaleźli się w powietrzu. Wznosili się błyskawicznie, długim łukiem w kierunku gór. Świat w dole stawał się coraz mniejszy. Po lewej słońce oświetlało pasmo górskich wierzchołków. Oślepiona jego blaskiem Helen zapomniała skąd się tu wzięła, z kim tu dotarła i co się w ogóle wydarzyło. Czuła jedynie jak przez jej ciało przelewa się fala światła. Zatopiła się w tym doznaniu, pod wpływem ciepła poczuła się zmęczona. Dopiero teraz uświadomiła sobie, że nie spała całą noc. Przed oczami przemknęły jej obrazy z ostatnich godzin i dni. Pomieszały się z jej snami, podczas gdy pilot konsekwentnie zmierzał na południe. Rozdział 88. Dokądkolwiek Grek by poszedł, wszędzie stali na posterunkach policjanci albo żołnierze, na korytarzach przed ich pokojami, po drodze na śniadanie, w samej jadalni. Ludzie byli spragnieni jedzenia i wiadomości. Przysiadł się do Diany i jej męża. Mike miał spuchniętą prawie połowę twarzy i jedno oko. Grek opowiedział im o ucieczce Helen helikopterem. Dobrze zrobiła, stwierdził Mike. Kto wie, czy wyjdziemy stąd żywi. Przestań! parsknęła Diana. Grek nie potrafił odpowiedzieć na jej pytania. Jak to możliwe, że Helen się udało? Dlaczego żołnierze jej nie zatrzymali? Teraz już rozumiała, skąd wziął się w nocy huk helikoptera. Wszyscy czekali, aż wreszcie ktoś im powie, co stanie się z nimi dalej, lecz obecni wiadalni żołnierze tylko bez przerwy ich pocieszali. Wśród gości znowu narastała złość i bezradność, ale po doświadczeniach ostatniej nocy nikt nie odważył się na kolejny bunt. Dopiero gdy w drzwiach pojawiła się Jessica Roberts, podniosły się głośne okrzyki. Chcemy wreszcie wrócić do domu. Co to wszystko ma znaczyć? Będziecie się mieli spyszna, jak w końcu porozmawiam ze swoim adwokatem. Kobieta poczekała, aż zapanuje spokój, po czym oświadczyła chłodno. W wyniku nieprzewidzianych wydarzeń nie możemy niestety udzielić Państwu żadnych dalszych informacji. Nie zważając na podnoszący się pomruk, ciągnęła niewzruszenie. Ale za pośrednictwem maili albo SMS-ów niezwłocznie powiadomimy Wasze rodziny i firmy, że z powodu choroby lub z innych przyczyn przez kilka najbliższych dni nie będzie Was w domu i nie będziecie osiągalni. Za parę minut przyjdzie tu kilka osób. Proszę podać im odpowiednie dane kontaktowe. To jest dyktatura, krzyknął ktoś z sali. Robimy to dla państwa bezpieczeństwa, rzuciła mało uprzejmie Jessica. Tak mówi się zawsze, kiedy odbiera się ludziom wolność, szepnął Mike. Dranie. Dziękuję, zakończyła Jessica. O całej reszcie porozmawiamy później, po czym wyszła. Na pewno ci uwierzę, burknął Mike. Buntowniczy duch opuścił go minionej nocy, ale i pozostali w obliczu wzmocnionych posiłków pilnujących ich żołnierzy nie zdobyli się na nic więcej niż pełne oburzenia komentarze. Rozdział dziewiąty Gordon znajdował się w miejscu, które wcześniej widział na filmiku wideo. Polecił Johnowi, żeby pokazał mu na mapie, gdzie w tej dziurze zabitej dechami, położonej niedaleko cudownych pól, odebrali kanistry. Musiał mu porządnie przemówić do rozumu, żeby wreszcie powiedział prawdę. Chociaż w panujących wokół ciemnościach wszystko wyglądało trochę inaczej, nie ulegało wątpliwości, że John i Haji przysłali go tam, gdzie trzeba. Buda sklepowa na skraju nędznego targowiska. Za nią składowisko śmieci samochodowych i rupieci, które w zachodnich krajach wylądowałyby na śmietniku, a tutaj zyskiwały czwarte albo piąte życie jako części zamienne albo Bóg wie co jeszcze. W świetle kilku ulicznych latarni targowisko wydawało się centrum wieczornego życia. Było po brzegi, wypełnione ludźmi. John wszedł do sklepu. Mężczyzna, od którego John i Hadji odebrali kanistry, stał w blasku samotnej żarówki za krzywą ladą zbitą ze zniszczonych desek. Gordon przywitał się i bez specjalnych wstępów pokazał mu wideo. Kanistry skąd? Kto je przywiózł? Jednocześnie powachlował się kilkoma bankrotami. Sklepikarz pochylił się, żeby lepiej się przyjrzeć, wymamrotał coś pod nosem, po czym znowu się wyprostował. Mdżuma Transports, wyjaśnił. Adres? Rozmowa nie nastręczała trudności. Tak, proszę, odpowiedział Gordon. To wydawało się wręcz zbyt proste. Mężczyzna pogrzebał w koszyku, stojącym na chybotliwym regale za jego plecami i wyciągnął z niego jakąś kartkę. Pokazał ją Gordonowi. Adres w Der As salam i telefon. Gordon wpisał wszystkie dane do swojej komórki, położył banknoty na ladzie, podziękował i wyszedł w tropikalną noc. Od razu wybrał numer Mdżuma Transports. Może ktoś jeszcze siedział w biurze? Rozdział dziewięćdziesiąty. Prezydent czuła piasek pod powiekami, bolały ją plecy. Do długich, bezcennych nocy i stresu była przyzwyczajona, do porwań nie, zwłaszcza zorganizowanych przez sztucznie wyhodowane dzieci. Kiedy Eugene oddzielił się od nich, zabierając ze sobą tamtą kobietę, pilot, zgodnie z poleceniem pozostałej czwórki, ruszył między stanową autostradą numer 5 na północ. W innych okolicznościach z pewnością obudziłyby się w niej wspomnienia z wypraw z czasów studenckich. Mniej więcej po godzinie pilot zjechał z autostrady. Kierowali się w stronę gór. Na tablicy przy drodze pojawił się napis Ramona. Prezydent już nie podejmowała prób dyskusji. Wszystkim dyrygowała dziewczynka, której Eugene przekazał dowodzenie. Droga robiła się coraz bardziej kręta, prowadziła przez teren zabudowany. Najpierw domy stały rzadko, potem gęsto i znowu rzadziej, aż w końcu w ogóle zniknęły. Po piętnastu minutach jazdy przez pustkowie pilot skręcił w las, co nie spodobało się pani prezydent. Mimo obezwładniającego zmęczenia narastał w niej strach. Minęło jeszcze dziesięć minut, podczas których posuwali się po wyboistej dróżce między drzewami, i w końcu padło polecenie „stać”. Pilot wykonał je posłusznie. Znajdowali się w jakiejś niecce. „Wysiadać”, powiedziała dziewczynka trzymając pistolet maszynowy w rękach. Oboje opuścili wana. Myśleli, że za nimi wysiądą także dzieci. Tymczasem drzwi się zatrzasnęły, a największy chłopiec, chociaż i tak za mały, usiadł za kierownicą, zawrócił i ruszył w kierunku, z którego przyjechali. Szybko, rzucił pilot i chwyciwszy prezydent za rękę, pociągnął ją za sobą pod górę między zarośla. Lepiej się schować. Na wypadek gdyby zmienili zdanie. Prezydent szła za nim, chociaż nie obawiała się, że dzieci po nich wrócą. Przez kilka minut siedzieli przycupnięci w krzakach, obejmując wzrokiem kotlinę i okolice. Nigdzie nie było widać starego GMC. Gdy prezydent się podniosła, poczuła lekki ból w kolanach. Nad tym mógłby popracować ten Wintorp, pomyślała. Wobec tego idziemy, oznajmiła. Rozdział 91. Na monitorze Helgego twarz Gordona była rozmyta i jednocześnie krzykliwie kolorowa. Widocznie światło afrykańskiej nocy nie sprzyjało jakości przekazu przez kamerkę telefonu komórkowego. Jego głos też brzmiał niewyraźnie, a muzyka lecąca z kolumny stereo w hotelowym pokoju sprawiała, że Helge ledwie go rozumiał. Dlatego on, Horst i Mika siedzieli jeden obok drugiego, trzymając wyświetlacz smartfona dosłownie kilka centymetrów przed sobą. Znalazłem miejsce, z którego tych dwóch odebrało kanistry. To coś w rodzaju targowiska w jakiejś dziurze. Dostarczyła je miejscowa firma spedycyjna o nazwie Juma Transports. Jest późno, ale jeszcze złapałem kogoś w biurze i udało mi się od niego wyciągnąć, kto był pierwotnym nadawcą kanistrów. Kto to? spytał Helge nerwowo. Nazywają się Eloxi, zachrypiał Gordon. Siedziba firmy znajduje się w Montes Claros, w Brazylii. Horst już wklepywał nazwę do swojego laptopa, szukał informacji. I stamtąd były te kanistry? spytał znowu Helge. Tak twierdzą w Mjuma Transports, A to nie jest wcale jakaś mała firma krzak, jak się spodziewałem. Ekspediują przesyłki do Tanzanii, Mozambiku, RPA, Zambii, Kenii. Dyspozytor, z którym rozmawiałem, powiedział, że pierwszy raz mieli coś z eloxi i pierwszy raz dostarczali coś w to miejsce. Wybieram się do niego jutro. Zobaczymy, może natrafimy na jeszcze więcej ciekawostek. Pierwszą już mamy, wtrącił Horst. Niedaleko od Montesclaros leżą te niedawno odkryte pola ze zmodyfikowaną genetycznie bawełną. No dobra, odezwał się Helge. Zrobimy tak. Niech pan kupi całe zbiory od pobłogosławionych chłopów. Jeśli się da, także ziemię. Plus kilkusetmetrowy pas dookoła niej. Na wszelki wypadek, tylko szybko. Cena nie gra roli. Jak będzie już pan miał plony albo ziemię, albo jedno i drugie, proszę zachować kilka próbek, a resztę zniszczyć. Gruntownie. Do cna. Chłopi nie mogą w żadnym razie zostawić sobie nic na następny zasiew. Rozumie mnie pan? Tak, ale co zrobimy, jeśli nie będą chcieli sprzedać? To jedynie kwestia ceny. A jeżeli mimo wszystko się nie zgodzą? Te rośliny nie mogą przetrwać, a tym bardziej rozprzestrzeniać się w sposób niekontrolowany. Na drugim końcu świata Gordon wpatrywał się w swoją kamerkę. Analizował po cichu słowa Helgego. Zrozumiałem, powiedział wreszcie. Dobra robota, Gordon. Życzę spokojnej nocy. Helge zakończył połączenie, po czym zwrócił się do Mika. Dokładnie to samo przekaż zespołom w Indiach i Brazylii. Mają kupić zbiory, ziemię i stada, zachować próbki czy pojedyncze egzemplarze, resztę zniszczyć. Za wszelką cenę, rzekł Mika, świadomie nieprecyzując, czy ma na myśli pieniądze, czy co innego. Na co Helge odpowiedział równie otwarcie. Za wszelką cenę. Nawet gdyby byli potajemnie nagrywani, na podstawie tak prowadzonej rozmowy niczego by im nie udowodniono. Jako prezes zarządu Helge musiał wiedzieć, jak należy wydawać dyspozycje. Znowu włączył się Horst. Niewiele informacji da się znaleźć o tym Eloxii, Mały producent pestycydów. Strona internetowa mało profesjonalna. Przyjrzyjmy się bliżej. I takie coś miałoby produkować najbardziej zaawansowane organizmy transgeniczne na kuli ziemskiej? Może to tylko przykrywka. Albo dane przekazane MJUMA Transport lub przez MJUMA Transport są fałszywe. Bliskość tych brazylijskich pól bawełny przemawia za ELOXI. Mika, pewnie znajdziesz kogoś, komu uda się wejść w ich system, a my polecimy sobie na miejsce, żeby zamienić z tymi ludźmi parę słów. Rozdział 92. Dojście do szosy zajęło im pół godziny. Po drodze wspólnie ustalili dalsze kroki. Nie wolno nam do nikogo się zbliżać, oznajmiła na wstępie prezydent. Dlaczego? Czyli nikt mu jeszcze nie wyjaśnił. To jest zbyt skomplikowane, by o tym teraz mówić. Tak czy inaczej musimy jak najszybciej skontaktować się z policją. Stanęli obok siebie na poboczu i zaczęli machać ku nadjeżdżającym samochodom. Kilka aut zwolniło, ale mimo wyraźnie widocznego munduru pilota na ich wysokości, przyspieszyło znowu. Piąty wóz także się początkowo nie zatrzymał, dopiero po chwili zahamował z piskiem opon. Prezydent i jej towarzysz ruszyli w jego stronę, podczas gdy kierowca, zjechawszy w połowie na piaszczyste pobocze, cofnął się i w kłębach kurzu stanął obok nich. Mężczyzna w średnim wieku, o szpakowatych włosach, okrągławej twarzy i w błękitnej koszuli z krótkim rękawem, opinającej nieznaczny brzuszek, szybko wysiadł z kierownicy. — Urany! pani do złudzenia przypomina naszą prezydent. Często to słyszę, powiedziała od niechcenia prezydent. Inni uczestnicy ruchu nie zwracali uwagi na scenę rozgrywającą się na skraju drogi. Dokąd chcecie jechać? Proszę się nie zbliżać, powiedziała prezydent, cofając się o krok. A na widok zdziwionej twarzy uprzejmego kierowcy dodała, ale proszę jeszcze nie odjeżdżać. Jak się pan nazywa? Edward Solowski, Ed. Okej, okay, proszę posłuchać, Ed. To, co za chwilę pan usłyszy, wyda się panu niedorzeczne i nieprawdopodobne. Mimo to bardzo proszę, aby zrobił pan to, co powiem. Czy ma pan przy sobie telefon komórkowy? Co to wszystko znaczy? spytał podejrzliwie mężczyzna. Czy to jakaś ukryta kamera? Nie. Ma pan komórkę czy nie? Mam. Wyciągnął ją z kieszeni spodni. Wobec tego proszę zadzwonić pod następujący numer. W pierwszej chwili Ed raczej nie miał zamiaru nigdzie dzwonić. Prezydent obrzuciła go zatem spojrzeniem, które zwykle odnosiło skutek przynajmniej w przypadku osób, które wiedziały, kogo mają przed sobą. Teraz też podziałało naturalny autorytet. Zyskuje się go wraz z upływem czasu na takim stanowisku. Dyktowała mu numer, a on wciskał odpowiednie klawisze. Gdy podniósł już aparat do ucha, powiedziała Kiedy ktoś się odezwie, proszę się przedstawić i powiedzieć gdzie pan jest i że stoi pan przed prezydent. Jego oczy rozszerzyły się znacznie, nie miał jednak czasu, aby jakkolwiek zareagować, ponieważ w słuchawce już rozległ się czyjś głos. Mężczyzna posłusznie zrobił to, co mu przed chwilą kazano. Tymczasem pilot, zwrócony twarzą do drogi, wyprostował się, podszedł do niej bliżej i szepnął. Jeden z samochodów jechał najpierw w przeciwnym kierunku, potem zawrócił i minutę temu minął nas po tej stronie i znowu zawrócił. Pasażer chyba nagrał nas na komórkę. Dziękuję, odparła prezydent równie cicho. Ten człowiek chce rozmawiać z panią osobiście, oznajmił Ed. Proszę mu powiedzieć, że stoi pan dwa metry ode mnie, a ja nie mogę się do pana zbliżyć. On wie dlaczego. Nie kryjąc przerażenia, mężczyzna przekazał informację i cofnął się o krok. Mówi, że ktoś po panią przyjedzie, wykrztusił i pyta, gdzie są dzieci. Mężczyzna dalej dzielnie pełnił rolę pośrednika. Ledwie dokończył zdanie, prezydent kontynuowała. Kilkoro podróżuje srebrnym Fordem Galaxy, za kierownicą siedzi dziesięciolatek. Nie powinno być trudno ich znaleźć. Ed zmarszczył czoło i spojrzał z niedowierzaniem, ale powtórzył wszystko słowo w słowo, następnie zrelacjonował to, co usłyszał. Już kogoś wysyłają i proszą, żebym z panią poczekał. Zgodziłem się, a potem ten człowiek się rozłączył. Mężczyzna stał speszony przed nimi, ręka trzymająca komórkę zwisała bezradnie przy jego udzie. Czyli pani naprawdę jest naszą prezydent, tak? Rozdział dziewięćdziesiąty trzeci Twarz prezydent wypełniła niemal cały ekran. Nie mam dużo więcej do powiedzenia, rzekła. Ten oddziałik, który nas porwał, był jak część świetnie funkcjonującej maszyny. Broń traktowali tak, jakby mieli zabawki w rękach. W końcu to mimo wszystko są dzieci, pomyślała Jessica. Musicie ich znaleźć, a zwłaszcza tego Judzina. Użyjcie wszelkich środków, żeby go złapać. Nie można dopuścić, aby wyrządził jeszcze więcej zła. Może któryś z nowoczesnych dzieci w New Garden wie coś o jego zamiarach. Ten chłopak ma wszystko zaplanowane. Możliwe, że wspólnie z tamtą dziewczyną, która zniknęła. Oni również już na to wpadli. Ten mały wspominał coś o innych środkach poza wirusem, których chcą użyć. Są jakieś nowe ustalenia wynikające z ich materiałów? Na razie nie ma. Nasi eksperci wciąż przekopują się przez nie. Zostanę tutaj i tu odbędę kwarantannę, powiedziała prezydent. Jessica dała znak operatorowi, aby puścił filmiki wideo, które w ciągu ostatnich godzin pojawiły się w internecie. Nieostre, rozchwiane ujęcia robione z jadącego samochodu ukazywały auto na skraju drogi, a przed nim trzy rozmawiające osoby. Do tego komentarz filmujących, nieco zagłuszany przez szum pojazdów. Bardzo podobna. Prezydent, myślisz? A co ona tutaj? O pani autostopowej przygodzie kursują już w sieci pierwsze filmiki, poinformowała ją Jessica. Na szczęście chyba za mało wyraźne i kręcone ze zbyt dużej odległości, aby mogły być naprawdę groźne. Co sądzisz, Al? Te dwa dotychczasowe rzeczywiście możemy zlekceważyć, potwierdził doradca do spraw bezpieczeństwa. Ale zajmiemy się tym. A propos New Garden, wtrąciła Jessica, co zrobimy z klientami, doktora Wintorpa? Zastanawiałam się nad tym, w końcu miałam sporo czasu. Muszę jeszcze porozmawiać z prawnikami i etykami, ale wszystko zdaje się zmierzać do tego, że złożymy tym ludziom propozycję. Rozmyte czarno-białe kadry, zarysy samochodów, jeden zbliżał się do światła na pierwszym planie. Nieduże auto azjatyckiej produkcji odgadła Jessica. Kilka ujęć dalej, operator zatrzymał film. Mamy numer rejestracyjny, powiedział. Po paru następnych klatkach znowu zastopował. Na siedzeniu pasażera wyraźnie widoczne dziecko, fotel odsunięty do tyłu, obie twarze to jedynie szare plamy o różnej tonacji, górna połowa ukryta w cieniu. Niewiele da się rozpoznać, stwierdziła Jessica. Nie mamy dla porównania jakichś innych zdjęć z ucieczki, ewentualnie ubrań, jakie mieli na sobie Eugene i Helen Cole? Jednym przyciśnięciem klawisza operator otworzył na ekranie obok inne obrazy. Był na tyle przytomny, że przygotował je wcześniej. Helen Cole przy śmigłowcu, Eugene uchwycony w chwili, kiedy kokpit wirujący jak bąk maszyny znalazł się w blasku reflektorów. To mogą być oni, uznała Jessica. Jego koszula i jej bluzka są bardzo podobne, a z pościgu? Operator uruchomił inny przycisk. Na trzecim monitorze ukazał się nieruchomy obraz tego samego auta, od przodu, ale widzianego lekko ukośnie z góry. Jakość zdjęcia była zdecydowanie lepsza. Twarze znowu schowane w cieniu, ale ubrania wyraźniejsze. 45 minut po zniknięciu z parkingu przekroczyli pod Tichuaną granicę z Meksykiem, oświadczył operator. Jessica była zbyt zmęczona, aby choć zakląć. Nawiązano kontakt z Meksykanami? Owszem. Niestety dostali zdjęcia kilka minut za późno, a tam nie ma na drogach specjalnie dużo kamer monitoringu. Dziękuję, westchnęła Jessica. Co mogła więcej? Obok niej stała już kolejna osoba z jakąś sprawą. Mamy na linii Helgego Jakobsena z Santiry, zameldował mężczyzna, podsuwając jej telefon komórkowy. Chciała pani z nim rozmawiać. Pomyśleliśmy, że może teraz znajdzie pani chwilę. Jessica wzniosła oczy do nieba. Jasne. Najwyższy czas. Dziękuję. Rozdział 94. Helge właśnie rozsiadł się w jednym z wygodnych skórzanych foteli w ogonie należącego do firmy Falcona, gdy podszedł do niego Mika z komórką i otwartym laptopem. Bardzo dziwny telefon, powiedział. Ta osoba należy do sztabu doradcy do spraw bezpieczeństwa w Białym Domu. Na ekranie komputera pokazał swojemu szefowi stronę internetową ze zdjęciem kobiety, która mogła mieć około 35 lat, a sądząc po rysach twarzy, piegach na ciemnej skórze i kręconych włosach, w jej żyłach płynęła krew przodków pochodzących z całego świata. Niejaka Jessica Roberts chce z panem rozmawiać o GMO w Afryce, Indiach i Brazylii. Ta informacja przeszyła Helgego lodowatym dreszczem. A skąd ona o tym wie? Nie mam pojęcia. Mika wzruszył ramionami. NSA? Fuck, zaklął cicho Helge. Myślałem, że nasza komunikacja jest zabezpieczona. To tylko przypuszczenie. Może ktoś u nas był nieostrożny? Zrewanżował się Mika. Ale oni mogą mieć też inne źródła. Helge zrobił niecierpliwy gest. Niech mi ją pan wreszcie da! Mika wręczył mu telefon. Helge się przedstawił. Po drugiej stronie odezwała się kobieta. Miała przyjemny, jasny głos. Dziękuję, panie Jakobsen, że znalazł pan chwilę, aby ze mną porozmawiać, powiedziała po krótkiej prezentacji. Zależy mi na rozmowie bezpośrednio z panem, jako najważniejszą osobą w pańskiej firmie. Nasi współpracownicy już wstępnie omówili sedno sprawy. Odkryte na trzech kontynentach zjawiska to w końcu nie błachostka. Zanim zdążył spytać skąd ona o tym wie, mówiła niezmordowanie dalej. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, poinformowano nas, że pan wpadł na to odkrycie kilka dni wcześniej, aby nie przedłużać. Słyszałam, że siedzi pan w samolocie, gotowy do startu. Słyszałam także, że pańska firma prowadzi dochodzenie na własną rękę. Gdy zamilkła, Helge odpowiedział. Zgadza się, oczywiście jesteśmy dopiero na początku śledztwa. Te odkrycia nastąpiły niedawno. Naturalnie. Czy poinformował pan już lokalne władze albo instytucje międzynarodowe? Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych meldunków na ten temat. Zanim to zrobimy, chcemy najpierw wszystko zweryfikować, aby mieć całkowitą pewność. Rozumiem. Helge zaklął w duchu, bo ta kobieta wyraźnie dawała mu do zrozumienia, że ma do dyspozycji środki nacisku, które może wykorzystać wobec niego. Czy pańska weryfikacja przyniosła już jakieś rezultaty? Na przykład dotyczące sprawców? Niestety nie. Szkoda. Bo te organizmy stanowią prawdopodobnie ogromne zagrożenie. Rzecz jasna, pan również zdaje sobie z tego sprawę, tym bardziej, że nie złożył pan jeszcze żadnego zawiadomienia. Dlatego bardzo pana prosimy, aby od tej pory ściśle pan z nami współpracował w tej kwestii. Owa Roberts wyraźnie przedkładała groźbę zawoalowaną nad bezpośrednią. Pewnie już od dawna o wszystkim wiedziała, tylko jeszcze nie ustaliła skąd pochodzą te organizmy. Musiał koniecznie zyskać na czasie. Potrzebujemy próbek roślin i zwierząt, aby porównać je z informacjami z innych źródeł, kontynuowała. Z jakich innych? Na razie nie możemy powiedzieć, weszła mu w słowo. Przecież każda wymiana polega do cholery na braniu i dawaniu. Znowu zaklął w duchu, a ona chciała tylko brać i nie dawać nic w zamian. Oczywiście, mając taką pozycję, mogła sobie na to pozwolić. Moi współpracownicy omówią to z panem. Będziemy w kontakcie. Ma pan już dane kontaktowe? Oczywiście, odpowiedział Helge, zgrzytając zębami. Co za bezczelność. Wyświetlacz telefonu zgasł. Palen spojrzał na niego pytająco. Goń się! — wrzasnął Helge i cisnął aparatem w przejście między fotelami. Aroganckie świnie. Wiedzą dużo, ale nie mają pojęcia o Eloksi. Jeśli to rzeczywiście Eloksi jest odpowiedzialna za te niesamowite rzeczy, musimy porozmawiać z tamtymi geniuszami jako pierwsi, żeby nie zaprzepaścić szansy. Czy pilot może coś zrobić, żeby ani władze, ani satelity nas nie zlokalizowały? Maszyna toczyła się powoli na pozycję startową. Rozdział 95 Grek pędził przez noc. Gałęzie pękały pod jego stopami, światła reflektorów przedzierały się przez ciemność. Silnik helikoptera ryczał mu nad głową. Helen! wrzeszczał raz po raz. Ktoś chwycił go za ramię, potrząsnął nim. On próbował się wyzwolić, lecz nie mógł się wyrwać. Greg! Kobiecy głos. Grek, niech pan się obudzi. Jasno muł zamiast mózgu w głowie. Twarz Jessiki Roberts tuż przed jego twarzą. Grek powtórzyła znowu, niech się pan obudzi, hej. Obok niej żołnierz, za nimi podwójne łóżko, szklane drzwi na taras. Na łóżku rzucono niedbale bluzka Helen. Grek rozpoznał ich pokój. Wróciło wspomnienie. Obraz Helen w helikopterze i on, który nie chciał w to uwierzyć. I szukał jej niezmordowanie aż do obiadu, aż wreszcie w którymś momencie wrócił do pokoju, mając nadzieję, że ją w nim zastanie. I wyczerpany usiadł na chwilę w fotelu. Wreszcie ocknął się i zerwał na równe nogi. Coś z Helen? Jak wynika z ostatnich ustaleń, pańska żona po ucieczce śmigłowcem towarzyszyła dalej jednemu z dzieci. Bardzo możliwe, że została do tego zmuszona wyjaśniła Jessica. Dzieci miały broń. Boże, jęknął Greg. Wszystko wskazuje na to, że ukradli z parkingu samochód i pod tichłaną przekroczyli granicę z Meksykiem. Pana żona siedziała za kierownicą. Pani sobie ze mnie kpi? Co Helen miałaby robić w Meksyku? Tego chciałabym się dowiedzieć od pana. Czy pan albo pańska żona macie tam jakieś kontakty? Żadnych. Diana i Mike szli właśnie na kolację, gdy nagle zaczepiła ich policjantka, Państwo kosz? Stan permanentnego napięcia, w jakim Diana znajdowała się wskutek podejmowanych przez lata prób zajścia w ciąże przez sztuczne zapłodnienie, w ostatnich dniach przerodził się w ekstremalną nadpobudliwość. A zdarzenia ostatnich godzin doprowadziły ją wręcz na skraj przepaści. Każda kolejna niespodzianka tylko pogarszała jej samopoczucie i popychała ją o krok dalej. Proszę na chwilę za mną, chcielibyśmy omówić z Państwem Wasz powrót do domu. A co tu jest do omawiania? rzucił opryskliwie Mike. Wystarczy, żebyście otworzyli bramę i wzięli na smycz tych swoich kowbojów. Diana miała już dość jego pyskówek. Ścisnęła go za rękę, aby go pohamować, a może także zapanować nad sobą, albo po prostu czegoś się chwycić. Delikatnie popchnęła go do przodu. Funkcjonariuszka w policyjnym mundurze zaprowadziła ich do pokoju o surowym wyglądzie, w którym za stołem siedzieli kobieta i mężczyzna w cywilnych strojach. Gestem dali im znak, aby usiedli. Policjantka zamknęła drzwi od zewnątrz: Ja jestem Kerry, a to jest Tim powiedziała kobieta. Nazwisk nie podała. Diana nie sądziła, aby to były ich prawdziwe imiona. Poczuła się jeszcze gorzej. Przejdźmy od razu do rzeczy. To, co się stało i co odkryto tutaj w ostatnich dniach, z oczywistych powodów, to znaczy ze względu na bezpieczeństwo narodowe, musi być przez pewien czas objęte absolutną tajemnicą. Mają więc Państwo dwie możliwości. Pierwsza, aż do wyjaśnienia sytuacji, pozostać tutaj i nie utrzymywać kontaktu ze światem zewnętrznym. Na razie nie jesteśmy w stanie ocenić, jak długo mogłoby to potrwać. Dni, miesiące, lata. A może na zawsze, kto wie? Zwariowała pani? Krzyknął Mike, na co Diana chwyciła go za rękę, żeby powstrzymać kolejny wybuch. Jego występy w stylu macho były w tej sytuacji zupełnie bezsensowne. Nagle poczuła, że oblała się potem. Domyślała się bowiem, co zaraz usłyszą. Albo? spytała drżącym głosem o drugą możliwość. Albo zobowiążą się państwo do zachowania bezwzględnej tajemnicy, a my okażemy państwu zaufanie. Ostatnią część zdania, Kerry powiedziała tonem, który nie pozostawiał wątpliwości, że wcale go nie okażą, ale mają za zanadrzu coś takiego, co uczyni owo zaufanie całkowicie zbędnym. I rzeczywiście. Diana się nie myliła, po chwili bowiem kobieta uzupełniła, oraz przede wszystkim zobowiążą się Państwo do usunięcia wszelkich dowodów. Ten werbalny cios w podbrzusze odebrał Dianie Dech. Wciąż przytrzymywana przez nią dłoń Majka drgnęła gwałtownie. Pewnie chciał rzucić pytanie o to, co do cholery oznacza usunąć wszelkie dowody, ale ona powstrzymała go znowu, bo od razu wiedziała, co Kerry miała na myśli. Jej szczupłe palce wbiły się tak mocno w potężną łapę majka, że aż spojrzał na nią zaskoczony. Nie potrafiła powstrzymać drżenia ust. Z zacerwaną wargą, pod napuchniętym nosem i z bandażem wokół głowy, Rich przypominałby raczej bezdomnego włóczęgę po alkoholowej przygodzie niż wybitnego naukowca, gdyby tego gruzowiska, jak nazywał teraz swoją twarz, nie rozjaśniały jak zawsze przenikliwe i zuchwałe oczy. Co jest? spytała Jessica. Wyglądało na to, że jesteś zdenerwowany. Bo jestem zdenerwowany, bo... odpowiedział wciąż jeszcze chrapliwie. Ale już trochę mocniejszym głosem. Popatrzcie! Razem z Jessiką zaprosił do pracowni biologów innych dostępnych członków prezydenckiego zespołu specjalnego. Jessica przecisnęła się obok niego na krzesło przed dużym monitorem. Pozostali skupili się za nimi. W tym ścisku ramiona i uda ich obojga nieuchronnie ocierały się o siebie. Mimo to Jessica się nie odsunęła. Doszliśmy do bardzo niepokojących wniosków powiedział Rich. I znaleźliśmy obciążający dowód. Obie te rzeczy wiążą się ze sobą i podważają nasze hipotezy. Otworzył na ekranie zdjęcia roślin bawełny, pól kukurydzy i kóz. Pamiętacie modele i symulacje Jill dotyczące bawełny, kukurydzy i kóz, które zostały już prawdopodobnie wdrożone w naturalnym otoczeniu. Do analizy danych posadziłem dwoje ludzi i kazałem im je porównać z zestawem danych czterech innych projektów. W rezultacie udało im się odkryć pewien schemat. Na ekranie pojawiły się ikonki plików. Jill pracuje w sposób bardzo uporządkowany i systematyczny. Każdy projekt dzieli na sześć faz. Pierwsza faza to wstępne próby in silico, czyli na początek wyłącznie w komputerze. Druga to próby bardziej szczegółowe, także in silico. Trzecia obejmuje pierwsze próby stworzenia organizmów in vivo, w laboratorium albo w warunkach laboratoryjnych. W jej materiałach są dokumenty tekstowe, ale także zdjęcia i wideo. Przekazaliśmy je do analizy FBI, CIA i CDC, bo może dzięki nim uda się ustalić miejsca przeprowadzania eksperymentów. W razie niepowodzenia doświadczeń in vivo, Jill wracała do fazy drugiej, czyli do symulacji szczegółowych w komputerze. W przypadku gdy wszystko szło dobrze, następowała faza czwarta, czyli pierwsze wykorzystanie organizmów w laboratorium. Jeśli więc na przykład stworzyła transgeniczne pyłki kukurydzy, roślina zostawała nimi zapylona, a potem hodowano ją i czekano na owoce. W razie fiaska, do którego w tym przypadku, jak już wiemy, nie doszło, cofała się, a przy sukcesie przechodziła do fazy piątej, czyli rozmnożenia GMO do ilości komercyjnych, a potem do fazy szóstej, pierwszego uwolnienia do środowiska. Tak to przebiegało w przypadku bawełny, kus i kukurydzy. Również te dokumenty są przez nas analizowane pod kątem miejsca powstania i producenta. Wszystkie pliki są opatrzone datami, dzięki czemu wiemy, kiedy zostały przeprowadzone poszczególne fazy. Wielokrotnie musiała pracować albo w szklarniach, albo gdzieś w strefie tropikalnej, w której zbiory odbywają się kilka razy w roku. Brazylia, Tanzania, Indie, wtrąciła Jessica. Wszystko się zgadza. Rich otworzył na monitorze nowe zdjęcia. Były na nich polaryżowe, nie tak malownicze jak w prospektach turystycznych. Za to pokazane z różnych perspektyw, włącznie ze zbliżeniami pojedynczych roślin. Przez przypadek zespół wybrał jeszcze projekt, który również jest już w fazie testów in vivo, a więc przeszedł symulację na komputerze i w kontrolowanych warunkach był wypróbowywany w laboratorium albo na polu testowym. Trwa analiza zdjęć i nagrań wideo dotyczących tego projektu. Nie ulega wątpliwości, że Jill nie mogła przeprowadzać swoich eksperymentów na MIT. Sądząc po datach, możemy przyjąć, że ich dokumentacja jest aktualna. Nasz zespół obecnie przeszukuje wszystkie inne serie doświadczeń, próbując ustalić ich status. Już niedługo powinniśmy się dowiedzieć, co jeszcze jest na warsztacie, albo zostało już stworzone i zastosowane, a my po prostu nie dotarliśmy na razie do odpowiednich informacji. Rozumiem, powiedziała Jessica. To wszystko jest bardzo interesujące, ale podczas przedstawianego wywodu obudziło się w niej złowróżbne przeczucie. Rich już podczas ich pierwszego spotkania w Situation Room dał się poznać jako człowiek niezwykle skoncentrowany, skuteczny i skupiony na tym, co najistotniejsze, potrafiący doskonale rozpoznawać priorytety. Dlatego wiedziała, że w panującej sytuacji nie robiłby im wykładu na temat sposobu pracy Jill, powodowany jedynie satysfakcją z tego, że dokonał takiego odkrycia. Ta prezentacja była jedynie wstępem. Ale mam nadzieję, że nie zmierza do tego, czego się obawiam. To znaczy? Że projekt 671f, łamany na 23a, wykroczył już poza fazę drugą i że Eugene wcale nie blefował. Oczywiście natychmiast to sprawdziliśmy. Co chcesz usłyszeć najpierw? Dobre czy złe wiadomości? Jessica poczuła skurcz w żołądku. W liczbie mnogiej? Złe. Projekt 671F, łamane na 23A, został już zakończony i wdrożony. A niech to szlak, jęknęła. Jack Wolfson? Możliwe potwierdził. Co w tej sytuacji może być jeszcze dobrego? Wirus z tego projektu nie jest zaraźliwy, odpowiedział Rich. Rozwija się jedynie w osobie, której został zaaplikowany. Czyli Eugene blechował tylko w połowie. Nie jesteśmy zarażeni. Mimo to Jessica nie poczuła ulgi, bo jakiś cienki wewnętrzny głosik podpowiadał jej, że Rich nie dobrnął jeszcze do końca. — To były dwie wiadomości, dobra i zła — odezwał się znowu, potwierdzając jej obawy. — Jakie jeszcze masz w zanadrzu? — To zależy od punktu widzenia. Wygląda na to, że inne projekty z serii 671 od dwóch dni, czyli zaraz po zniknięciu Jill, znajdują się w fazie numer pięć. — Rozmnożenie w celu upowszechnienia? — Ale jest coś, co mnie szczególnie niepokoi. Ona pominęła fazę czwartą, próby na pierwszych organizmach testowych, którymi byliby ludzie. Zgadza się, potwierdził Rich. Czyli chce przejść do realizacji na szeroką skalę bez testów, a to oznacza, że jej się śpieszy i ryzykuje strasznie dużo. Rich tylko skinął głową. Ale co nagle zmusiło ją do takiego pośpiechu? Spytał Tom za ich plecami. Lęk, że nie doprowadzi wszystkiego do końca, zanim zostanie znaleziona? zasugerowała Jessica. Przecież uciekła, zanim w ogóle dowiedzieliśmy się o New Garden. Pewnie liczyła się z tym, że to wkrótce nastąpi. Jeżeli to rzeczywiście Eugene opracował i wysłał zabójczego wirusa, a ona była wtajemniczona w jego plany, wówczas śmierć sekretarza stanu stanowiła dla niej sygnał alarmowy. Być może stąd to ostrzeżenie przed chłopakiem. Od tamtego momentu musiała się śpieszyć. — I tu pojawia się kolejny, niejasny, ale jednocześnie interesujący element — wtrącił Rich. Ponieważ z powodu problemów z głosem raczej szeptał niż mówił, wszyscy słuchali go ze szczególnym skupieniem. W projektach opatrzonych literą F Jill stosuje inny szczep wirusa grypy niż w przypadku niezaraźliwego 671F łamane na 23A — a mianowicie ten sam, który zabił Jacka Dunbrighta, czyli ten o działaniu śmiertelnym. Cisza. A potem posypały się pytania. Czyli to Jill stworzyła tego wirusa? Czy to może być przypadek? Jej ostrzeżenie przed Ginem to tylko blew? Rich odczekał, aż wszyscy się uspokoją i dopiero wtedy odpowiedział. Mało prawdopodobne, aby był to przypadek. Poza tym zastosowała sekwencję z laboratorium w Baltimore, która podnosi infekcyjność wirusa. Czy to znaczy, że zamach na sekretarza był czymś w rodzaju testu infekcyjnej skuteczności wirusa bazowego? Spytała Jessica. I że teraz ona wykorzystuje go nie jako spersonalizowane narzędzie do zabijania, tylko wbudowała w niego inne właściwości i używa go jako pasa transmisyjnego, umożliwiającego masowe rozpowszechnienie zmian spermatocytów. Niewykluczone, powiedział Rich. Tylko po co test ze skutkiem śmiertelnym, ściągający na siebie uwagę niemal całego świata? Tak czy inaczej, musimy ją znaleźć i powstrzymać. Greg zastał Dianę i Majka w jadalni. Siedzieli w milczeniu przy stole i ponuro grzebali w jedzeniu. W sali panowała przygnębiająca atmosfera. Niektóre kobiety płakały. Pewnie to efekt napięcia, pomyślał Greg. Mogę się przysiąść? Spytał. Gdy Diana skinęła głową, Majk rzucił pytające spojrzenie. Coś tu nie grało. O co chodzi? spytał Greg. Możemy jechać do domu. Powiedział Mike, podczas gdy jego żona utkwiła wzrok w talerzu. To cudowna nowina. Pod pewnymi warunkami. Musimy zobowiązać się do całkowitej dyskrecji. Niby jest to do przyjęcia, chociaż z drugiej strony jestem ciekaw, jak oni sobie to wyobrażają, no bo jeśli ktoś jednak zacznie mówić? Dlatego żądają usunięcia wszelkich dowodów, wyjaśnił Mike. Jakich do Zaczął Grek, ale urwał, ponieważ nagle zrozumiał. Zerknął na Dianę, lecz nie odważył się zatrzymać na niej spojrzenia. — A niech to diabli — szepnął. — A jeśli się nie zgodzicie? — Wtedy musimy tu zostać. Niewykluczone, że na bardzo długo. — Ktoś na pewno zacznie gadać po wyjściu stąd. Wy też. I wszystko wyjdzie na jaw. — Ale kto uwierzy w coś takiego, jeśli wszystkie dowody zostaną zniszczone? No a dzieci? Te, które już żyją? Mike wzruszył ramionami. Nie mam pojęcia. O tym nie mówili. Ale w końcu w Guantanamo zamykali ludzi na całe lata bez sądu. Poza tym można je zamordować w tajnych więzieniach. W tym kraju ostatnio wszystko jest możliwe. Grek patrzył to na Dianę, to na Majka. I co zrobicie? Zapłodnione komórki jajowe prawdopodobnie nawet się jeszcze nie zagnieździły, powiedziała spokojnie Diana. Patrząc z tego punktu widzenia, to nie byłaby nawet prawdziwa aborcja. Przygryzła warga, aby ukryć jej drżenie, a Mike ujął jej dłoni i mocno uścisnął. Helen, pomyślał Greg. Rozdział 97. Nagły wstrząs wyrwał helen ze snu. Instynktownie chwyciła się pierwszej lepszej rzeczy, jaką znalazła pod palcami podłokietniki. Wokół bioder miała zapięty pas, w uszach jej huczało, wibracje słabły. Powoli wracała świadomość. Spojrzenie przez okrągłe okienko upewniło ją, że lot wcale jej się nie przyśnił. Na zewnątrz przemykały w zawrotnym tempie zabudowania lotniska. Z siedzenia naprzeciwko uśmiechał się do niej Eugene. A może to jest jednak tylko jakiś koszmarny majak? Dobrze się spało? Przetarła sobie oczy. Eugene nie zniknął. Podobnie zresztą jak wnętrze jeta i ryk silników. Międzylądowanie dla uzupełnienia paliwa, wyjaśnił. Spałaś prawie sześć godzin. Gdzie jesteśmy? spytała. W Gwatemali. Zatrzymamy się najwyżej na jakieś pół godziny, żeby zatankować. Muszę zawiadomić mojego męża, gdzie jestem. Na pewno odchodzi od zmysłów. Jej wściekłość na grega w dużej mierze została stłumiona przez niepewność, lęk i troskę. Wciąż jednak gdzieś głęboko w środku gryzła ją gorcz, wywołana jego samowolnym działaniem. Załatwimy to. Musimy się tylko zastanowić, jak to zrobić. Nagle twarz Eugina spochmurniała. Twój mąż pewnie jest wciąż w New Garden, dobrze pilnowany. Czyli musielibyśmy tam zadzwonić albo wysłać maila. To są ślady, po których można łatwo dotrzeć do nadawcy, jeśli nie zrobi się tego mądrze. Pokręcił głową niemal z zakłopotaniem. Jeżeli zależy ci na twoim dziecku, musimy być ostrożni. Pamiętasz, co powiedziała prezydent? Szukają nas już wszystkie tajne służby Stanów Zjednoczonych. Kto wie, jak daleko poza granicę kraju rząd rozesłał informacje o mnie i mnie podobnych. Nie wiadomo, czy nie polują na nas od dawna także służby i władze na całym świecie. Może spowodowała to senność, a może przepełniony obawami wywód Eugena, tak czy inaczej, jego argumenty wydały się Helen niezwykle przekonujące. Wspaniała perspektywa. Samolot zatrzymał się na płycie. Ale do uniknięcia, stwierdził chłopiec z większym optymizmem. Głodna? Spytał z ożywieniem. Od wczoraj wieczorem nic nie jadłaś. Z tyłu jest nieduża lodówka z przekąskami, powinnaś odmówić sobie tylko szampana. To akurat nie przyjdzie mi z trudem, odpowiedziała. Nie widzę powodu do świętowania. Rozdział 98 Talerze i kieliszki były już puste, butelka także. Za szybą zapadła noc. Rich ponad dobrą godzinę podawał jej do stołu i uprzątał talerze. Dolewał wina, a gdy rozmowa schodziła na wydarzenia, jakie nastąpiły po ich pierwszym spotkaniu, Situation Room elegancko kierował ją na inne, lżejsze tematy. Przez chwilę Jessica rzeczywiście zapomniała, gdzie jest. Kiedy przyszła kolej na sery, przesiedli się na kanapę, a Rich przyniósł świeżo otwartą butelkę wina. Ja już dziękuję, oznajmiła, zakrywając dłonią swój kieliszek. On natomiast nalał trochę do swojego i skosztował, a uznawszy, że jest dobre, dolał sobie jeszcze. Kiedy wzniósł ku niej kieliszek, chwyciła jego dłoń i mocno uścisnęła. Dziękuję ci, powiedziała. To był bardzo piękny wieczór. Cała przyjemność po mojej stronie, odparł i również ścisnął ją za rękę. Następnie opróżnił kieliszek, odstawił go, po czym z błogością odchylił głowę na oparcie sofy i obrócił ją w jej stronę. Jessica również opadła na poduszki, spojrzała na niego i z uśmiechem syciła się chwilą. Czuła, że jej głowa robi się coraz cięższa i później odnotowała jeszcze, że twarz Richa się przybliżyła. Jego powieki zatrzepotały, a potem opadły, podczas gdy granica między jawą a snem uległa zatarciu. Dzień szósty Rozdział dziewięćdziesiąty dziewiąty. To był najdłuższy lot w życiu Helen, a przynajmniej tak jej się zdawało, w środku nocy wylądowali jeszcze raz, aby uzupełnić paliwo. W północnej Brazylii, jak twierdził Eugene. Ona prawie cały czas drzemała, jeśli tylko akurat nie roztrząsała w myślach wszystkiego, co się wydarzyło. W którymś momencie czarne jak smoła niebo zabarwiło się po lewej stronie na granatowo. W oddali wyłoniła się rozmyta smuga, która w ciągu kilku minut zarysowała się w linię horyzontu. Pół godziny później ponad nią rozlała się pomarańczowa łuna. W dole widać było bezkresne przestrzenie. Korytarzek wiły się przez gęstą dżunglę. Od czasu do czasu pojawiały się skupiska ludzkie, również większe miasta. Wąskie i proste dukty dróg ciągnęły się przez krajobraz, ciemnoczerwona tarcza słońca przesuwała się nad światem. Po kilku minutach wlecieli w dzień. Śniadanie? Spytał Eugene. W lodówce były jeszcze jakieś drobne przekąski i soki owocowe. Chłopcu dopisywał apetyt. Co zamierzasz? Spytała go Helen. Po raz pierwszy od dłuższego czasu czuła się dziwnie silna, może dlatego, że nie miała wyboru. Albo dlatego, że nagle wszystko stało się radykalnie inne niż do tej pory. Nie wiedziała, czy Eugene powie jej prawdę. Pamiętasz sam początek swojej wizyty w Newgarden? Zwrócił się do niej. Wasza grupa przypadkowo była świadkiem awantury między mną a Nelsonem. Z powodu Briana, syna opiekunki, który potwornie nas denerwuje, klasyczny genom. Zazdrości nam naszych umiejętności i próbuje to sobie zrekompensować podlizywaniem się, podłościami i różnymi podstępami. Chytry Lis. Wy też nie byliście dla niego mili. Takie są dzieci. Ale takie mądre jak ty, chyba nie powinny się tak zachowywać. A ciebie nikt nigdy nie denerwuje? I nie wpadasz wtedy w złość? Helen skłamałaby, gdyby zaprzeczyła. Musimy się postarać, żeby twoje dziecko dorastało w świecie, w którym będzie jak najwięcej takich jak ono, mówił dalej. Wyobraź sobie, że jest ich zaledwie garstka. Rodzicom coś takiego może wydawać się nawet atrakcyjne mieć wyjątkowe dziecko, ale to jest owoc idiotycznego myślenia w kategoriach konkurencji. Dla dziecka to prawdziwe piekło. Dla twojego również, bo byłoby niesamowicie samotne, wyobcowane. Poza tym pełny rozwój jego umiejętności i zdolności jest możliwy tylko wtedy, gdy obraca się w jak najliczniejszym gronie rówieśników i starszych, którzy je motywują i stymulują, ponieważ są tak samo uzdolnieni jak ono. Ludzkość zawsze odnosiła największe sukcesy, kiedy współpracowała, a nie zwalczała się wzajemnie. Jego spojrzenie skupione podczas tego wywodu na niej na krótko przeniosło się na małe okrągłe okienko i bezkres za nimi. W Brazylii mamy laboratorium kontynuował znowu, patrząc na Helen. Zorganizowała je Jill, kiedy zaczęła studiować na MIT. Testujemy w nim to i owo. Teraz musimy zrobić ostatni krok. Szybciej niż ona zamierzała. Co to znaczy, że macie laboratorium i przeprowadzacie tam testy? Jeździcie regularnie do Brazylii? Nie, skąd? Niby jak. Kupiliśmy niewielką firmę biotechnologiczną i zatrudniliśmy paru naukowców, którzy z powodu pewnych problemów nie mogą już pracować w Stanach. A w Brazylii nikogo nic nie obchodzi. Płacimy im dobrze, pomagamy w ich trudnej sytuacji, a w zamian oni wykonują nasze polecenia. A ci naukowcy wiedzą, czym. kim jesteście? Oczywiście, że nie. Tylko jeden z nich spotkał się kiedyś z Jill i uważa ją za supermózg, który próbuje stworzyć genialny startup. Na elitarnych uczelniach amerykańskich nie brakuje przecież takich agregatów. Skąd dwoje dzieciaków ma pieniądze na firmę biotechnologiczną w Brazylii? Kto podpisuje kontrakty? Jak? Pieniądze to nie problem. Po to są rynki finansowe. Wystarczy tylko umieć użyć sprytnych algorytmów. Umowy podpisują uczynni dorośli, którzy są za to wynagradzani. Znalezienie figurantów czy założenie firmy to bułka z masłem. W końcu żyjemy w Stanach Zjednoczonych, w kraju nadającym się do takich malwersacji, jak mało który na świecie. W Bostonie Jill zarobiła wystarczająco dużo pieniędzy i stworzyła sobie dostatecznie szeroką przestrzeń działania, aby móc wszystko gładko przeprowadzić. Helen nie mogła oprzeć się wrażeniu, że Judgina rozpiera duma. Jeśli ta historia jest prawdziwa, prawdopodobnie opowiedział ją po raz pierwszy. Co prawda, już wcześniej słyszała w mediach o podobnych kombinacjach, ale coś takiego w wykonaniu dwojga dziesięciolatków byłoby co najmniej niezwykłe i może rzeczywiście stanowiłoby powód do dumy, a jeszcze większy powód do obaw ogromnych obaw to stąd masz pieniądze? Jill podczas każdej swojej wizyty dawała mi trochę pokryjomu, na wszelki wypadek. Na przykład taki jak teraz. Na to wygląda. Co testujecie? Przeróżne rzeczy, nad którymi tak czy inaczej pracuje się już na całym świecie, tyle że my jesteśmy lepsi. Chodzi o wytwarzanie alternatywnych źródeł energii i surowców przez bakterie. O lekarstwa. O rośliny i zwierzęta odporne na szkodniki i choroby. Ale my mamy inny cel niż wielkie koncerny biotechnologiczne. My nie robimy z tego biznesu. Te rzeczy są zbyt ważne. Dlatego rozprowadzamy je gratis. Pomagamy tym, którzy naprawdę tego potrzebują. A teraz? Musimy pójść o krok dalej. Kolejna ludzi, domyśliła się Helen. Twoje dziecko powinno mieć kolegów, którzy nie będą się go bali. Moje dzieci skorygowała. Zdecydowaliśmy się na bliźnięta. Tym lepiej, Eugene się uśmiechnął. Twoje dzieci powinny żyć w świecie, który przyjmie je z radością. Rozdział setny. Jessica ocknęła się z znienacka. Resztki snu pierzchły gdzieś w ciemność. Jej głowa leżała na poduszce, dłoń spoczywała w czyjejś dłoni. Mrugając nerwowo powiekami, doszła wreszcie do siebie. Świeczki na stole wypaliły się już prawie do końca i tliły się coraz słabiej. Tuż obok, na kanapie, spał ricz. Z głową obróconą w jej stronę, w pozycji, w jakiej zapamiętała go w ostatniej sekundzie przed zaśnięciem. Jego lewa dłoń wciąż obejmowała jej prawą. Gdy przypomniała sobie, co się wydarzyło, ogarnęła ją błogość w parze z wdzięcznością oraz z nutką, co najwyżej, żalu. A potem nie potrafiła się powstrzymać od uśmiechu, ubawiona tym, że zasnęli, oboje. Przez chwilę się nie ruszała, po czym powoli uniosła głowę, uwolniła prawą dłoń i dźwignęła się z siedziska. Nie miała pojęcia, która jest godzina. Rich drgnął, obrócił się na bok i spał dalej. Jessica czuła pulsowanie w głowie, a mimo to była wyjątkowo ożywiona, jak chyba ani razu w ciągu minionych dwóch dni. Podeszła po cichu do stołu, zdmuchnęła świece i na palcach ruszyła ku drzwiom. Tuż przed nimi zawróciła jeszcze do sofy, pochyliła się nad riczem i pocałowała go delikatnie w pokryty kilkudniowym zarostem policzek. Jeszcze raz dziękuję. szepnęła mu do ucha, na co on mruknął cicho, ona zaś wymknęła się z pokoju. Rozdział sto pierwszy. Schodzili coraz niżej do lądowania. Pod nimi rozpościerała się pagórkowata przestrzeń, usiana na przemian bujnym, tropikalnym lasem i rozległymi polami. Drzewa i zabudowania rzucały półdługie cienie. Kilka minut później dotknęli weszcie ziemi. Kandydat na pilota całkiem nieźle dawał sobie radę z tym manewrem. Udowodnił to już podczas wcześniejszych międzylądowań. Na ile Helen zdołała się zorientować, lotnisko było niewielkie. Tylko jeden pas, żadnych ogrodzeń, ani jednego samolotu poza ich maszyną. Gdy tylko maszyna się zatrzymała, Eugene od razu zerwał się z fotela. Pilot wyszedł z kokpitu, otworzył drzwi i spuścił schodki, po czym dyskretnie stanął im na drodze. Pieniądze na zewnątrz, powiedziała Helen stosując się do wcześniejszych wskazówek Eugena. Mężczyzna spojrzał na nią sceptycznie, ponieważ przed samolotem nikt nie czekał. Do kabiny wdzierało się już gorące i wilgotne powietrze. Pilot zszedł pierwszy i zatrzymał się u podnoża schodków. Helen wraz z Eugene'em ruszyli za nim. Gdy byli już na dole, wręczyła mu resztę ustalonej kwoty. Środki bezpieczeństwa, wyjaśniła niewinnie. Nikt nie musiał wiedzieć, że mieliśmy ze sobą całą sumę. Jonathan Green wziął od niej rulon banknotów, skinął głową i przeliczył. Następnie pożegnał się, dotknąwszy palcami daszka czapki. Było mi bardzo miło, powiedział. Okienko odprawy jest tam, wskazał jeszcze po czym uciekł z żaru lejącego się z nieba do klimatyzowanej kabiny Jetta. Co teraz? spytała Helen. Eugene kiwnął ręką. Sprzed niedużego budynku terminalu zmierzała właśnie w ich kierunku ciemna limuzyna. Po chwili zatrzymała się przed nimi. Kierowca w kolorowej koszuli z krótkimi rękawami wyskoczył natychmiast, okrążył auto i otworzył im drzwi. Gdy Helen wsiadła za Judzinem do środka, stwierdziła z ulgą, że wnętrze jest klimatyzowane. Szofer przejechał obok mini terminalu, przypominającego raczej średniej wielkości dworzec kolejowy, i skręcił w ulicę. Żadnych formalności wjazdowych? spytała Helen. Trzeba wiedzieć, z kim wcześniej porozmawiać. – wyjaśnił Eugene. – Mimo to lepiej nie daj się nikomu przyłapać ze swoim paszportem bez wizy. Limuzyna sunęła z umiarkowaną prędkością przez zakurzone ulice dzielnicy składającej się z nędznych parterowych lub co najwyżej jednopiętrowych domów, pomiędzy którymi szwendały się zapuszczone psy, bawiły się grupki dzieci o spalonej słońcem skórze i kruczo-czarnych włosach oraz rosły bujne tropikalne rośliny. Przedpotopowe samochody i motocykle zdawały się najpopularniejszymi środkami lokomocji, wśród nich od czasu do czasu błysnął jakiś nowszy model. Ich kierowca nie odzywał się ani słowem. Skąd on wiedział, że przyjedziemy? dociekała Helen. Dałem znać jeszcze z domu, żeby ktoś mnie odebrał. Po co musiałam przyjechać z tobą? Nie musiałaś? Już nie pamiętasz? Ale cieszę się, że to zrobiłaś. Podróżujące samotnie dziecko zbytnio rzucałoby się w oczy i nie byłoby to dla niego bezpieczne. Poprzedniej nocy w New Garden oraz podczas porwania prezydent, Eugene nie wydawał się raczej bezbronny i wylękniony. Jak go poinformowałeś? Nasza firma go przysłała. Dzięki Jill korzystam z kanałów komunikacji, które nie są znane Wintorpowi, piszcie ich ludziom. Rozdział 102 Helge wczytywał się w materiały dotyczące firmy, którą Santira zamierzała kupić. Za małymi okienkami samolotu nad Ameryką Południową rozciągało się nieskazitelnie błękitne niebo. Mika usiadł naprzeciw niego i podał mu kilka spiętych ze sobą wydruków. Na razie tyle znaleźliśmy o Eloksi. Następnie szef bezpieczeństwa otworzył swój egzemplarz i dodał: to lokalny wytwórca pestycydów działa od 72 roku. Firma rodzinna długo się broniła przed przejęciem przez wielkie koncerny, do których, nawiasem mówiąc, w latach 90. należał poprzednik Santiry. Czyli jeszcze przed moją kadencją, zauważył Helge, kartkując dokumenty bez szczególnego zainteresowania. Od chwili powstania żadnych godnych uwagi nowych opracowań, kontynuował Mika. Również po przejęciu sterów przez drugie pokolenie. Cztery lata temu nad firmą zawisła groźba bankructwa, w końcu trzy lata temu spadkobiercy sprzedali to, co jeszcze pozostało. Nabywcą była fikcyjna spółka z Kajmanów, która z kolei należy do innych udziałowców. Na razie nie udało się ustalić żadnego fizycznego właściciela. W tych okolicznościach pewnie postępowałbym identycznie, powiedział Helge. Też bawiłbym się w chowanego. To, co usłyszał, potwierdzało jedynie jego przypuszczenia, że natrafili na twórcę tajemniczych superorganizmów. Robi się ciekawiej, gdy docieramy do ważniejszych osób w firmie. Prezesem jest niejaki Alonso Gimp, Brazylijczyk, przejęty jeszcze od poprzedników. Helge rzucił okiem na jego życiorys. I co niby jest w tym ciekawego? Nie chodzi mi o niego, wyjaśnił Mika. Poza nim jest kierownik sprzedaży Eduardo Palo, też Brazylijczyk, z którym jeszcze przed wylotem umówiliśmy się na spotkanie, żeby mieć pretekst do złożenia wizyty. Wcześniej pracował u dystrybutora pestycydów, nasion i innych rzeczy, ale jego też możemy sobie darować. Naprawdę interesujący jest kierujący sekcją badań i rozwoju Rand Levinson, Amerykanin. Rozdział 103. Po półgodzinnej jeździe przez miasto, auto zatrzymało się przed rozległym parterowym budynkiem. Nie był zbyt nowoczesny, ale i tak prezentował się lepiej od wszystkiego, co Helen widziała po drodze. Na jego tyłach rozciągały się pola i łąki. Na części z nich wznosiły się pokryte folią konstrukcje, coś w rodzaju szklarni. Szofer otworzył im drzwi. Wysiedli. Tu powietrze było jeszcze bardziej wilgotne niż w okolicach lotniska. Unosił się w nim zapach słodkawych i obcych przypraw oraz ziemi i dymu z lekką nutą zgnilizny. Eugene ruszył pierwszy. Znalazłszy się w recepcji, z dużą pewnością siebie oznajmił siedzącej za ladą kobiecie: Proszę powiedzieć, Jill, że przyjechał Jean. Ona czeka na mnie. Na nosie recepcjonistki tkwiły mało dyskretne okulary. Kobieta nie wyglądała na zaskoczoną. Bez ociągania przekazała informację przez telefon, po czym poprosiła Helen i Eugina, aby spoczęli na sfatygowanej kanapie w rogu. Helen marzyła o prysznicu. Ledwie zdążyli usiąść w korytarzu prowadzącym w głąb budynku, pojawiła się istota, jakiej nigdy by się tu nie spodziewała. Bo oto zmierzała ku nim smukła blondynka o figurze modelki, która spokojnie mogłaby zdobić okładki najbardziej luksusowych magazynów. Coś w jej postaci jednak Helen drażniło. Trudno było określić, ile mogła mieć lat. Może czternaście, ale równie dobrze dwadzieścia. Wzrost i rozwój fizyczny przemawiałyby raczej za drugą opcją. Z kolei jej ruchy nie pasowały do tego obrazu. Bo kobieta świadoma swego oddziaływania na innych ludzi, a zwłaszcza na mężczyzn, niewątpliwie szłaby inaczej. To stworzenie tymczasem, mimo rozwiniętej fizyczności, poruszało się jak dziecko. Twarz dziewczyny wydawała się Helen skąd się znajoma. Z jej miny bynajmniej nie wynikało, że cieszy się z obecności Judzina i jego towarzyszki, wręcz przeciwnie. Dostrzegłszy ją, Eugene zerwał się z kanapy, a za nim wstała także Helen. Modelka przewyższała ją o pół głowy, a chłopiec sięgał jej zaledwie do piersi. Otworzywszy szeroko oczy, odchylił głowę i wpatrzył się w nią jak młodszy brat. To musiała być Jill. Oboje, mimo jednakowego wieku, stanowili bardzo zróżnicowaną parę i prawdopodobnie mimo wszystko połączoną szczególną więzią. Jasna cholera, Eugene, prychnęła Jill na powitanie całkiem dorosłym głosem. Coś ty najlepszego zrobił. Z wściekłością odrzuciła ręką włosy do tyłu. Helen widziała ten gest u dziewczynki na reklamowym wideo doktora Bensona. To ona była tamtym cudownym dzieckiem, które tak ją oczarowało. Tylko tam nadano jej imię Sara. Pomimo pochmurnej twarzy i złego humoru, oczarowała Helen na nowo. W całej swej okazałości taka wyrośnięta, fascynowała ją jeszcze bardziej. A kim panie jest? spytała dziewczyna opryskliwie. Helen Coll. To jedna z klientek stana wyjaśnił Eugene. Jill spojrzała na brzuch Helen. Chyba raczej od niedawna, zauważyła. Po co ją tu przywlokłeś? Zwróciła się do chłopaka. Znowu potrzebowałeś mamusi? Następnie powiedziała do Helen. Odgrywa twardziela, a w rzeczywistości. No dobrze. Domyślam się, że zostaniecie tutaj jakiś czas. Będziecie musieli. Oficjalnie, Eugene jest moim kuzynem, pani jest jego matką i moją ciotką. Wzruszyła ramionami. W końcu musimy mieć jakieś wytłumaczenie waszej obecności tutaj. Chodźcie, rzuciła po czym ruszyła korytarzem, z którego się wyłoniła. Co się stało? I Eugene zaczął gorączkowo trajkotać. Jak młodszy braciszek, w którego nagle się zamienił obok tej dużej dziewczyny, niemal kobiety, przynajmniej pod względem fizycznym, opowiadał o przybyciu do New Garden prezydenckiego zespołu specjalnego i wkrótce potem samej prezydent. I o tym, że wszyscy już wiedzą o małej Kendrze. Tego Helen nie zrozumiała. Jill, mijając po drodze szereg zamkniętych pomieszczeń, doprowadziła ich do szklanych drzwi na samym końcu korytarza. Za nimi ukazała się bardziej nowoczesna i przestronna strefa i znowu wiele drzwi. Eugene wciąż jeszcze opowiadał, podczas gdy Jill otworzyła jedne z nich i wpuściła ich do jakiegoś laboratorium. Poza nimi nikogo w nim nie było. Eugene dokończył swoją relację. Świetnie, podsumowała Jill sarkastycznie. Czyli to tylko kwestia czasu, kiedy nas tu znajdą. Byliśmy ostrożni. Helen przypomniała sobie, że w ośrodku szkolenia lotniczego w Tichuanie ktoś jednak przeczytał ich nazwiska. Czy Mercedes zapamiętała je sobie oraz ich twarze? Może zarejestrowały ich kamery monitoringu. Według niej Eugene był sporym optymistą. Jak daleko jesteś? Spytał chłopiec Jill. A co ty sobie wyobrażasz? Nadal na początku, huknęła na niego dziewczyna. Zaczęłam dopiero trzy dni temu. Z konieczności. Już była najwyższa pora. Wcale nie do cholery. Przez tę swoją niecierpliwość naraziłeś cały projekt, nie mówiąc już o. Nie dopowiedziała tego, co zamierzała, tylko pokręciła głową i zerknęła na Helen. Wciąż nie mogę uwierzyć, że naprawdę przeprowadziłeś te swoje cholerne bzdury. Zniszczyłeś wszystkie nasze starania, parsknęła. Od lat pracujemy nad prawdziwymi udoskonaleniami dla ludzi, tak aby pewnego dnia uważano nas za błogosławieństwo, a nie za zagrożenie. A ty co robisz? Gdy z purpurową twarzą pochyliła się ku niemu, zamarł, chyba trochę wystraszony. Czy zdajesz sobie sprawę, co w ten sposób wykazałeś? że takie dzieci w niczym nie są lepsze. Wobec tego zwykły człowiek zada sobie pytanie, po co te wszystkie udoskonalenia? Po to, żeby móc zabijać w jeszcze bardziej wyrafinowany sposób? To naprawdę super postęp. Zabijać? Co? Kogo? Jill chyba zapomniała o obecności Helen, której zupełnie nie podobała się ta dyskusja. Bez tego nigdy byś nie zaczęła, odparował Eugene. Helen bardzo chciała wiedzieć, o czym oni mówią. Bez czego? Oczywiście, żebym zaczęła, kiedy nadeszłaby odpowiednia pora. Właśnie nadeszła. Wcale nie. Tak. Nie, właśnie, że tak. Przed Helen stało dwoje awanturujących się dzieci. Bezradnie śledziła wymianę ciosów między nimi, aż w końcu poczuła, że ma dość. Spokój, krzyknęła. Co prawda, nie mam pojęcia o co chodzi, ale wkurzacie mnie. Dwie rozpalone twarze zwróciły się ku niej z wyrazem osłupienia. Jestem waszą matką i ciotką, już zapomnieliście? Oboje spojrzeli po sobie. Można było nawet odnieść wrażenie, że trochę się zawstydzili. Po chwili Jill wybuchnęła śmiechem. Ona ma rację, powiedziała. To śmieszne. Niezupełnie, zaprotestowała Helen. Kto albo co zostało zabite, czy będzie zabite? — Nic — odpowiedziała Jill, kręcąc głową. — To była tylko taka przenośnia. Najlepiej, żebyście teraz pojechali do hotelu. Do tego samego, w którym i ja się zatrzymałam. Porozmawiamy wieczorem. Teraz mam jeszcze dużo do zrobienia. — Nie będziesz tego robić beze mnie — oświadczył Eugene. — Chyba nie sądzisz, że ci na to pozwolę. Gdzie mogę pracować? Potrzebny jest mi stół laboratoryjny. Gdzie są inkubatory? — Już dość napsułeś — oświadczyła Jill. Niczego tu nie dotkniesz. We dwoje pójdzie nam szybciej. Ciekawe z czym, odparowała. Nawet o tym nie myśl. Model Eugina był prototypem, tak samo jak model Jill. I więcej już ich nie będzie. Helen zaczynała się domyślać, o co chodzi w tej ich dyskusji. Czyżby to, co usłyszała od chłopaka w samolocie, było prawdą? Nagle Jill zwróciła się do niej. Helen... Na jakie właściwości zdecydowała się pani u swojego dziecka? Ja, 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 zaczęła się jąkać. Wydruk leżał w ich pokoju w San Diego. Yy, na zdolność, gorączkowo szukała w pamięci, empatii, wysoki potencjał poznawczy, wysoką szybkość reakcji, ograniczone zapotrzebowanie na energię, yy, wzrost około dwóch metrów w przypadku chłopca, metr osiemdziesiąt u dziewczynki. Od razu dwoje, ucieszyła się Jill. Było tego jeszcze więcej, ale w tej chwili Helen nie mogła sobie już nic przypomnieć, czyli nawet nie wiedziała, jakie chciałaby mieć dziecko. Nagle niczym błyskawica przemknęło jej przez głowę wspomnienie wizyty u doktora Bensona. Ważne, żeby było zdrowe. To wszystko czego sobie wtedy życzyła. Miała wrażenie, że to zdarzyło się dawno, dawno temu. To jest jeszcze bardzo świeże, próbowała się wytłumaczyć. Nie zapamiętałam wszystkiego. Nagle zatęskniła za Gregiem. Tym sprzed tygodnia, sprzed z Sprzed kuszącej wizji roztoczonej przez doktora Bensona. No widzisz, wtrącił Eugene, oni wszyscy i tak chcą tego samego. Ale przecież nie o to chodzi sprzeciwiła się Jill. Twoje umiejętności mają się do tych, w jakie będą wyposażone dzieci Helen, jak telefon stacjonarny do smartfona. Chociaż oba urządzenia niewyobrażalnie górują nad dawnym telegrafem i oba służą do komunikacji, mimo to istnieje między nimi gigantyczna różnica. Dostrzesz to wreszcie. Dopiero teraz Helen zrozumiała sens dyskusji obojga w całej jej doniosłości. Oni prowadzili taki sam spór jak ona z Gregiem zaledwie kilka dni temu. Czy następne pokolenie ma być wyposażone w lepsze predyspozycje niż oni? Tyle, że w tym przypadku następne pokolenie będzie się pojawiać co kilka lat. Podobnie jak dziś dzieje się z komputerami i telefonami komórkowymi, ona sama zmienia smartfony co dwa lub trzy lata. A co zrobić z przestarzałymi modelami człowieka, na przykład po trzech latach? nagle zrobiło się jej słabo, musiała usiąść. Bardzo chciała, aby ktoś ją przytulił. Muszę zawiadomić męża, że nic mi się nie stało, powiedziała zmęczonym głosem. Tamtych dwoje z irytacją przerwało dyskusję. A gdzie on jest? W Newgarden? Spytała Jill. Chyba tak. Nie wolno ci tam dzwonić, bo mogliby nas wyśledzić. Możemy co najwyżej wysłać maila z jednorazowego adresu. Powiedziawszy to, stanęła przed komputerem. Proszę, rzuciła niecałą minutę później. Szybka jesteś, zauważyła Helen. Często potrzebuję takich adresów, są przygotowane. Helen usiadła przed monitorem. Tylko nie pisz niczego, po czym dałoby się rozpoznać, gdzie i z kim jesteś. Zresztą i tak sprawdzę Twoją wiadomość, bo tylko ja mogę ją wysłać. Ktoś zapukał do drzwi. Jill podeszła i otworzyła je. W wejściu stał wysoki, chudy mężczyzna. Widząc jego pytające spojrzenie, dziewczyna wyjaśniła, że odwiedziła ją ciotka z kuzynem, po czym przedstawiła Helen i Eugenia Randowi Lewinsonowi. Gość najwyraźniej zadowolił się tłumaczeniem Jill. Przytłumionym głosem powiedział coś, co sądząc po tonie było krótkim raportem, a potem jeszcze o coś spytał. Dziewczyna odwróciła się do nich i rzuciła: Zaraz wrócę. Niczego nie dotykajcie. Ledwie zamknęły się za nią drzwi, Eugene natychmiast zaczął chodzić między stołami, założywszy ręce na plecy jak skupiony mały profesor. Tu i tam czegoś dotknął od niechcenia, coś wziął do ręki, obrócił. Helen była ciekawa, na jak długo podziała na niego autorytet jego starszej siostry, za jaką uważała Jill. Na dobrą sprawę nie wiedziała, dlaczego od czasu ich wspólnej podróży coraz bardziej czuła się odpowiedzialna za jego zachowanie. Przecież nie powinna. A może jednak? Kto tu jest odpowiedzialny za kogo i za co? Zaczęła pisać. Jill szybko przebiegła wzrokiem po niezbyt długim mailu. Okej, okay, oznajmiła, po czym pochyliła się nad klawiaturą i nacisnęła wyślij. Zanim wróciła, Helen próbowała zrobić to sama, jednak na próżno. Również teraz dłonie Jill na tyle skutecznie zakrywały klawisze, że nie sposób było dostrzec, które uruchamiała. Po wysłaniu maila dziewczyna oparła się o brzeg stołu obok Helen. Jakie masz plany? spytała ją. Helen sama chciałaby znać odpowiedź na to pytanie. Podczas lotu dużo nad tym myślała, ale nic nie wymyśliła. Chciała chronić swoje dzieci, urodzić je, wychować, ale czy wciąż uciekając? Muszę się jeszcze nad tym zastanowić, odpowiedziała. Chcesz zachować dzieci przy sobie, zakładając, że komórki jajowe się zagnieżdżą, dodała Jill. Raczej tak. Owszem, ale zdajesz sobie sprawę, że rząd na razie nie będzie chciał na to pozwolić, że prawdopodobnie przez całe lata będziesz co najmniej pod obserwacją. Eugene już mi przedstawił najgorsze scenariusze, przerwała jej Helen. Potrafisz sobie wyobrazić, że będziesz umiała tak żyć? spytała Jill. Albo że możesz zostać nawet zamordowana? Oczywiście, że nie, ale przecież nie posuną się do tego. Niby dlaczego? Rządzący mordują i z bardziej błahych powodów także w państwach demokratycznych Oni uważają nas i twoje dzieci za zagrożenie. Przecież gdyby było inaczej nie zajęliby New Garden i nie odcięli go od świata. Na razie możesz zostać tutaj, oznajmiła zatrzymasz się w tym samym hotelu, co ja i Eugene. Musimy tylko rozwiązać kwestię wizy, ale to nie jest wielki problem. O pieniądze się nie martw. Proponuję, żebyś przez najbliższe dni zastanowiła się nad wszystkim w spokoju. Popatrzyła na Helen ze współczuciem, jak małoletnia siostrzenica. Jeśli poczujesz tęsknotę za domem, powiedz mi, nie możemy dopuścić do tego, żebyś zrobiła coś nieprzemyślanego i się zdradziła, bo wtedy nawet się nie obejrzysz, jak cię aresztują i od razu stąd odeślą. A o tym, co by cię mogło spotkać w Stanach, już mówiliśmy. Bez obawy, odpowiedziała Helen. Nie zamierzam wydać sama siebie. Miała świadomość, o co tak naprawdę chodziło w tej rozmowie. Ani was. Na razie nie, napomknęła Jill. Ale to się może zmienić. Helen zastanowiła się nad jej słowami. Gdyby miało się tak stać, rzekła, poinformuję was odpowiednio wcześnie. Jill zmierzyła ją wzrokiem z zasępioną miną, po czym pokiwała głową. Czy Greg będzie mógł odpowiedzieć na mojego maila? Spytała jeszcze Helen. I czy mogłabym wziąć tu gdzieś prysznic? Jill zaprowadziła Helen przez kilka korytarzy do małej łazienki. Po drodze wyjęła z jakiegoś schowka biały t-shirt i laboratoryjny kitel. Obie rzeczy położyła na maleńkim stoliku obok prysznica. Nie mam tu nic innego do przebrania. W hotelu pożyczę ci swoje rzeczy, a jutro postaramy się o coś więcej. Trafisz z powrotem do laboratorium? Chyba tak. Helen wykąpała się starannie, po czym włożyła świeży t-shirt i swoje spodnie, a na to narzuciła biały kitel, który okazał się trochę za duży, zdjęła go więc i przerzuciła go sobie przez ramię. Drogę do laboratorium prowadzącą przez staroświeckie korytarze, wyłożone wykładziną dywanową, w których pachniało obcymi środkami czystości i odświeżaczami powietrza, znalazła bez problemu. Większość drzwi była zamknięta, ale Helen raczej nie ciekawiło, co znajduje się za nimi. Przez te, które pozostały otwarte, widziała zwyczajne biura z nędznym wyposażeniem albo jakieś pakamery. Eugene siedział za stołem i manipulował przy jednym z urządzeń, których Helen w ogóle nie rozpoznawała. Nie zwracał na nią uwagi. Rozejrzawszy się bezradnie, znalazła sobie w końcu miejsce, usiadła i zaczęła mu się przyglądać. Niedługo potem przyszła Jill. — Do jasnej cholery, Eugene! — krzyknęła ze złością, widząc, że chłopak jednak coś robi. — Przecież ci mówiłam! — Nie myśl sobie, że masz tu więcej do powiedzenia tylko dlatego, że dostałaś od naszych... — zawahał się. Zanim z pogardą wypluł kolejne słowa. — Rodziców, twórców, zmienione geny wzrostu! — przerwał jej gwałtownie. — To jest nasz wspólny projekt, a nie tylko twój. Wolno mi tutaj pracować tak samo jak tobie. Ach, niech cię diabli! Jill machnęła ręką ze zniechęceniem. Żebyś chociaż robił wszystko tak samo jak ja! sarkała dalej. Potrzebne mi są kurze jajka powiedział nie podnosząc wzroku. To sobie jest dobądź. To jest nasza firma przypomniał jej z furią Eugene. Przysięgam ci, że jeśli będziesz próbowała mnie wygryźć, jestem gotów to wszystko wysadzić w powietrze. Już choćby ta odpowiedź pokazuje, że to ja powinnam mieć ostatnie słowo, nie tylko z powodu paru genów wzrostu. Zawsze miałaś się za kogoś lepszego, odparował. Jego nienawistne oczy ciskały na nią gromy. Jill pokręciła głową z rezygnacją i westchnąwszy powiedziała niepojęte. Co to ma być? Chodź, coś ci pokażę, machnęła na niego ręką. Niewiele myśląc, Helen poszła za nimi. Ja też chcę zobaczyć, rzuciła. Proszę bardzo, odparła Jill. Wyszli z laboratorium do nowoczesnego łącznika. Jill otworzyła kolejne drzwi, za którymi, jak się okazało, znajdowała się śluza przed następnymi drzwiami, tym razem przeszklonymi, nad którymi rzucał się w oczy ostrzegawczy napis: Uwaga, pomieszczenie sterylne. Za szybą Helen ujrzała dziesięć osób w białych kombinezonach, papierowych czapkach, maseczkach na ustach i dużych okularach z pleksiglasu. Wszyscy stali przy dwóch długich stołach. Przyjrzawszy się bliżej, dostrzegła przed każdym z laborantów prostokątną podstawkę, w której w kilku rzędach znajdowało się co najmniej sześćdziesiąt kurzych jaj. Ubrani na biało ludzie mechanicznie opuszczali dłonie nad jednym jajkiem za drugim. W palcach trzymali małe pipety. Tu przygotowywana jest inkubacja, wyjaśniła Jill. Do specjalnych jajek pozbawionych patogenów wprowadzane są tak zwane wirusy zasiewowe. Jajka dostajemy od wybranych dostawców. Sprowadzenie ich niemal na koniec świata to niemały wyczyn, ale tutaj nikt się nami nie interesuje. Musisz przedstawić mnie laborantom, zażądał Eugene, który aby zajrzeć przez szybę do środka musiał stanąć na palcach. Jak skończą to, co mają do zrobienia i wyjdą stąd, powiedziała Jill. Wskazując na widoczne przed nimi wnętrze, dodała Przez tamte tylne drzwi po lewej wchodzi się do komory lęgowej. Opuściwszy śluzę, znaleźli się znowu w łączniku, a Jill otworzyła drzwi po lewej, za którymi ukazał się imponujący widok. Obok siebie stały w rzędach dziesiątki wysokich szklanych szaf, szczelnie wypełnionych regałami pełnymi kurzych jaj. W środku było ciepło i duszno, w powietrzu unosił się pomruk inkubatorów. Jajka wylęgają się tutaj przez kilka dni, dopóki nie namnożą się w nich wirusy. W zależności od rodzaju wirusa, trwa to od trzech do sześciu dni. Nawiasem mówiąc, w taki sam sposób wytwarza się wiele szczepionek, na przykład przeciw wirusom grypy, wyjaśniła Jill Helen. Czy wasi laboranci wiedzą, co wy tu produkujecie? Spytała Helen są przekonani, że tak. Tyle, że to nie zawsze się zgadza z rzeczywistością albo zgadza się jedynie częściowo. Rozdział 104 Kochany Grego, chcę ci powiedzieć, że u mnie wszystko dobrze. Po naszej kłótni byłam bardzo zła i czułam się zraniona. Nadal jestem ogromnie zawiedziona. Być może dowiedziałeś się, że opuściłam Newgarden. Nie mogę ci napisać, gdzie się znajduję. Tej wiadomości podobno nie da się wyśledzić. Niech więc pani sobie daruje, pani Roberts. Odezwę się znowu, kiedy będę wiedziała, co dalej. Helen. Greg odetchnął z ulgą. Czy ten mail rzeczywiście może być od pana żony? spytała Jessica stojąc obok niego i wpatrując się w monitor. Tak, wykrztusił. Greg go. Czasami tak się do mnie zwracała, jeśli zachowałem się niewłaściwie. Wiemy o tym tylko my i kilkoro naszych przyjaciół. Już dawno nie używała tego określenia. Bynajmniej nie dlatego, że niczego nie przeskrobał. Jakoś oboje o nim zapomnieli. Kiedyś zwykle dawała mu w ten sposób do zrozumienia, że jest na niego zła, ale jednocześnie gotowa wybaczyć. Czy to nadal obowiązuje? Na końcu po prostu Helen. Żadnego całuje, czy tęsknie, tylko Helen. A ten adres mailowy New Garden znają jedynie jego mieszkańcy, jak na przykład Eugene, powiedziała Jessica. To by się zgadzało. Może pańska żona jest taka tajemnicza nie z własnej woli? Czy nie widzi pan w tej wiadomości jakichś ukrytych wskazówek, sugestii, gdzie się znajduje i czy rzeczywiście jest z nią Eugene? Greg ponownie przeczytał krótki list. I jeszcze raz, lecz nie potrafił skupić się na niczym innym poza świadomością, że rozczarował Helen. Kiedy będę wiedziała, co dalej. Ale dalej z czym? z jej ciążą, z ucieczką, a może ona została porwana. Greg poczuł mocne ukłucie w żołądku na myśl o tym, że mogło jej chodzić o ich relacje, że chciała mieć dzieci bez niego. Greg Jessica Roberts wyrwała go z odrętwienia, utkwił wzrok w monitorze. Ukryte wskazówki. To nie w stylu Hen. Czytając maila po raz kolejny, usiłował się skoncentrować i mimo wszystko je znaleźć. Miał nadzieję, że może odkryje chociaż jedną, która pozwoliłaby mu przybliżyć się do niej. Nie mogę niczego się dopatrzeć, przyznał wreszcie. Jessica Roberts kazała mu iść do swojego pokoju, z którego miał się nie ruszać, aby być w każdej chwili do dyspozycji. Kiedy otworzył drzwi, stanął twarzą w twarz z Richardem Allenem, który wszedł do środka, gdy tylko on wyszedł. Dzień dobry. Witaj. Odpowiedziała Jessica. Odpocząłeś trochę? Oboje doskonale wiedzieli, czym mógłby, a może powinien był skończyć się wczorajszy wieczór. Jessica postanowiła jednak, że pozostanie tym, czym był. Drobną ucieczką od błędu. — Zasnęliśmy, roześmiał się Rich. No i świetnie odpowiedziała z uśmiechem, biorąc go pod rękę, chociaż zdawała sobie sprawę, że w tym miejscu i w tym momencie musiało to wyglądać wyjątkowo nieprofesjonalnie. Wyciągnęła go za drzwi. Śniadanie? Spytała. Ale dzisiaj musimy niestety poprzestać na kantynie. Stan nie ma na składzie świeżych bułeczek. Zawsze powtarzam, nie jest ważne miejsce randki, ważna jest sama randka. Rozdział 105. Wczesnym popołudniem Falcon wylądował w Montes Claros. Pogoda okazała się wyjątkowo przyjemna jak na tę szerokość geograficzną: bezchmurne niebo, lekki wiatr, niecałe 30 stopni. Lotnisko było mikroskopijne. Maszyna zaparkowała obok kilku innych jetów i różnych jednopłatów. W terminalu spytano ich o paszporty. Jako szwed, Niemiec i Anglik nie potrzebowali wiz. Kilkadziesiąt osób czekało na jeden z nielicznych regularnych rejsów narodowego przewoźnika, zapowiadany mało zrozumiale, ale tym hałaśliwiej przez głośniki. Przed budynkiem stała zarezerwowana w awizie limuzyna, do której zorganizowano im także kierowcę. Był ubrany w jasne spodnie i jasną koszulę, z widocznymi zagniotkami po prasowaniu. Gdy pasażerowie wsiedli już do środka, wręczył im po dwa zwykłe telefony komórkowe. Zgodnie z życzeniem, powiedział. Była to przyjęta ostatnio zasada postępowania wielu biznesmenów podróżujących po świecie w interesach, nie korzystać za granicą z własnych telefonów czy komputerów, umożliwiających identyfikację tożsamości użytkowników i monitorowanie ich poczynań. Asystent Helgego, używając jakiegoś pretekstu, ustalił pod fałszywym nazwiskiem spotkanie z kierownikiem sprzedaży Eloksi. Gdy wszyscy trzej znajdą się już na miejscu, na pewno uda im się namówić na rozmowę także ważniejsze osoby w firmie. Helge wiedział, że musi koniecznie pozyskać potencjał tego tajemniczego przedsiębiorstwa dla Santiry, która wzbogacona o know-how na równie imponującym poziomie narobi porządnego zamieszania na rynku. Nie, wytrąci wszystkim atuty z ręki. Rozdział 106 Kochana Helen, bardzo ci dziękuję za wiadomość. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak się o Ciebie martwiłem. Wybacz mi, proszę, to co zrobiłem, sytuacja po prostu mnie przerosła i straciłem głowę. Jeszcze jestem w Newgarden, ale mówią, że jutro możemy już jechać do domu. Mike miał rację. Melduj się, proszę, gdziekolwiek jesteś. W każdej chwili jestem gotów przyjechać po Ciebie, jeśli mi tylko powiesz dokąd. Wydarzenia ostatnich dni wyprowadziły nas oboje z równowagi. Najlepiej by było porozmawiać o tym w domu, poza tym w nim miałabyś najlepszą opiekę. Okropnie mi ciebie brakuje, i już nie mogę się doczekać, kiedy znowu wezmę cię w ramiona. Kochający cię ponad wszystko, Grek. Uważają ciebie albo nas za idiotów? spytała Jill. Jeśli mi tylko powiesz dokąd. Co za prymitywy! Ale ten mail przynajmniej pokazuje, że nie znają naszego miejsca pobytu. O ile to nie jest podstęp, żeby uśpić waszą czujność, wtrąciła Helen, bo potrzebują czasu, żeby wysłać tu ludzi i was wszystkich zgarnąć. Was? Jedziesz na tym samym wózku. Być może każdemu ta wiadomość mówi co innego, odpowiedziała Helen w zamyśleniu. To znaczy? Na przykład to zdanie: Mike miał rację. Nie ma do niego żadnego wyjaśnienia, no i przede wszystkim nie pasuje do reszty. Kto to jest Mike i w czym miał rację? To inny klient, którego poznaliśmy w New Garden, przyjechał z żoną. Kiedy całe osiedle zostało zablokowane przez wojsko i policję, obawiał się tego samego co wy. Że nieprędko stamtąd wyjdziemy, albo w ogóle nigdy. Wskazała na początek wiadomości, a tu grek pisze, że jutro mogą wrócić do domu. Czyli Mike raczej nie miał racji. Więc po co to wtrącenie? Może to przejęzyczenie? Nie sądzę. Czyli uważasz, że w tym jest ukryta wiadomość od Grega, że ta informacja o powrocie do domu nie jest prawdziwa? Niewykluczone. Jill otworzyła dodatkowe okno na swoim laptopie. W agregatorze wiadomości ustawiła sobie przegląd aktualizowanych na bieżąco informacji o blokadzie osiedla w San Diego. Doniesienia na ten temat nie zajmowały już czołowych miejsc w najważniejszych mediach. Według oficjalnych źródeł w New Garden pojawił się zaraźliwy wirus, wyjaśniła Jill. I z tego powodu osiedle objęto czasową kwarantanną. Jednocześnie lokalne media podają, że rodziny osób zatrudnionych na zamkniętym osiedlu oraz w tamtejszej szkole od wczoraj nie mają żadnego kontaktu ze swoimi bliskimi. Władze tłumaczą to środkami ostrożności, które mają zapobiec szerzeniu się plotek i rozsiewaniu niepokoju wśród mieszkańców miasta. No, rzeczywiście, tajemniczość to sprawdzony sposób, aby zapobiec plotkom, zauważyła drwiąco. Tak czy owak, na pewno znajdzie się niejedno lokalne medium, które od razu poinformuje, czy internowani opuścili osiedle. Trzeba to dokładnie śledzić. Niewykluczone, że ten wasz Mike miał jednak rację. Ja też tak uważam. Wygląd budynków należących do Eloxi nieomylnie zdradzał, z jakiego okresu pochodziły. Z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia stanowiły mieszaninę elementów folkloru brazylijskiej prowincji, taniego naśladownictwa Bauhausu i pragmatyzmu. Położone na zachodnich obrzeżach Montes Claros graniczyły z polami, prawdopodobnie testowymi. Na półkuli południowej późne lato trwało bardzo długo, a jesień oznaczała jedynie powolne obniżanie się temperatury do znośnego poziomu. Tutejsze pola zawsze zdobił jakiś odcień zieleni. Nowi właściciele nie wzbogacili substancji budowlanej o żadne wielkie inwestycje, chętniej lokowali pieniądze w wysokiej jakości fachowcach. Na firmowym parkingu stały niepozorne samochody średniej klasy, kilka pick-upów i samochodów rodzinnych. Nic nie wskazywało na finansowe sukcesy, jakie mogłyby wynikać z tego rodzaju rezultatów badawczych. Trudno się dziwić, skoro wszystko rozdawano. Za przeszklonymi drzwiami znajdowała się mało spektakularna recepcja. Siedziała w niej okrągława czterdziestolatka w okularach, których spiczaste oprawki nadawały jej wygląd kota. Kiedy Horst wyjaśnił, kim są, poprosiła obu, aby spoczęli na wysiedzianych czarnych, skórzanych fotelach i kanapie, należących z pewnością jeszcze do pierwotnego wyposażenia. W głąb budynku prowadził długi korytarz z pomarańczowymi płytkami na podłodze i fioletowymi kasetonami na suficie. Gdyby nagle wyszedł im naprzeciw mężczyzna o bujnych, ciemnych bakach z wąsikiem, ubrany w koszulę w psychodeliczne wzory, super szeroką w barkach marynarkę, spodnie dzwony i w butach na podwyższonych obcasach, Helge nie zdziwiłby się ani trochę. Daleko w korytarzu ktoś w białym, laboratoryjnym kitlu przeszedł z jednych drzwi do drugich, tuż potem z innych drzwi wyłoniły się dwie osoby zajęte rozmową. Chudy mężczyzna wieku Helgego. Sądząc po fotografiach z materiałów Mika, mógł to być Rand Lewinson. Towarzyszyła mu atrakcyjna młoda kobieta, bardzo atrakcyjna i bardzo młoda. Helge widział to nawet ze swojego miejsca. Może to jego praktykantka. Żadne z nich nie nosiło dzwonów. Zatopieni w konwersacji oddalali się coraz bardziej, aż w końcu zniknęli z pola widzenia. Po chwili z kolejnych drzwi wyszły dwie kobiety w biurowych strojach i trajkocząc, jak najęte, skręciły dwa pomieszczenia dalej. Dużo się tu działo. Nad parkingiem za oknem drgało rozżarzone powietrze. Przystojny trzydziestopięciolatek, który przywitał ich kilka minut później, miał na sobie ciemny garnitur o modnym kroju, w którym nawet szczupli mężczyźni wyglądali jak serdelki w zbyt naciągniętym flaku. Lśniąco białe zęby błyszczały w miedziano-złotej twarzy, a ciemne loki, ujarzmione dużą ilością olejku, połyskiwały tłustawo. Eduardo Palo, przedstawił się, po czym każdemu gościowi po kolei mocno uścisnął rękę. Proszę mówić do mnie, Ed. Usiedli w mało przytulnej salce konferencyjnej przy dosyć tanim stole, na środku którego stało kilka pustych szklanek oraz małych butelek z wodą i sokiem owocowym. Obok znajdował się telefon. Helge od razu przeszedł do rzeczy. Czy pański szef Alonso Gimp jest obecny? Albo może kierownik badań i rozwoju Rand Levinson? Nie dał Edowi czasu na zadanie pytania ani sformułowanie jakiejkolwiek wymówki, lecz mówił dalej. Posiadamy dowody, że z tej firmy wysyłane są do wielu krajów w różnych częściach świata organizmy zmodyfikowane genetycznie i są tam stosowane na szeroką skalę. Możemy iść z tym do odpowiednich władz. Bądź porozmawiać. Muszę bowiem przyznać, że chętnie poznalibyśmy ludzi, którzy opracowali te organizmy. Nie mam zielonego pojęcia, o czym pan mówi, powiedział Ed. Bardzo możliwe, odparł Helge. Dlatego właśnie chciałbym porozmawiać z osobami bardziej kompetentnymi, wskazał ruchem głowy na telefon. Tak byłoby najwygodniej. Albo proszę od razu nas do nich zaprowadzić. Nadal nie. Ci państwo na pewno będą chcieli nas wysłuchać. Może mi pan wierzyć. Ed podniósł się z krzesła. Lepiej poinformuję ich osobiście. Mężczyznę, z którym Ed niebawem wrócił do salki konferencyjnej, Helge rozpoznał natychmiast. To był Rand Lewinson, ten od ślicznej praktykantki. Nie przedstawiając się gościom, usiadł za stołem naprzeciw Helgego i Horsta. Był jeszcze chudszy, niż wydawało się z daleka, co nadawało mu ascetyczny, niemal kapłański wygląd. Spojrzeniem dał znak Edowi, który został przy drzwiach, aby zamknął je od zewnątrz. Następnie zwrócił się do nich. Jak więc widzę, nie mam do czynienia z przedstawicielami spółdzielni rolnej Rekrop ze Springfield w Missouri, tylko z panami Jakobsenem i Palenem. Prezesem zarządu i szefem działu rozwoju Santiry. Czego panowie sobie życzą? Nie da się nie zauważyć, panie Lewinson, że odrobił pan pracę domową, odparł Helge, ale my też. Bawełna w Brazylii, kozy w Indiach, kukurydza w Tanzanii. Doskonale pan wie, o czym mówię. Lewinson nie zareagował. Jeśli to wyjdzie na jaw, będzie pan musiał zwinąć cały interes. Czego panowie sobie życzą? Przede wszystkim prawdy. To wy opracowaliście te organizmy? Nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Helge przywołał na twarz swój przyjazny uśmiech. Pan chyba boi się podsłuchu. Okej. Okay. Nie macie w tym budynku bezpiecznego pomieszczenia? Lewinson sięgnął po telefon. Dajcie mi kaltysa, powiedział do słuchawki, poczekał kilka sekund. Potrzebujemy pana w specjalnej salce konferencyjnej. Rozłączył się. To potrwa kilka minut, oznajmił. Rozdział 107 Jayleen wręczył Jessie kilka wydruków, ale ona nie miała ani ochoty ani czasu na żmudną lekturę, dlatego spojrzała na swojego współpracownika wymownym wzrokiem i poleciła, opowiedz w skrócie. Helge Jakobsen, zaczął Jayleen, udało nam się dostać do części jego korespondencji, terminarza i planów podróży z ostatnich dni. Po rozmowach, których treści niestety nie znamy, ze współpracownikami w Afryce, próbujących tam zlokalizować GMO, zrezygnował z ustalonych spotkań na najbliższe dni i firmowym jetem udał się w kierunku Meksyku. Rozmawiała z nim pani tuż przed startem. Po międzylądowaniu w celu, jak się okazało, uzupełnienia paliwa, ponad godzinę temu maszyna ostatecznie wylądowała w brazylijskim mieście Montes Claros. Wskazał na wydruk mapy Brazylii. Wymieniona miejscowość leżała w centralnej części kraju, kilkaset kilometrów na północ od Rio de Janeiro i São Paulo. Jak ustaliliśmy, dzwoniąc na tamtejsze lotnisko, wynajęli miejsce postojowe dla swojego samolotu co najmniej na jedną noc. Zatrzymał palec na mapie. Montes Claros. W tym mieście musi być coś bardzo ważnego. Brazylia? Powiedziała głośno Jessica. Gdzie w Brazylii Santira odkryła nadzwyczajną bawełnę? Szybko sprawdzili pozostałe materiały, które wisiały na dużej tablicy na ścianie i leżały porozrzucane na podłodze. — Jest! — krzyknęła Jessica. — Mam! Z zadowoleniem zaprezentowała mu wydruki mówiące o międzynarodowych odkryciach. Minas Gerais. Pola były zaznaczone na mapie. Niecałe dziesięć kilometrów od Monte Sklaros. — Ale jego ludzie już tam przecież byli — przypomniał jej Jaylin. No właśnie. Czyli jest tam jeszcze coś innego, na tyle ważnego, że wybrał się na miejsce osobiście. Musimy zebrać wszystkie dane, jakie możemy stamtąd uzyskać przez satelity, nadzorowanie komunikacji itd. Przydałby się też jakiś kontakt osobowy. Proszę nawiązać łączność z naszym zespołem w okolicy, w Rio czy w São Paulo, z kimś, kto najszybciej dostanie się do tego Montes Claros. Trzeba się tam dokładniej wszystkiemu przyjrzeć. I proszę przygotować nieduży samolot na co najmniej 12 osób, który mógłby natychmiast wystartować. Rozdział 108 Kompleks był znacznie większy, niż wydawało się od strony parkingu. Po spacerze przez labirynt pomarańczowo-fioletowych korytarzy wylądowali w pozbawionym okien białym pomieszczeniu, o solidnych drzwiach i wystroju dużo świeższej daty niż w pozostałej części budynku. Obok kanapy i foteli czekał krępy ochroniarz. Lewinson wyciągnął rękę do Helgego i Horsta: Proszę o telefony i wszelkie inne urządzenia elektroniczne. Obaj skwapliwie oddali mu swoje komórki, po czym Goryl obmacał ich starannie. Gdy nie znalazł niczego, wziął aparaty od Lewinsona i wyszedł, zamykając za sobą drzwi. W pokoju było tak cicho, że Helge słyszał pulsowanie krwi we własnych uszach, a kiedy usiedli na białych fotelach przy białym stole, poczuł się jak w celi wariata. Może nie była to wcale fałszywa wizja. Czego chcecie? spytał Lewinson. Nie trwoni słów na marne, pomyślał Helge, po czym rozejrzał się dookoła. Przytulnie tu macie, na uboczu. Władze, zawalone robotą, niezainteresowane, skorumpowane, w takich warunkach można sobie poeksperymentować, prawda? Lewinson nie spuszczał z niego wzroku. Czy te organizmy są wasze? spytał Helge. Pochodzą z naszej firmy, tak. Pan je opracował? Nasz zespół. Dlaczego? Bo nam wolno. Helge nie dał się sprowokować. Dlaczego uwalniacie te organizmy za darmo? Jeśli to, co dotychczas ustaliliśmy na ich temat, jest prawdą, one są warte miliardy, a wy je rozdajecie w prezencie. A więc o to chodzi? O pieniądze? A o co innego mogłoby chodzić? Na przykład, o to, co pańscy specjaliści od PR-u tak chętnie powtarzają na temat pańskiego przedsiębiorstwa: o zagwarantowanie pożywienia dla wciąż rosnącej liczby ludzi na świecie, o nowe źródła energii dla wszystkich, o lepsze warunki życia w krajach rozwijających się. Helge uśmiechnął się pod nosem: Niech pan przestanie. Nie wygląda mi pan na zbawiciela świata. A jak ktoś taki wygląda? Panie Lewinson. Wtrącił Horst. Przecież pan wie, kim jestem i zdaje pan sobie sprawę, że mnie interesują nie pieniądze, ale nauka. I dlatego pracuje pan dla tej korporacyjnej ośmiornicy. Szczerze podziwiam to, co pan stworzył. To wyprzedza o co najmniej pięć lat wszystkie znane mi dokonania co najmniej, a dobrze orientuję się w tej branży. Nie jestem wrażliwy na pochlebstwa, ale rzeczywiście ma pan rację. Wobec tego, na co jest pan? Zaczął Helge, zamilkł jednak pod spojrzeniem Horsta. Chciałbym z panem współpracować, rand, oznajmił Horst. W uszach Helgego wyznanie zabrzmiało szczerze, niemal jak wypowiedziane przez studenta, który ma niepowtarzalną szansę zaprezentowania się swojemu wymarzonemu profesorowi. Albo była to perfekcyjna gra, albo prawda. Helge uznał, że na wszelki wypadek powinien mieć oko na Horsta. Jeśli tak panu zależy na pracy z nami, proszę złożyć aplikację, odpowiedział Lewinson, ale uprzedzam, że będzie pan musiał znacznie obniżyć swoje oczekiwania dotyczące wysokości wynagrodzenia. Proszę tylko pomyśleć, jakie możliwości miałby pan i pański zespół w Santirze. W naszym dziale badań i rozwoju pracują setki naukowców, a u pana? Ułamek tej liczby. Ale, jak mi się wydaje, dość, by wyprzedzić was o kilka długości. Wobec tego, proszę pomyśleć, jak daleko mógłby pan zajść, mając do dyspozycji nasze zasoby i większy budżet? Proszę powiedzieć wprost, wtrącił Helge, czego pan żąda, aby przejść ze swoim zespołem do nas? Stanowiska Horsta Palena? Helge roześmiał się głośno. W przeciwieństwie do Horsta. Zgoda. Oświadczył nie przestając się śmiać. Nie martw się, Horst, znajdziemy dla ciebie coś innego. Nie martw się Horst, powtórzył za nim Lewinson. Nie jestem zainteresowany. Szkoda, stwierdził Helge. Może zmieni pan zdanie, kiedy Eloksi zostanie zamknięta przez władzę, a pan straci pracę, a może nawet trafi pan do więzienia? A brazylijskie więzienia. Brrr. Ja sam nie mogę podjąć takiej decyzji. Oświadczył Lewinson. Pan nie. Prezes Gimp też pewnie nam nie pomoże. Kto ma tutaj coś do powiedzenia? Gdy Lewinson pojawił się w laboratorium, wydał się Helen jeszcze bardziej spięty niż wcześniej. Natychmiast podszedł do Jill i zaczął mówić szeptem. Eugene przy stole obok pracował dalej w skupieniu. Po kilku zdaniach Jill ścisnęła mężczyznę za rękę, dając mu w ten sposób znak, żeby zamilkł. Następnie wstała i skierowała go w stronę wyjścia. Ale drogę zagrodził im Eugene z rękami skrzyżowanymi na piersi. Co to ma znaczyć? Zwrócił się do Lewinsona. Oni nam grożą? Próbują nas zaszantażować, kim oni są. Ten mały chłopiec stojący butnie naprzeciw dwóch wysokich postaci, mógł się wydawać całkiem niewinny i niegroźny. O ile nie wiedziało się o jego umiejętnościach, a Jill doskonale zdawała sobie z nich sprawę. Fizycznie nad nim górowała, ale to nie wystarczało, aby mogła go wyminąć. Zwłaszcza, że wolała uniknąć otwartej konfrontacji na oczach Lewinsona. Mój kuzyn ma dobry słuch i jest dosyć sprytny, wyjaśniła mu po chwili wahania. Tak jak ja. A on i moja ciotka są cichymi udziałowcami w Eloxie, w związku z czym ta sprawa dotyczy w pewnym sensie także ich rzuciła w kierunku Helen spojrzenie, które jednoznacznie nakazywało jej włączenie się do gry. Pewien europejski koncern biotechnologiczny odkrył niektóre z naszych testów, wyjaśniła Jill swojemu kuzynowi. Poza tym nasi tutajsi spedytorzy nie byli wystarczająco ostrożni i w konsekwencji Europejczycy zidentyfikowali Elox jako źródło testów i teraz chcą zwerbować do siebie Randa razem z jego zespołem albo kupić firmę. Jeśli on się nie zgodzi, zawiadomią władzę o naszych doświadczeniach. I w rezultacie trafimy za kratki, oznajmił Lewinson. W zamian obiecują superwarunki i potężny budżet. Eugene przeniósł spojrzenie z mężczyzny na Jill i z powrotem. To pan trafi za to za kratki, odparł. Co nikomu nie pomoże, powiedziała Jill. Komunikacja między nią a Eugene'em odbywała się niemal bez słów. Dziewczyna cofnęła się o kroki, oparła o stół, dając w ten sposób znak, że wszyscy razem muszą na ten temat spokojnie porozmawiać. Toteż Lewinson i Eugene podeszli do niej, dołączyła do nich również Helen, chociaż nie bardzo wiedziała, jaki może wnieść wkład do dyskusji. — Może powinniśmy się z nimi dogadać — zaproponował Eugene — Wtedy moglibyśmy kontynuować nasze prace, zwłaszcza, że oferują budżet wielokrotnie przekraczający nasze środki. Levinson ze zdziwieniem przyglądał się niegrzeszącemu skromnością i nad wiek pewnemu siebie chłopcu. Helen zaś po raz kolejny poczuła się nieswojo, wyobrażając sobie świat pełen eugenów. Natomiast zrównoważone zachowanie Jill w tej pełnej napięcia sytuacji bardzo jej się podobało. Oni znają zaledwie ułamek naszych prac dodał Eugene. Podobnie jak Lewinson. Przemknęło Helen przez głowę. Czy to nie odpowiednia chwila, aby wreszcie zakończyć tę historię? Przecież to nie do pomyślenia, żeby ona sama miała wiecznie się ukrywać. Czy naprawdę chce wspierać Jill i Eugena w realizacji ich szaleńczego planu? Graj na zwłokę. Jill poleciła Lewinsonowi: "Powiedz, że musimy na spokojnie omówić ich propozycję. Takiej decyzji nie podejmuje się w ciągu kilku minut." Rand wyszedł. Tak naprawdę potrzebujemy jeszcze tylko kilku dni, stwierdziła Jill. Musimy zyskać na czasie. W takim razie trzeba się zgodzić na negocjacje, wtrąciła Helen, albo wręcz zapowiedzieć zasadniczą zgodę. Przecież nie zamkną firmy w ciągu jednej nocy. Dobry pomysł. Powiemy im, że musimy dokończyć nasze bieżące projekty, a potem możemy się z nimi połączyć. A jakby tak oddać im Lewinsona i resztę? Podsunął pomysł Eugene. Przecież on bez nas niewiele znaczy. Roześmiał się serdecznie. A to by się zdziwili, Santirze. W którymś momencie Lewinson by nas sypnął. A co on tam wie? rzucił Eugene. Zna nasze twarze, zna firmę. A jeśli ktoś porządnie się wgryzie w materiały, dojdzie do wszystkiego. W końcu ten Helge Jacobsen jakoś nas tu znalazł. Jeśli o mnie chodzi, Levinson może prowadzić dalej nasze inne projekty, zajmie mu to lata, a nam i tak zależy przecież tylko na tym jednym. To tobie zależy tylko na twoim projekcie, powiedziała Jill. A ona znowu swoje, jęknął Eugene, przewracając oczami. Ten cały Lewinson irytował Helgego. Ale ostatecznie nie musi się z nim żenić, tylko chce go pozyskać dla swojej firmy. Nie wiem, nad czym akurat teraz pracuje pan dla Eloxy, oznajmił. Nie mogę jednak dopuścić, aby nadal rozpowszechniał pan po świecie super zaawansowane GMO za darmo. W ten sposób zrujnuje pan podstawy biznesowego istnienia nas wszystkich. Pomijając już to, że niezachowanie okresów testowych jest z pana strony wielką nieodpowiedzialnością Nic pan nie wie o naszych fazach testowych odpowiedział Lewinson. Tak czy inaczej, pańska praca dla Eloxy musi jak najszybciej się skończyć najlepiej natychmiast. Lewinson uśmiechnął się nieznacznie. Jestem związany kontraktem i terminami wypowiedzenia to nie jest takie proste. Myślę, że znajdzie pan jakieś wyjście. Napomknął Helge, rzucając na stół plik spiętych papierów w przejrzystej foliowej koszulce. Lewinson osłupiały rozpoznał na pierwszej stronie swoje zdjęcie z młodych lat. Rand Lewinson, powiedział Helge. Jeden z najbardziej utalentowanych studentów w swoim roczniku na MIT, potem obiecujący młody narybek jednego z największych światowych koncernów chemicznych, zwolniony oficjalnie z powodu nierozwiązywalnych konfliktów z przełożonymi. To samo powtórzyło się jeszcze u dwóch następnych pracodawców. Jednocześnie rozpadło się pańskie małżeństwo, a słabość do alkoholu i narkotyków, właściwa przyczyna pana problemów, jeszcze się pogłębiła. W końcu stał się pan spalony dla wszelkich poważnych firm, w przeciwnym razie osoba o takim talencie nie tkwiłaby gdzieś na brazylijskiej prowincji. Im dłużej mówił, tym bardziej Levinson zapadał się w sobie drżącymi palcami, przewracał kartki pełne wyczerpujących informacji na swój temat. W gruncie rzeczy zadaję sobie pytanie, czy w ogóle powinniśmy dawać panu taką szansę, kontynuował Helge, bo to cholernie ryzykowne. Za panem przemawiają jedynie pańskie ostatnie dokonania. Taka okazja już nigdy się panu nie nadarzy. Tak naprawdę pomoglibyśmy panu się stąd wyrwać. Powiedziawszy to Helge, przyjacielskim gestem położył dłoń na przedramieniu swego bladego rozmówcy. Gdy Levinson odprowadzał swoich gości do wyjścia, po ciszy wypełniającej biały pokój, normalne odgłosy docierające z budynku przyniosły mu prawdziwą ulgę. Pańska ostatnia szansa, przypomniał mu cicho Helge. Niech pan jej nie przegapi. Proszę porozmawiać ze swoimi ludźmi, nie dam się jednak długo zwodzić. W gruncie rzeczy taką decyzję można podjąć dosyć szybko, zwłaszcza, że pańskie możliwości są ograniczone. Spojrzał na swój zegarek. Przyjdę jutro o dziesiątej rano i spodziewam się wyłącznie zgody. Helen siedziała zagubiona w laboratorium, przyglądając się dwojgu dzieci przy pracy. Eugene zorganizował sobie oddzielne stanowisko i w skupieniu pochylał się nad instrumentami i szalkami Petriego, żonglował próbówkami i manipulował przy urządzeniach wyglądających jak skrzyżowanie drukarki laserowej i kochera do jajek albo płaskiego skanera i garnka do gotowania na parze. Helen w ogóle odniosła wrażenie, że większość maszyn w laboratorium przypominała bezładne połączenie komputerów i urządzeń kuchennych. Było tu poza tym mnóstwo naczyń o przeróżnych kształtach i wykonanych z rozmaitych materiałów, za pomocą których Jill i Eugene nieustannie coś przelewali, mieszali, przesiewali, destylowali, miksowali, rozrabiali. Również ich ruchy przypominały jej trochę własne czynności w kuchni. Tyle tylko, że ci dwoje z zupy życia, z DNA, układali całkiem nowe przepisy i przyrządzali ją na nowo. Otworzyły się drzwi i do środka wszedł Lewinson. Pilna krzątanina Eugenia już go nie irytowała, jakby to było całkiem naturalne, że dziesięciolatek pracuje w ich laboratorium. Co tym razem powiedział Jakobsen? spytała Jill. Negocjujemy, odparł. Aby grać na zwłokę, tak jak pani chciała. Przyjdzie znowu jutro. Przemyślałam to, powiedziała. Musimy wziąć inny scenariusz pod uwagę. Jakobsen chce pozyskać autorów naszych rozwiązań, nie wie jednak, że nie zdobędzie ich wraz z naszym oficjalnym zespołem, co szybko odkryje w praktyce. Jeżeli zatem Eloxi chce kontynuować bez przeszkód swoje projekty, musimy pozwolić panu odejść i jak dotąd pokryjomu wspierać pana w pracy, a jednocześnie tutaj stworzyć nowy zespół. Sam pan doskonale wie, jak trudna i kosztowna była rekrutacja obecnego zespołu, dlatego takie wyjście to dla mnie ostateczność, na którą zdecyduje się tylko wtedy, jeśli nie uda nam się pozbyć tego człowieka w inny sposób. Dla pana to też rozwiązanie mało komfortowe, ponieważ musi się pan liczyć z tym, że wcześniej czy później z takich lub innych powodów będziemy musieli wstrzymać naszą pomoc. Nie sądzę też, aby Santira wykazywała tolerancję wobec wszystkich pańskich potrzeb, jak już się pan u nich znajdzie. Myślę więc, że powinien pan zrobić wszystko, aby Helge stracił zainteresowanie nami. To nie będzie proste, pomyślała Helen. Eugene opowiedział jej przecież o ich spektakularnych osiągnięciach. Jeśli są one faktem, to ktoś taki jak ów Jakobsen nie da się tak łatwo spławić. Poza tym mógł ich zdradzić, nie wiedząc, kogo w istocie zdradza. I znowu Helen uświadomiła sobie bolesną prawdę, że jest uciekinierką. Musi się ukrywać, ona i jej dzieci. I w każdej chwili może zostać znaleziona. Rozdział 109. Żołnierz szedł w skupieniu przez łąkę. Chociaż pogawędka z kolegami o grach komputerowych trochę go odprężyła i wprawiła w lepszy nastrój, nie mógł zapomnieć wydarzeń ostatniej nocy. Kilkoro dzieciaków porwało głowę wielkiego państwa. Czy ktoś widział wcześniej coś takiego? Dostali rozkaz, żeby nie opuszczać terenu osiedla. A jeszcze większy niepokój wywołało przybycie ludzi z Center for Disease Control, którzy od tamtej pory włóczyli się po całym kompleksie w swoich ochronnych kombinezonach. Za nimi znajdowało się miejsce, na którym stały zaparkowane śmigłowce, po lewej las, na prawo kompleks budynków, przed nimi strefa mieszkalna. Nad ich głowami przetaczały się gęste chmury, z pomiędzy których co najwyżej od czasu do czasu wyglądało słońce, rzucając tu i ówdzie jasne plamy na trawnik. Żołnierz potoczył wzrokiem po łące. Jasne plamy zmieniały swoje kształty, rozlewały się po niej. Kilka metrów przed nim coś błysnęło w trawie. Inni nic nie zauważyli. Po paru krokach ujrzał pod stopami nieduży, podłużny przedmiot. Dookoła niego trawa była częściowo zdeptana, a w dwóch miejscach nawet zerwano darń wraz z ziemią. Co to jest? spytał kolegów, wskazując lufą broni na znaleziony drobiazg. Wygląda jak USB powiedział jeden z nich. Przyjrzeli się dokładniej. Niemal wszyscy z nich mieli za sobą służbę na obszarach objętych wojną. Zetknęli się w Iraku i Afganistanie z minami pułapkami i innymi śmiercionośnymi niespodziankami, przez które stracili wielu kolegów. Ale przecież nie byli teraz w Afganistanie ani w Iraku. Z drugiej strony mieszkańcy tego osiedla minionej nocy porwali prezydent kraju. Żołnierz przyklęknął, aby obejrzeć przedmiot z bliska. Pozostali cofnęli się o kilka kroków. Nie widział pod nim nic poza źdźbłami trawy, jeśli jednak zapalnik był skonstruowany w ten sposób, że mamy robota do rozbrojania? Rzucił. Nie, usłyszał za swoimi plecami. Mogliby oczywiście oddać z odpowiedniej odległości kilka strzałów, ale jeśli to rzeczywiście jest tylko USB i zawiera cenne dane. Przyłożywszy prawą stronę twarzy do trawy, bardzo dokładnie oglądał to coś na klęczkach. Zachować bezpieczny dystans zakomenderował, na co pozostali cofnęli się jeszcze dalej. Nie dotykaj! krzyknął któryś z kolegów, gdy on wyciągnął już rękę popędrajwa. Zawahał się. Potem jednak chwycił go palcami. Rozdział 110. Rand Levinson czekał, aż do kubka naleje się kawa. Był sam w kuchni. Gdy niecałe trzy lata temu i przejęli nowi właściciele, zatrudnili go jako szefa działu rozwoju. Na ich polecenie rozbudował zespół pracowników naukowych i laborantów do 40 osób, zatrzymał też dziesięciu pracowników administracji i dystrybucji. Wszyscy byli szczęśliwi, że mogli zostać w firmie mimo plajty. Tego rodzaju posady należały w Montes Claros do rzadkości. Rozejrzał się jeszcze raz, czy rzeczywiście jest sam, po czym wyciągnął z tylnej kieszeni spodni piersiówkę, ukrytą pod laboratoryjnym kitlem i dopełnił kubek aż po brzeg solidną porcją wódki. Szybko schował butelkę z powrotem pod fartuch, następnie usiadł ciężko na starym plastikowym krześle i pociągnął spory łyk. Gdy odstawił kubek w drzwiach kuchni pojawił się kuzyn Jill. Chłopak o ciemnych lokach i promiennie niebieskich oczach wydawał mu się równie niesamowity jak jego większa kuzynka. Trzy dni temu nieoczekiwanie znalazła się w laboratorium. Opowiedziała mu ze szczegółami, jakie instrukcje dostawał niemal codziennie przez ostatnie trzy lata drogą mailową od swoich tajemniczych pracodawców i oznajmiła, że to ona go zatrudnia. Przeegzaminował ją, zadając kilka pytań. Precyzyjnymi, wyczerpującymi, częściowo niezrozumiałymi nawet dla niego odpowiedziami, najpierw wprawiła go w osłupienie, potem wystraszyła, i wreszcie przekonała. W mgnieniu oka znalazła rozwiązanie dwóch problemów, z którymi akurat się zmagali. Nie miał pojęcia, ile ma lat, ale na pewno nie więcej niż osiemnaście. Początkowo się jej bał, potem ją znienawidził i zaczął jej zazdrościć, mimo że zachowywała się uroczo. Albo właśnie dlatego. Choć od czasu do czasu bywała też humorzasta, jak głupia koza, jak dziecko, ale jako geniusz mogła sobie na to pozwolić. Czuł się tym bardziej zbity stropu, na dodatek była porywająca, nieziemska, atrakcyjna geniuszka, jak wizja Monroe ze starego dowcipu. Monroe mówi do Einsteina: Powinniśmy się pobrać, proszę sobie wyobrazić, moja uroda i pańska inteligencja. Einstein na to. A jeśli wyjdzie odwrotnie? Wciąż nic o niej nie wie. Gdzie się do tej pory podziewała? Dlaczego pojawiła się ni stąd ni zowąd? Czym zajmuje się przy swoim stanowisku w laboratorium, które sobie zastrzegła? A teraz jeszcze ta ciotka ze swoim niesamowitym dzieciakiem, który ma identyczne spojrzenie jak Jill, jakby zaglądał mu w najgłębsze zakamarki duszy i nie odkrywał tam nic ciekawego. Jedynie kobieta wydawała mu się całkiem zwyczajna. Eugene zrobił krok do przodu i zamknął za sobą drzwi. Ostatnio dużo się dzieje, prawda, Rand? Rzucił. Najpierw Jill, potem my, moja mama i ja, a dzisiaj jeszcze ci Europejczycy. Mogą narobić nam kłopotu, co? Rand uśmiechnął się bezradnie. Czego ten mały mógł od niego chcieć? Dlaczego jego głos brzmi jak głos dziesięciolatka, podczas gdy treść wypowiedzi temu przeczy? Eugene usiadł na jednym z wolnych krzeseł. Jego bezlitosne oczy świdrowały randa na wskroś. Bawełna tutaj, całkiem niedaleko, kukurydza w Tanzanii, kozy w Indiach. i Jeszcze inne rzeczy, na które Santira na razie nie wpadła. O czym mam mówić? O kukurydzy odpornej na Armyworm i inne szkodniki? Dzięki genowi miodli indyjskiej i innym genom? Nie jestem pewien, czy santira jest już na tyle zaawansowana w swoich analizach, czy wie o innych metodach obronnych, które kukurydza uruchamia w przypadkowej kolejności, aby szkodniki się nie uodporniły. Oczywiście przy użyciu napędu genowego, plus mikroorganizmy dla użyźnienia gleby. Rand opuścił kubek. Chłopiec zamilkł i popatrzył na niego niewinnie. Wiem, powiedział Rand. Ja to skonstruowałem. Do czego zmierza ten dzieciak? Ty. Mogę ci mówić po imieniu, prawda, Rand? Ty wykonałeś to, co inni skonstruowali, używając twojego określenia. A teraz Santira chce skaptować ciebie i twój zespół, aby zdobyć know-how Eloxie. Oczywiście mógłbyś do nich przejść, tyle że oni szybko by się na tobie zawiedli i wtedy wylądowałbyś w więzieniu. Rand opróżnił kubek jednym haustem. Gdy patrzył na tego chłopca, przypominały mu się horrory oglądane w młodości. Dzisiaj już go nie interesowały. Jest naukowcem, na dodatek mającym słabość do alkoholu i narkotyków, a nie negocjatorem. Polityka to nie jego bajka. Jeśli ten mały chce czegoś od niego, niech powie prosto z mostu. Przebierając palcami po kubku marzył o tym, aby móc napełnić go po brzeg zawartością butelki tkwiącej w kieszeni spodni. Myślę, że bardzo chętnie byś przyjął tę propozycję, odezwał się znowu Eugene swoim cienkim głosem. Ale wiesz, że potrzebujesz pomocników, osób stojących za tobą. Niestety Jill nie jest zachwycona tym pomysłem, chyba zdążyłeś zauważyć. Te oczy. Rand musiał spojrzeć gdzieś w bok. Dlaczego nikt nie ma ochoty na kawę czy jakąś przekąskę albo sok z lodówki? Dlaczego nikt nie przerwie wreszcie tej rozmowy? Ona na to nie pójdzie, powiedział Eugene na głos to, co Rand tak czy inaczej już przeczuwał. Zresztą nie musi, ciągnął chłopak. Potrzebujesz partnera, który będzie ci dostarczał pokryjomu rozwiązania, a ja chciałbym kontynuować swoją pracę. Gdy rand spojrzał na niego pytająco, wyjaśnił: Jill nie jest tutaj jedynym cudownym dzieckiem. Ale to długa historia, kiedyś ci ją opowiem. Podsumowując, nie potrzebujesz Jill. Proponuję ci pewien układ: możesz przyjąć ofertę Santiry, a ja będę Twoim backupem. Pójdę z Tobą, dostanę własne laboratorium, oficjalnie w Santirze, albo prywatnie, ale to Ty musisz się o to postarać. Wynegocjować z nimi. Jill z tego wyłączymy. Ona nie musi nic wiedzieć. Czy to jest jakieś przedszkole? Okej, okay, mały zna najdrobniejsze szczegóły, ale jednak pewnie sobie teraz myślisz, czego ten dzieciak chce ode mnie. Dodał Eugene z uśmiechem. Żarty sobie robi? Rozumiem cię. Jasne. Potrzebujesz dowodów. Bardzo proszę. Pytaj o co chcesz. Rozdział 111. Pomyśleliśmy, że powinniśmy panią przynajmniej o tym poinformować, powiedział oficer o nazwisku Lanston, jak wynikało z naszywki na piersi. Włożył pendrive'a do laptopa. Żołnierze znaleźli go na łące. Początkowo nie spodziewaliśmy się niczego specjalnego, dopóki rutynowo go nie sprawdziliśmy. Na monitorze otworzyło się okno z zawartością nośnika. Znajdowały się w nim nazwy tylko dwóch katalogów, Tiles i 671F łamane na 27G. Jessica nie wiedziała, co uznać za bardziej interesujące. O ile Tiles okaże się tym, czego się spodziewała, a 671F łamane na 27G jest spokrewnione z 671F łamane na 23A. Nie mamy pojęcia, co znaczą te wszystkie liczby. Dodał Landston. Ale wydało nam się dosyć ciekawe, że w New Garden ktoś używa programu, dzięki któremu można niemal z każdego komputera niezauważalnie i anonimowo wejść do sieci. A zatem jeśli chodzi o Tailsa, Jessica się nie pomyliła. Do odszyfrowania drugiego katalogu potrzebowała Ricza. Gdzie to znaleźliście? spytała żołnierza, który w odpowiedzi wskazał na łąkę. Tam. Chodzi mi o dokładne miejsce. Proszę mnie zaprowadzić. Trzy minuty później zatrzymali się niedużym pojazdem elektrycznym pośród trawnika. W ziemi tkwiła niewielka, żółta chorągiewka. Jessica wysiadła i usiłowała ustalić pozycję. Przedostatnia noc była bardzo ciemna. Wcześniej wiele się zdarzyło, a potem jeszcze więcej. Była zmęczona. Co prawda nie bardziej niż teraz, ale mimo wszystko to mogło być tutaj. Tu Eugene rzucił się na Wintorpa. W dwóch miejscach trawnik wyraźnie ucierpiał. To mogły być ślady po ich kotłowaninie. Być może jeden z nich zgubił wtedy pendrive'a. Kiedy to znaleźliśmy, rozejrzeliśmy się jeszcze raz dokładnie, uzupełnił oficer. I natrafiliśmy na to. Nie mam pojęcia, czy to ważne. W jego zaskakująco delikatnej dłoni leżał guzik. Jessica wzięła go w palce. Widziała taki już wcześniej, przy koszuli Eugena. Gdy wróciła do centrum dowodzenia, czekała na nią wiadomość skierowana właściwie do Grega Kola. Drogi Gregu, szanowna pani Roberts, szanowne służby. W miejscu, w którym obecnie jestem, mogę bez przeszkód śledzić relacje na temat tego, co dzieje się w Newgarden, dlatego na razie nikomu nie zdradzę, gdzie się znajduję. Dzięki temu mam dużo czasu na myślenie. Pozdrawiam, Helen. Grek raczej nie ucieszy się z tej wiadomości. Rozdział 112. Mimo okularów przeciwsłonecznych, Linda Cortez i Bob Steen musieli osłonić sobie oczy dłońmi, gdy wysiedli z czteroosobowego samolociku, który przed pięcioma minutami wylądował na małym lotnisku Montes Claros. Słońce zawisło poniżej gęstych chmur i znajdowało się tuż nad wierzchołkami drzew przed nimi. Cztery godziny wcześniej Linda dostała w Brazylii telefon ze Stanów Zjednoczonych. Pilna akcja, na razie tylko rozpoznawcza. Ale do wykonania natychmiast. Nic więcej nie zdradzono. Tak bywało. Wezwała więc Boba, i godzinę później wystartowali ze stołecznego lotniska. Maszyna i pilot zostali wynajęci z komercyjnej firmy, a formalnym zleceniodawcą było Free Times Limited przedsiębiorstwo handlowe z siedzibą w Brazylii. Tuż przed lądowaniem otrzymała na swój bezpieczny telefon kolejną informację. Osoby poszukiwane Jakobsen i Palen. Na lotnisku wynajęły samochód w awizie, cel dalszej podróży nieznany. Śledzenie z satelity niemożliwe z powodu gęstej warstwy chmur. Bob był mniej więcej jej wzrostu. Niewyprasowana koszula opinała jego brzuch, ale dzięki temu, że była wyrzucona na spodnie, litościwie ukrywała ślad po się w warstwę tłuszczu pasku. Jak na agenta, nie najlepiej się prezentuje pomyślała Linda, jak za każdym razem, kiedy z nim pracowała, akurat nikt inny poza nim nie był jednak dostępny. Lotnisko okazało się rzeczywiście bardzo małe, tylko jeden pas startowy. Obok płyta dla czekających maszyn, na której stały dwa średniej wielkości samoloty rejsowe, sześć jetów biznesowych i osiem samolotów śmigłowych, w rodzaju ich taksówki powietrznej. Pasażerowie pokonywali kilka metrów dzielących ich od terminalu na własnych nogach, Należało przypuszczać, że jeśli nawet ktoś zrobiłby parę kroków w bok ku prywatnym odrzutowcom, nikogo by to nie zainteresowało. Asfalt był rozgrzany od słońca. Linda mieszkała w Brazylii od pięciu lat i zdążyła się już przyzwyczaić do tutejszego klimatu. We dwoje obeszli dookoła niewielkie jety i zatrzymali się przy czwartym w szeregu. Linda wyjęła z kieszeni żakietu telefon komórkowy, po czym porównała kombinację cyfr i liter z wyświetlacza z tą widniejącą na kadłubie samolotu. No to mamy go, stwierdziła z zadowoleniem. Dwie firmy wynajmujące samochody, jedna lokalna i Avis ruszyli ku stoisku tej drugiej. Przywitał ich energiczny młody mężczyzna o sympatycznym uśmiechu. Linda spytała o możliwość wynajęcia auta i po wielu propozycjach zdecydowała się na skromnego i niedużego Nissana. Wypełniając formularze, spytała od niechcenia. — Nasi przyjaciele przylecieli dzisiaj jednym z tych niedużych jetów stojących na płycie. Europejczycy. Jakobsen i Palen. Niestety zapomniałam adresu ich hotelu. Czy nie wspomnieli panu przypadkiem, gdzie się zatrzymają? Doskonale zdawała sobie sprawę, jak działa na mężczyzn, Dlatego uśmiechnęła się promiennie do młodego człowieka. Dla ułatwienia odpowiedzi razem z formularzem, kartą kredytową i prawem jazdy przesunęła przez ladę także jeden banknot. Niestety, nie mogę udzielić pani takiej informacji, oznajmił z poważną miną. Bez skrupułów wziął jednak wszystko, po czym zaczął wklepywać dane do komputera. Gdy skończył, oddał dokumenty. Pieniądze zatrzymał. Następnie wręczył Lindzie dowód rejestracyjny i kluczyki samochodowe. Jeśli nie wiedzą państwo, gdzie się zatrzymać, polecam Intercity to najlepszy hotel w mieście. W drodze do hotelu Linda wysłała do centrali informację, że poszukiwane osoby prawdopodobnie zatrzymały się w Intercity i jeszcze zanim dotarli na miejsce, otrzymała odpowiedź. Potwierdzenie: według systemu rezerwacji wymienionego hotelu osoby docelowe są w nim zameldowane. Pewnie ktoś z Langley albo skąd inąd na krótko odwiedził komputer hotelowy i sprawdził dane. Intercity okazał się dziesięciopiętrowym białym klocem, jednym z najwyższych budynków w okolicy. W środku był urządzony z klasą. Linda i Bob poprosili o dwa oddzielne pokoje. Dostali jeden na piątym, a drugi na siódmym piętrze. Linda wzięła ten położony wyżej. Jadąc na górę, ustalali dalsze kroki. Jeśli wieczorem nie będą jeść tutaj kolacji, nigdzie indziej i takich nie znajdziemy, stwierdziła Linda. Dlatego proponuję, żebyśmy zostali w hotelu, wtedy złapiemy ich przynajmniej, jak wrócą. Rozdział 113. Tak, to pochodzi z tej samej serii co 671F łamane na 23A, potwierdził Rich, patrząc w monitor. Czy to jedyna symulacja zapisana na tym pendrive? spytała Kara Moweli. Tak. Skąd to pytanie? Przeanalizowaliśmy już dokładniej symulacje robione przez Jill z serii 671, wyjaśniła. Testowała najprzeróżniejsze kombinacje cech, które za pomocą wirusa mogą być wszczepione w spermatocyty. Wśród nich były również wszystkie kombinacje, które my zrealizowaliśmy już w praktyce w New Garden. Teraz musimy tylko jeszcze ustalić, w jaki sposób dotarła do tych danych. Są dwie możliwości. Albo razem z Eugene'em włamali się do naszego wewnętrznego systemu IT albo przeanalizowali genomy wszystkich tutajszych dzieci i potem odpowiednio wykorzystali je w swoich modelach komputerowych. Być może Jill miała sposobność dokonywania takich analiz w Bostonie. Tak czy inaczej, wiemy, że kombinacja 671f, łamane na 27G, to Eugene i ośmioro innych dzieci w wieku od pięciu do ośmiu lat, mających te same właściwości. Jessica czuła, że jej zwoje mózgowe są rozgrzane do czerwoności. Pięcioro najstarszych uciekło razem z nimi ostatniej nocy, uzupełniła kara. Rozdział 114 Linda wzięła odświeżający prysznic i na kolację ubrała się w neutralny, biznesowy kostium. Nie chciała ani spodobać się Bobowi, który nie był w jej guście, ani w ogóle zwracać na siebie uwagi. Restauracja hotelowa była otwartą przestrzenią przylegającą bezpośrednio do lobby, urządzoną designerskimi meblami. Na stolikach migotały świece, mniej więcej przy jednej czwartej z nich siedzieli goście, w większości ludzie interesów, a nie turyści, jak oceniła Linda po wstępnym rozeznaniu. Nie zauważyła poszukiwanych. Wybrali z Bobem miejsce zapewniające im widok na salę, bufet sałatkowy i dojście do lobby, a nie będące jednocześnie typowym dla agentów miejscem pod tylną ścianą, skąd rzucaliby się w oczy każdemu wchodzącemu. Linda zamówiła wodę, kieliszek czerwonego wina i przyniosła sobie niewielką porcję sałatek. Goście jedli, rozmawiając. Podchodzili często do bufetu, pojawiały się nowe twarze. Mniej więcej po piętnastu minutach w wejściu stanęli trzej mężczyźni, z których jeden przypominał Helgego Jakobsena ze zdjęć. Drugim był prawdopodobnie Horst Palen, szef działu rozwoju Santiry. Sprawa musiała być ważna, skoro aż dwie najważniejsze osoby z kierownictwa zarabiającego miliardy przedsiębiorstwa wybrały się na brazylijską prowincję. Trzeciego mężczyzny Linda nie znała. Wyglądał na dawnego wojskowego, mógł być człowiekiem z obstawy albo odpowiadać za bezpieczeństwo. Bob też ich zauważył. Podczas gdy wszyscy trzej wciąż czekali, aby wskazano im stolik, Linda wzięła do ręki komórkę i udając, że sprawdza coś w internecie albo szuka numeru, dyskretnie strzeliła im kilka fotek, a potem jeszcze parę, gdy kelner prowadził ich na miejsce, na lewo od Lindy i Boba. Dzieliły ich trzy stoliki i co najmniej dziesięć metrów, więc nie było niebezpieczeństwa, że agenci zostaną zauważeni. Linda od razu wysłała zdjęcia do swojego kontaktu. A potem pozwoliła sobie na solidny łyk wina. Robota wykonana. Wszystko poszło aż nazbyt gładko. Rozdział 115. Jessica zerwała się raptownie, gdy ktoś dotknął jej ramienia. Jak długo spała? Miała wrażenie, że co najwyżej minutę. Najtrudniejsze było to, że natychmiast musiała odzyskać przytomność umysłu i się skupić. Czego tak czy inaczej nie potrafiła, ale starała się przynajmniej udawać. Wiadomość z Brazylii, powiedział policjant, który ją obudził. Z Brazylii? A co tam się działo? Racja Helge Jacobsen, transgeniczna bawełna. Pobiegła do centrum dowodzenia, gdzie już czekała na nią operatorka. Na jej monitorze widniały zdjęcia prywatnego Jetta i mężczyzn przy stoliku w restauracji. Czy znamy kalendarz Jakobsena? W ostatnich dniach nie ma dostępu do jego komunikacji, odparł oficer kontaktowy z CIA. Muszę połączyć się bezpośrednio z pańskimi ludźmi na miejscu zażądała Jessica. Mężczyzna miał już telefon w dłoni i wybierał numer. Cześć, Lindo, przywitał swoją rozmówczynię po drugiej stronie. Dobra robota. Ktoś chce z tobą rozmawiać. Po czym przedstawił krótko Jessikę i jej funkcję, a następnie włączył głośnik. Witaj, Lindo. Świetna robota, pochwaliła ją również Jessica. Niech pani ma na oku jako psena i pilnuje jego samolotu. Wiadomo już. — Po co on tam przyjechał? — Nie. Jutro rano pojedziemy za nim. Nasze zasoby są ograniczone. — Proszę się nie przejmować kosztami, — powiedziała Jessica. — Dziękuję, Lindo. Koniec połączenia. Czy samolot, który w razie czego może w każdej chwili zawieść nas do Montes Claros, jest gotowy do startu? — spytała. — Zamierzała przystąpić do operacji dopiero, gdy zyska całkowitą pewność. Obywatele USA muszą mieć chyba wizę, żeby wjechać do Brazylii? Owszem. Wobec tego mogą polecieć tylko ci, którzy mają paszporty dyplomatyczne. Ona taki posiadała. Czy wystarczy nam tam na południu ludzi, którzy mogliby odpowiednio szybko przemieścić się do Montes Claros i przeprowadzić tajną akcję? spytała jeszcze raz. Przyznaję, że jest to dość śmiała teza oznajmił Rich. Lecz Jessica bynajmniej nie usłyszała w jego głosie przesadnego sceptycyzmu, jakiego można by się spodziewać w przypadku prezentacji ryzykownych koncepcji. Zwłaszcza, że przedstawiała je prezydent Stanów Zjednoczonych, która uczestniczyła w telekonferencji, a także obecnym na miejscu członkom rządu i komisji etyki. Podsumujmy na początek to, co wiemy. Po pierwsze, już 10 lat temu doktorowi Wintorpowi i jego zespołowi udało się coś, co uchodziło do tamtej pory za niewykonalne, a mianowicie powołano do życia transgeniczne dzieci o wybitnych kompetencjach w niektórych dziedzinach. Po drugie, dwoje najstarszych z nich, niejako prototypy, dziewczynka Jill i chłopiec Eugene, uciekło. Jill, która dzięki swoim zmodyfikowanym genom rosła szybciej i mimo dziesięciu lat wyglądała jak dorosła, cztery dni temu zniknęła z MIT w dzień po śmierci Jacka Dunbrighta. Eugene uciekł minionej nocy z New Garden. Po trzecie, po zniknięciu Jill natrafiono na symulacje i eksperymenty przeprowadzane na zmodyfikowanych genetycznie organizmach przez nią samą albo na jej zlecenie. Jak to możliwe, na razie nie wiemy. Niektóre z testów znalazły już realizację w rzeczywistym otoczeniu, m.in. te dotyczące bawełny w Brazylii, kukurydzy w Tanzanii i kus w Indiach. Po czwarte, Eugene wiedział o doświadczeniach Jill i to on zwrócił nam uwagę na jedną konkretną symulację. W jej wyniku wirusy zmieniają spermatocyty w męskich jądrach, wskutek czego powstające nasienie jest nośnikiem pewnych zmian genetycznych. Identycznych z tymi, jakie dr Wintorp i jego zespół oferują swoim klientom. Po piąte, część wirusów modyfikujących genom człowieka opiera się na zaraźliwym wirusie grypy. Taki sam został użyty do stworzenia śmiercionośnego wirusa, który zabił sekretarza stanu. Z dużym prawdopodobieństwem można więc przyjąć, że Jack Dunbright został zamordowany przez jedno z dzieci. Pytanie tylko przez które. Po szóste. Analiza plików Jill wykazała, że projekty dotyczące specyficznych wirusów modyfikujących człowieka niedawno wkroczyły w pierwszą fazę realizacji in vivo. Niedawno, czyli przedwczoraj. A to oznacza, że ona właśnie teraz produkuje te wirusy. Istotne w tym kontekście jest to, że Jill porwała się chyba na aż dziesięć wirusów, które, jeżeli rzeczywiście okażą się skuteczne i zostaną uwolnione do środowiska, zmienią nasienie zarażonych w różny sposób. W zależności od tego, jakiego rodzaju wirus się złapie, tak będą kształtować się właściwości potomstwa. Chwileczkę, wtrąciła prezydent. Chciałabym dobrze zrozumieć. Jeżeli złapię wirus numer jeden, wtedy moje dziecko może na przykład wyżej skakać, czy lepiej liczyć. W przypadku wirusa numer dwa będzie lepiej rozumieć złożone zagadnienia i szybciej rosnąć. Jeśli to będzie wirus numer trzy, wtedy będzie potrzebowało mniej snu i zużyje mniej energii do wykonania tych samych czynności, a wirus numer cztery spowoduje. Upraszczając, tak właśnie może to wyglądać, potwierdził Rich. Jill skupiła się na tych samych manipulacjach, które opracował zespół doktora Wintorpa i które, że tak powiem, są najlepsze. Nawet lepsze od niej samej? Pod niektórymi względami tak. Czyli Eugene pewnie to miał na myśli, mówiąc o dalszych możliwościach, podsumowała prezydent. Możliwe, przyznał Rich. Tego rodzaju wirusy, uwolnione w wystarczających ilościach i w odpowiednich miejscach, mogłyby w ciągu niewielu lat zarazić znaczną część ludzkości. Znamy symulacje szerzenia się wirusów choćby z obrazów dotyczących eboli, AIDS, świńskiej czy ptasiej grypy, czy ostatnio wirusa Zika, kiedy z kilku czerwonych punktów w krótkim czasie na wszystkich kontynentach rozlewają się czerwone plamy. Już przeważająca większość ludzi następnej generacji mogłaby posiadać nowe właściwości. Czyli powstałby świat odpowiedni dla Eugina i jemu podobnych, tak jakiego on pragnie. I Jill chyba też, powiedział Rich. W końcu to ona obecnie prowadzi eksperymenty i w ten sposób doszliśmy do punktu numer siedem. W trakcie ucieczki Eugene zgubił pendrive'a. Na podstawie odcisków palców mogliśmy stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że należał do niego. Na nośniku znaleźliśmy program, dzięki któremu można z każdego komputera anonimowo wejść do sieci. To wyjaśnia skąd Eugene wiedział o eksperymentach Jill, a może nawet w nich uczestniczył i komunikował się z nią, podczas gdy nikt niczego nie zauważył. Znaleźliśmy też zbiór danych obejmujących symulacje przeprowadzone przez Jill na ludzkich spermatocytach. Co interesujące, skupiają się one tylko na jednym konkretnym wirusie. Takim, który wyposaża komórki dokładnie we właściwości posiadane przez Eugina. Jill nie pracuje jednak nad realizacją tego szczególnego modelu. Rich przerwał, aby słuchacze mogli przetrawić przekazaną masę informacji. Gdy nie padło żadne pytanie, a on odniósł wrażenie, że wszyscy są już gotowi wysłuchać kolejnej części wywodu, zaczął mówić dalej. Tak więc mamy poza naszym zasięgiem nastolatkę, która w pośpiechu próbuje zmodyfikować genetycznie ludzkość na dziesięć różnych sposobów i chłopca, który też jest nie wiadomo gdzie i chciał zabrać ze sobą dane niezbędne do przeprowadzenia określonej pojedynczej manipulacji genetycznej. Moim zdaniem, jesteśmy świadkami wyścigu. Jill chciałaby dokonać zmian we własnym duchu, a Eugene pragnąłby, aby w przyszłych pokoleniach nie brakowało jemu podobnych. Albo może nawet próbuje powstrzymać Jill i przeforsować jedynie swój, że tak powiem, gatunek. Po krótkiej chwili ciszy rozległo się najmniej dziesięć głosów naraz. Minęło kilka sekund, zanim prezydent zdołała przywołać wszystkich do porządku. Jest to teza niezwykle śmiała, skorzystała z zaprowadzonego na powrót spokoju doradczyni do spraw politycznych. Ale nie można jej wykluczyć. Przecież to dzieci, wtrącił ktoś inny. Nie zapominajmy, że mówimy o dzieciach. Czy naprawdę mamy uwierzyć, kontynuował z narastającym oburzeniem, że choćby ułamek z tego, co tu usłyszeliśmy, może być prawdą? Przecież na razie nie mamy żadnych autentycznych, pewnych dowodów. Jedynie opowieści, obserwacje moje obserwacje były dosyć jednoznaczne, przerwała mu prezydent. Jeśli mam być szczera, chociaż to wszystko wciąż wydaje mi się niepojęte, już tego nie kwestionuję, bo na własnej skórze doświadczyłam działalności tych dzieci. Przebadaliśmy już genomy kilkorga z nich, przypomniał Rich. Wszelkie wątpliwości są wykluczone. Pańska teza zakłada przede wszystkim nie tylko niezwykle niepokojący, ale również bardzo krzywdzący obraz obecnej ludzkości, widziany z perspektywy Jill i Eugina, stwierdził profesor opford. A mianowicie oni nie uważają nas już za największe zagrożenie czy za najniebezpieczniejszego przeciwnika, a jedynie postrzegają jako źródło hodowli nowych istot. My zaś jesteśmy już dla nich historią, o ile oczywiście owa teza jest prawdziwa, dodał na koniec. Krzywdzący czy nie? wtrąciła zdecydowanie prezydent. Jedno jest pewne musimy powstrzymać te dzieci i to jak najszybciej, wszystko jedno jak. Rozdział 116. Kierowca zawiózł Helen, Eugina i Jill do hotelu. Dziesięciopiętrowy budynek dominował nad prawie wszystkimi domami w okolicy Intercity oznajmiało duże logo na szczycie frontowej ściany. To codzienne jeżdżenie jest trochę uciążliwe powiedziała Jill ale w pobliżu Eloxi nie ma żadnych hoteli na odpowiednim poziomie zresztą, gdzie indziej w mieście też chyba nie. Poczekajcie tutaj, dodała, gdy auto zajechało przed wejściem. Nie uda mi się zameldować was bez wizy, wynajmiemy pokój pod innymi nazwiskami. Kiedy wróciła pięć minut później, Helen i Eugene wysiedli z samochodu. Lobby było rozległe i przestronne. W jednym końcu znajdowała się recepcja, obok której goście wcale nie musieli przechodzić, a w drugim wypełniona niemal po brzegi restauracja. Jill w towarzystwie Helen i Eugina ruszyła prosto do wind i po chwili nacisnęła guzik ze strzałką skierowaną w górę. Linda wybrała potrawę wegetariańską, podczas gdy Bob z ukontentowaniem wbił widelec w stek, z którego pociekła stróżka krwi. Po rozmowie z Jessica Roberts niemal nie odrywała się od telefonu, próbując skontaktować się z miejscowymi firmami ochroniarskimi. Już pierwsza z wybranych zaoferowała jej dowolną liczbę ludzi. Linda zdecydowała się na razie na cztery zespoły dwuosobowe, które od następnego ranka miały przystąpić do pracy. Z trzema z nich zamierzała spotkać się o 5.20 w hotelowym lobby, czwarty natomiast miał udać się bezpośrednio na lotnisko i pilnować firmowego Jetta Santiry. W restauracji prawie wszystkie stoliki były już zajęte. Jakobsen, Palen i trzeci mężczyzna rozmawiali z ożywieniem, czekając na główne danie. Wśród nowych gości byli głównie biznesmeni, poza tym pojawiła się garstka turystów, a później również kilkoro miejscowych, prawdopodobnie na wytworną kolację. Ponieważ wieczór przebiegał bez problemów i zakończył się sukcesem, Linda wdała się z Bobem w dosyć luźną rozmowę. Mimo to, jako rasowa agentka, cały czas miała oczy szeroko otwarte i wyostrzone zmysły. Kiedy więc podniosła wzrok z nadsałaty, spojrzała mimochodem na niewielki pulpit stojący w wejściu, przy którym wszyscy goście lokalu musieli na krótko się zatrzymać i dalej na przejście do lobby. Trzyosobowa grupka przed windami natychmiast rzuciła się jej w oczy. Przede wszystkim niezwykle atrakcyjna młoda dziewczyna, obok niej śliczny chłopiec o ciemnych lokach i błyszczących niebieskich oczach oraz w miarę atrakcyjna latka o skórze nietypowo bladej jak na tę szerokość geograficzną. Matka ze swoimi dziećmi. Linda chciała już wrócić do jedzenia, gdy nagle uprzytomniła sobie, że gdzieś już widziała te twarze. Dyskretnie sięgnęła po komórkę, którą włożyła do torebki i dała bobowi znak, aby nie ruszał się od stołu. Sama zaś wstała i podeszła do pulpitu, udając, że odbiera połączenie. Dzięki temu znalazła się wystarczająco blisko wind, by móc pstrygnąć kilka szybkich fotek, zanim cała trójka zniknęła w kabinie. Wróciwszy na miejsce, wyświetliła po kolei wszystkie zdjęcia, po czym jednym dotknięciem palca powiększyła najlepsze ujęcie. Następnie otworzyła jeden z pięciu plików zdjęciowych, który po nocnym telefonie dostała na zakodowaną pocztę. Jak wynikało z instrukcji, dwa z nich przedstawiały jej właściwe cele. Helgego Jakobsena i Horsta Palena. Trzy pozostałe przysłano jej na wszelki wypadek. Cokolwiek to znaczyło. Na jednym widniał uroczy dziesięciolatek Eugene Button, na drugim Jill Pierce, obłędnie atrakcyjna nastolatka o ciemnoblond włosach a na trzecim niejaka Helen Cole. Linda jeszcze raz porównała ich portrety z postaciami, które ujrzała przed chwilą na żywo. Eugene, Jill i Helen właśnie przybyli do hotelu Intercity w Montes Claros. Jill jechała razem z Helen i Eugenem na ósme piętro. – Macie pokój obok mnie – oznajmiła w windzie, a po chwili omiotła kobietę spojrzeniem od stóp do głów – Wprawdzie jesteś trochę niższa ode mnie, stwierdziła, ale mogę ci pożyczyć jakieś swoje spodnie i koszule. Jean, ty też musisz zadowolić się na razie moimi rzeczami, mimo że mogą być za duże. Dopiero jutro kupimy dla was coś nowego. Pokój Helen był obszerny, nowocześnie urządzony i czysty. Ledwie weszli do środka, rozległo się pukanie do drzwi. To Jill przyniosła im świeżą bieliznę, dwie pary cienkich letnich spodni i t-shirty. Proszę. Odświeżcie się, a potem zamówimy sobie kolację na górę, powiedziała, nie wchodząc do środka. Rozdział sto siedemnasty. Trafiony, zatopiony, wykrzyknęła triumfalnie Jessica, gdy operator w zaimprowizowanym centrum dowodzenia pokazał jej zdjęcia z Brazylii. Proszę mnie połączyć z Lindą, zwróciła się do oficera kontaktowego z CIA. Minęło trzydzieści sekund. Lindo, nasze nowe najważniejsze cele to chłopiec Eugene, dziewczyna Jill i Helen Cole. Czy zauważyła pani coś, co wskazywałoby na to, że ta kobieta została uprowadzona? Czy też mogła poruszać się swobodnie? Cała trójka sprawia wrażenie bardzo zgodnej. Czyli ona współpracuje z dziećmi, stwierdziła Jessica na tyle głośno, by oficer CIA i wszyscy pozostali obok niej dobrze to usłyszeli. Czy załatwiła już pani posiłki? Tak. To dobrze. Proszę wezwać też swoich kolegów do wsparcia. Nie wolno nam w żadnym razie zgubić tych trojga. Pod żadnym pozorem. To kwestia bezpieczeństwa kraju. Zrozumiałam? I jeszcze jedna ważna rzecz, Lindo, musi pani być nadal czujna. Niezależnie od tego, co się będzie działo, macie pozostać w ukryciu, dopóki nie otrzymacie innych rozkazów. Ewentualnie będziecie musieli przeprowadzić tajną interwencję, dlatego wezwanych kolegów powinna być odpowiednia liczba i muszą być właściwie przygotowani. Przez kilka sekund na linii słychać było tylko szum. Jessica obawiała się, że będzie musiała powtórzyć wszystko jeszcze raz, albo że połączenie zostało zerwane, gdy Linda nagle spytała. Tajną interwencję? Tylko jeżeli okaże się to niezbędne. Otrzyma pani jeszcze dokładniejsze instrukcje. A teraz proszę zadbać o wsparcie. Odezwiemy się. I na tym Jessica zakończyła rozmowę. Czy maszyna jest gotowa? Zwróciła się do oficera CIA. W każdej chwili. Proszę przyprowadzić Grega Kola, poleciła jednemu z żołnierzy strzegących pomieszczenia. Niech weźmie ze sobą paszport. Nic więcej nie musi wiedzieć. Jeśli odmówi, albo będzie próbował jakichś trików, proszę mu powiedzieć, że chodzi o jego żonę. W ostateczności obezwładnić go. Żołnierz dziarsko ruszył wykonać zadanie. Może przyda nam się przy rozmowie z nią, wyjaśniła Jessica oficerowi CIA. On nie ma wizy, wtrącił agent. To akurat najmniejsze zmartwienie, bąknęła. Myślę, że nie uda nam się całkiem pominąć Brazylijczyków. Powinniśmy więc unikać dyplomatycznych kłopotów. Co pani zamierza? Wtajemniczyć Brazylijczyków? W żadnym razie. Potrzebujemy jednak dobrego wyjaśnienia, dlaczego grupa Amerykanów o statusie dyplomatycznym nieoczekiwanie przylatuje do Montes Claros. Nie należy na razie zawracać głowy władzom. Nie trzeba płoszyć koni. Rozdział 118 Apartament Jill był większy niż pokój Helen. Wszyscy troje siedzieli na wygodnych fotelach, obok otwartych szklanych drzwi na balkon, przez które wlewało się do środka ciepłe wieczorne powietrze i docierały typowe odgłosy miasta. Helen odczekała, aż obsługa rozstawi kolację na niskim stole przed kanapą, a gdy już zostali sami i łapczywie połknęli pierwsze kęsy okazałych burgerów, zadała pytanie. — Co teraz zamierzacie? Dzieci wymieniły między sobą spojrzenia, po czym Jill odpowiedziała. — Dociekliśmy przyczyn naszych wyjątkowych umiejętności znacznie szybciej niż Stanley i reszta w New Garden się spodziewali. Szybko zdaliśmy sobie sprawę, jakie skutki przyniesie ten ich komercyjny model. Niewielka liczba zamożnych lub bardzo bogatych ludzi będzie mogła sobie pozwolić na transgeniczne potomstwo, a reszta nie. Wtedy w New Garden takich jak my była zaledwie garstka. Dlatego tym mocniej odczuwaliśmy naszą inność. Zrozumieliśmy także, że abyśmy mogli w pełni się rozwijać, musi nas być więcej. I to skłoniło nas do opracowania koncepcji korzystnych nie tylko dla nas, ale też dla wszystkich koncepcji, które rugują model komercyjny. W ostateczności zdecydowaliśmy się na model dwustopniowy, kontynuował Eugene. Sama widziała się w Newgarden, Kilkadziesiąt czy nawet setkę rodziców i dzieci można oczywiście od biedy zamknąć, internować. Gdyby było trzeba, można by nawet pozbyć się ich całkowicie. Z milionami na całym świecie nie będzie to możliwe. Więc zależy nam na tym, aby w pierwszej fazie jak najwięcej ludzi miało nowoczesne dzieci. Dzięki temu dyskusja, czy tego chcemy czy nie, stanie się bezzasadna. Odgryzł kolejny Kensburgera, Jill zaś przyniosła swój laptop i otworzyła go. W tym celu skonstruowaliśmy swego rodzaju biologiczne minimaszyny, wyjaśniła. One wszczepiają zmiany genetyczne już w spermatocyty w męskich jądrach. Po przeżyciach ostatnich dni Helen chyba już nic nie mogło zaskoczyć. Nawet genetyczne minimaszyny. Jak mam sobie to wyobrazić? Posługując się zdjęciami w laptopie, które znacznie ograniczyły apetyt Helen, Jill wywodziła dalej. Wirusy rozchodzą się po całym ciele, trafiają również do jąder. Tam nasz wirus wbudowuje pożądane zmiany. Najpierw wypróbowaliśmy to na kozach, oczywiście posługując się wirusami zakaźnymi dla tych zwierząt, i udało się. Ukus. To ssaki, jak człowiek. W odniesieniu do ludzi stosujemy jako bazę naturalne wirusy grypy. Zaraża się nimi niezbyt inwazyjnie mężczyznę, kobietę czy dziecko, i w ten sposób infekcja przekazywana jest dalej. U zainfekowanych mężczyzn dochodzi potem do zmian. Helen wahała się między niedowierzaniem, przerażeniem a fascynacją. Zjedzonego do połowy burgera odsunęła na bok. Dopiero gdy kilka razy nabrała głęboko powietrza, była zdolna zadać następne pytanie. Dlaczego za pomocą wirusów zmieniacie coś u mężczyzn, a nie u kobiet? Bo u mężczyzn jest łatwiej. To jedyny powód, wyjaśnił Eugene. Ale przecież nie możecie zarazić całej ludzkości waszym zmanipulowanym wirusem, nie pytając, czy ktoś w ogóle tego chce? Oburzyła się. Nikt by się na to nie zgodził. No właśnie. Nie możemy sobie na to pozwolić. Ty powiedziałaś tak, ale mnie spytano. A czy narzekałabyś, że masz wyjątkowo utalentowane dziecko, gdybyś wcześniej nie wiedziała, że takie urodzisz? Spytała Jill. Ta piekielna dziewczyna na wszystko miała odpowiedź. A jak coś pójdzie nie tak? Rzuciła Helen. W najgorszym razie zarażeni w ogóle nie będą mieli dzieci, wyjaśniła Jill. Wtedy błędy samoczynnie szybko się wyeliminuje. Czy ci ludzie już nigdy nie będą mogli mieć dzieci? Czy też ich dzieci będą upośledzone? Jeśli nawet w pojedynczych wypadkach tak by się stało, w drugiej fazie zostałoby to skorygowane, odpowiedziała ze spokojem Jill. No jasne. Przecież opracowaliście model dwustopniowy, zauważyła sarkastycznie Helen. Początkowo tak, wtrąciła Jill. Gdyby Eugene nie zepsuł wszystkiego przez swoją niecierpliwość. Znowu zaczyna, zirytował się Eugene. Przestańcie, krzyknęła Helen, chcę się dowiedzieć, na czym polega faza druga. W fazie drugiej udostępniamy szeroko nasz projekt, powiedziała Jill, i dajemy ludziom na całym świecie do dyspozycji proste instrumenty, aby mogli mieć wymarzone dzieci. Słucham? Niby jak biotechnologiczny zestaw dla Majsterkowiczów pod nazwą Zrób sobie idealne dziecko? Coś w tym rodzaju, potwierdził Eugene, napawając się osłupieniem Helen. I niby jak miałoby to funkcjonować? Każdy mógłby wybrać sobie określoną cechę dla swojego dziecka, tak jak ty to zrobiłaś, na przykład przez internet. Jill otworzyła w laptopie własne projekty systemu, który rzeczywiście przypominał schemat, jakim posługiwała się Rebecca Jun, gdy Helen i Greg zastanawiali się nad swoim potomstwem. Potem zamówiłby w odpowiednim laboratorium albo, gdy procedura już się rozwinie, u masowego producenta zwykłe tabletki albo spray do nosa, jak każde dowolne lekarstwo. Mówiąc to, Jill kliknęła w ikonkę Zamawiam, widoczną na jeszcze martwej grafice. W tabletkach lub w sprayu będą się znajdowały wirusy odpowiadające Twojemu spersonalizowanemu modelowi. Kiedy zażyjesz te środki, w Twoich komórkach progenitorowych pojawią się właściwości, jakie wymarzyłaś sobie dla Twojego dziecka. W porównaniu z fazą pierwszą istnieje tu duża różnica, wtrącił Eugene. Ten wirus nie jest zaraźliwy to znaczy, zmienia wyłącznie danego klienta. Nawiasem mówiąc, już spłodziliśmy w ten sposób jedno dziecko, dodała Jill, w New Garden. Kendra. Helen przypomniała sobie rozmowę ich obojga tuż po przybyciu do Eloxy. A mówiąc precyzyjnie, to zadanie przejął Eugene, wyjaśniła Jill. Bo ja byłam na MIT, a w laboratoriach w New Garden nie ma szczególnie surowej kontroli, bo przecież nikt nie spodziewał się czegoś takiego. Uśmiechnęła się z wyższością. Miała dziesięć lat, chociaż wyglądała na więcej. Helen poczuła ciarki na plecach. Czy jej córka też będzie taka? I w taki oto sposób każdy będzie miał swoje upragnione dziecko, podsumowała Jill. Każdy mężczyzna, skorygowała Helen. Bo kobiety będą skazane na zgodę mężczyzn. Oni natomiast nie będą musieli o nic prosić. Fakt. To niefortunny krok wstecz pod względem równouprawnienia kobiet i samostanowienia przez nie osobie, przyznała Jill. Trzeba to rozwiązać w trzeciej fazie, dodała z przekonaniem. Jak tylko znajdziemy możliwości poddania manipulacji żeńskich komórek jajowych. Eugene spojrzał na nią z wyrazem zaskoczenia. W trzeciej fazie? Spytał. Jeszcze do tego wrócimy, uspokoiła go. Mimo to, dziecko chyba jednak nie odziedziczy w stu procentach danych właściwości, zauważyła Helen. Bo u matki nic nie uległo zmianie, tak przynajmniej wynika z praw Mendla, jeśli dobrze uważałam na lekcji biologii. Dlatego rzecz jasna, wbudujemy napęd genowy, odparł Eugene. No oczywiście. A co to jest? Posługując się grafiką, na której dla Helen panował jeden wielki chaos, wyjaśnił, Mówiąc zwyczajnie, męski materiał dziedziczny może wbudować nowe właściwości także w niezmienioną część genomu kobiecej komórki jajowej. To możliwe? Helen zauważyła, że mówi coraz głośniej. Tak. Wow! Westchnęła. A kto będzie produkował te tabletki? To nie będzie zabronione? Nie sposób zakazywać tego wiecznie, odpowiedziała z przekonaniem Jill. Jeśli jednak nie da się inaczej, udostępnimy online instrukcję jak to zrobić samemu. Czyli jednak metoda zrób to sam, tylko w razie konieczności. Początkowo byłoby to niewątpliwie trochę ryzykowne dla użytkowników. Większe wyzwanie widzę w zapewnieniu kontentu. Kontentu? Dopytała Helen. Mam na myśli warianty genetyczne. Wyjaśnił Eugene. Helen wzięła głęboki oddech. Według ciebie o co w tym wszystkim chodzi? O jakiś przemysł rozrywkowy? Być może kiedyś też, kto wie. Helen wywróciła oczami. Nie jestem pewna, czy chcę tego doczekać. Bardzo możliwe, że już doczekałaś. Pamiętaj, co nosisz w swoim brzuchu i dlatego powinno ci zależeć na jak największym wyborze i dostępie dla jak największej liczby ludzi. Aby twoje dzieci nigdy nie musiały przeżywać czegoś takiego jak ja i Eugene oraz internowanie w Newgarden, musisz nam pomóc. Czy to znaczy, że jeśli nawet ktoś jest zarażony waszym wirusem z fazy pierwszej, potem będzie mógł zmienić spermatocyty za pomocą pigułki? Właśnie tak, a kiedyś także komórki jajowe. I kilka lat później też? Kiedy będzie można wbudować nowe, dodatkowe i. Palcami zrobiła w powietrzu znak cudzysłowu lepsze zmiany? Przyszli rodzice będą tak robić, bo po co stosować przestarzałe wersje? Co prawda, niektórzy naukowcy marzą o tym, aby kiedyś wyposażyć dzieci, młodzież i dorosłych dodatkowo w starsze wersje. Na przykład mnie. Ale na razie jeszcze długo nie będzie to możliwe. A jeżeli ktoś zbuduje tak jak wy jakiś wirus wyłącznie według własnych wyobrażeń i zarazi nim ludzi, nie można tego wykluczyć. A jeśli więcej osób wpadnie na taki pomysł, to zapewni jeszcze większą różnorodność, pod warunkiem, że zakodują to wystarczająco czysto. Zakodują? Przecież nie mówimy o programistach, a jednak nazwa kod genetyczny nie jest przypadkowa. Genetyka to obecnie dyscyplina informatyczna. No, a jeżeli ktoś zakoduje samych wariatów, szaleńców, morderców, po co miałby robić coś takiego? A dlaczego ktoś zrzuca bomby atomowe, albo wbija się samolotami pasażerskimi w wieżowce? Nie mam pojęcia krzyknęła Helen, nie przejmując się wcale tym, że podniosła głos. Może po to, żeby zmajstrować doskonałego żołnierza, albo wytępić członków znienawidzonego narodu? No cóż, tak czy inaczej, to od ciebie teraz zależy, czy twoje dzieci będą miały towarzystwo. Powinnaś nam pomóc, w twoim interesie, a przede wszystkim ze względu na swoje dzieci. Muszę muszę to wszystko przetrawić, wykrztusiła Helen, nie mając bynajmniej na myśli dwóch kęsów burgera, na którego się skusiła. DZIEŃ SIÓDMY ROZDZIAŁ 119 Linda nastawiła budzik na piątą. W żadnym razie nie mogła dopuścić do tego, aby którakolwiek z pięciu nadzorowanych przez nią osób opuściła hotel niezauważona. Przelotne spojrzenie przez okno na zasnute gęstymi chmurami niebo wystarczyło jej, by nabrać pewności, że nie może liczyć na pomoc z góry przez tę grubą zasłonę, nie miał szansy przedrzeć się żaden obraz z satelity czy z drona. Dwadzieścia minut po piątej, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ona i Bob spotkali się z wynajętymi ochroniarzami w pustym o tej porze hotelowym lobby. Czekało na nich sześciu metysów o bardzo różnej posturze, wszystkich łączyły źle dopasowane garnitury i rozdeptane buty. Wycofawszy się wraz z nimi w ustronny kąt holu, Linda rozdzieliła zadania i przekazała zdjęcia monitorowanych osób. Dziesięć minut później mężczyźni opuścili hotel, aby ustawić się przed nim w miejscach umożliwiających dyskretną obserwację. O szóstej Linda i Bob zasiedli w jadalni przed pustym bufetem, zadowalając się samą kawą. Ściskając w dłoniach filiżanki, nie spuszczali oczu z wind. Po dziesięciu minutach pojawili się znajomi im dziewczyna i chłopiec bez Helen Cole. Zmierzali prosto do wyjścia. Odczekawszy chwilę, Linda i Bob ruszyli za nimi. Zdążyli jeszcze zauważyć, jak oboje wsiadają do czarnej limuzyny. Ta dwójka była najważniejsza, dlatego pozostawała obiektem numer jeden i jako taki należała do zadań Lindy. Para dzieci. Jakim cudem tych dwoje mogło zagrażać bezpieczeństwu narodowemu? Pobiegła z Bobem na parking za hotelem. Skoczyli do samochodu, on prowadził, ona zaś zadzwoniła do ochroniarzy, każąc im czekać na pozostałych. Po dwóch minutach dogonili czarne auto i, zachowując odpowiedni dystans, jechali za nim, cały czas mając je w zasięgu wzroku. Ich niepozorny Nissan nie rzucał się w oczy na tutejszych ulicach. Liczące ponad 350 tysięcy mieszkańców Montes Claros nie było już bynajmniej małym miastem, jak jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia. Mimo niemałego ruchu bob bez trudu podążał za celem. Po trzech kwadransach dotarli na obrzeża miasta, do zdecydowanie bogatszej okolicy, a potem za domami jednorodzinnymi, pojedynczymi blokami, sklepikami i niewielkimi zakładami produkcyjnymi pokazały się wreszcie pola i łąki. Samochód zajechał na parking przed niskim, podłużnym budynkiem liczącym sobie na oko kilkadziesiąt lat. Ponad wejściem widniał wyblakły, niebieski napis w stylu lat siedemdziesiątych, złożony z przechylonych zdecydowanie na prawo liter układających się w nazwę Eloxy. Czarna limuzyna zatrzymała się, dwoje pasażerów wysiadło i zniknęło w pozbawionym ozdób wejściu. Bob przejechał obok, zawrócił jakieś sto metrów dalej na ulicy i zaparkował po przeciwległej stronie, między poobijanym pikapem a furgonetką, tak aby mieli widok na drzwi wejściowe, następnie wyłączył silnik. Mam nadzieję, że klimatyzacja działa nie tylko w czasie jazdy. Nie działała. Ale na razie dawało się jeszcze wytrzymać. Linda sprawdziła w internecie informacje na temat firmy. Nie było ich wiele. Zadzwoniła do osób kontaktowych w Stanach Zjednoczonych. Gdy Helen się obudziła, najpierw musiała przez chwilę pozbierać myśli. W końcu zdała sobie sprawę, że nie śni. Naprawdę, znajduje się w kompletnie obcym mieście i wpatruje się w ścianę hotelowego pokoju, podczas gdy przez okno wdzierają się odgłosy ulicy. Elektroniczny zegarek na telewizorze pokazywał, że dochodzi dziesiąta. Leżała dalej i się zastanawiała. Zaufanie dzieci wobec niej bynajmniej jej nie cieszyło, tylko irytowało. Zostawiły ją samą w pokoju. To był po prostu jakiś obłęd. Sytuacja ją przerastała, zdecydowanie. Nadal mogłaby pokrzyżować ich plany. Ale kim była? Aby rozstrzygać o losach ludzkości. Przecież nawet w przypadku własnych przyszłych dzieci miała wątpliwości. Przypomniała jej się uwaga Jill. Czy narzekałabyś, że masz wyjątkowo utalentowane dziecko, gdybyś wcześniej nie wiedziała, że takie urodzisz? Ale teraz chodzi o całą ludzkość, chociaż to może zbyt dużo powiedziane. Nie powinna mieć się za Bóg wie kogo. A jednak ona mogła sama zdecydować, miała wybór. A przyszłym rodzicom nie będzie on dany, jeżeli Jill i Eugene zrealizują swoje zamierzenia. Z drugiej strony, jeśli nowa technologia zostanie wykorzystana zgodnie z biznesowymi planami Winterpa, wówczas przeważająca większość ludzi też będzie pozbawiona wyboru, ponieważ nie stać ich będzie na skorzystanie z jego oferty. Która z tych opcji jest lepsza, która uczciwsza? A jeżeli rząd USA po zajęciu New Garden zniszczy te technologie, Albo wykorzysta ją wyłącznie do własnych, militarnych celów? A jeżeli technika stworzona przez Jill i Eugena nie jest jeszcze wystarczająco dopracowana i może mieć gorsze następstwa niż tylko pojedyncze przypadki bezpłodności? Usiadła na łóżku. Miała jeszcze kilka dni na podjęcie decyzji, być może nawet tygodni, w zależności od postępów eksperymentu. Zastanawiała się, czy powinna spróbować skontaktować się z Gregiem w New Garden. Ryzyko, że służby wywiadowcze USA mogłyby ustalić miejsce jej pobytu, było jednak zbyt duże. Wzięła prysznic, a potem włożyła za długie jeansy Jill i jej T-shirt, który okazał się w sam raz. Mimo to chciała mieć własne ubranie. Wzięła pieniądze, które dziewczyna zostawiła jej poprzedniego wieczoru i zjechała windą. Pora śniadania dobiegała końca, Helen zadowoliła się kawą i świeżym kruasantem. W recepcji zamówiła taksówkę, aby pojechać do centrum handlowego poleconego przez Jill. Linda, podobnie jak Bob, opuściła do połowy szyby, aby powstał chociaż niewielki przewiew i ochłodził nieco wnętrze samochodu. Niemal przez cały czas siedzieli w milczeniu. 45 minut temu zadzwonili ochroniarze z hotelu. Po Jakobsena i Palena przyjechała limuzyna. Po dwudziestu minutach odezwali się znowu, meldując, że auto z dwoma pasażerami w środku zmierza w kierunku tej samej części miasta, w której Linda i Bob dusili się już od jakiegoś czasu. Może się założymy, czy oni też tu przyjadą? Zaproponowała. Na co stawiasz? Spytał Bob. Przyjadą. Odpowiedziała po krótkim namyśle. To nie mamy się co zakładać, stwierdził z żalem Bob. W końcu w tej okolicy nie ma zbyt wielu celów, które mogłyby być dla nich ciekawe. Wysiadł, żeby rozprostować nogi w cieniu pojedynczych drzew. Wypalił papierosa i wrócił. Czekali dalej. W końcu na niewielki parking przed Eloxi zajechało Audi zanim ukazał się samochód starej daty, na którego przednich siedzeniach Linda dostrzegła dwóch wynajętych przez siebie pomocników. Podczas gdy Audi parkowało, oni przejechali dalej. Minęli także swoich zleceniodawców, nie dając po sobie poznać, że ich zauważyli. W tym momencie odezwał się telefon Lindy. Wygląda na to, że my też musimy znaleźć sobie tutaj jakieś dyskretne miejsce do zaparkowania, oznajmił głos w słuchawce. Punktualnie o dziesiątej Helge i Horst wkroczyli do recepcji Eloxi. Jeszcze nie zdążyli usiąść na kanapie, gdy wyszedł po nich Lewinson i ponownie zaprowadził ich do izolatki, jak Helge nazywał w duchu to pomieszczenie. Podobnie jak poprzednim razem teraz też musieli oddać wszystkie urządzenia elektroniczne. Lewinson poprosił, aby usiedli, podczas gdy on stał, ukrywszy dłonie za plecami. No więc w firmie są dwa stanowiska, zaczął. Jedna strona chce dalej rozmawiać, chociaż jest nastawiona raczej negatywnie, druga byłaby gotowa na różne formy współpracy. Nasuwa się pytanie, odezwał się Helge, po której ze stron opowiadają się najważniejsze osoby z kierownictwa, na przykład pan. Ja osobiście jestem w stanie wyobrazić sobie zmianę, oczywiście pod pewnymi warunkami. O nich możemy porozmawiać, a kto jeszcze? Nikt inny nie jest panu potrzebny. To ja jestem tu mózgiem. Jeśli nie zależy panu na całej firmie, jestem gotów przejść. Pozostali są dobrze, ale w końcu jedynie wykonują moje polecenia. Podobny zespół mogę stworzyć także u pana. Potrwa to jedynie nieco dłużej, niż gdyby zabrał pan stąd nas wszystkich. Helge, wyraźnie zaskoczony, skrzyżował ręce na piersi i przyjrzał się Lewinsonowi, który wydawał się równie spięty jak dzień wcześniej. Bezczelna arogancja, widoczna we wczorajszej rozmowie, jednakże zniknęła. Ta zmiana nastawienia nieco go niepokoiła. Czyżby podziałały ich pogróżki? A może kryje się za tym coś zupełnie innego? W gruncie rzeczy, jakie to ma znaczenie? Najważniejsze, że odpowiedzialny za cudowne produkty szef badań i rozwoju jest skłonny przejść do Santiry. A co powiedzą pozostali na pańską decyzję? Spytał Helge. To mnie nie obchodzi. Czy wiedzą o pańskich planach? To jeden z warunków, o których wspomniałem. Nasze rozmowy do chwili zawarcia porozumienia pozostaną poufne. Helge rozplótł ramiona. Wobec tego powinniśmy jak najszybciej wszystko przygotować. Nie mogę tkwić nie wiadomo, jak długo na brazylijskiej prowincji. Przyjadę jeszcze raz dziś po południu. Oczekuję wtedy od pana konkretnych propozycji. Helen znalazła sklepy sprzedające znajome jej marki, przymierzyła kilka rzeczy i w końcu zdecydowała się na dwie pary lekkich spodni, kilka t-shirtów oraz dwie bluzki. Kupiła też prostą bieliznę, t-shirty, spodnie i slipy dla Eugena. W drogerii zaopatrzyła się w niezbędne kosmetyki, po czym z czterema wielkimi torbami wróciła taksówką do hotelu. Znalazłszy się w swoim pokoju, przebrała się, a następnie włączyła telewizor i przeleciała przez wszystkie dostępne amerykańskie kanały informacyjne w poszukiwaniu najnowszych doniesień z San Diego. Wynikało z nich, że osiedle nadal jest zablokowane. Nie wspomniano ani słowem, by ktokolwiek opuścił New Garden. Czyli Mike miał rację. Powinna napisać do Grega nagle rozbudziła się w niej inna myśl. Przecież mogłaby zadzwonić do jakiejś dużej stacji telewizyjnej albo do New York Timesa i wszystko opowiedzieć, sprzedać swoje story za wielkie pieniądze. To rozwiązałoby całe mnóstwo problemów, wtedy nie mogliby już jej zamknąć. Czy wręcz przeciwnie, gdyby opinia publiczna zwróciła się przeciwko niej, czego nie można było wykluczyć. Byłaby jednak zabezpieczona finansowo, ale czy pozwolono by jej zatrzymać dzieci? Czy jeszcze kiedykolwiek prowadziłaby spokojne życie? Odrzuciła ten pomysł. Przede wszystkim pragnęła mieć potomstwo. Co teraz? Musiała się czymś zająć. W mieście nie było nic ciekawego do oglądania. Na telewizję nie miała najmniejszej ochoty. Zamówiła więc taksówkę i podała adres Eloxii. Rozdział 120. Nasi ludzie oczywiście natychmiast przyjrzeli się, Eloksi, powiedział Jaylin kładąc przed Jessiką cienką teczkę. Relacje właścicielskie uległy zmianie trzy lata temu, po przejęciu. Dwa procent udziałów należy do nowego szefa działu badań i rozwoju, Randa Lewinsona, wskazał na dokumenty w teczce. Strona trzecia, ale do niego jeszcze wrócimy, bo jest interesujący z innego powodu. Chudy mężczyzna w średnim wieku o przerzedzonych włosach. Jessica przeglądała dalej papiery. Pozostali właściciele ukrywają się w rajach podatkowych za niejasną plątaniną spółek, kontynuował Lynn. Oczywiście dotrzemy do nich, tyle że nie w ciągu jednej nocy. Na szczęście w innych dokumentach znaleźliśmy schemat, który nieco nam wyjaśnił. Strona szósta. Jessica objęła wzrokiem diagramy, na których widoczne były liczne prostokąty z nazwami i adresami firm połączone ze sobą liniami. Jayleen mówił dalej. Dwie z tych firm pojawiają się zarówno w katalogu, na który FBI natrafiła na serwerze Jill Pierce, jak i w kontach bankowych, które niedawno założyła. Super! bąknęła Jessica. Dokładna analiza jeszcze trochę nam zajmie. Wygląda jednak na to, że Jill Pierce przy pomocy Randa Levinsona kupiła Eloksi. Aby jego rękami móc przeprowadzać swoje eksperymenty, domyśliła się Jessica. Ta mała, ale wyłącznie na roślinach i zwierzętach, zauważył Rich, który siedział obok i słuchał. Tego jeszcze nie wiemy. Może nawet tamten śmiertelny wirus pochodzi z Eloksi. Zakwestionowała Jessica. To dlaczego był wysłany z San Diego? Jednego jestem pewien, rzekł Rich. Lewinson musi wiedzieć, nad czym pracuje, skoro daje się zdalnie sterować Jill. Mimo to nie jestem w stanie sobie wyobrazić, aby ujawniła mu swoją serię F, albo żeby on opracował znany nam zabójczy wirus. Mam wrażenie, że on by sobie z tym poradził, wtrącił Jayleen. Rich sięgnął po wydruch jego życiorysu MIT firmy ze światowej czołówki namrotem pod nosem rzeczywiście przyznał gdy przeczytał do końca poradziłby sobie a jeśli chodzi o ten śmiertelny wirus nie byłbym taki pewny czy on rzeczywiście nie powstał w Eloxii powiedział Jaylin bo jak się okazuje Rand Lewinson ma coś wspólnego z naszym starym znajomym strona jedenasta. Daniel Boldenak Nasz haker biotechnologiczny, wykrzyknęła Jessica, gdy zobaczyła jego twarz. No właśnie. Na początku pracowali razem w jednej firmie, potem wpadli z powodu narkotyków i podejrzanych incydentów. Przez pewien czas Boldenak zaopatrywał Lewinsona w dragi. Nadal mają ze sobą kontakt? Sprawdzamy to. Ostatnie dane pochodzą sprzed ośmiu lat, ale może po prostu byli od tamtej pory ostrożniejsi. Rozdział drugi — Kurwa, szepnął Lewinson, a potem wrzasnął. Kurwa, 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 kurwa. Helge obawiał się, że facet zaraz zacznie płakać, albo zemdleje, albo jedno i drugie. Musimy stąd zwiewać, powiedział Helge. I to zaraz. Tak. Potwierdził przeciągle Lewinson i rozejrzał się wokół, jakby prześladowały go duchy. Tylko muszę coś jeszcze załatwić. Jeśli wyjdziemy od frontu, pojadą za nami. Można wydostać się stąd jakoś od tyłu? Przez pola testowe wyjaśnił Lewinson. Tamtędy można dotrzeć do sąsiednich ulic, a potem zawołać taksówkę. Co później? Zobaczymy. Ile czasu pan potrzebuje? Niczego nie przygotowałem, nie wiedziałem, że tak szybko... Droga z lotniska zajmie Roberts co najmniej pół godziny, czyli zostało im jeszcze około dwudziestu minut, o ile ona wcześniej nie wysłała swoich ludzi. Niech się pan pośpieszy, mogą tu być w każdej chwili. Po przyjeździe do Eloksi Helen siedziała w laboratorium i przyglądała się pracy dzieci. Na początku dopytywała, co robią. Otrzymywała jednak bardzo lakoniczne odpowiedzi, aż w końcu Jill oświadczyła, że musi się skoncentrować. Helen nieustannie biła się z myślami, co będzie z nią dalej. Nagle drzwi laboratorium otworzyły się z impetem i do środka wpadł Lewinson. Zrobił trzy kroki, po czym stanął jak wryty, jakby sobie coś przypomniał. Jill i Eugene spojrzeli na niego wystraszeni. Co się stało? spytała Jill. Ach! — Nic — rzucił. Powiódł błędnym wzrokiem po sali, zatrzymał spojrzenie na Eugenie, szeroko otworzył oczy, jego głowa lekko drgnęła, po czym znowu rozejrzał się niespokojnie. — Pomyliłem drzwi — i zniknął. — Co to było? — spytała Jill, marszcząc czoło. — Pomylił drzwi — stwierdził Eugene sucho, a następnie pochylił się znowu nad swoimi instrumentami. Ta cała scena wydała się Helen bardzo osobliwa. Dzieci zauważyły Lewinsona dopiero gdy stał w laboratorium, ona zaś widziała, jak do niego wpadł. Według niej wyglądał na potwornie zdenerwowanego i wcale nie pomylił drzwi. Ale Jill i Eugene zachowywali się tak, jakby już zapomnieli o całym zajściu. W skupieniu pobrzękiwali swoimi naczyniami. Jednak po chwili, gdy ona dalej się zastanawiała, co miało znaczyć nagłe wtargnięcie Lewinsona, minął ją Eugene, rzucając półgłosem: Zaraz wrócę. Jego muskularne małe ciało poruszało się tak samo sztywno jak zawsze, mimo to jakby nieco inaczej. Helen nie potrafiła tego dokładnie określić, ale wyraźnie to widziała. Odprowadziła go wzrokiem do drzwi, następnie odczekała kilka sekund i wychyliła się nieco, wyglądając za nim. Chłopiec biegł szybko korytarzem. Na jego końcu dostrzegła zarys męskiej postaci. Dużą głowę o rozczochranych włosach, kościste ramiona i chudą sylwetkę w laboratoryjnym białym kitlu, ciemne za długie spodnie, marszczące się nad butami. To był Lewinson. Helen znała już na tyle dobrze budynek, że wiedziała, iż znajduje się tam kuchnia dla personelu. Eugene wszedł do niej, a Lewinson zamknął za nim drzwi. Znowu przypomniało jej się dziwne zachowanie mężczyzny, jak szeroko otworzył oczy i kiwnął głową. To był znak skierowany do Judzina, a teraz nie miała już co do tego wątpliwości. Co to za tajemnice mogli mieć ci dwaj? Helen wyślizgnęła się z laboratorium, zamknęła drzwi i jak najszybciej przemknęła w okolice kuchni. Po chwili usłyszała za drzwi przytłumiony głos Lewinsona. Wydawał się zdenerwowany, wręcz ogarnięty paniką. Mogą być tutaj w każdej chwili, musimy natychmiast uciekać. Przycisnęła ucho do drzwi. Co dokładnie powiedział Helge Jakobsen? Ktoś z władz amerykańskich, może nawet CIA jej. Helen poczuła, jakby ktoś wymierzył jej cios prosto w żołądek. On nie wie. Zdaje się, że skontaktowali się z nim już kilka dni temu. Ich ludzie obserwują budynek. Inni właśnie przed chwilą przylecieli. Pytał mnie o tylne wyjście. Helen zaczęła się trząść. Gwałtownie wezbrała w niej fala mdłości. Przedstawiciele amerykańskich organów rządowych w Brazylii? Bez wsparcia sił miejscowych? Rzucił Eugene. Mówił ci, po co tu przyjechali? O czym opowiadał Lewinson? Dlaczego pominęli Jill? Z powodu GMO, które rozsyłamy po świecie, a po co innego? No tak, po co innego, powtórzył Eugene tak cicho, że Helen ledwo go zrozumiała. Po co innego? Z twojego powodu, z mojego powodu, z powodu moich dzieci. Helen poczuła, że zaraz zwymiotuje. Oparła drżącą rękę o ścianę tuż obok drzwi. W porządku, usłyszała głos Eugena. Muszę tylko coś zabrać i możemy stąd spadać. Spotkamy się z Helgem od tyłu. Helen pośpiesznie odeszła kilka kroków i udawała teraz, że właśnie przypadkiem przechodziła korytarzem. Walczyła ze sobą, aby w ogóle utrzymać się na nogach. Gdy za jej plecami gwałtownie otworzyły się drzwi, odwróciła się odruchowo. Eugene wypadł z nich jak wystrzelony z procy, obrzucił ją zdziwionym spojrzeniem, ale pobiegł dalej. Po raz pierwszy wyglądał jak normalny, mały chłopiec. Który boi się potworów pod swoim łóżkiem, ogarnięty paniką. Pędził w kierunku laboratorium. Również Lewinson opuścił kuchnię, skinął jej głową i ze wzrokiem utkwionym w podłodze pośpieszył przed siebie. Helen nie wytrzymała. Z walącym mocno sercem puściła się za Eugene'em, który zniknął już za zakrętem. Ten mały i Lewinson prowadzili jakąś grę. Co prawda nie wiedziała, o co w niej dokładnie chodzi, lecz jednego była pewna. Ona i Jill zostały z niej wyłączone. Nie podzielono się też z nimi informacją, a amerykańskie władze trafiły na ich trop. Tym razem to ona z impetem otworzyła drzwi do laboratorium i wystraszyła Jill. Czy naprawdę tak trudno zapukać? Ofuknęła ją dziewczyna. Nie ma czasu, krzyknęła Helen. Musimy uciekać natychmiast. Greg wciąż miał wrażenie, że to tylko sen. Jazda ulicami jakiegoś brazylijskiego miasta, o którego istnieniu jeszcze kilka godzin temu nawet nie wiedział, wydawała mu się zbyt surrealistyczna. Razem z nim w samochodzie siedziała wysoka rangą współpracownica prezydent Stanów Zjednoczonych i, jeśli dobrze zrozumiał, agenci CIA. Czekali na nich na niewielkim prowincjonalnym lotnisku w czterech autach. Jessica Roberts poprosiła go, aby z nią poleciał. Ledwie wystartowali, od razu zawisła na telefonie, spytała swoich rozmówców, jaka jest sytuacja i wydała polecenie, aby zostali na miejscu, dopóki oni się nie pojawią. Po skończeniu rozmowy wcisnęła Gregowi do ręki telefon, który przekazał jej jeden ze współpasażerów. Na wyświetlaczu widoczny był nieznany mu numer. Niech pan zadzwoni, zażądała Jessica. Tam jest pańska żona. Proszę powiedzieć, że chce pan z nią mówić. Ale ja nie znam portugalskiego, zastrzegł grek. Myśl o Helen spowodowała, że jego serce przeszyło ukłucie bólu. Lewinson dotarł do Helgego i Horsta zlany potem. Miał ze sobą chłopca może dziesięcioletniego, wyjątkowo ładnego, nadzwyczajnie umieśnionego i wysportowanego jak na dziecko w tym wieku, wyglądającego na małego adepta sztuki walki o promiennie niebieskich oczach i ciemnych lokach. To mój syn, Eugene. Oznajmił Lewinson dysząc. On musi iść ze mną. Helge nie dostrzegał żadnego podobieństwa między nimi dwoma. Poza tym Lewinson nigdy nie wspominał o dziecku, w materiałach też nie było żadnej wzmianki na jego temat. Co ten mały tam robi? Dlaczego nie jest w szkole? Helge i Horst wymienili spojrzenia. Nie było czasu na dyskusję. Pójdzie pan przodem, polecił Helge. Gdy weszli za nim do nowoczesnej części budynku, zadzwonił do kierowcy ich samochodu. Niech pan odjedzie z parkingu przed Eloksi, rozkazał mu i kręci się po okolicy. Jeśli będzie miał pan ogon, musi się go pan pozbyć i czekać na dalsze wskazówki. Nie wiadomo, czy im się nie przyda. Kiedy weszli do pomieszczenia z wieloma drzwiami, chłopak rzucił: Muszę jeszcze coś zabrać. Nie ma czasu, zaprotestował Helge, ale dzieciak już zniknął. Co on tam robi? spytał Horst rozdrażnionym głosem. Co to jest? Tutaj rozmnażamy GMO, wyjaśnił Lewinson. Nie mam pojęcia, czego on tam szuka. Niech go pan przyprowadzi! zażądał Helge. Musimy iść, i niech mu pan uświadomi powagę sytuacji. Niepotrzebnie się denerwował, bo Eugene właśnie się pojawił. Już jestem, oznajmił. Kiedy Helen skończyła opowiadać, Jill zerwała się z krzesła. Chodź. Kłusem dobiegły do recepcji. Na dworze zaczynało już zmieszkać. Jill zamieniła kilka zdań po portugalsku z kobietą siedzącą za ladą, po czym ta opuściła swoje miejsce i wyszła przed budynek, następnie przespacerowała się przez parking w kierunku ulicy, rozejrzała w obie strony, zrobiła kilka kroków w lewo, jakby chciała rozprostować nogi, przeciągnęła się, Kilka chwil robiła krążenia głowy i ramion, po czym wróciła. Ledwie otworzyła drzwi, od razu powiedziała coś do Jill. W recepcji zadzwonił telefon. Kobieta szybko odebrała. Jill wycofała się w półmrok korytarza. Podobno rzeczywiście, jakichś czterech gości siedzi w dwóch samochodach, poinformowała. Kobieta krzyknęła coś do Jill z recepcji. Augienki Kerfalar Helencoli, Seumaridu. Jill zamarła na sekundę i kątem oka spojrzała na Helen, co nie uszło jej uwadze. Nagle zdała sobie sprawę, że zrozumiała fragmenty usłyszanego zdania. Tak przynajmniej się jej wydawało. Czy kobieta z recepcji wymieniła jej nazwisko, a na końcu powiedziała Seu Maridu? Seu Maridu. Podobieństwo do hiszpańskiego było wyraźne. Jej mąż. Czy ona wspomniała coś o mnie? spytała Helen. I powiedziała Jej mąż? Co to ma znaczyć? Czy to Greg właśnie dzwoni? Miała nogi jak z waty. Jill utkwiła w niej wzrok. Nie musiałaś się przesłyszeć. Ale Helen już zmierzała w stronę recepcji. Mimo całej złości i gniewu na grega, myśl o nim wydawała się zbawczą kotwicą w tym chaosie. Jill chwyciła ją za ramię. Nie mamy teraz na to czasu, oświadczyła. Poza tym, skąd wiadomo, czy to nie pułapka? Pułapka? Przecież oni i tak wiedzą, że tutaj jesteśmy. Żeby cię zatrzymać, żeby znowu mieć cię pod kontrolą, Jill świdrowała ją wzrokiem. Musisz się zdecydować. Helen, wyrwawszy się jej, podbiegła do kobiety i wzięła od niej słuchawkę. Greg? Wszyscy w aucie usłyszeli głos Helen, dochodzący z włączonego głośnika w telefonie. Greg, to ty. Poczucie ulgi i radość odebrały mu na chwilę mowę. Tak, wykrztusił wreszcie, tak, czy u ciebie wszystko dobrze? Tak, gdzie jesteś? Jessica rzuciła ku niemu spojrzenie i skinęła głową, zgodnie z ustaleniami. Jadę do ciebie, kochanie. Boże, jak ja się o ciebie bałem, zostań tam, gdzie jesteś. Szum, wreszcie głos Helen. Nie jesteś sam. Greg spojrzał pytająco na Jessica. Nie, pomagają mi inni. Kto? Jessica Roberts, znasz ją i inni. Ona jest z tobą? Tak. Szum. Sygnał. Greg zacisnął szczęki, a potem coś zatkało mu krtań i odebrało powietrze. Powiedziałaś wcześniej, że musimy uciekać. Jill zwróciła się łagodnie do Helen, która stała nieruchomo przy ladzie recepcji ze słuchawką w ręce, podczas gdy po jej policzkach płynęły łzy. Czy to nadal obowiązuje? Oczywiście, odpowiedziała szeptem i przygryzła warkę. Wobec tego nie ma na co czekać. Gdy zaczęły biec przez pierwsze metry, Helen odnosiła wrażenie, że ma nogi z ołowiu. Najpierw Jill popędziła z powrotem do laboratorium, gdzie szybko porwała ze stołu torbę. Masz przy sobie dokumenty? spytała. Mam, potwierdziła Helen ledwo dysząc. Jill ruszyła dalej. Po kilku sekundach znalazły się w nowszej części obiektu, tej z pomieszczeniami do inkubacji. Dziewczyna otworzyła drzwi do jednego z nich, w którym Helen jeszcze nie była. Wyglądało jak połączenie pokoju pielęgniarskiego z apteką. Jakaś kobieta siedziała przy komputerze i coś pisała. Czy serie F są gotowe? rzuciła Jill. Od rana, padła odpowiedź, kobieta zmierzyła je obie spojrzeniem nie kryjące zdziwienia. Gdzie? Wstała i otworzyła jedną z szaf. W oświetlonym wnętrzu stały szeregi zamkniętych słoiczków, buteleczek i innych pojemników. Wodząc po nich palcem wskazującym, kobieta przeszukiwała długie rzędy, aż wreszcie natrafiła na to, czego potrzebowała. Wyjęła dwie szklane rurki długości pół palca, wypełnione przezroczystą cieczą i sprawdziła etykiety. Jill wzięła je od niej, rzuciła okiem i podziękowała, zacisnęła na nich dłonie, a potem schowała je w torbie. Minutę później obie znalazły się na samym końcu budynku, tuż przy wyjściu do szklarni. Minąwszy szybko długie kolumny sadzonek, dotarły do drzwi. Jill otworzyła je, za nimi rozpościerał się w mroku istny las wysokiej kukurydzy. Od budynku dzielił go mniej więcej dziesięciometrowy pusty pas ziemi. Po lewej i po prawej miasto wrzynało się swoimi mackami w otaczający krajobraz. Niedługo zrobi się całkiem ciemno. Jill rozejrzała się dookoła, próbując ocenić sytuację. Miejmy nadzieję, że nikogo tu nie ma, powiedziała, po czym puściła się przed siebie, a Helen za nią. Po kilku krokach dobiegły do skraju pola i zanurzyły się w morzu kukurydzy. Rozdział 123. Helge trzymał się blisko Lewinsona i chłopca. Twarz chłostały mu liście kukurydzy o ostrych kantach. Lewą ręką usiłował osłaniać się przed nimi, podczas gdy prawą przyciskał do ucha komórkę. Nikogo? To dobrze. Niech pan opuści parking i ruszy na wschód, żeby tylko nikt za panem nie pojechał, a jeśli ktoś się przyczepi, to niech go pan zgubi albo da mi znać. Odezwę się znowu, jak będę wiedział, gdzie dokładnie będę pana potrzebował. O ile jeszcze ktokolwiek ma pojęcie, gdzie jesteśmy, dopowiedział w duchu z wściekłością. Schował komórkę akurat w idealnym momencie, bo wolną ręką mógł się obronić przed kolbą kukurydzy, która celowała prosto w jego nos. Dokąd idziemy? spytała Helen. Jill przebijała się przez ciemność i gąszcz kukurydzy niczym doświadczona badaczka dżungli. Najpierw musimy się wydostać ze strefy zagrożenia, wyjaśniła, potem zobaczymy. Zdecydowanymi ruchami niemal z furią odtrącała kolejne potężne łodygi z drogi. Rand i Eugene, te podłe szczury, prychnęła. Myślą, że uda im się zwiać z Jakobsenem, a przecież jego samolot na pewno jest obserwowany. Ale czy Amerykanie rzeczywiście mogą ich zatrzymać? Spytała Helen. Skoro nie współpracują z brazylijskimi władzami, przecież nie powiedzą im prawdy. Wystarczy, że poinformują Brazylijczyków o nielegalnych GMO. To wystarczający powód, żeby uniemożliwić start. Jakobsen ma trzy możliwości. Jeśli jest sprytny, wybierze trzecią. Po pierwsze, może próbować uciec z resztą swoim jetem. Ale pewnie się domyśli, że jego maszyna jest monitorowana, każe więc pilotowi przygotować się do startu, a potem pojawić się w ostatniej sekundzie i wskoczy do samolotu. Dlatego na miejscu Amerykanów zatrzymałabym pilota i zmusiła do współpracy, i w ten sposób zastawiła na Jakobsa na pułapkę. Po drugie, może próbować wykorzystać wynajęty samochód. A jeśli nawet Amerykanie jeszcze go nie namierzyli, i tak zaraz będą mieli go na celowniku. Ze względów bezpieczeństwa w wynajmowanych samochodach instalowane są teraz urządzenia lokalizacyjne. Trzecia możliwość to załatwienie sobie nowego samochodu. A co my zrobimy? Należało przypuszczać, że niewielka recepcja firmy sprawiającej wrażenie podupadłej rzadko bywała tak pełna. Jessica razem z Gregiem Colem i czterema pracownikami ambasady amerykańskiej tłoczyli się przed ladą. Akredytowani jako dyplomaci funkcjonariusze CIA, posługując się perfekcyjnym portugalskim, podali się za brazylijskich policjantów po cywilnemu. Recepcjonistka nie przyjrzała się dokładnie ich legitymacjom, którymi machnęli jej przed nosem, poza tym wydawała się zmęczona. Tak naprawdę zamierzała już iść do domu. Nikt nie odpowiada, oznajmiła z silnym akcentem, przyciskając słuchawkę do klatki piersiowej. Gimp? — Levinson? Cole? — Jessica wymieniała nazwiska. — Goście Jakobsen i Palen? Dzieci? Jill i Eugene? Nie ma nikogo z nich? Kobieta pokręciła przecząco głową. — Jill Pierce i Helen Cole były tu jeszcze kilka minut temu — powiedziała. — Jill kazała mi wyjść na parking i sprawdzić, czy ktoś siedzi w samochodzie, a potem był telefon do pani Cole. Później obie stąd poszły. — Czy rzuciło się pani coś w oczy? — Spytał jeden z pracowników ambasady po portugalsku, który Jessica znała na tyle, by zrozumieć jego pytanie. Nie, odpowiedziała kobieta nieco onieśmielona. Chociaż może. wyglądały tak, jakby się śpieszyły. Najpierw pobiegła pani Price, a zaraz za nią pani Kol. Coś jeszcze? Mniej więcej w tym samym czasie chłopca razem z Randem Lewinsonem i dwoma gośćmi widziano w sekcji inkubacji, dodała. Dowiedziałam się tego przed chwilą, kiedy wszystkich obdzwaniałam, a potem były tam także Jill Price i Helen Cole. Wszyscy coś stamtąd zabrali. Od tamtej pory już nic się nie wydarzyło? Nie wiem, odparła rozdrażniona. Przecież nie rozmawiałam z każdym, kto tu pracuje. Zresztą o tej porze wielu już nie ma. A inni? Kobieta wzruszyła ramionami. Czy w budynku są jeszcze inne wejścia i wyjścia? W sumie pięć. Proszę nas do nich zaprowadzić, zażądała rzekoma policjantka. I do tego działu, gdzie ostatnio widziano chłopca. Wszyscy szli za recepcjonistką przez liczne korytarze, aż wreszcie znaleźli się w nowoczesnej części obiektu, gdzie kobieta pokazała im drzwi na zewnątrz. Jessica poleciła dwójce swoich ludzi, aby poszukali ewentualnych śladów, po czym ruszyła zresztą dalej. Wynajęty samochód jako Jakobsena wyjechał z parkingu, Oznajmił Jaylin, podsuwając jej pod nos tablet, na którym czerwony punkt przesuwał się po mapie. W pomieszczeniu za podwójną śluzą siedzieli laboranci i szczepili jajka. Recepcjonistka poprosiła jedną z kobiet w białym kitlu na zewnątrz. Czego chłopiec chciał od pani? spytała rzekoma policjantka. Jessica tylko w połowie zrozumiała odpowiedź. Agentka przetłumaczyła ją w całości. Poprosił ją o małą fiolkę z organizmami, które rano przyniósł jej do rozmnożenia. To oni przyjmują zlecenia od dzieci? spytała Jessica. Od momentu, kiedy kilka dni temu pojawiła się tutaj Jill Pierce, tłumaczyła dalej agentka. Dla niej też już wykonali kilka zleceń. Aby nie chodziło o namnożenie wirusa z serii F, pomyślała z nadzieją Jessica. Czy proces namnażania już się skończył? Spytała. Z materiałem chłopca nawet jeszcze nie zaczęli, wyjaśniła agentka, dlatego wziął tylko swój materiał wyjściowy. Czy powiedział do czego jest mu potrzebny? Nie. Kto z nim był? Jill Pierce? Nie, doktor Lewinson i ci dwaj goście. Niech pani pójdzie sprawdzić pozostałe wyjścia, poleciła Jessica agentce, i proszę wziąć ze sobą trzech kolegów. Skazane osoby ruszyły wykonać polecenie, ona zaś zwróciła się do pozostałych pracowników ambasady. Proszę zadzwonić do naszych ludzi na lotnisku, żeby uważali na Helgego Jakobsena i resztę. Ci, którzy czekają w samolocie, niech dopilnują, aby piloci przypadkiem nas nie okpili. Dwoje nas zostanie tutaj, na wypadek gdyby jednak ktoś się jeszcze pojawił. Więcej nie mogli zrobić. Trudno bowiem sobie wyobrazić, by w obcym kraju okupowali prywatną firmę. Wcześniej czy później ktoś wreszcie odkryje ich dyplomatyczne awanturnictwo. Zwróciła się znowu do laborantki. Jak bardzo zaawansowane jest namnażanie Jill? Jak to brzmiało? Ona nie wie, powiedziała druga agentka po krótkiej wymianie zdań z kobietą. Trzeba spytać dwa pomieszczenia dalej. Tam inna laborantka wyjaśniła im łamanym angielskim. Dwie małe fiolki były już gotowe, panna Pierce zabrała je ze sobą. Jessica zakleła w duchu. Przed wywołaniem lawiny międzynarodowych problemów postanowiła podjąć jeszcze jedną próbę. Wybrała firmowy numer Helgego Jakobsena. Helge przedzierał się przez kukurydzę za Lewinsonem, chłopcem i horstem, podczas gdy nad ich głowami od czasu do czasu z pomiędzy chmur wyzierał księżyc. Nagle wydało mu się, że coś wije się po ziemi. Gdy przerażony odskoczył w bok, w kieszeni spodni zabrzęczał mu telefon. Wyjął go, nie zwalniając kroku. Znał ten numer. Połączyła się z nim przez firmę. Nie zatrzymując się, odebrał. Jakobsen, zaczęła rozmowę bez powitania, gdzie pan jest? Zwolnił nieco, aby mniej dyszeć. W podróży służbowej przecież pani wie dzięki telefonowi na kartę, wciąż nie byli w stanie go dokładnie zlokalizować. Miał nadzieję, że Mika wszystkiego dobrze dopilnował. Niech pan nie próbuje robić się ze mnie głupiej, bo to się panu nie uda. Nie wiem, w co pan gra, ale skoro ma pan ze sobą dzieci, powinien pan o nich co nieco wiedzieć. Dzieci? Jakie dzieci? Z nimi był przecież jedynie syn Lewinsona. Roberts mówiła dalej. Wiemy, że dzieci, zanim uciekły z Eloxii, zabrały z sekcji inkubacji i namnażania pewne organizmy. Helge przypomniał sobie, że syn Lewinsona wstąpił gdzieś tuż przed opuszczeniem budynku, a naukowiec rzekomo nie wiedział, po co on tam poszedł. Nawet nie ma pan pojęcia, w co się pan wpakował. Za tą sprawą kryje się znacznie więcej i poważniejszych rzeczy, niż byłby pan w stanie sobie wyobrazić w najgorszych snach. Mamy podstawy, by przypuszczać, że te dzieciaki wzięły ze sobą zabójczy wirus. Rozumie mnie pan? Będzie pan narażony na śmiertelne niebezpieczeństwo, i nie tylko pan, ale cała ludzkość, jeśli tylko wirus zostanie uwolniony do otoczenia. Trzeba powstrzymać te dzieci, a w tym momencie pan jest jedyną osobą, która może to zrobić. Rozumie pan, co do pana mówię? Ciąży na panu ogromna odpowiedzialność. Niech pan spróbuje je gdzieś obezwładnić, najlepiej nie w pobliżu ludzi. Helge szedł coraz wolniej, szukał w ciemności sylwetki chłopca. Niby jak dziesięciolatek mógłby zmajstrować zabójczy wirus, a co ważniejsze, z jakiego powodu? I dlaczego ona bez przerwy trajkotała o dzieciach? Kto jest tym drugim dzieckiem? Nie mam pojęcia, o czym pani mówi, odezwał się wreszcie. Horst odwrócił się do niego, gdy usłyszał, że z kimś rozmawia. Tu nie ma żadnych dzieci. Nawet nie skłamał, bo przed nim szedł tylko jeden, jedyny chłopiec. Jak pan chce, odpowiedziała Roberts. Jej głos nie był już tak natarczywy, za to brzmiał bardzo surowo. Nie ma pan najmniejszej szansy, aby opuścić ten kraj. Za kilka godzin dopadniemy pana i wtedy znajdzie się pan w prawdziwych tarapatach, obiecuję to panu. O ile będzie pan jeszcze żył? Helge nabrał głęboko powietrza. Mocne groźby. Zabójczy wirus, prawdziwe kłopoty, pieprzenie. W rzeczywistości chodzi im pewnie o Lewinsona. Próbowali dobrać się do niego przez jego syna, bo jest supermózgiem biotechnologii i mógłby przynieść im miliardy. Ja też byłbym gotów wymyślić najdziksze historie, aby mieć go w garści, pomyślał. Nie oddałbym go bez walki. Wykonuje swoją robotę, pani Roberts, a pani swoją. Życzę powodzenia, powiedział do słuchawki. Jan Kesi? Spytał Horst, obracając głowę. Również Lewinson i mały zorientowali się, że rozmawia przez telefon i na moment przystanęli. Idziemy dalej, rzucił do nich. Jessica z wściekłością cisnęła telefon na Udo. Dureń syknęła przez zęby. Proszę mnie połączyć z brazylijskim ministrem spraw wewnętrznych poleciła jednemu z pracowników ambasady natychmiast. Chodzi o zagrożenie międzynarodowe najwyższej rangi bioterroryzm. Musimy koniecznie znaleźć te dzieci i je powstrzymać wszelkimi dostępnymi środkami. O ile nie jest już za późno szepnął Rich. Gdy Helge wraz z pozostałymi w końcu wyłonili się na skraju pola, byli pokryci strzępami liści i włóknami kukurydzy, a twarze i dłonie mieli poocierane od ostrych krawędzi roślin i twardych łodyg. Przed nimi, w świetle księżyca, stały nędzne domki, zbudowane z surowej cegły i pokryte zwykłą blachą, a biegnące między nimi nieutwardzone drogi prowadziły w obszar bardziej cywilizowany. Helge otrzepał się w miarę starannie i ruszył dalej. Małemu jakimś cudem udało się prawie wcale nie zabrudzić, a Horst i Lewinson wierzyli chyba, że w miarę jak będą szli, stopniowo opadną z nich kurz i śmieci. Tak więc posuwali się dalej przez upiorne, częściowo piaszczyste, częściowo błotniste ulice, aż w końcu dotarli do usianej dziurami i rozpadlinami ale pokrytej asfaltem jezdni. Cały czas jako pierwszy szedł Lewinson, z energią, jakiej Helge nigdy by się po nim nie spodziewał. Jego syn kroczył za nim, nie skarżąc się ani słowem. Helge miał wrażenie, że w tej ciemności ze wszystkich stron obserwuje ich wiele par oczu. W końcu Lewinson zatrzymał się na jakimś większym skrzyżowaniu. Teraz zamówimy taksówkę, powiedział. Mam kierowcę, z którym często jeżdżę, mogę zadzwonić do niego bezpośrednio, nie przez centralę. Helge podał mu swój telefon. Dziesięć minut później z ulgą wsiedli do samochodu. Helge zajął miejsce z przodu, pozostała trójka z tyłu, przy czym Lewinson wylądował po środku. Jego zapach przepełniał Helgego obrzydzeniem, na razie jednak nie miał wyboru. — Do hotelu? — spytał taksówkarz. — Na lotnisko? — Ani do hotelu, ani na lotnisko — odpowiedział Helge. Wyjął baterię ze swojej komórki. Zróbcie to samo, zwrócił się do pozostałych. Pan też, powiedział do mężczyzny za kierownicą. Horst i Lewinson zrozumieli natychmiast, kierowcy zaś przekonali kilkoma banknotami. Po chwili on również położył baterię swojego sfatygowanego telefonu w zagłębieniu między przednimi fotelami. To będzie dla pana intratny kurs, oznajmił mu Helge. Jest pan gotowy na nocną jazdę? Wszystko jest kwestią ceny. Taksówkarz uśmiechnął się do niego. Sao Paulo. Jak pan sobie życzy, senor? Gotówką? Oczywiście. Na szczęście, w takich krajach jak Brazylia, Helge zawsze miał przy sobie większe sumy. Wręczył mężczyźnie 200 dolarów. Resztę dostanie pan na miejscu. Rozdział 124 Helen podążała za Jill przez pole kukurydzy. W końcu dotarły na jego skraj, gdzie roślinność była już nieco rzadsza. Przedzieranie się przez ciemność absorbowało całą jej uwagę. Wokół otaczały ją obce zapachy i obce odgłosy. Jedynie od czasu do czasu przemykały jej przez głowę strzępy myśli. Znowu ucieczka. Czy teraz tak już będzie zawsze? Może jednak powinna się poddać, dokąd zmierzają, czy powinna ufać tej dziewczynie. Ale komu innemu mogłaby jeszcze uwierzyć? Posuwały się do przodu, reagując nerwowo na każdy szmer i odgłos, aż wreszcie przedostały się do wąskiej drogi z szeregami nędznych chat po obu stronach. Jakiś młody mężczyzna minął je na terkoczącej motorynce. Helen obawiała się, że straciły orientację. Lecz na szczęście po kilku minutach doszły do szerszej, asfaltowej ulicy, po której jeździły nie tylko motorynki, ale także motocykle i samochody. Jill, idąc powoli przed siebie, próbowała złapać podwózkę. Jako dwie atrakcyjne kobiety nie musiały długo czekać. Tuż obok zatrzymała się nieduża ciężarówka z gigantycznymi jutowymi workami, szczepionymi byle jak do kupy na pace. Starszy mężczyzna i jego towarzyszka, oboje ospalonych słońcem i pooranych zmarszczkami twarzach wieśniaków, z uśmiechem zaprosili je do szoferki. Ponieważ w eloksji nie było ani jednej z poszukiwanych osób, Jessica i reszta popędzili z powrotem na lotnisko, bez większej nadziei. Ścigani bowiem z całą pewnością spodziewali się, że terminal i samolot będą monitorowane. Po drodze pracownicy ambasady i Jessica bez przerwy wydzwaniali do najwyższych przedstawicieli władz brazylijskich. Gwar rozmów wypełniał wnętrze auta. Nie zastałem, mówił właśnie człowiek z ambasady, podczas gdy Jessica usiłowała przekonać kogoś w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, by połączono ją z samym ministrem. Chodzi o nielegalnie rozprowadzane transgeniczne organizmy. Możemy mieć do czynienia z bioterrorystycznymi działaniami na niewyobrażalną skalę. Nie mogła powiedzieć mu prawdy. Nie, oczywiście, że nie prowadzimy żadnego pościgu ani śledztwa na własną rękę, próbowała uspokoić zbulwersowanego urzędnika. Respektujemy w całej rozciągłości prymat organów brazylijskich. Ale musieliśmy dokonać pewnych ustaleń, aby nie narażać was na skutki fałszywego alarmu. Kiepski wykręt. Relacje między oboma krajami od lat nie były najlepsze, a ta historia bez wątpienia pociągnie za sobą kolejny dyplomatyczny dysonans. Kierowca ciężarówki zostawił Jill i Helen przy pełnym życia wieczornym targowisku gdzieś w środku Montes Claros. Jill podziękowała wylewnie i na pożegnanie wcisnęła chłopce banknot do ręki. Nie musiały długo szukać taksówki, na skraju placu czekało ich aż pięć w szeregu. Nieduże samochody, wyglądające w miarę solidnie, płynnym portugalskim Jill zaczęła negocjacje z pierwszym z taksówkarzy. Po dosyć długiej wymianie zdań i kręceniu głową, przeszła do następnego. Ta sama dyskusja, z której Helen nie rozumiała ani słowa, ale tym razem się udało. Jill dała jej znać ręką, aby wsiadła do tyłu, ona zaś zajęła miejsce przy kierowcy. Wręczywszy mu rulon banknotów, nie cofnęła dłoni, tylko nadal trzymała ją wyciągniętą ku niemu. W końcu mężczyzna podał jej telefon komórkowy. Dla bezpieczeństwa, wyjaśniła, po czym lekko obróciła głowę ku Helen i dodała, żeby nie wpadł przypadkiem na głupi pomysł i nie próbował sprawdzić z kumplami, czy nie mamy jeszcze więcej pieniędzy. A otwierając jego komórkę i wyjmując z niej baterię, dodała, poza tym ktoś mógłby nas obserwować. Lepiej się zabezpieczyć i nie dać się zlokalizować przynajmniej przez komórkę. Przed nami długa droga. A dokąd jedziemy? Spytała Helen. Namierzenie telefonu komórkowego jako pcena trochę potrwa, poinformował jeden z pracowników ambasady po zakończeniu rozmowy telefonicznej. Jeśli w ogóle się uda. Brazylijczycy i tak już są wściekli z powodu pani obecności tutaj. Niektórzy najchętniej natychmiast by panią wydalili. W każdym razie nie mamy co liczyć na szeroką współpracę. A nasze służby? Pracują nad tym. Między innymi próbują dostać się przez centrale Santiry, tyle że tym razem dział bezpieczeństwa firmy może być bardziej pedantyczny niż do tej pory. Na lotnisku Montes Claros musieli zadowolić się dwoma okrągłymi stolikami barowymi w kawiarni terminalu jako zaimprowizowaną centralą dowodzenia. Skupiwszy się wokół nich w piętnaście osób, przystąpili do narady. Musimy uświadomić Brazylijczykom, zaczęła Jessica, że tu nie chodzi już jedynie o współpracę, ale o żywotny interes ich własnego państwa. Mówimy o groźbie terroryzmu biologicznego. Oczywiście mogą to zignorować, mogą zająć się tym na własną rękę, albo też wspólnie połączymy siły, aby wyeliminować niebezpieczeństwo. Następnie zwróciła się do mężczyzny ze swojego zespołu. Co wiadomo o wynajętym samochodzie Jakobsena? Zlokalizowaliśmy go za pomocą Avisa i monitorujemy. Nadal kręci się w pobliżu Eloxi. Jeśli chodzi o sprawdzenie korporacji taksówkowych, musimy uzbroić się w cierpliwość. Lokalnym siłom trudno zarzucić nadgorliwość, nawet w normalnych warunkach. Do wykonania tego zadania oddelegowano na razie tylko jedną osobę. Nasza Digital Intelligence też do tej pory nic nie odkryła. Jessica zakleła w duchu. Okej, okay, powiedziała. Samolotem się stąd nie wydostaną. Pozostaje im wyłącznie samochód, dokąd waszym zdaniem mogą pojechać. A może zaszyją się w Montes Claros, zasugerował jeden z dyplomatów i odczekają, aż wszystko się uspokoi. To też jest jakaś opcja, jednak chyba bardziej prawdopodobne, że spróbują stąd uciec. A właściwie po co mieliby w ogóle uciekać? spytał dyplomata. Choćby po to, żeby uniknąć aresztowania rzuciła z irytacją Jessica. Prawdziwego powodu nie mogła mu wyjawić. Niech pan nie traci czasu i dzwoni, gdzie się tylko da, żeby uświadomić miejscowym notablom wagę problemu. Odciągnęła na bok Litcha, po czym kupiwszy dwie kawy, wycofała się razem z nim w nieco spokojniejszy kąt kawiarni. Kolejny strzał w dziesiątkę na liście urokliwych miejsc na randkę, powiedział z przekąsem. Widzę, że chyba trochę się nudzisz. Jessica postawiła swój laptop na stoliku. Jaki cel mogliby obrać? Zwróciła się do niego. Mam kilka pomysłów, ale chętnie usłyszałabym twoje zdanie. Jest sporo znaków zapytania, odpowiedział. Czy wszyscy są z jakopsenem? Uciekają osobno, kto dowodzi on? Jaki ma w tym interes? Głośno pociągnął łyk zbyt gorącej kawy. Ogromnie niepokojąca jest informacja, że dzieciaki zabrały z laboratorium wyhodowane organizmy, i to nawet namnożone, jak w przypadku Jill. Z plików na jej serwerze wynika, że może chodzić o okazy z serii eksperymentów opatrzonych literą F. To samo dotyczy Eugena i danych, które chciał zabrać z San Diego. Niewykluczony, że udało mu się je tutaj zrekonstruować. Na razie puszczam wodze fantazji. Celem tych dzieciaków jest to, aby za pomocą wirusów genetyczne modyfikacje człowieka rozprzestrzeniły się jak najszybciej i jak najszerzej po świecie. Są ścigane i muszą liczyć się z tym, że mimo swojej wielkiej przebiegłości, wcześniej czy później wpadną. Możliwe, że w dłuższej perspektywie jest to ich jedyna szansa, aby puścić w obieg te wirusy. Muszą więc ten niewielki zasób organizmów, jakim dysponują, wykorzystać jak najefektywniej i bardzo szybko. Co powinni zrobić w takiej sytuacji? Uwolnić wirusy w miejscach, z których błyskawicznie mogą roznieść się dalej, najlepiej na cały świat, powiedziała Jessica. Myślimy o tym samym? Najlepsze miejsce do tego celu to duże lotnisko międzynarodowe, które w Brazylii jest największe. W Sao Paulo, zdecydowanie. Czy Jill i Eugene też tak myślą? Spytał Rich. Bo ja postawiłbym na Rio de Janeiro. Sądzę, że kto jak kto, ale oni dwoje to wiedzą. Jessica otworzyła laptop. Mamy poglądowe scenariusze, są nawet dostępne online. Na ekranie pojawiła się mapa świata. Jeśli na lotnisku São Paulo, który rocznie przyjmuje ponad 40 milionów pasażerów, zostanie uwolniony zaraźliwy wirus, błyskawicznie rozprzestrzeni się po całym świecie, przeczytała na głos. Z Sao Paulo sieć linii rozchodziła się po całym kontynencie amerykańskim, sięgała także do Europy. Były to połączenia